Powieść Jamesa Fenimora Coopera, Pionierowie. Przełożył z angielskiego Tadeusz Ewert. Czyta Henryk Pijanowski. Zima nadchodzi, żeby rok markotny smętnie obdarzyć codziennym orszakiem burz, chmur i mgławic. Thompson. Niedaleko środka stanu New York. Rozciąga się spory szmat ziemi, którego powierzchnię kształtują na przemian wzgórza i padoły, czyli, mówiąc z większym szacunkiem dla nazw geograficznych, góry i doliny. Z tych właśnie wzgórz wypływa rzeka de Stąd też z przezroczystych jezior z tysiąca źródełowej okolicy biorą początek liczne strumienie saskijany, które wijąc się dolinami, łączą się wreszcie w jedną z najdumniejszych rzek. Stanów Zjednoczonych. Góry są przeważnie uprawne aż po szczyty, ale nie brak w tych stronach również zboczy górskich najeżonych skałami. To przydaje krajobrazowi wiele malowniczości i romantycznego uroku. Doliny są wąskie, żyzne i uprawne, w każdej z nich wije się strumień. Piękne, kwitnące osiedla wznoszą się nad brzegami małych jezior, i w tych miejscach nad rzeczkami, gdzie manufaktury najłatwiej mogą się rozwinąć. W dolinach i w górach, nawet na ich szczytach, pełno jest farm schludnych, dobrze urządzonych i dostatnio zagospodarowanych. Drogi biegną we wszystkich kierunkach od dolin o uroczych i gładkich dnach, aż do najbardziej urwistych i krętych przełęczy. Człowiek wędrujący tym górzystym krajem co parę mil napotyka akademię lub szkołę niższego stopnia. Obfitość przybytków kultu boskiego świadczy, że mieszka tu lud obyczajny i skłonny do medytacji, a rozmaitość kościołów i ich obrządku wypływa niewątpliwie z niczym nieskrępowanej wolności sumienia. Słowem, okolica ta na każdym kroku świadczy, jak wiele można dokazać nawet w surowym klimacie i dzikim kraju. Pod rządem łagodnych praw I wówczas, gdy każdemu leży na sercu Dobro ogółu, którego jest cząstką Wysiłkom pionierów, pierwszych osadników Dzielnie potem sekundował mozolny i uparty Tryut farmerów Dzięki pracy tych ludzi, którzy chcieli Spocząć w ziemi zroszonej ich potem Kraj dźwigał się coraz wyżej Synowie już tu urodzeni Poszli w ślady swych ojców I wiernie trwali przy ich grobach Trudno uwierzyć, że zaledwie 40 lat temu kraj ten porastała puszcza. Po zawarciu pokoju w roku 1783, gdy Stany Zjednoczone zdobyły niepodległość, przedsiębiorczy Amerykanie postarali się jak najlepiej wykorzystać naturalne bogactwa swego olbrzymiego kraju. Przed wojną rewolucyjną najwyżej jedna dziesiąta prowincji New York była zamieszkana. Prawie 200 tysięcy ludzi żyło na wąskim i krótkim pasie ziemi po obu brzegach Hudsonu, na podobnym pięćdziesięciomilowym skrawku nad Mochałkiem, na wyspach Nassau i Staten i w paru samotnych osiedlach leżących w dogodniejszych miejscach nad rzekami. Ale jak już mówiliśmy, w krótkim okresie 40 lat ludność tego kraju wzrosła do półtora miliona i zagospodarowała ponad 5 stopni szerokości geograficznej i 7 długości, żyjąc w dostatku i bez troski, spoglądając w przyszłość. Nasza opowieść Zaczyna się w roku 1793, to znaczy mniej więcej w 7 lat po założeniu jednego z pierwszych osiedli, które przyczyniły się do tak bajecznego przeobrażenia i rozwoju wspomnianego na początku kraju. Tuż przed zachodem słońca, pewnego jasnego, mroźnego grudniowego dnia, pod górę jechały wolno sanie, nazywane tu Slide. Pogoda była niezwykle piękna. Na błękitnym niebie żeglowały najwyżej dwie lub trzy chmury, rozjaśnione refleksami światła odbitego od śniegu, który grubą pokrywą zaścielał ziemię. Droga wiła się nad stromym urwiskiem, jej wewnętrzny skraj przebiegał wzdłuż skał podciętych dla poszerzenia drogi na ówczesne potrzeby, a zewnętrzny wspierał się na rusztowaniu z bali. Ale rusztowanie, skały i wszystko wkoło, co nie miało kilkunastu stóp wysokości, pokrywał śnieg. Dwie kolejiny dwustopowej głębokości, w których z trudem mieściły się sanie, znaczyły drogę. W dolinie o kilkaset stóp poniżej leżała Polana, czyli wyrąb, na której widać było powstającą osadę. Nawet na zboczu góry, aż do miejsca, gdzie droga nagle skręcała i biegła po równym już szczycie, można było dostrzec ślady kulturalnego życia. Sam szczyt jednak wciąż porastała puszcza. Mroźne powietrze. Skrzyło się miliardami klejnotów, a sierść kasztanków, wprzękniętych w sanie, gęsto pokryła się szedzią. Z ich nos buchała para, a wszystko wkoło, jak i każdy szczegół stroju podróżnych, wyraźnie wskazywało na ostrą zimę w tych górach. Uprząż koni, matowo czarną w porównaniu z dzisiejszą błyszczącą lakierem, zdobiły wielkie mosiężne skówki i sprzączki. W ukośnych promieniach słońca świecącego przez korony drzew lśniły one jak złote. Na gęsto nabitych główkami gwoździ, w wielkich siodłach nałożonych na czapraki, wznosiły się cztery kwadratowe wieżyczki, przez które biegły lejce do rąk woźnicy dwudziestoletniego murzyna. Mróz pocentkował mu z natury lśniąco czarną twarz, a z dużych błyszczących oczu wycisnął łzy. Daninę, którą w tym kraju synowie Afryki zawsze musieli składać. Lecz mimo to Woźnica uśmiechał się pogodnie na myśl o bliskości domu, jego cieple i wigilijnych radościach. Sanie były wielkie, wygodne, staroświeckie i mogły pomieścić całą rodzinę, ale teraz siedziało w nich tylko dwoje pasażerów, nie licząc murzyna. Z zewnątrz były pomalowane na delikatną zieleń, od wewnątrz na płomienną czerwień, niewątpliwie po to, by w tym mroźnym klimacie stworzyć atmosferę ciepła. Oparcie i całe wnętrze wymoszczono olbrzymimi skórami bawołu, obszytymi frędzlami z czerwonego materiału. Skóry te otulały też nogi podróżnych, mężczyzny w kwiecie wieku i młodej dziewczyny na progu życia. O mężczyźnie można tylko tyle powiedzieć, że był krzepkiej budowy, bo nic więcej nie dało się dojrzeć spod szczelnie okrywającej go zimowej odzieży. Miał na sobie szeroki i długi płaszcz obficie obszyty futrem, w który otulił się po uszy. Głowę nakrył kunią czapką podbitą safianem. Nauszniki opuścił na uszy i zawiązał pod brodą czarną taśmą. Z czubka tej czapki zwisał kuni ogon z fantazją opadający na ramiona podróżnego. Z napół odsłoniętej twarzy widać było to, że jest przystojny mężczyzna, a duże niebieskie oczy zdradzały niezwykłą inteligencję, zmysł humoru i pogodne, dobroduszne usposobienie. Jego towarzyszka? Dosłownie tonęła w futrach i jedwabiach, które wyglądały spod wielkiego i obszernego, najwidoczniej męskiego palta na grubej flanelowej podszewce. Czarny jedwab, kaptur podbity puchem, ukrywał jej twarz, pozostając tylko mały otwór do oddychania, przez który czasem można było dojrzeć parę błyszczących żywych i czarnych jak smoła oczu. Ojciec i córka, bo takie więzy łączyły oboje podróżnych, zbyt byli zamyśleni, by przerwać ciszę, czasem tylko mąconą skrzypieniem sań lekko sunących po śniegu. Ojciec przypomniał sobie, jak to jego nieboszczka żona cztery lata temu niechętnie rozstając się z jedynaczką tuliła ją do serca. Zgodziła się na tę rozłąkę, bo wówczas ich córka mogła się kształcić tylko w New Jorku, a w parę miesięcy później. Umarła, ta jego jedyna towarzyszka samotności. Był jednak zbyt trzeźwym ojcem, by przerwać edukację córki, odebrać ją ze szkoły i sprowadzić do głuszy, w której sam żył. Myśli córki nie były tak melancholijne. Dziwiły ją i radowały nowe widoki, które odkrywały się przed nią za każdym zakrętem drogi. Jechali z boczem gęsto porośniętym jodłami, proste pnie, Gołe do wysokości 70-80 stóp często strzelały w niebo równie wysokimi, gęstymi wierzchołkami. Pod nimi wzrok wędrował swobodnie, póki nie spoczął na jakimś odległym wzniesieniu lub nie zatrzymał się na szczycie góry po przeciwnej stronie doliny, do której podróżni jechali. Ze skrząco jasnej, bieli śniegu wyrastały czarne proste pnie. Które gdzieś wysoko swą wieczną zielenią rozłożystych gałęzi smętnie kontrastowały z obumarłą naturą pod nimi. Podróżni nie czuli wiatru, ale wierzchołki jodeł kołysały się majestatycznie, a ich żałosny, i płaczliwy poszum doskonale harmonizował ze smętnym krajobrazem. Sanie ujechały już kawał drogi po równym śniegu, dziewczyna ciekawia, może nawet lękliwie wpatrywała się w głąb lasu, gdy nagle pod jego stropem. Rozległo się donośne i przeciągłe ujadanie, jakby spuszczonej sfory psów. Mężczyzna natychmiast zawołał do murzyna. Stań, Egi, to stary Hektor. Poznam go wśród tysięcy głosów. Skórzana pończocha skorzystał z pięknego dnia i poluje z psami w tych górach. Widzę przed nami ślad Jelenia. Bez, jeżeli nie boisz się huku, obiecuję Ci wspaniałą pieczeń na Boże Narodzenie. Radosny uśmiech rozpromienił zmarznięte oblicze murzyna. Zatrzymał konie i począł zabijać zdrętwiałe ręce. Jego pan zaś zerwał się, odrzucił na bok okrywającego skóry i wyskoczył prosto w zaspę śniegu, który nawet się pod nim nie ugiął. W mgnieniu oka podróżny wydostał dubeltówkę ptaszniczkę z podlicznych kufrów i puzder. Zdjął grube wełniane rękawice naciągnięte na futrzane... Badawczym okiem spojrzał na panewkę i właśnie ruszył naprzód, gdy usłyszał szelest zwierza przedzierającego się przez las. Po chwili ujrzał tuż przed sobą wspaniałego kozła. Zwierzę wychynęło nagle i jak błyskawica pognało przed siebie, ale podróżny był zbyt wytrawnym myśliwym, by się tym speszyć. Zmierzył i pewną ręką pociągnął za cyngiel. Lecz zwierzę najwidoczniej niedraśnięte i nawet nieprzestraszone pędziło dalej. Podróżny, nie odrywając kolby od ramienia, lekko przesunął lufę za zwierzem i po raz drugi pociągnął za cyngiel, ale i tym razem chybił. Wypadki te rozegrały się tak szybko, że zaskoczyły dziewczynę, podświadomie radującą się, że jeleń, który jak meteor przeciął im drogę, uciekł szczęśliwie. Ale radość była przedwczesna, bo zaraz usłyszała krótki suchy trzask wystrzału, zupełnie inny od pełnego i grzmiącego huku strzelby jej ojca. W tej samej chwili jeleń podskoczył wysoko i po drugim strzale, takim jak pierwszy, padł koziołkując po zamarzniętym śniegu. Niewidoczny myśliły krzyknął triumfalnie, a po chwili dwóch mężczyzn wyszło z zasadzki za drzew. Ha na ty Nigdy bym nie strzelił, gdybym wiedział, że pan siedzi w zasadzce. Zawołał podróżny, zmierzając ku powalonemu zwierzęciu. Rozradowany murzyn ruszył saniami za nim. Nie mogłem jednak wytrzymać, bo szczekanie Hektora zbyt mnie podnieciło. Nie wiem, czy trafiłem jelenia. Nie, 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 panie sędzio, odparł myśliwy, chichocząc wewnętrznie, a z jego rozradowanej miny wyraźnie wynikało, że jest pewien swego. Spalił pan proch tylko po to, by rozgrzać sobie nos w tym mroźnym wieczornym powietrzu. Czy sądził pan, że z tej pukawki uda się panu powalić dorodnego kozła, któremu Hektor i suka wsiedli na ogon? Na moczarach ustrzelił pan pełno barżantów, a ziemby latają tuż pod pańskimi drzwiami. Może im pan sypać okruchy i strzelać do nich co dzień, ile dusza zapragnie. Jeżeli jednak wybiera się pan na kozła albo ma pan chętkę na szynkę z niedźwiedzia... Musi pan wyjść ze strzelbą o długiej lufie i użyć dobrze natłuszczonego flejtucha, bo inaczej spali pan więcej prochu niż zdobędzie mięsa. Mówiąc to myśliwy przesunął wierzchem gołej dłoni po koniuszku nosa i znów rozwarł wielkie usta w cichym śmiechu. Strzelba bije dobrze na Ti i powaliła już niejednego jelenia, odparł podróżny, śmiejąc się dobrodusznie. Jedna rura naładowana była sarnim śrutem, a druga drobnym na ptactwo. Widzę dwa postrzały w szyję i prosto w serce. Jeden na pewno pochodzi z mojej ręki. Pal licho, kto zabił jelenia? Ponuro odparł myśliwy. Na to jest by go zjeść. To mówiąc, wydobył duży nóż ze skórzanej pochwy, zatkniętej za pas, i przeciął gardło zwierzęciu. Jeśli w tym jeleniu siedzą dwie kule, to trzeba zobaczyć, czy pochodzą z dwóch strzelb. A poza tym, kto widziałby kula z gładkiej lufy wyrwała taką dziurę jak ta w szyi? Przyzna pan, panie sędzio, że kozła powalił ostatni strzał, a ten padł z pewniejszej i młodszej ręki niż pańska lub moja. Wprawdzie jestem biedny, ale mogę się obyć bezpieczeni. Nie zgodzę się jednak, by w wolnym kraju odbierano mi moje słuszne prawa, choć z tego co widzę, i tu siła wyrasta nad prawo zupełnie jak w naszej dawnej ojczyźnie. Mówił to z miną wysoce niezadowoloną, a ostatnie słowa przez ostrożność wymruczał pod nosem tak, że prawie nie było ich słychać. Oj, na ty, na niezmącenie pogodnym tonem podjął podróżny. Chodzi mi tylko o myśliwski honor. Zwierzyna warta najwyżej parę dolarów. Ale kto wynagrodzi mi utracony zaszczyt noszenia jeszcze jednego ogona na czapce? Pomyśl nad Jakbym triumfował nad tym niecnotą Dickiem Johnsem, który w tym sezonie z siedmiu polowań przyniósł tylko jednego świstaka i parę szarych wiewiórek. <laughs> to racja, panie sędzio, przy tym wycinaniu lasów i innych waszych ulepszeniach, coraz trudniej o zwierzynę, z niechęcią w głosie przyznał myśliwy. Były czasy, kiedy strzelałem po 13 jeleni i niezliczoną ilość koźląd w progu mej chatki. A gdy zachciało mi się szynki, z niedźwiedzia wystarczyło doczekać nocy i przy świetle księżyca, zabić któregoś przez szparę w ścianie. Nie trzeba było przy tym się bać, że człowiek zaśpi. Wilki swym wyciem nie pozwalały mu zmrużyć oka. Niech pan spojrzy na starego Hektora, mówił czulek lepiąc wielkiego psa w czarno-żółte łaty. O białych łapach i podbrzuszu. Pies wraz z suką nadbiegł po śladach Jelenia. Widzi pan, jak mu wilki naznaczyły gardło tej nocy, kiedy odpędziłem je od mięsa wędzonego przy wylocie komina? Temu psu można bardziej ufać niż niejednemu chrześcijaninowi, bo nigdy nie porzuci przyjaciela i nie ugryzie ręki, która go karmi. W tonie i zachowaniu myśliwego było coś, co od pierwszej chwili budziło ciekawość dziewczyny. Przyglądała mu się więc bacznie, nie pomijając żadnego szczegółu ubrania. Myśliwy był mężczyzną wysokim i tak chudym, że wydawał się znacznie wyższy. Włosy miał rudawe, rzadkie i proste. Głowę okrywała mu lisia, czapka, skroju podobna do czapki sędziego, ale nie tak wspaniała. Twarz miał pociągłą. Niemal wychudłą, lecz zdrową. Można nawet powiedzieć, że świadczyła o wyjątkowym zdrowiu. Zaczerwieniła się i ogorzała od nieustannego przebywania na mrozie i wietrze. Szare oczy błyszczały spod krzaczastych, nawisłych i mocno szpakowatych brwi, szczupła szyja, tak samo ogorzała jak twarz, była obnażona, choć koniuszek kratkowanej samodziałowej koszuli wystawał z pod kurtki. Tę kurtkę uszytą z jelenich wyprawionych skór włosem na zewnątrz, zaciskał barwny, wełniany pas. Stopy obute były w mokasyny z jeleniej skóry, po indiańsku przyozdąbione igłami jeżozwierza. Wysokie kamasze z takiej samej skóry osłaniały nogi. Zawiązane nad kolanami, na wyświechtanych skórzanych spodniach zyskały temu człowiekowi przezwisko skórzana pończocha. Przez lewe ramię myśliwego biegł kozłowy pas, z którego zwisał olbrzymi róg byka, tak dokładnie wydrążony, że przez jego cienkie ścianki przeświecał proch. Szerszy otwór rogu był pomysłowo zatkany korkiem z drzewa, węższy, szczelnie zagwożdżony zatyczką. Ubioru dopełniała torba wisząca na piersi. Myśliwy po zakończeniu przemowy wyjął z niej małą miareczkę. Z wielką uwagą napełnił ją prochem i zabrał się do ładowania strzelby, która oparta kolbą o śnieg, wylotem lufy, niemal sięgała mu czapki. Tymczasem podróżny uważnie zbadał rany jelenia i po chwili nic sobie nie robiąc ze złego humoru myśliwego, zawołał: Na ty, chętnie dowiodę mego prawa do jelenia. I jeżeli to ja zraniłem go w szyję, nie było po co strzelać mu w serce. Było to świadczenie nadmierne, jak my to nazywamy. Panie sędzio, w swym uczonym języku, może pan to nazywać, jak się panu podoba, rzekł myśliwy, który oparł teraz strzelbę o lewe ramię. Podniósł mosiężne wieczko w kolbie i wyjął ze schowka kawałek natłuszczonej skórki. Owinął w nią kulę i mocno wcisnął w lufę na ładunek prochu. Przybijając kulę z mówił dalej. Łatwiej wymyślić nazwę niż trafić jelenia w skoku, ale jak już mówiłem, zwierzę padło z ręki młodszej niż pańska albo moja. A co pan o tym myśli, przyjacielu? Podróżny uprzejmie zwrócił się do drugiego myśliwego. Czy mamy zagrać o zwierzynę Worła i Reszkę? Jeśli pan przegra, zatrzyma pan dolara. Co pan na to powie? Powiem, że to ja strzeliłem jelenia, wyniośle odparł młodzieniec, wspierając się na długiej strzelbie podobnej do strzelby Natiego. Przegłosowano mnie, jak mawiamy w sądzie, uśmiechnął się podróżny. Agi, jako niewolnik, nie ma prawa głosu, a Bez jest niepełnoletnia. Trudna rada. Sprzedajcie mi więc zwierzynę, na Boga, zmyślę wspaniałą myśliwską historyjkę. Kozioł nie jest mój, odparł skórzana pończocha, przejmując wyniosły ton swego towarzysza. Widywałem już zwierzęta całymi dniami uganiające z raną w szyi. Nie należę do tych, którzy kradną innym prawa. Widzę, że w ten mroźny wieczór mocno pan stoi przy swoim, odparł sędzia z niezachwianą pogodą ducha. Ale co pan powie, młody człowieku? Czy trzy dolary wystarczą? Przede wszystkim ustalmy, kto ma prawo do kozła. Stanowczo, ale uprzejmie odparł młodzieniec tonem, który nie odpowiadał jego prostackiemu wyglądowi. Iloma lotkami załadował pan strzelbę. Pięcioma, mój panie odrzekł sędzia, nieco zaskoczony postawą młodzieńca. Czy to wystarczy na takiego kozła? Wystarczy jedna. Odparł młodzieniec, idąc do drzewa, z za którego wyszedł. Strzelał pan przecież w tym kierunku, prawda? Tu w drzewie siedzą cztery. Sędzia przyjrzał się świeżym śladom, w korze i kiwając głową, powiedział z uśmiechem. Świadczy pan przeciw sobie, młody adwokacie. Gdzież jest piąta? Tu! rzekł młodzieniec, rozpinając swoje proste okrycie i ukazując dziurę w koszuli, przez którą sączyła się krew. Święty Boże! wykrzyknął przerażony sędzia. Ja się tu przekomarzam o głupie prawa, a mój bliźni ani jęknie, cierpiąc przeze mnie. Prędko, prędko, chodź pan do Sanek. O mile stąd w miasteczku znajdziemy chirurga. Pokryje wszystkie koszty. Zamieszka pan u mnie aż do wyzdrowienia albo i na stałe. Dziękuję panu za dobre chęci, ale muszę odmówić. Mam przyjaciela, który zmartwiłby się szczerze, gdyby się dowiedział, że jestem ranny i z dala od niego. To tylko draśnięcie, kula nie tknęła kości. Sądzę, że teraz nie zaprzeczy mi pan prawa do zwierzyny. Zaprzeczę? Zawołał podniecony sędzia. Daję panu dożywotnie prawo polowania w mych lasach na jelenie, niedźwiedzie, na co pan zechce. Poza panem tylko skórzana pończocha korzysta z takiego przywileju. A nadchodzą czasy, kiedy będzie to coś warte. Kupuję też tego jelenia. Proszę o to banknot, który dostatecznie wynagrodzi panu Pański strzał i mój. Stary myśliwy, słuchając słów Sędziego, wyprostował się dumnie, milczał jednak dopóki ten nie skończył. Żyją jeszcze ludzie, którzy potwierdzą, że Nathaniel Bumpo miał prawo polować w tych górach, zanim Marmaduk Temple mógł mu tego zabronić. Powiedział. Jeżeli w ogóle istnieje jakieś prawo, to kto kiedy słyszał o zakazie ubicia zwierzyny, gdy człowiekowi przyjdzie na to ochota? Prawo powinno zabraniać używania strzelb o gładkich lufach. Nigdy nie wiadomo, dokąd poleci kula z tej niepewnej broni. Młodzieniec puścił mimo ucha ten monolog. Zlekka skłonił się sędziemu i odparł, nie przyjmując ofiarowanych mu pieniędzy. Żałuję, panie, ale sam potrzebuję zwierzyny. Za te pieniądze kupi jej pan, ile dusza zapragnie, nalegał sędzia. Niech pan weźmie, błagam pana, i niemal szeptem dorzucił to 100 dolarów. Młodzieniec zawahał się, lecz tylko na sekundę. Po chwili jego zaczerwieniona z mrozu twarz zarumieniła się jeszcze bardziej, jakby się wstydził swej przelotnej słabości i po raz drugi odmówił sędziemu. Tymczasem dziewczyna stanęła w sankach, nie zważając na mróz, odrzuciła kaptur i powiedziała poważnym tonem. Mój młody człowieku... Mój młody panie... Chyba nie narazi pan ojca na wyrzuty sumienia, że zraniwszy bliźniego zostawił go w puszczy na łasce losu. Proszę pana, na wszystko, niech pan jedzie z nami i przyjmie pomoc lekarza. Trudno powiedzieć, czy sprawił to rosnący ból, czy też młodzieniec nie mógł się oprzeć miłej petentce, która tak wzruszająco ujęła się za ojcem. Dość, że zmiękł i stał niezdecydowany. Nie chciał się zgodzić i krępował się odmówić. Sędzia, którego już tak będziemy tytułowali, z żywym zainteresowaniem przyglądał się dziwnemu wahaniu młodzieńca. Po chwili postąpił parę kroków, łagodnie wziął go pod ramię, popchnął w stronę sanek i zmusił do wejścia. Pomoc najbliżej znajdziemy w Templeton, powiedział, a chata Natiego stoi o dobre trzy mile stąd. Jedźmy, jedźmy, przyjacielu, i pozwólmy nowemu lekarzowi opatrzyć ci ranę. Natty Uspokoi twego przyjaciela, a rano, jeśli zechcesz, wrócisz do domu. Młody człowiek uwolnił rękę z serdecznego uścisku sędziego. Nie odrywał jednak oczu od pięknej dziewczyny, która, mimo mrozu, stała z odkrytą głową i proszącym wyrazem twarzy. Skórzana pończocha lekko przechylił głowę, jakby się nad czymś głęboko zastanawiał, i przyglądał się tej scenie, oparty na swej długiej strzelbie. A gdy już doszedł do jakiegoś wniosku, przerwał milczenie. Lepiej zrobisz, chłopcze, ustępując, bo jeśli kula tkwi głęboko pod skórą, nie wydostanę jej. Jestem już za stary na dłubanie, jak on dziś w ludzkim mięsie. Trzydzieści lat temu, w czasie starej wojny, kiedy byłem w polu pod Sir Williamem, przeszedłem samotnie siedemdziesiąt mil głuchą puszczą z kulą w udzie. A potem wydłubałem ją sobie składanym nożem. Stary Indianin John. Dobrze to pamięta, bo wtedy spotkałem go, jak szedł z oddziałem de lawarów, tropili i rokezów, którzy podczas napadu na Schoarie zdobyli pięć skalpów. Przy tej okazji naznaczyłem jednego minga tak, że zabrał ten znak do grobu. Ugodziłem go za przeproszeniem pani w odwrotną stronę medalu. Gdy się wychylił, wpakowałem mu w gołą skórę trzy loftki tuż koło siebie, także można by je nakryć dolarową monetą. Stary wyciągnął długą szyję, wyprostował się, otworzył usta i ukazał samotny, żółty kieł. Śmiał się całą twarzą, oczami, postacią, choć nie towarzyszył temu żaden dźwięk prócz syku spazmatycznie wciąganego powietrza. Przy ujściu Oneidy w czasie przeprawy, zgubiłem foremkę na kule i musiałem sobie radzić loftkami. Na szczęście strzelba była celna i nie siała tak na wszystkie strony jak pańska dwururka panie sędzio która moim zdaniem nie nadaje się do polowania Natty niepotrzebnie przepraszał dziewczynę za swój dosadny język bo tak była zajęta pomaganiem ojcu w usuwaniu waliz i paczek że nie zwróciła uwagi na jego słowa Młodzieniec nie mógł dłużej opierać się uprzejmym naleganiom podróżnego i choć niechętnie pozwolił wprowadzić się do sanek Murzyn z pomocą sędziego ułożył ubitego kozła na bagażach, potem obaj weszli do sań, a sędzia zaprosił do nich również myśliwego. Nie, nie, ty potrząsnął głową. W domu czekają mnie jeszcze przygotowania wigilijne. Jedźcie sami i niech lekarz opatrzy chłopcu zranione ramię. Byle tylko wyjął kulę. Mam zioła, które wygoją ranę szybciej od wszelkich obcych wymysłów. Odwrócił się i już chciał odejść, gdy nagle coś sobie przypomniał. Zawrócił i dodał: A jeżeli wypadkiem nad jeziorem spotkacie Indianina Johna, zabierzcie go ze sobą. Niech stary pomoże lekarzowi, dobrze się zna na wszelkich ranach i postrzałach. Pewnie wybrał się do osady ze swymi miotłami, by przed Bożym Narodzeniem poczyścić kominy. Stój, stój! zawołał młodzieniec, chwytając za rękę murzyna, który już ruszał. Nati, nic nie mów o ranie, ani dokąd pojechałem. Na miłość boską nie zapomnij. Możesz zaufać, skórzanej pończosze. Znacząco odparł myśliwy. Pięćdziesiąt lat w puszczy wśród dzikich nauczyło mnie trzymać język za zębami. Nie bój się, chłopcze, i pamiętaj o starym Johnie. Nati, żywo mówił młodzieniec, nie puszczając ramienia murzyna. Przyjdę jeszcze dziś, jak tylko wyjmą mi kulę i przyniosę ćwiartkę jelenia na święta. Myśliwy przyłożył palec do ust i przerwał młodzieńcowi. Potem cicho i zwinnie postąpił parę kroków, nie udrywając oczu od gałęzi jednej z sosen. Gdy stanął na upatrzonym miejscu, odstawił jedną nogę w tył, odwiódł kurek strzelby, przyłożył kolbę do ramienia i podpierając lufę wyprostowaną lewą ręką, wolno począł ją wznosić wzdłuż strzelistego pnia. Ludzie w sankach wiedli oczami za tym ruchem i wkrótce dostrzegli cel. Na suchej i niemal pionowej gałązce sosny, o siedemdziesiąt stóp od ziemi, tuż pod zielonym soczystym igliwiem, siedział ptak w potocznym miejscowym języku nazywany barżantem lub kuropatwą. Był niewiele mniejszy od zwykłej kury. Szczekanie psów i rozmowy w pobliżu drzewa, na którym siedział, i najwidoczniej go spłoszyły. Przytulił się więc do pnia, zadarł głowę i wyciągnął szyję tak, że znalazła się na jednej linii z jego nogami. Gdy muszka strzelby spoczęła na celu, Natty pociągnął za cyngiel i ptak bezwładnie spadł z wysoka, zarywając się w śniegu. — Leżeć, leżeć, stary łobuzie! — krzyknął Natty — Stemplem od strzelby grożąc hektorowi, który skoczył ku zwierzynie. Leżeć mówię. Pies usłuchał. Nadty zaś szybko i z wielką uwagą znów naładował strzelbę. Gdy skończył, podniósł ptaka z odstrzeloną głową, pokazał go siedzącym w sankach i zawołał. Doskonały, świąteczny przysmak dla starego człowieka. Chłopcze, pal licho pieczeń, pamiętaj o Johnie. Jego zioła są lepsze od zagranicznych leków. Panie sędzio, dodał unosząc w górę łup. Czy myśli pan, że z niegwintowanej strzelby zdjąłby pan tego ptaka, nie trąciwszy piórka? Roześmiał się swym cichym śmiechem, triumfalnym, wesołym i ironicznym zarazem. Potem szybko ze strzelbą w pogotowiu, wykręcając kolana do wewnątrz i lekko przysiadając przy każdym kroku, niemal biegiem ruszył w las. Młodzieniec obejrzał się na zakręcie za swym towarzyszem i jeszcze go dostrzegł, gdy nikł za drzewami. Psy biegły za starym myśliwym tylko od czasu do czasu węsząc ślad jelenia, gdyż instynkt mówił im, że robią to niepotrzebnie. Konie szarpnęły saniami i skórzana pończocha na dobre zniknął w puszczy. Rozdział drugi. Tam gdzie spogląda opatrzności oko dla ludzi prawych port i szczęsna przystań. Nie sądź, że król cię skazał na wygnanie, toś ty wypędził króla. Ryszard II Pradziad Marmaduka Tempu, przyjaciel Williama Pena i również Kwakier, przybył do założonej przez pena kolonii Pensylwanii jakieś 120 lat przed początkiem naszej opowieści. Stary Marmaduk, to groźne imię, stało się dziedziczne w rodzinie. Przyjechał do tego schronienia uciśnionych, jakim wówczas były kolonie amerykańskie, przywożąc ze sobą dużą fortunę. Wkrótce stał się posiadaczem kilkunastu tysięcy akrów dziewiczej ziemi, żywicielem i opiekunem wielu kolonistów. Żył, powszechnie szanowany jako człowiek wybitny wśród kwakrów i zajmujący w ich społeczeństwie poważne stanowisko. Umarł na czas, by się nie dowiedzieć o swym bankructwie. Pod tym względem podzielił los większości bogatych osadników, którzy przywieźli swe fortuny do środkowych kolonii Nowego Świata. W tych prowincjach liczba białej i czarnej służby oraz zajmowane stanowisko decydowały o znaczeniu imigranta. Według tej miarki musimy stwierdzić, że pradziad sędziego był znaczną personą. Dziś nie bez ciekawości czytamy w krótkich sprawozdaniach z tego wczesnego okresu powstawania kolonii, jak z małymi wyjątkami, nieubłagani i stale bogacili się słudzy tych imigrantów. Oni sami zaś, nawykli do wygodnego życia, niezdolni do walki w młodym społeczeństwie, z trudem utrzymywali się na powierzchni i to tylko dzięki swej wyższości, jaką dawał im majątek i wykształcenie. Ale gdy legli w grobie, ich potomstwo, nieudolne i gorzej wykształcone, musiało ustąpić przed ludźmi, których energię potęgowała bieda. Proces ten jeszcze do dziś trwa w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim widzieliśmy go w pokojowych i przedsiębiorczych koloniach Pensylwanii i New Jersey. Potomstwo Marmaduka spotkał los wszystkich ludzi, którzy chętniej liczą na schedę niż na własne siły. To też trzecie pokolenie spadło już do punktu, poniżej którego w tym szczęśliwym kraju nie może spaść człowiek uczciwy, rozumny i trzeźwomyślący. Ta sama duma, która przez gnuśną zarozumiałość doprowadziła ród do ruiny, teraz dodała mu bodźca, aby podniósł się z upadku. Choroba przeszła w zdrowie, w ożywcze dążenie do zmiany warunków odzyskania znaczenia, a nawet dawnego dobrobytu. Ojciec sędziego, naszego nowego znajomego, był pierwszym w rodzie, który znów zaczął wspinać się po drabinie społecznej. Ożenił się bogato i to mu znacznie pomogło. Pieniądze pozwoliły mu wysłać jedynaka do szkół lepszych niż pensylwańskie, które na ogół były kiepskie i dać mu wykształcenie wyższe niż przyjęte w rodzinie od dwóch czy nawet trzech pokoleń. W szkole młody Marmaduk zaprzyjaźnił się z jednym ze swych rówieśników. Ta przyjaźń ułatwiła karierę przyszłemu sędziemu. Rodzina Edwarda Eftingema była nie tylko bardzo bogata, ale i wpływowa na królewskim dworze należała do tych niewielu rodzin osiadłych w koloniach, które gardziły handlem. Jeśli któryś z Fingemów opuszczał swe dobra, czynił to tylko dla przewodnictwa w najwyższych władzach kraju lub dla służby wojskowej. Ojciec Edwarda całe życie był wojskowym. Przed 60 laty w królewskiej armii angielskiej mocno trzeba się było namozolić i natrudzić, by się doczekać awansu. Całe lata bez szemrania schodziły na służbie w niższych stopniach. Nic więc dziwnego, że żołnierze wojsk kolonialnych, gdy już dochrapali się dowództwa kompanii, z pogardą traktowali spokojnych rolników i wymagali od nich największego szacunku. Ci z naszych czytelników, którzy kiedykolwiek wybrali się za niagarę, Łatwo mogli zauważyć, że nawet w tych polarnych regionach pod berłem królewskim najniżsi urzędnicy otaczają się niezwykłą powagą, a ludność darzy ich niekłamanym szacunkiem. Takim to poważaniem dość niedawno jeszcze otaczano żołnierzy w kraju, gdzie teraz na szczęście nie zanosi się na wojnę, chyba że wolny i nieskrępowany głos obywatela za nią się opowie. Kiedy więc stary Effingham, ojciec przyjaciela Marmaduka, po czterdziestoletniej służbie wyszedł z wojska w stopniu majora i zamieszkał w swej wcale okazałej rezydencji. Traktowano go w New Yorku, jego rodzinnym stanie, jako pierwszą osobę. Służył wiernie i dzielnie, zgodnie więc ze zwyczajami utartymi w koloniach, powierzano mu dowództwa ponad jego rangę, z których wywiązywał się zaszczytnie. Zmożony wiekiem major Effingham w pełni sławy, Wystąpił z wojska, rezygnując ze zwyczajowej połowy pensji i z jakiegokolwiek wynagrodzenia za długoletnią służbę, której dłużej nie mógł już pełnić. Odmówił też przyjęcia ofiarowanych mu stanowisk w administracji cywilnej nie tylko zaszczytnych, ale i dochodowych. Wierny swemu charakterowi, odrzucił te propozycje z iście rycerską niezależnością i lojalnością. Wkrótce po tym patriotycznym geście Nastąpił akt niezwykłej osobistej szczodrości. Kłócił się on z zasadami rozsądnego przewidywania, ale zgadzał się z prostymi poglądami majora Efingema na życie. Edward był jednakiem i ożenił się z dziewczyną, którą major bardzo polubił. W dniu ślubu ojciec podarował mu cały majątek składający się z papierów wartościowych, posiadłości miejskiej i wiejskiej, wielu bogatych farm w zagospodarowanych już częściach kolonii i olbrzymich połaci dziewiczej ziemi. Sobie stary Effingham nic nie pozostawił, całkowicie zdając się na łaskę syna. Już przedtem, gdy odrzucił ponętne propozycje rządu, ludzie, którzy nawet tu, w odległych zakątkach Imperium Brytyjskiego, chętnie wieszaliby się u pańskiej klamki, gdyby mogli, uważali go za człowieka niespełna rozumu. Teraz, gdy dobrowolnie oddał synowi cały swój olbrzymi majątek, co do grosza, wszyscy bez wyjątku zgodzili się, że do cna zdziecinniał. To tłumaczy nagły upadek jego znaczenia. I jeżeli major zamierzał kiedyś zupełnie wycofać się z życia, teraz tego dopiął. Ludzie mogli sobie myśleć, co chcieli, ale dla niego i dla Edwarda darowizna nie miała w sobie nic nadzwyczajnego. Był to po prostu prezent. Ojciec podarował synowi dobra, których sam nie mógł już używać ani powiększyć. Syn natomiast z charakteru i wykształcenia świetnie nadawał się do jednego i do drugiego. Młody Effingem. Przyjął więc dar bez zastrzeżeń, bo wiedział, że ojciec zachowa moralną kontrolę nad jego czynami, a wyzbył się tylko ciężaru zarządzania majątkiem. Obaj tak sobie ufali, że było to dla nich tylko przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. Młody Effingham natomiast po objęciu majątku odszukał swego szkolnego przyjaciela i zaproponował mu pomoc. Śmierć starego marmaduka i rozdrobnienie niewielkiej schedy między spadkobierców Sprawiły, że ta pomoc była szczególnie cenna dla młodego Pensylwańczyka. Wierzył on w swoje siły i znał nie tylko zalety, lecz i braki przyjaciela. Effingham, trochę gnuśny i łatwowierny, nieraz ulegał popędom i postępował nierozważnie. Marmaduk zaś, niezwykle czynny i zrównoważony, był człowiekiem przedsiębiorczym i wnikliwym. Nic więc dziwnego, że pomoc, a raczej spółka z Effinghamem obiecywała obu duże korzyści. Marmaduk chętnie więc zgodził się na propozycję przyjaciela i szybko z łatwością ustalili między sobą warunki. Za pieniądze Effingema założyli w stolicy Pensylwanii wielki dom handlowy, którego oficjalnym i prawie wyłącznym właścicielem został Marmaduk Temple. Effingem był cichym wspólnikiem korzystającym z połowy zysków. Spółka pozostawała tajemnicą dla dwóch powodów, lecz Marmaduk wiedział tylko o jednym – Drugi powód Effingham ukrył głęboko w sercu chodziło o dumę i o nic więcej. Wprawdzie handel, nawet w zamaskowanej formie, wydawał się temu potomkowi żołnierzy czymś niegodnym, ale dopiero przesądy jego ojca stanowiły przeszkodę nie do pokonania. Mówiliśmy już, że major Effingham chlubnie służył Ojczyźnie. Pewnego razu, gdy wysłano go przeciw Francuzom i sprzymierzonym z nimi Indianom na zachodnią granicę Pensylwanii, o mało nie utracił sławy i nie zginął z całym oddziałem. Stało się to przez pokojowość osiadłych tam kwakrów. Major czuł się tym głęboko dotknięty w swej żołnierskiej dumie, przecież bronił kwakrów. Wiedział, że przebiegły i złośliwy wróg nie uszanuje łagodnych zasad wiary tej małej społeczności praktykujących chrześcijan. Urazę odczuwał tym boleśniej, że jak wiedział, wstręt do wojny, który skłonił kwakrów do odmówienia mu zbrojnej pomocy, narażał jego oddział, a nie mógł przyczynić się do pokoju. Po ciężkiej, rozpaczliwej walce udało mu się wyrwać z garstką żołnierzy z rąk bezlitosnego wroga, lecz nigdy tego nie zapomniał ludziom, którzy narazili go na takie niebezpieczeństwo i pozostawili własnemu losowi. Daremnie próbowano przekonać go, że nie miał czego szukać na ich granicy. Nie wątpił, że przybył tam dla dobra Pensylwańczyków, i jak mawiał, ich religijnym obowiązkiem było mu pomóc. Stary żołnierz nigdy nie był wielbicielem pokojowo usposobionych uczniów Foxa. Dzięki trzeźwemu życiu i wstrzemięźliwym obyczajom kwakrzy osiągnęli doskonałą fizyczną formę. Major wytrawnym okiem z rozkoszą przyglądał się kształtnej, atletycznej budowie tych ludzi ale jego wzrok wyrażał głęboką pogardę dla ich głupoty. Uważał też, że gdzie za dużo form, tam mało korzyści. Nie jest jednak naszym zdaniem dyskutować, na czym powinna polegać istota chrześcijaństwa. Przytaczamy tu tylko pogląd majora Effingema. Nic dziwnego, że młody Effingem, wiedząc, co ojciec myśli o kwakrach, wolał ukryć przed nim łączący go związek, a raczej swą zależność od Marmaduka. Jak już wspomnieliśmy, marmaduk wywodził się z grona rówieśników i przyjaciół Williama Pena, Ale potomkowie starego marmaduka, przez jego orzenek z dziewczyną, innej wiary, utracili wpływy w sekcie. Młody marmaduk wychowywał się jednak w kolonii kwakrów, w środowisku, gdzie wszystko przepojone było ich łagodną wiarą. Jego zwyczaje i język nosiły więc ich piętno. Później, gdy i on ożenił się z kobietą, która nie tylko nie należała do tego samego kościoła, ale i wolna była od jego wpływów, prawie zupełnie pozbył się naleciałości z młodych lat. Aż do śmierci jednak zachował coś niecoś z tych naleciałości i w chwilach podniecenia mówił językiem kwakrów. Ale nie wybiegajmy naprzód w naszej opowieści. Zawierając spółkę z młodym Effingemem, Marmaduk zewnętrznie przynajmniej nie różnił się od kwakrów. Dlatego zbyt niebezpiecznie było rzucić tak jawne wyzwanie poglądom starego majora. Spółka pozostawała więc jak najgłębszą tajemnicą i wiedziały o niej tylko dwie zainteresowane osoby. Przez kilka lat Marmaduk mądrze i przezornie prowadził spółkę, przedsiębiorstwo przynosiło wspólnikom duże zyski. Później Marmaduk ożenił się z kobietą, o której wspomnieliśmy, matką Elżbiety, i więzy między przyjaciółmi zacieśniły się jeszcze bardziej. Wydawało się, że niebawem będą mogli odkryć swą tajemnicę światu, bo Effingham coraz wyraźniej widział korzyści wynikające z ich spółki. Przeszkodziły temu niepokojące wypadki, które poprzedziły wojnę rewolucyjną. Od samego początku zatargu, jaki powstał między koloniami a koroną brytyjską, Effingham, wychowany w wierności dla króla, ślepo stanął po stronie tronu, gorąco broniąc świętych jego zdaniem praw władcy. Zdrowy sąd marmaduka i jego niezależny umysł kazały mu wziąć stronę kolonistów. Zapewne były to jeszcze wpływy lat młodzieńczych. Syn dzielnego i wiernego żołnierza nie miał nic droższego nad wolę monarchy. A potomek prześladowanych wyznawców Pena z goryczą myślał o niesprawiedliwości, jaką wyrządzono jego przodkom. Na ten temat sprzeczali się długo. Najprzód w przyjacielskim tonie, potem coraz zapalczywiej. Marmaduk swym bystrym okiem począł dostrzegać zarzewie niezwykłych wypadków, nie mógł więc poprzestać na przekomarzaniu się z Effingiem. Wkrótce iskra niezgody rozgorzała jasnym płomieniem, kolonie, które same przemianowały się na Stany Zjednoczone, stały się widownią długoletnich krwawych walk. Na krótko przed bitwą pod Lexington, Effingham już owdowiały, Oddał Marmadukowi na przechowanie cały swój ruchomy majątek i sam bez ojca wyjechał do Ameryki. Wojna dopiero zaczynała się na dobre, kiedy znów zjawił się w New Jorku, tym razem w mundurze Wojsk Królewskich. Wkrótce wyruszył w pole na czele oddziału Krajowej Armii. Tymczasem Marmaduk całkowicie oddał się sprawie powstania. Przyjaciele nie utrzymywali żadnych stosunków. Pułkownik Effingham ich nie szukał, a Marmaduk wolał zachować ostrożność. Zresztą niebawem musiał opuścić Filadelfię, zdążył jeszcze wywieźć cały majątek wraz z powierzonym mu przez przyjaciela w bezpieczne miejsce, gdzie nie mogły dotrzeć wojska królewskie. Przez całą wojnę Marmaduk godnie służył krajowi na rozmaitych urzędach. Zawsze pracował z zapałem i korzyścią dla ojczyzny, ale nie zapominał też o sobie. Tak więc, gdy sprzedawano z młotka skonfiskowane włości zwolenników króla, Zjawił się w New Yorku i za niewielkie pieniądze kupił rozległe dobra. Kupując majątki wydarte innym, ściągnął na siebie gromy sekty, która wprawdzie wyklucza ze swego grona niewiernych synów, ale nie przestaje się nimi interesować. Wkrótce jednak ta plama znikła z jego honoru, zatarło ją zdobyte bogactwo, a może powszechność wspomnianego grzechu. Znaleźli się wprawdzie ludzie zawistni lub świadomi własnych win, którzy pozwalali sobie na aluzję do tego nagłego wzbogacenia się biednego kwakra, ale jego zasługi, a może pieniądze sprawiły, że niebawem wszystko puszczono w niepamięć. Po skończonej wojnie i zdobyciu niepodległości przez Stany Zjednoczone, Marmaduk poniechał handlu w owych czasach bardzo niepewnego i zajął się zagospodarowaniem nabytych majętności. Pieniądze i praktyczny zmysł pozwoliły mu wyciągnąć z nowego przedsięwzięcia maksimum tego, co mógł dać surowy klimat i górzysty teren. Majątek marmaduka wzrósł dziesięciokrotnie i niebawem zaliczano go do ludzi najbogatszych i najbardziej znakomitych. Miał jednego spadkobiercę, córkę, którą czytelnik już poznał. Teraz odebrał ją ze szkół i wiózł do domu, gdzie od dawna brakło pani i gospodyni. Gdy ta część stanu, gdzie leżały włości marmaduka, zaludniła się dostatecznie, aby przekształcić ją w hrabstwo, powołano marmaduka zgodnie ze zwyczajami kolonialnymi na urząd pierwszego sędziego. To na pewno przyprawiłoby o wesołość uczonego jurystę londyńskiego, ale po pierwsze, tak nakazywała konieczność, po drugie, człowiek doświadczony i zdolny na każdym urzędzie, potrafi wzbudzić szacunek, który go dostatecznie broni. Marmaduk zaś. Z natury, trzeźwiej myślący od sędziego króla Karola, nie tylko ferował słuszne wyroki, ale i uzasadniał je trafnie. W każdym razie takie panowały wówczas zwyczaje. Sędzia Tempul, bynajmniej nie ostatni wśród sędziów nowo powstałych okręgów, nie bez racji uważany był i sam się uważał za jednego z pierwszych. Na tym kończymy krótką historię i charakterystykę naszych bohaterów i pozwolimy im odtąd samym mówić i działać. Rozdział trzeci Wszystko, co widzisz, to dzieło natury. Skały, co wznoszą swe czoła omszałe, jak dumne blanki zamków starodawnych, te pnie dostojne, co chylą dostojnie gęstwe konarów w zimowej zamieci, lodowe pola błyszczące się w słońcu, bielsze niż białość piersi marmurowych. Lecz tak jak potwarz cześć plami dziewiczą, tak człowiek szpeci to dzieło natury. Dło. Po chwili marmaduk tempu dostatecznie ochłonął z wrażeń, był ważniej przyjrzeć się swemu nowemu towarzyszowi. Zobaczył, że był to młodzieniec w wieku lat 22 lub trzech, wzrostu powyżej średniego. Nic więcej nie dostrzegł spod grubego płaszcza szczelnie otulającego młodzieńca i przepasanego wełnianym pasem, bardzo podobnym do tego, jaki nosił myśliwy. Sędzia, przyjrzawszy się postaci nieznajomego, przeniósł, badawszy wzrok na jego twarz. Wciąż zdradzała ona tę samą niechęć, z jaką młodzieniec wsiadał do Sanek. Ta niechęć nie uszła uwagi Elżbiety i podnieciła jej ciekawość. Wyraźny zaś niepokój zaznaczył się w słowach młodzieńca, gdy prosił swego starego towarzysza o zachowanie tajemnicy. Nawet gdy się już zdecydował pojechać, a raczej gdy pozwolił się zabrać do miasteczka, nachmurzył się jakby był z tego nierad. Ale stopniowo jego ujmująca twarz rozpogodziła się. Siedział w milczeniu, najwidoczniej nad czymś rozmyślał. Sędzia przez chwilę bacznie mu się przyglądał, potem jakby drwiąc z własnego roztargnienia powiedział – przerażenie, mój młody przyjacielu, najwidoczniej odebrało mi pamięć. Znam pańską twarz, a jednak nawet za dwadzieścia nowych jelenich ogonów do czapki nie powiedziałbym, jak się pan nazywa. Jestem tu zaledwie od trzech tygodni, chłodno odparł młodzieniec, a pana nie było przez sześć tygodni. Jutro kończy się piąty tydzień mej nieobecności, a jednak przysiągłbym, że już gdzieś pana widziałem. Zresztą tak się przejąłem tym wypadkiem, że wcale bym się nie dziwił, gdybyś mi się mój panie tej nocy przyśnił w postaci ducha. Co powiesz, bez? Czy uważasz, że jestem przy zdrowych zmysłach? Czy mogę przewodniczyć ławie przysięgłych? Lub, co teraz ważniejsze, robić honory domu na wigilijnej wieczerzy w Templeton? Prędzej podołasz jednemu i drugiemu, niż zabijesz jelenia z dwururki, odpowiedział mu wesoły głosik z wielkiego kaptura. A po chwili Elżbieta dorzuciła już poważniej: Mamy dziś sporo powodów do dziękowania Bogu. Konie niebawem poczuły stajnie. Zagryzły wędzidła, potrząsnęły łbami i żwawo ruszyły naprzód po płaskim szczycie góry. Wkrótce dojechali do miejsca, gdzie droga gwałtownymi serpentynami schodziła w dolinę. Na widok czterech słupów dymu nad własnym domem, sędzia ocknął się z zadumy. Ujrzawszy przed sobą dolinę, miasteczko i dom, wesoło zawołał do córki: Spójrz, bez. Warto byś tu została do końca życia, i ty młodzieńcze także mógłbyś zostać, gdybyś przyjął nasze zaproszenie. Młodzi nagle spotkali się wzrokiem. Elżbieta zarumieniła się. Choć spojrzenie jej było chłodne, młodzieniec zaś znów się uśmiechnął zagadkowo, jakby i on nie wierzył, że mógłby wejść do rodziny sędziego. Krajobraz, który rozścielał się u ich stóp, był tak piękny, że poruszyłby człowieka jeszcze trzeźwiejszego niż marmaduk tempu. Zjeżdżali wąską drogą, wijącą się tuż nad przepaścią, tak stromą, że trzeba było bardzo ostrożnie kierować saniami. Murzyn powściągał niecierpliwe konie. Elżbieta miała więc dość czasu, by przyjrzeć się okolicy, wprawdzie szybko zmieniającej się pod ręką ludzi, ale znanej jej i podziwianej od wczesnego dzieciństwa. U stóp Elżbiety rozpościerała się bajkowa równina biała i lśniąca, ukryta w górach. Były one strome, zwłaszcza od strony osady i przeważnie zalesione. Tu i ówdzie, przerywając monotonię krajobrazu, tworzyły łagodne siodła albo ostro wdzierały się w długą, śnieżną równinę, którą gdyby nie domy, drzewa i płoty, można by wziąć za obłok zawisły nad ziemią. Lecz na nieskalanej bieli, tu i tam ruszały się czarne punkciki. Elżbieta poznała w ich sanki, wyjeżdżające z osady lub powracające do niej. Na zachodnim skraju doliny były równie wysokie, lecz mniej strome góry. Opadając, przechodziły w sfałdowane wąwozy lub tworzyły uprawne tarasy i doliny. Wszędzie na zboczach zwróconych ku dolinie przeważał świerk, a odległe faliste góry porastały buki i klony, na których chętnie spoczywało oko i które zapowiadały urodzajną glebę. Na przeciwległych zboczach, w gęstym lesie, widać było rzadkie białe plamy. Smugi dymu nad drzewami mówiły, że są to osiedla forpoczty rolnictwa. Czasem te miejsca wspólnym ludzkim wysiłkiem Rozrastały się w osady, ale częściej były samotne i małe. Jednakże zmiany, jakie tu zaszły w ciągu tych paru lat, były tak wielkie, a praca ludzi, którzy wszystko postawili na jedną kartę, tak uporczywa, że lżbiecie w niemym podziwie patrzącej na zmieniony krajobraz wydało się, iż te samotne wysepki rosną w jej oczach. Na zachodzie dolina, zupełnie pozbawiona roślinności, obfitowała w odnogi większe niż na wschodzie. Zwłaszcza jedna wybiegała naprzód, tworząc coś na kształt pięknych krętych fiordów w zwałach śniegu. Na jej krańcu rósł wyniosły dąb, którego rozłożyste gałęzie jakby broniły miejsca, gdzie wbrew ludzkiej woli zapuścił korzenie. Uwolnił się z niewoli, którą wieki narzuciły innym drzewom. Upojony wolnością, Szeroko rozpostarł swe sękate fantastyczne w kształtach ramiona. Tuż u nóg podróżnych, na południowym krańcu tej pięknej równiny, rozciągała się ciemna, kilkuakrowa plama. Z pomarszczonej powierzchni i z oparów nad nią łatwo było zgadnąć, że to górskie jezioro w okowach mrozu. Z jego głębi wypływał wąski, wartki strumień. Sosny jodły nad brzegami i opary powstające w zimniejszym powietrzu nad wodą, wyraźnie znaczyły jego krętą, kilkumilową drogę dnem doliny biegnącą na południe. Brzegi Uroczego Jeziora, przy jego południowym krańcu, były strome, ale niewysokie. Stąd jak okiem sięgnąć, uchodziła w dal, również na południe, wąska, lecz piękna dolina. Widać w niej było rozrzucone, skromne domki osadników. Ich ilość Świadczyła, że ziemia jest tu urodzajna, a warunki życia dość łatwe. Tuż nad brzegiem jeziora, wzdłuż jego grobli, leżała osada Templeton. Składała się z pięćdziesięciu różnych budynków, przeważnie drewnianych. Wszystkie były w nie najlepszym guście, najwidoczniej budowano je w pośpiechu, a żadnego jeszcze nie wykończono. Przedstawiały istną mozaikę barw. Kilka było białych, ale tylko z frontu i od tyłu. Większość jedynie z frontu pomalowano tą kosztowną farbą. Oszczędni, ale i ambitni właściciele pokryli ich boki brudno-czerwonym kolorem. Parę domów zdążyło już zbrązowieć ze starości. Przez ich wybite okna widać było nieotynkowane belkowania drugiego piętra, co świadczyło, że właściciele tych budynków z zamiłowania albo przez próżność podjęli zadanie ponad siły. Wszystkie domy stały szeregiem, małpując miejski szyk. Najwidoczniej tak zarządził ktoś, kto więcej myślał o przyszłości niż o dzisiejszej wygodzie. Parę lepszych domów, prócz tego, że było pomalowane na jednolity kolor, miało jeszcze zielone okiennice. Ta zieleń dziwnie kontrastowała, przynajmniej w tej porze roku, z mroźnym jeziorem, białymi górami, lasami i śnieżnymi polami. Przed wejściem do tych pretensjonalnych siedzib. Rosło parę drzewek bez gałęzi lub najwyżej przyozdobionych jedno czy dwuletnimi pędami. Stały one jak grenadierzy u progu książęcego pałacu, bo rzeczywiście te uprzywilejowane domy były siedzibami miejscowej arystokracji w królestwie Marmaduka. Mieszkali w nich dwaj młodzi uczeni w prawie, dwóch ludzi z gatunku tych, którzy zawsze chętnie zaspokajają potrzeby innych pod szyldem sklepikarzy, i wreszcie jeden uczeń eskulapa. Ten dziwnym trafem więcej ludzi sprowadził na świat, niż z niego wyprawił. W samym środku tego dziwacznego zbiorowiska domów wznosił się dwór sędziego, górując nad innymi budynkami. Otaczał go wieloakrowy sad. Niektóre z drzew pozostawały w nim jeszcze po Indianach, omszałe i zbutwiałe, rażąco odbijały od młodych drzewek, wyglądających za wiejskich częstokołów – Prócz tych dowodów rozwijającej się uprawy kultur rosły tam jeszcze dwa rzędy niedawno sprowadzonych do Ameryki młodych włoskich topoli. Obsadzono nimi aleje, która wiodła od wrót przy głównej ulicy osady do podjazdu sędziowskiego domu. Sam dom zbudowano pod wyłącznym nadzorem niejakiego Ryszarda Jonesa, o którym już wspomnieliśmy. Jones był ciotecznym bratem Marmaduka, a że był też majstrem do wszystkiego i zawsze chętny, kierował jego drobnymi sprawami. Po wybudowaniu domu z lubością mawiał, że to dziecko jego fantazji przypomina w strukturze kazanie, jego część pierwszą i ostatnią. W pierwszym roku po przybyciu do Templeton wzniósł wysoki, długi, drewniany budynek wychodzący na drogę. Mając już jaki taki dach nad głową, rodzina Marmaduka. Przemieszkała pod nim trzy pełne lata. Przy końcu trzeciego roku Ryszard uporał się ze swymi planami. W tym ciężkim zadaniu korzystał z doświadczenia wędrownego europejskiego majstra, który posługując się paroma wybrudzonymi angielskimi szkicami i uczenie mówiąc o fryzach i plastrach, a przede wszystkim o kombinacji różnych stylów, całkiem Ryszarda zawojował. Ryszard udawał wprawdzie, że uważa Hirama Dulitla. Tylko za doskonałego rzemieślnika i słuchał jego wywodów z pobłażliwym uśmiechem. Ale czy to dlatego, że nie mógł mu sam nic przeciwstawić ze swej skarbnicy wiedzy, czy też z ukrytego podziwu dla rozmówcy zawsze mu ustępował? Wspólnymi siłami nie tylko wznieśli siedzibę Marmaduka, ale i nadali ton budownictwu całego okręgu. Kombinowany styl, jak to nazywał Dulittle. Stanowił mieszaninę paru stylów, a zmierzał do tego, by przejąć z nich wszystko, co było najdogodniejsze w lokalnych warunkach. Ryszard przeważnie zgadzał się z przedstawianymi mu propozycjami, a wiadomo, że gdy współzawodniczące genialne umysły, które posiadają nie tylko wpływy, ale i bogactwa, pójdą ręka w rękę, muszą stać się wyrocznią nawet w ważniejszych sprawach. To też, jak już wspomnieliśmy, zamek, bo tak nazywano siedzibę sędziego, stał się wzorem w tym czy innym ze swych licznych i wspaniałych szczegółów dla ambitnych budowli w promieniu 20 mil. Sam dom, albo jego ostatnia część, był murowany, obszerny, czworokątny i bardzo wygodny. Na te cztery warunki marmaduk położył szczególny nacisk. Poza tym, do niczego się nie wtrącał, polegając na Ryszardzie i jego wspólniku. Dwaj artyści wybrali materiał za twardy dla narzędzi, jakimi operowali robotnicy nawykli do budowania domów z białej sosny. Przysłowiowo tak miękkiej, że myśliwi używali jej jako poduszkę. Gdyby nie ten problem, ambicja naszych dwóch artystów być może dostarczyłaby nam więcej tematu do opisu. Skoro jednak trudności materiałowe zmusiły ich do zrezygnowania z frontonu, z zapałem zabrali się do ganku. I dachu. Ganek, jak postanowili, miał być klasyczny, a dach wyszukany połączeniem zalet wszystkich stylów. Dach rezonował, Ryszard, jest częścią budynku, którą starożytni zwykle usiłowali ukryć, bo w architekturze jest on tylko naroślą tolerowaną z konieczności. Poza tym, dodawał dowcipnie, dom wtedy będzie dobry, jeżeli będzie miał fronton z każdego boku. Bo skoro się go widzi zewsząd i w różną pogodę, nie może mieć słabej strony, która pozwoliłaby sąsiadom dać upust złośliwej zazdrości. Postanowiono więc, że dach będzie płaski i że dom otrzyma cztery fasady. Marmaduk sprzeciwił się pierwszemu postulatowi ze względu na wagę śniegu, który w ciągu długiej zimy pokrywał ziemię czterostopową warstwą. Na szczęście kombinowany styl łatwo pozwalał na kompromis. Wydłużono więc wiązania, tak by śnieg się zsuwał. Niestety Heyrem potrafił operować tylko węgielnicą, popełnił więc błąd w wyliczeniu, który wyszedł na jaw dopiero wtedy, gdy ciężkie belkowanie dźwignięto w górę i oparto na czterech ścianach. Wbrew wszelkim teoriom Ryszarda, dach z całego budynku najbardziej rzucał się w oczy. Ryszard i Heyrem pocieszali się, że pokrycie zaradzi złemu. Ale gonty jeszcze pogorszyły sprawę. Ryszard stał się naprawić błąd odpowiednio dobranymi barwami, i własnoręcznie pomalował dach na cztery różne kolory. Pierwszy jasny błękit próżno miał sprawiać wrażenie, że to niebo zniżyło się tuż nad siedzibę marmaduka. Drugi ciemnoszary, niby to imitował dym i mgłę. Trzeci według określenia Ryszarda, niewidoczna zieleń nie spełnił zadania, bo odbijał od nieba. Po tych niepowodzeniach obaj architekci poniechali próby ukrycia dachu i wytężali umysły, aby upiększyć nieszczęsne gonty. Po długich rozważaniach i kilku próbach przy świetle księżyca, Ryszard rozstrzygnął sprawę, śmiało malując dach na kolor, który ochrzcił mianem słonecznego. Zapewniał przy tym marmaduka, że jest to najtańszy sposób stałego zapewnienia sobie pogody nad głową. Poza tym otoczył dach tuż przy okapie. Jaskrawą balustradą, a genialny Hejrem wysilił się i sfabrykował różne urny, gzymsy i gzymsiki, którymi obficie usiał tę część swego dzieła. Ryszard wpadł też na chytry pomysł, by kominy były niskie i przypominały ornamenty na balustradzie. Ale trzeba było je podwyższyć, by nie dymiły, wskutek czego stały się czterema najwidoczniejszymi fragmentami całej budowy. To niepowodzenie z dachem, największym z dotychczasowych życiowych przedsięwzięć budowlanych Jonesa, bardzo go przygnębiło. Początkowo szeptał znajomym, że przyczyną wszystkiego była nieumiejętność Heirama, ale później, gdy już oswoił się z widokiem domu, zamiast szukać usprawiedliwień, począł się zachwycać jego pięknem. Wkrótce znalazł chętnych słuchaczy, a że dobrobyt i wygoda zawsze są rzeczą pociągającą, dom stał się wzorem dla mniejszych budynków. W niecałe dwa lata po wzniesieniu tej budowli Ryszard, stojąc na dachu, miał przyjemność oglądania trzech skromnych imitacji swego wspaniałego dzieła. Tak zawsze jest z modą, nawet błędy wielkich budzą zachwyt maluczkich. Marmaduk dobrodusznie znosił wszystkie kalectwa swego domu i niebawem własnymi pomysłami przysporzył rodowej siedzibie wygody i szlachetnego wyglądu. Mimo to domowi i jego najbliższemu otoczeniu wciąż czegoś brakowało. Sprowadzono to pole z Europy, by nimi obsadzić aleje. Zasadzono wieżby i inne drzewa wokół dworu, lecz sterczące w górę czapy śniegu zdradzały ukryte pod nimi pniaki sosen. Tu i ówdzie nawet widać było odrażające czarne, na pół zwęglone szczątki drzew, wysoko wystające nad bielą śniegu. Było ich wiele na przyległych polach. W miejscowym języku nazywano je pniakami. Stały samotnie, czasem tylko obok okorowanych sosen lub jodeł, pamiątek dawnej świetności, smętnie kołyszących na wietrze uschłymi gałęziami. Lecz rozradowana z powrotu do domu Elżbieta nie widziała ani tego widoku, ani wielu innych równie przykrych. Zjeżdżając stokiem góry, patrzyła tylko na grupę domów, które jak na mapie leżały u jej stóp, na liczne dymy nad doliną sięgającą chmur na białą gładź zamarzniętego jeziora w ramię wiecznie zielonych gór pokrytą długimi coraz dłuższymi cieniami sosen. Spoglądała na ciemną wstęgę rzeki wypływającej z jeziora i wijącej się w drodze ku odległej zatoce. Czysej pik, słowem na krajobraz zmieniony, a jednak pamiętny z lat dziecięcych. Pięć lat wprowadziło tu więcej zmian niż stulecie w krajach cywilizowanych od wieków. Młody myśliwy i sędzia nie dostrzegali nic nowego, choć trudno było nie zachwycać się widokiem pięknej doliny, która nagle otworzyła się przed nimi, gdy wyjechali z mrocznych gór. Myśliwy z rozkoszą spojrzał wzdłuż doliny, a później znów ukrył twarz w fałdach płaszcza. Sędzia zaś z zadowoleniem filantropa przyglądał się rosnącemu wokół dostatkowi i postępom cywilizacji, owocom jego inicjatywy i pracowitości. Wesoły, raźny dźwięk dzwoneczków u sanek przyciągnął uwagę podróżnych. Najwidoczniej jakiś śmiały woźnica, rączymi końmi ostro pędził w górę, krzaki po bokach drogi zasłaniały widok, dojrzano się więc dopiero gdy sanki się zjechały. Rozdział czwarty. Co? Czyja szkapa zdechła? Co się stało? Falstaw. Wielkie rozłożyste sanki w czwórkę koni wychynęły z za bezlistnych krzaków porastających obrzeże drogi. Dwa siwki szły jako lejcowe, dwa kary jako dyszlowe. Sanie mimo skromnego wjazdu pędziły szybko, jakby powożący chciałby dzwoneczki, którymi uprząż była usiana dzwoniły jak najsilniej. Sędzia od jednego rzutu oka na zaprzęg poznał, kto nim jedzie. W saniach siedziało czterech mężczyzn. Na fotelu takim, jak zwykle stoją za biurkiem, mocno przywiązanym do boków sań, siedział mały człowieczek, szczelnie otulony w płaszcz, obszyty futrem. Spod tego okrycia wyglądała tylko ceglasto-czerwona twarz. Najwidoczniej z przyzwyczajenia człowieczek zadzierał głowę, jakby nie rad ze swego wzrostu. Minę miał głęboko zatroskaną, pewną ręką śmiało kierował ognistymi koni, pędząc tuż nad przepaścią. Tyłem do niego, tuż za nim, twarzą do dwóch pozostałych osób, siedział ktoś wysoki i chudy. Ani drugi płaszcz, ani róg końskiej derki, którą się nakrył, nie zdołały mu nadać pozorów mocnej budowy. Na głowie miał szlafmycę, a gdy sanie się zjechały, odwrócił się do marmaduka i ukazał twarz o rysach tak ostrych, jakby przeznaczonych do przecinania powietrza. Przeszkodzić temu mogły tylko oczy, dwie jasno-niebieskie, wypukłe, świecące i szkliste kule. Żółtawej, niezdrowej cery nie zdołał zaróżowić nawet wieczorny mróz. Naprzeciw niego siedział ktoś krzepki i krępy, tak szczelnie otulony w płaszcz, że widać było tylko twarz z parą błyszczących żywych, czarnych oczu, zadających kłam niezwykle sztywnej minie. Głowę tego jego mościa zdobiła kunia czapka, taka sama jaką nosili pozostali dwaj pasażerowie, a spod niej ujmując twarz w rodzaju półowalnej wytwornej ramy, opadały mu na ramiona włosy jasnej i pięknej peruki. Czwartego mężczyznę o potulnym wyglądzie i pociągłej twarzy chroniło od mrozu tylko czarne, zrudziałe, przetarte na szwach i bardzo już niemodne okrycie. Na głowie nosił mały kapelusz, zupełnie wytarty przez częste szczotkowanie. Twarz miał bladą, w dodatku o melancholijnym, można by rzec, medytacyjnym wyrazie. Mróz zaróżowił mu policzki, na których wykwitł rumieniec jakby gorączki. Cały jego wygląd, człowieka z natury głęboko zatroskanego, rażąco odbijał od pogodnego humoru jego sąsiada. Ledwie sanie zbliżyły się na odległość głosu, woźnica fantastycznego pojazdu zawołał donośnie: Stań przy kamieniołomie. Stań, grecki królu, zjedź w kamieniołom, Agamemnonie, bo inaczej cię nie wyminę. Witaj, kuzynie duku. Witaj, witaj nam, czarnooka bez. Widzisz, marmaduku, że z wyborowym ładunkiem wyjechałem na twe powitanie. Monsieur Lecoix wyruszył tylko w jednej czapce. Stary Fryc nie zdążył dopić butelki, a wielebny pastor Grand nie dokończył ostatniej części kazania. Zabrałem nawet pełny zaprzynk. Nawiasem mówiąc, sędzio, karę trzeba jak najprędzej sprzedać. Strychują i ta para źle idzie w zaprzęgu. Spławię je. Sprzedaj co chcesz, Dikonie, wesoło przerwał mu sędzia, bylebyś mi zostawił ziemię i córkę. Ach, mój drogi frycu, mały to zaszczyt, gdy siedemdziesiąt lat wyjeżdża na spotkanie czterdziestu pięciu. Sługa pański Messie le Kła i unosząc czapki, powiedział: Pastorze Grand. Naprawdę czuję się zobowiązany. Panowie, przedstawiam Wam moją córkę. Świetnie Was zna z opowiadań. Witamy, witamy, sędzio! Z wyraźnym niemieckim akcentem odparł starszy mężczyzna. Pani Betsy, winna mi jest pocałunek! I chętnie go odda, łaskawy panie! zawołała Elżbieta. W jasnym górskim powietrzu jej głosik zabrzmiał srebrzyście na tle głośnych okrzyków Ryszarda. Dla starego przyjaciela, majorze Hartmann. Nigdy nie zabraknie mi pocałunków. Tymczasem jegomość, na przednim siedzeniu, pan Lekua, walcząc z okrywającymi go płaszczami, z trudem wstał z miejsca. Chwyciwszy się jedną ręką zaimprowizowanego kozła, drugą zdjął czapkę i uprzejmie skłonił się sędziemu, a potem nisko Elżbiecie. Nakryj makówkę, Francuzie, nakryj makówkę! wołał woźnica, którym jak już wiemy był Richard Jones. Mówię ci. Nakryj makówkę, bo do reszty wyłysiejesz na mrozie. Gdyby Absalom był tak łysy jak ty, żyłby do dziś. Żartom Ryszarda zawsze towarzyszył śmiech, chociażby jego własny. Teraz też pękał ze śmiechu, a pan lekła grzecznie mu wtórując, sadowił się na miejscu. Pastor Grand serdecznie, choć z godnością, witał Marmaduka i Elżbietę, gdy Ryszard przygotowywał się do zawrócenia koni. Mógł to uczynić tylko w kamieniołomie, jeśli nie chciał wjechać aż na szczyt góry. Tam, gdzie udało mu się stanąć, zbocze było głęboko podcięte, stąd bowiem wybierano kamień na budynki w osiedlu. Na wąskiej górskiej drodze trudno, a nawet niebezpiecznie było się minąć. Ryszard zaś na dobitkę musiał wykręcić czwórką koni. Usłużny Murzyn chciał mu pomóc i wyprząc konie lejcowe, co sędzia gorąco doradzał, ale Ryszard z największą pogardą odrzucił pomoc i radę. Po co i na co, drogi kuzynie? zawołał gniewnie. Konie są spokojne niczym jagnięta. Wiesz, że lejcowe sam ujeżdżałem, a z dyszlowymi poradzę sobie batem. Zapytaj pana Lequa: Często ze mną jeździ i zna się na powożeniu. Niech powie, czy nam coś grozi. Francuz, jak każdy Francuz, zbyt był grzeczny, by sprawić zawód człowiekowi, który okazał mu tyle zaufania ale gdy Ryszard przed nią parę koni wjechał w kamieniołom, Francuz zesztywniał na widok rozwierającej się przed nim przepaści i wybałuszył oczy jak rak. Niemiec nawet się nie zmarszczył. Bystrym okiem badał jednak każdy ruch Ryszarda. Pastor Grand położył ręce na krawędzi sań, szykując się do skoku, ale nieśmiałość wciąż jeszcze w nim górowała nad strachem. Ryszard nagłym uderzeniem bata wpędził przed nią parę koni w zaspę w kamieniołomie. Lecz cienka skorupa lodu załamała się pod siwkami. Gdy się okazało, że przy każdym kroku grzęzną coraz głębiej, odmówiły posłuszeństwa. Co więcej, przynaglane batem i krzykiem poczęły się cofać, nacisnęły na dyszlową parę, która z kolei naparła na sanki. Już tylko kloc, spoczywający na rusztowaniu podpierającym krawędź drogi od strony doliny, przykryty teraz śniegiem, dzielił je od przepaści. Sanki łatwo przeskoczyły tę przeszkodę i zanim Ryszard się zorientował, do połowy zwisły nad stromym, stustopowym urwiskiem. Francuz, który ze swego siedzenia doskonale widział groźne niebezpieczeństwo, odchylił się całym ciałem i zawołał: O, oh, mon cher monsieur Dick! Mon dieu! dwu! U licha Ryszardzie, wychylając się z sanek, z niezwykłym podnieceniem, krzyknął stary Niemiec. Czy chcesz rozbić sanki i pozabijać konie? Drogi panie Jones, powiedział pastor, niech pan będzie ostrożny, mój drogi, niech pan uważa. wioł parte diabły, zawołał Ryszard jednym rzutem oka, ogarniając z wysokości kozła groźną sytuację i w zapale kopiąc fotel, na którym siedział. Wio, ja mówię ci kuzynie, będę musiał sprzedać i siwki. Panie lekwak, to najgorzej ujeżdżone konie, w podnieceniu Ryszard zapomniał o prawidłowej francuskiej wymowie, z której był taki dumny i przekręcił nazwisko Francuza. Panie lekwak, niech pan puści moją nogę. Nic dziwnego, że konie się cofają, gdy pan ją tak ściska. Litościwe nieba, wołał sędzia, zginą wszyscy. Elżbieta krzyknęła przeraźliwie, a czarne oblicze Murzyna spopielało. W tej krytycznej chwili młody myśliwy, który w czasie całego powitania siedział w posępnym milczeniu, wyskoczył z sań i stanął przy upartych siwkach. Nielitościwie i na chybił trafił, smagane batem konie tańczyły w miejscu i lada chwila gwałtownym ruchem mogły zepchnąć sanki w przepaść. Młodzieniec mocno szarpnął za uzdy lejcową parę. Konie skoczyły w bok. Znów wydostały się na drogę i stanęły jak przedtem. Sanki nagle skręciły i wywróciły się. Niemiec i pastor gwałtownie wypadli na drogę, ale nic im się nie stało. Ryszard wyleciał jak z procy i zakreśliwszy łuk, którego promieniem były lejce, zarył się głową o jakieś 15 stóp od sanek w zaspie zalegającej kamieniołom. A instynktownie mocno trzymał lejce, jak tonący słomkę. Posłużył saniom za kotwicę. Francuz, który już stał gotów do skoku, również wyleciał w powietrze, szeroko rozkraczony. Utknął głową w zaspie, wystawiając na widok szczudłowate nogi, jak u na wróble kołysanego wiatrem. Major Hartmann, który przez cały czas doskonale panował nad sobą, zerwał się pierwszy i pierwszy też odzyskał mowę. Der Teufel! Ryszardzie! wołał na pół serio, na pół żartem. Masz dziwny sposób wyładowywania sań. Trudno powiedzieć, czy pastor Grand dlatego jakiś czas klęczał, że w takiej postawie wyleciał z sanek, czy też że kornie dziękował Bogu za cudowne ocalenie. Gdy wstał, dygocąc ze strachu każdą cząsteczką, spojrzał na swych przyjaciół niespokojno ich zdrowie ryszard też był oszołomiony ale gdy mgła ustąpiła mu przed oczu i ujrzał że nikomu nic się nie stało zawołał wielce zadowolony z siebie wykaraskaliśmy się szczęśliwie miałem dobry pomysł by nie wypuszczać lejc bo inaczej te diabelskie konie już by były po tamtej stronie góry szybko się zorientowałem dyku co jeszcze chwila byłoby za późno Wiedziałem, gdzie kropnąć prawego lejcowego. Tym uderzeniem w prawy bok i nagłym szarpnięciem lejcami, od razu zawróciłem je, muszę to sobie przyznać. Tyś szarpnął, tyś miał głowę na karku, wołał sędzia. Gdyby nie ten dzielny młodzieniec, ty i twoje konie, a właściwie moje, rozlecielibyście się w drobne kawałki. Ale gdzie pan lekła? O, mój drogi sędzio, mój przyjacielu, rozległ się stłumiony głos. Dzięki Bogu żyje! Panie Agamemnonie, proszę, niech pan tu przyjdzie i pomoże mi wstać. Pastor i murzyn schwycili uwięzionego Francuza za nogi i wyciągnęli go z trzystopowej zaspy. Głos jego dobywał się stamtąd jak z zagrobu. Po wydostaniu się na wolność, pan Lekua przez chwilę nie bardzo wiedział, co się z nim dzieje, ale gdy światło dotarło do niego, podniósł oczy, by zobaczyć, dokąd doleciał. Widząc, że jest już zupełnie bezpieczny, odzyskał dawny humor, choć minęło jeszcze sporo czasu, zanim jasno zrozumiał, co się stało. Jak to, mój panie, pan jest tu? Przed chwilą widziałem, jak pan leciał na szczyt góry, pytał Ryszard pilnie pomagając Murzynowi, wyprząc przed nią parę. Dziękuję Bogu, że nie zleciałem w jezioro! Odparł Francuz na pół z bólem, bo zdarł sobie skórę z głowy, padając w zlodowaciały śnieg na pół uprzejmym tonem, który tak wspaniale pasował do jego łagodnej twarzy. Ach, mój drogi Diku, jakiej sztuki dokaże pan teraz? Pan musi wszystkiego spróbować. Przede wszystkim musi posiąść sztukę powożenia, wtrącił się sędzia, zrzucając jelenia i kilka pakunków z sań. Panowie, starczy tu miejsca dla was. Na wieczór mróz bierze coraz mocniej, a w dodatku, Pastorze Grand, zbliża się czas nabożeństwa. Nasz przyjaciel Ryszard zostanie tutaj i z pomocą Agamemnona naprawi szkodę, a my pojedziemy do domu, by się rozgrzać przy kominku. Dikonie, zostawiam ci tu łaszki Elżbiety, zabierz je do swoich sanek, gdy już będziesz gotów. Proszę cię, nie zapomnij o ubitym przeze mnie koźle. Agi, pamiętaj, że dziś przychodzi święty Mikołaj. Murzyn zrozumiał, że sędzia w ten sposób chce kupić jego milczenie i uśmiechnął się. Ryszard zaś nawet nie pozwolił kuzynowi skończyć. Sztukę powożenia, powiadasz kuzynie. Czy znajdziesz w całej okolicy kogoś lepiej znającego się na koniach ode mnie? <laughs> Może to jest. <laughs> nie ja ujeżdżałem klaczkę, której nikt nie odważył się dosiąść. Twój woźnica twierdzi, że on już przedtem tego dokonał, ale wszyscy wiedzą, że to wierne kłamstwo. Wielki kłamczuch był z tego Johna. Co to kozioł? Ryszard poniechał koni i podbiegł do ubitego jelenia, a tymczasem marmaduk odjechał z całym towarzystwem. Rzeczywiście kozioł! No, 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 widzę dwa postrzały. Marmaduk strzelił z obu rur i za każdym razem trafił. Do licha, ciągnął ryszard, ale za drze nosa. Umie się chwalić byle czym. Kto by pomyślał, że Duke położy kozła w wigilijny wieczór? Trudno będzie z nim teraz wytrzymać, ale oba strzały dały kiepskie. Czysty przypadek, czysty przypadek. Ja tam nigdy nie dublowałem do parzystokopytnego zwierza. Albo trafiałem, albo spudłowałem. Albo padł, albo poszedł. Gdyby to był niedźwiedź lub ryś, można by strzelać z dwóch lów. Hej, Agi, z jakiej odległości sędzia strzelał? E, masa, Ryszard. Może było z pięćdziesiąt pięć jardów. Odparł murzyn i schylił się pod brzuch jednego z koni, niby to poprawiając uprząż, ale w rzeczywistości, by ukryć szeroki uśmiech. — Pięćdziesiąt pięć jardów! — powtórzył Ryszard. — Jak to, Agi? Do jelenia, którego położyłem zeszłej zimy, strzelałem ze stu. — Tak, jeśli nie ze stu, sześćdziesięciu jardów. — Nie strzelałbym do jelenia z pięćdziesięciu jardów. — A prócz tego, pamiętasz, Agi? — Powaliłem go od pierwszego strzału. Tak, masa Ryszard, doskonale pamiętam, nad ty Bampo strzelił po panu i pan wie, ludzie mówią, że to on zabił tego jelenia. Ludzie kłamią, ty czarny diable, krzyknął Ryszard w pasji. W ciągu tych czterech lat nie zdarzyło mi się ustrzelić zwykłej wiewiórki, by ten stary gałgan lub inni w jego imieniu nie rościli sobie do niej pretensji. Przeklęty zazdrosny świat. Do każdej zasługi znajdzie się wspólnik, byle tylko innemu nie dać się wyróżnić. Teraz znowu gadają w całym patencie, że to Heyram Dulittle pomógł mi w planowaniu dzwonnicy kościoła św. Pawła. A Heyram? Wie najlepiej, że to tylko moje dzieło, przyznaje, że pomysł zapożyczyłem z katedry św. Pawła w Londynie, lecz pod każdym innym względem dzieło jest moje. Nie wiem, skąd go pan wziął, ale każdy przyzna, że dzwonnica jest piękna. Teraz już poważnie i z prawdziwym zachwytem odparł Murzyn. Słusznie, zawołał Ryszard. Ożywił się nagle, porzucił jelenia i podszedł do Murzyna z miną człowieka zajętego jedną myślą. Powiedz bez przechwałek, że jest to najpiękniejszy kościół wiejski w Ameryce zbudowany na naukowych zasadach. Wiem, że osadnicy z Connecticut uważają swój zbór w Witchesfield za najładniejszy. Ale czy można wierzyć tym samochwałom? Najwyżej w połowie. Gdy widzą, że się coś komuś udało, muszą wtrącić do tego swoje trzy grosze. I można się założyć dziesięć do jednego, że sobie przyznają przynajmniej połowę cudzej zasługi, jeżeli nie całą. A może pamiętasz, Agi, jak malowałem dzielnego dragona na szyldzie kapitana Hollistera. Przyszedł wtedy facet, który smarował w osadzie domy, na ceglasto i zaproponował mi, że wymiesza farbę na ogon i grzywę. A gdy kolor rzeczywiście przypominał końskie włosie, gadał wszędzie, że razem ze mną malował cały szyld. Marmaduk musi wypędzić tego człowieka ze swego patentu, albo niech sobie sam upiększa osadę. Zamilkł i głośno chrząknął, a Murzyn milcząc z szacunkiem pilnie szykował sanie. Marmaduk, zgodnie z kwakierskimi zwyczajami, nie chciał zatrudniać w swym domu niewolników i dlatego Agi czasowo służył Ryszardowi i w nim widział swego prawnego pana. Ale gdy między jego prawnym a rzeczywistym panem powstawał zatarg, przez wielki szacunek dla obu, nie wtrącał się w spór. Ryszard przyglądał się, jak Agi dopina sprzączki uprzęży i po chwili rzuciwszy na niego ukradkiem spojrzenie, bo zdawał sobie sprawę, że kręci, powiedział tak. Jeżeli młodzieniec z waszych sanek jest osadnikiem z Connecticut, to rozgada na prawo i lewo, jak uratował moje konie. A gdyby je pozostawił w spokoju jeszcze z pół minuty, poradziłbym sobie batem i lejcami o wiele lepiej i bez wywracania sań. Nic tak nie narowi koni, jak walenie po łbie. Nie zdziwię się, jeżeli będę musiał sprzedać cały zaprząg po tym uderzeniu. Zamilkł i znów odchrząknął. Bo nagle odezwało się w nim sumienie na myśl, że obgaduje człowieka, który uratował mu życie. Co to za jeden agi? Nie pamiętam, żebym go kiedy widział. Murzyn przypomniał sobie wzmiankę sędziego o świętym Mikołaju i pokrótce opowiedział o spotkaniu na szczycie góry. Nic jednak nie bąknął o ranie i tylko powiedział, że uważa młodzieńca za obcego. Ryszard poprzestał na tym wyjaśnieniu, bo był zwyczaj, że okoliczni panowie zabierali do swych sanek przypadkowo spotkanych podróżnych brnących przez śniegi. Uważnie wysłuchał więc opowiadania i zauważył: Jeśli ludzie w Templeton nie zdążyli go jeszcze zepsuć, może być skromnym młodzieńcem, a że miał dobre zamiary, będę o nim pamiętał. A może to jakiś gość, który szuka, gdzieby się osiedlić? Jak myślisz, Agi? <laughs> o tak, masa Ryszard, odparł zmieszany Murzyn. W domu sędziego tylko Ryszard uprawiał bicie, nic więc dziwnego, że Agi, bał się go znacznie więcej niż innych. Tak, panie, tak właśnie przypuszczam. Czy miał jaki tłumok i siekierę? Nie, panie, tylko strzelbę. Strzelbę! krzyknął Ryszard, zauważywszy zmieszanie Murzyna, które teraz przeszło w przerażenie. Na Boga! To on ubił jelenia! Wiedziałem, że marmaduk nie trafi kozła w skoku. Opowiedz mi wszystko. Ho, ho! Sędzia prędzej spiecze raka, niż upiecze tego jelenia. Mów jak było. Młodzieniec zastrzelił kozła, a sędzia go kupił, co? Ha, ha! I zabrał ze sobą młodego, żeby mu zapłacić. Odkrycie Ryszarda wprawiło go w tak dobry humor, że Murzyn zapomniał o swych obawach, a przypomniał sobie o pończosze świętego Mikołaja. Przełknął więc raz i drugi, po czym wybąkał. Tam były dwa strzały, panie. Nie kłam czarny, łotrze! zawołał Ryszard, wdrapując się na zaspę, by lepiej sięgnąć batem pleców Murzyna. Gadaj prawdę, bo cię spiorę. Mówiąc to, powoli unosił prawą ręką biczysko, a lewą zaciśniętą w pięść fachowo naciągał bat, jak się to robi przy chłoście. Agamemnon. Nadstawiał to jeden bok, to drugi, aż wreszcie czując, że oba boją się bicia, ustąpił. W paru słowach powiedział prawdę, zaklinając Ryszarda, by go bronił przed gniewem sędziego. Dobrze, chłopcze, bądź spokojny wołał Ryszard, radośnie zacierając ręce. Nic nie mów, zdaj się na mnie. Mam ochotę zostawić tu kozła i zmusić dziuka, by sam po niego przyjechał. Nie. Pozwolę kuzynowi trochę poblagować, a potem się do niego zabiorę. Agi. muszę pomóc przy opatrywaniu tego młodzieńca. Ten Jankes, lekarz, nie zna się na chirurgii. Musiałem mu trzymać nogę Milgana, gdy ją użynał. Ryszard siadł na swym fotelu, murzyn ulokował się z tyłu i konie ruszyły ku domowi. Gdy raźnym kłusem jechali w dół, woźnica odwrócił się do swego towarzysza i ciągnął dalej, bo mimo niedawnego incydentu. Znów zapanowały między nimi idealnie przyjacielskie stosunki. To tylko dowodzi, że ja zawróciłem konie. Człowiek z raną w prawym ramieniu nie poradziłby sobie z tymi upartymi diabłami. Od razu wiedziałem, że ja to zrobiłem, ale nie chciałem się spierać z marmadukiem. Co obuzie, gryziesz? Wio! A ten stary Nati do tego. To najlepszy kawał. Dobrze, dobrze. Diuk, już słowa nie piśnie o moim jeleniu. Fuszer strzelał z oblów i tylko postrzelił biednego chłopca za drzewem. Muszę pomóc temu szarlatanowi przy wyjmowaniu loftki z ramienia biedaka. Z brzęczeniem dzwoneczków zjechał z góry i nie zamykał ust aż do samej osady. Tu skupił całą uwagę na powożeniu, by swą sztuką wprawić w podziw dzieci i kobiety gapiące się na wjazd dziedzica i jego córki. Rozdział 5. Surdut Natana nie był jeszcze gotów, a but Gabriela nie wycięty w karby. Piotr nie miał wstążki w rondzie kapelusza, a nóż Waltera zardzewiał mu w pochwie. Ralf, Grzegorz, Adam – ci byli gotowi. Szekspir Droga wijąca się w dół zbocza dochodziła do łagodnego spadku u podnóża góry, gdzie ostro skręcała w prawo i wróciwszy do dawnego kierunku łagodnie opadała wprost ku osadzie Templeton. Znaną już czytelnikowi wartką rzeczkę przecinał most z ciosanych bali, a jego zbyt wielkie rozmiary i prymitywne wykonanie świadczyły o obfitości materiału i niskiej cenie robocizny. Ten mały potok o ciemnej wodzie rwącej wapiennym łożyskiem był jednym z licznych źródeł saskeany, rzeki, do której Atlantyk wyciągał ramię na powitanie. Przy moście rącza czwórka Ryszarda dopędziła spokojniejszy zaprzęg marmaduka. Gdy wydostali się na małe wzniesienie, Elżbieta znalazła się od razu w samym środku nieskładnych zabudowań osady. Ulica, którą sunęły sanki, była normalnej szerokości, mimo że po jej obu stronach bez trudu można było ujrzeć dziesiątki tysięcy akrów puszczy, zamieszkały tylko przez dzikie zwierzęta. Ale tak chciał marmaduk i ci, co za nim przyszli. Dla nich ulica podobna do ulicy w Starym Kraju była najmilsza, bo i cóż bardziej przypominało cywilizację, niż miasto nawet leżące w puszczy. Ulica, po tak ją nazywano, mogła mieć 100 stóp szerokości, ale szlak był znacznie węższy. Po obu jej stronach piętrzyły się stosy drzewa, które bynajmniej nie malały, lecz rosły z dnia na dzień, choć przez okna domów widać było płomienie buchające w kominkach. Ostatnim widokiem, który zachwycił Elżbietę po spotkaniu z Ryszardem, był zachód słońca powoli zapadającego za łańcuch górski. Zachodziło w rosnącej glorii promieni, a na jego tarczę wkradały się ciemne pnie sosen. Gasnące światło przedostawało się jeszcze między szczytami i oświetlało jasną korę brzus, aż ich gładka, połyskliwa biel niemal zrównała się z kolorem zboczy. W głębi lasu rysowały się sylwetki ciemnych sosen, a nagie skały, zbyt strome i gładkie, by śnieg się na nich utrzymał, niby jasnym uśmiechem żegnały odchodzące słońce. W miarę jak sanki zjeżdżały, mrok gęstniał, a dzień zostawiał za Elżbietą. W mrocznej i chłodnej dolinie zabrakło nawet zimnych choć jasnych promieni grudniowego słońca. Co prawda wzdłuż szczytów górskich na wschodzie wciąż jeszcze widać było światło dnia, ale i ono krok za krokiem szło w górę ku chmurom, które wraz z wieczorną mgłą zbierały się na zamkniętym horyzoncie. Gład jeziora leżała jednak czysta i biała. Domy stopniowo zapadały w mrok i zacierały się ich kontury. Drwale zarzucali się kiery na ramiona i schodzili z gór, by miło spędzić długi wieczór przy jasnym, obfitym ognisku karmiącym się owocami ich pracy. Przystawali tylko na chwilę, by spojrzeć na mijające ich sanki, uchylić czapki przed Marmadukiem, przyjaźnie skinąć Ryszardowi i ginęli we wnętrzu domów. W oknach, po przejeździe sanek, zapadały papierowe zasłony. Za nimi nikły blaski domowych ognisk, a gdy sanki raptownie skręciły w otwartą bramę dworu Marmaduka i Elżbieta ujrzała przed sobą już tylko zbliżające się w perspektywie młodej, bezlistnej topolowej alei zimne, posępne mury domu, wydało jej się, że widziany przed chwilą piękny górski krajobraz był tylko snem. Marmaduk ze swego dzieciństwa zachował kwakierski zwyczaj nieużywania dzwoneczków przy uprzęży, lecz Ryszard pędził tuż zanim a brzęk jego zaprzęgu wypełnił każdą szczelinę w murach i zaalarmował cały dom. Na kamiennym ganku, za małym stosunkowo do całego dworu, Ryszard do spółki z Hiramem, wzniósł cztery drewniane słupy, które podtrzymywały gotowy dach portyku, jak Ryszard szumnie nazwał, to zupełnie proste, osłonięte wejście. Na ganek wchodziło się po sześciu byle jak ułożonych kamiennych schodkach, które mróz zdążył już ruszyć z miejsca. Ale zła budowa i wpływ mroźnego klimatu na tym się nie kończyły. Stopnie, usuwając się, pociągnęły podstawę ganku, cała góra zawisła w powietrzu, a słupy oderwały się od kamiennego fundamentu. Na szczęście Cieśla, główny majster w tym dziele, mocno przytwierdził dach klasycznego wejścia do ściany. Słupy wisiały zatem u dachu, zamiast go podpierać. Tu więc powstał niefortunny wyłom w kolumnowym ganku Ryszarda. Ale wypadek ten, jak okno w pałacu Aladyna, pozwolił mistrzowi ujawnić cały jego geniusz. Kombinowany styl znów pokazał swoje zalety. Założono drugie wydanie fundamentu, jak mówią księgarze, uzupełnione i poprawione. Z konieczności fundament był szerszy i tym razem należycie ozdobiony. Ale stopnie osiadały coraz bardziej i dlatego krótko przed powrotem Elżbiety do domu wbito zwykłe kliny pod słupy, by je podeprzeć i zapobiec oderwaniu się od dachu. W szerokich drzwiach, wychodzących na ganek, wybiegła służba. Trzy kobiety i jeden mężczyzna z gołą głową i w odświętnym stroju. Ta dziwna postać i strój zasługują na bardziej szczegółowy opis. Mężczyzna wzrostu mniej więcej pięciu stóp, atletycznej budowy, krępy, miał bary, których nie powstydziłby się grenadier. Stale pochylał się w przód, przez co jego niski wzrost jeszcze bardziej rzucał się w oczy. A pochylał się pewnie po to, by dać większą swobodę ramionom, którymi gdy był w ruchu, nieustannie kołysał w tył i w przód. Twarz miał pociągłą cerę jasną, ceglastą od wiatru i słońca, nos zadarty jak u starego mopsa, usta niezwykle szerokie, zdrowe zęby i niebieskie oczy pogardliwie patrzące na całe otoczenie. Wielka głowa stanowiła jedną czwartą całej postaci, a harcap zwisający na plecy był nie mniej długi. Człowiek ten odziany był w lekki, ciemnobrązowy kaftan z guzikami wielkości dolarowej monety z wybitym na nich wizerunkiem zaplątanej kotwicy. Niezwykle długie, szerokie poły sięgały łydek. Pod spodem miał kamizelkę i pantalony z czerwonego pluszu, mocno zniszczone i brudne. Nogi tkwiły w pasiastych, niebiesko-białych pończochach, a stopy w trzewikach z wielkimi klamrami. Ten dziwak twierdził o sobie, że pochodzi z Anglii, z hrabstwa Cornwallii. Dzieciństwo spędził w pobliżu kopalń cyny, a młodość jako chłopiec kajutowy na statku przemytniczym między Falmouth i Guernsey. Porzuciwszy zawód przemytnika, zaciągnął się do służby królewskiej i z braku czegoś lepszego obsługiwał kajuty. Z czasem kapitan zrobił go swoim ochmistrzem. W tej służbie posiadł sztukę przyrządzania duszonej ryby, potrawki z solonego mięsa i sucharów oraz jeszcze paru innych marynarskich potraw. Poza tym, jak chętnie mawiał, miał okazję poznać świat. Jednakże z wyjątkiem jednego czy dwóch morskich portów Francji i przypadkowej wizyty w Portsmouth, Plymouth i Deal. Nie widział więcej niż zobaczyłby z grzbietu osła w jednej ze swych rodzinnych kopalni. Zwolniony z marynarki po zawarciu pokoju w roku 1783 oświadczył, że skoro już widział cały cywilizowany świat, chce poznać amerykańskie puszcze. Nie będziemy szli za nim w jego wędrówkach. Włóczył się gnany tym niespokojnym duchem, który nieraz zmusza rezolutnego kokneya do porzucenia domowych pieleszy i wylądowania z uszami jeszcze pełnymi londyńskiego gwaru nad huczącymi wodami Niagary. Powiemy tylko, że ten eks-marynarz, już dość dawno zanim Elżbietę wysłano do szkół, przylgnął do Marmaduka tempu i dzięki kwalifikacjom, o których jeszcze będzie mowa, pełnił w jego domu funkcję ochmistrza, podwładnego Jonesowi. Ten godny uwagi człowiek nazywał się Benjamin Pengilian, według jego własnej wymowy ale niezwykła historia, którą chętnie, nieproszony opowiadał, jak to po zwycięstwie rodnej ja uratował swój okręt, długo i mozolnie pompując zeń wodę, zyskała mu powszechnie używane przezwisko Ben Pomp. Obok Benjamina o krok przed nim, jakby zazdrosna o swe stanowisko, stała kobieta w średnim wieku. Ubrana była w perkalową pstrą suknię zupełnie nie do jej chudej, wysokiej, niezgrabnej postaci i ostrych ptasich rysów. Zębów już prawie nie miała, a te, co pozostały do cna zżółkły. Skóra zupełnie gładka i napięta na nosie, na policzkach i koło ust była pofałdowana i zbrużdona. Szafranowy kolor warg i twarzy koło ust można by przypisać zwyczajowi nadużywania tabaki, gdyby nie to, że całe oblicze tej niewiasty. Było tego samego koloru. W roli gospodyni przewodziła kobiecej służbie. Była starą panną i nazywała się Remarkable Boon. Przyjęto ją po śmierci pani Temple i Elżbieta jeszcze jej nie znała. Prócz tych osób było tam jeszcze kilkoro służby, przeważnie murzynów. Niektórzy stali przy głównych drzwiach, inni nadbiegali z drugiego końca budynku od wejścia do kuchni w suterenie. Ruszyły się również psy Ryszarda, odezwały się wszystkimi głosami, od wycia wilków do piskliwego i niecierpliwego poszczekiwania terierów. Ich pan, gromkim naśladowaniem ich głosów, odpowiedział na to burzliwe powitanie. Umilkły po chwili zawstydzone, że dały się zdystansować. Tylko jeden poważny, olbrzymi Brytan w mosiężnej obroży, z wielkimi wygrawerowanymi literami MT. Zachowywał się spokojnie, majestatycznie, w ogólnym rozgardiaszu, podszedł do sędziego, a dobrotliwie poklepany przez swego pana odwrócił się do Elżbiety, która przystanęła, pocałowała go w łeb i powiedziała Stary zuch, pies widocznie ją poznał i patrzył za nią zamyślony, gdy wchodziła po oblodzonych stopniach ganku podtrzymywana przez pana Lekła i sędziego. A gdy drzwi zamknęły się za nią i całym towarzystwem, Położył się w stojącej obok budzie, jakby wiedział, że teraz przybył jeszcze jeden skarb do pilnowania. Elżbieta szła za ojcem, który tylko na chwilę przystanął, by szepnąć jakiś rozkaz jednemu ze służących. Weszli do obszernej, mrocznej sieni, słabo oświetlonej dwiema świecami w staroświeckich mosiężnych kandelabrach. Po zamknięciu drzwi towarzystwo od razu przeszło od temperatury bliskiej 0 do z górą 60 stopni. Olbrzymi piec na środku sieni niemal pękał z gorąca prosta pionowa rura odprowadzała dym. Nad paleniskiem pieca stał wielki żelazny zbiornik na wodę, co zapewniało odpowiednią wilgotność powietrza. Podłogę dobrze umeblowanej sieni pokrywał dywan. Niektóre z wygodnych mebli sprowadzono z miasta, inne sporządzono na miejscu. Machoniowy kredens inkrustowany słoniową kością i ozdobiony dużymi, błyszczącymi, mosiężnymi okuciami uginał się pod srebrną zastawą. W pobliżu niego stało parę wielkich stołów z dzikiej wiśni imitującej machoń kredensu, lecz zupełnie gładkich, bez najmniejszych ozdób. Naprzeciw nich Widać było mniejszy stół z jaśniejszego górskiego kędzierzawego klonu o pięknych falistych słojach. Tuż obok, w kącie, w szafce z ciemnego greckiego orzecha przywiezionego z nadmorza, stał ciężki antyczny zegar z mosiężnym cyferblatem. Wielka kanapa pokryta barwnymi indyjskimi perkalami zajmowała 20 stóp wzdłuż ściany, a naprzeciw niej i między innymi meblami stały krzesła drewniane, jasnożółte, z czarnymi arabeskami, kreślonymi niewprawną ręką. W pobliżu pieca w machoniowej skrzyneczce wisiał termometr wraz z barometrem. Benjamin radził się ich dokładnie co pół godziny. Dwa małe szklane żerandole wisiały w równej odległości między piecem i drzwiami wiodącymi na dwór w dwóch przeciwległych końcach sieni. Liczne framugi bocznych drzwi wiodących do pokojów ozdobione były pozłacanymi kinkietami. Tutaj przy drzwiach pozwolono sobie na pokaz sztuki architektonicznej. Nad każdymi odrzwiami we frontonie umieszczono nieduży postument. Na tych postumentach stały małe popiersia z czarnego gipsu. O ich wyborze i o stylu postumentów zadecydował gust Ryszarda. Jedno popiersie wyobrażało Homera i było uderzająco podobne, jak twierdził Ryszard, bo każdy widzi, że to ślepiec. Drugie przedstawiało dobrodusznego jego mościa z ostrą brudką, którego Ryszard nazywał Szekspirem. Na trzecim postumencie stała urna, a sam jej kształt wskazywał według słów Ryszarda, że zawiera popioły, dydony. Na czwartym znów ustawiono po piersie, tym razem Franklina w jego czapeczce i okularach. Na piątym niewątpliwie podobiznę Waszyngtona pełnego godności i spokoju. Szóstym po piersiem była jakaś rzeźba nieznanego mężczyzny w wykładanym kołnierzyku, mówiąc językiem Ryszarda i w laurowym wieńcu. Albo Juliusz Cezar, albo doktor Faust, co kto woli. Ściany wylepiono stalowo-sinymi tapetami, na których była wyobrażona Brytania szlochająca nad grobem Wolfa. Bohater we własnej osobie stał nieco z dala od łukającej bogini na samym brzeszku rolki tapety. Jedno jego ramię stale przechodziło na sąsiedni pas. Ryszard własnoręcznie zestawiał rolki, ale niestety zrobił to ze szkodą dla postaci generała. Brytania miała więc podwójny powód do lamentów. Nad śmiercią swego ulubieńca i nad jego wielokrotnie powtarzającym się kalectwem. Niefortunny tapeciarz oznajmił swe wejście głośnym trzaskiem z bata. Hej, Benjaminie, a raczej Ben Pompie, czy tak wita się dziedziczkę? wołał. Nie gniewaj się na niego, kuzynko, to niełatwe zadanie, byle kto mu nie podoła. Na szczęście już tu jestem i wszystko pójdzie inaczej. Pęgijanie. Więcej światła. Zapal świecę, żebyśmy nareszcie mogli się sobie przyjrzeć. Dziuku, przywiozłem twego kozła. Co z nim robić? Na Boga, mój panie! Zaczął Benjamin grzbietem ręki ocierając usta. Gdybym z rana otrzymał rozkaz, byłoby tak, jak pan lubi. Wywołałem wszystkich na pokład i właśnie oporządzaliśmy świecę, gdyście nadjechali. Na dźwięk dzwoneczków baby rzuciły wszystko i pobiegły jak popędzane pięścią Bosmana. Ale w tym domu z pewnością nie ben pomp potrafi zatrzymać babska, nim wypuszczą cały łańcuch kotwiczny. Panna Betsy musiałaby się pod tymi sukniami dorosłej kobiety zamaskować lepiej od jakiego korsarza, gdyby się miała rozgniewać na starego o parę niezapalonych świec. Elżbieta i sędzia stali w milczeniu, ogarnięci jednakim uczuciem. Po wejściu do sieni oboje boleśnie odczuli brak ukochanej pani tego domu, w którym Elżbieta przemieszkała cały rok przed wyjazdem do szkół. Założono świece w kandelabry i żyrandole, a służba już na tyle ochłonęła, że je pozapalała. Szybko więc naprawiono niedopatrzenie i sień w mgnieniu oka się rozjaśniła. Jasny blask świec rozproszył smutek ojca i córki. Wszyscy zabrali się do zdejmowania z siebie ciężkich i licznych okryć. Ryszard przez cały czas gadał coś do służby, z rzadka rzucając sędziemu jakąś uwagę o ubitym koźle. Jego gadanina przypominała akompaniament fortepianu słyszany, ale niesłuchany, i dlatego nie będziemy jej powtarzać. Remarkable Pat Boone, uporawszy się ze świecami, stanęła przy Elżbiecie, niby po tobie jej pomóc, a naprawdę zazdrosna o swe stanowisko w domu, by się przyjrzeć swej przyszłej pani. Przeraziła się na dobre, gdy po zdjęciu z Elżbiety płaszczy, szali, skarpet i wielkiego czarnego kaptura, z pod którego wysunęły się błyszczące, krucoczarne sploty włosów, ujrzała twarz słodką, lecz stanowczą. Elżbieta miała niezwykle piękne czoło, świadczące o żywości usposobienia. Jej nos można by nazwać greckim, gdyby nie lekki garbik, który odbierał mu klasyczne piękno, lecz dodawał charakteru rysom. Usta złożone były do pocałunków, przynajmniej tak się wydawało na pierwszy rzut oka. Ale gdy zaczynały się poruszać, twarz nabierała godności i wdzięku. Te usta przemawiały nie tylko do ucha, lecz i do oka. Po matce Elżbieta odziedziczyła wzrost nieco wyższy od średniego i piękne kształty, na jej wiek jednak trochę zapełne i zbyt okrągłe. Po matce też przejęła kolor oczu, łukowate brwi i długie aksamitne rzęsy. Z wyrazu twarzy jednak wdała się w ojca. W chwilach spokoju twarz ta była łagodna, dobroduszna i ujmująca. Ale łatwo zapalała się gniewem. Wówczas była tak samo piękna, tylko nieco surowa. Gdy ostatni szal opadł, Elżbieta w niebieskiej obcisłej amazonce z policzkami jeszcze bardziej rozpalonymi ciepłem sieni, z oczami lśniącymi od wilgoci, co jeszcze przysporzyło jej urody, stanęła w jasnym blasku świec. Stara gospodyni zrozumiała, że nadszedł kres jej panowania. Tymczasem pozostali przyjezdni również się rozbierali. Marmaduk wyłonił się z okryć w szykownym czarnym ubraniu, messie kła miał na sobie surdut tabaczkowego koloru, a pod nim haftowaną kamizelkę, pantalony i jedwabne pończochy. Drogie kamienie, podobno fałszywe, lśniły na klamrach jego trzewików. Błękitny surdut majora Hartmana Przybrany był wielkimi, mosiężnymi guzikami. Na głowie major miał perukę z harcapem, a na nogach wysokie buty. Richard Jones ustroił swą ruchliwą figurkę w zielonkawy surdut z kulistymi guzikami. Jeden z nich spinał poły na okrągłym brzuszku. W wycięciu na piersi widać jednak było jasno-czerwony kaftanik i flanelową kamizelkę wykończoną zielonym aksamitem. Spod surduta wyglądały spodnie z jeleniej skóry oraz brudne białe buty z odwiniętymi cholewami i ostrogami, z których jedna zgięła się przy uderzaniu o zaimprowizowany kozioł. Młoda pani po zdjęciu zwierzchnich okryć mogła nareszcie rozejrzeć się w koło i przyjrzeć nie tylko gospodarstwu, które miała objąć, ale i porządkom domu. Sień ze swym niejednolitym umeblowaniem wyglądała prawdziwie niezwykle, ale nie była brzydka. Dywan sięgał najdalszych kątów. Mosiężne świeczniki, złocone kandelabry i kryształowe żerandole, może niewłaściwie użyte, a nawet niegustowne, świetnie spełniały zadanie. Nienagannie czyste, błyszczały w ostrym świetle. W porównaniu z mroźną grudniową nocą, ciepło i jasność tego pokoju sprawiały czarujące wrażenie. Elżbieta z zachwytem, rozglądając się w koło, nie zdążyła jeszcze dostrzec licznych drobnych braków, gdy nagle wzrok jej padł na człowieka, który swym wyglądem Odbijał od reszty uśmiechniętych i wystrojonych osób, zebranych na powitanie dziedziczki Templeton. W rogu sieni, tuż przy głównym wejściu, przez nikogo niezauważony i przez wszystkich zapomniany, stał młody myśliwy. Zamyślił się głęboko i najwidoczniej popadł w jeszcze większe roztargnienie, niż sędzia, który pod wpływem wzruszenia, wywołanego powrotem córki, zapomniał o nim i jego ranie. Po wejściu do domu młodzieniec mechanicznie zdjął czapkę, obnażając czuprynę tak samo kruczo czarną i lśniącą jak włosy Elżbiety. Jakże się zmienił bez swej niepokaźnej lisiej czapki. W jego wyglądzie najbardziej umowała linia głowy i czoła niepozbawiona szlachetności. Choć ubrany był bardzo prosto, a nawet po prostacku, dumnym wzniesieniem głowy i obojętną miną zdawał się mówić. Że nie tylko się nie dziwi temu przepychowi, który w nowych osiedlach uważano za niezrównany, ale że nim gardzi. Rękę w której trzymał czapkę swobodnie, pewnie i lekko oparł na małym fortepianie Elżbiety, inkrustowanym słoniową kością. Dotknął go tylko jednym palcem, ale tak jakby był z nim doskonale obyty. Drugą rękę wyciągniętą przed siebie kurczowo zacisnął na długiej lufie strzelby. Ta cała postawa była niewymuszona i wcale nie wynikała z jakiegoś zachwytu czy zdziwienia. Mimo prostej odzieży, różnił się od służby krzątającej się w drugim końcu sieni, wokół podróżnych i witającej państwo. Elżbieta patrzyła na niego z podziwem. Młodzieniec coraz bardziej marszczył brwi, przyglądając się otaczającym go przedmiotom. Czasem jakby wpadał w gniew, który potem przechodził w bolesne wzruszenie. Zgiął rękę, w której trzymał strzelbę, wsparł brodę na dłoni i pochyliwszy głowę ukrył wyrazistą twarz. Zapomnieliśmy, drogi ojcze, o obcym gentlemanie. Elżbieta za nic na świecie nie pozbawiłaby młodzieńca tego tytułu, którego przywieźliśmy tutaj. Powinniśmy się zaraz nim zająć. Wszyscy natychmiast spojrzeli za wzrokiem Elżbiety. Młodzieniec zaś dumnie wzniósł głowę i odpowiedział. Moja rana to drobiazg zresztą zdaje mi się, że sędzia posłał już po lekarza. Naturalnie odparł marmaduk. Nie zapomniałem, po cośmy tu pana przywieźli, ani co jestem panu winien. Ach, złośliwie z ukosa patrząc na sędziego, zawołał Ryszard. Winieneś temu jego mościowi za zwierzynę, a ja myślałem, że to tyś ją ustrzelił, marmaduku. Zmyśliłeś bajeczkę. Masz tu młodzieńcze dwa dolary za jelenia, a sędzia tempu musi co najmniej zapłacić lekarza. Ja nic nie policzę za moje usługi, ale to nie pogorszy stanu twego zdrowia. No, Nodiuku, nie martw się. Wprawdzie chybiłeś? Ale trafiłeś młodzieńca przez sosnę. Przyznaję, żeś mnie zakasował. Takiej sztuki jeszcze nie dokazałem. Wcale ci tego nie życzę, odparł sędzia. Chyba, że chcesz się tak martwić, jak ja. Uszy do góry młodzieńcze rana jest lekka, bo widzę, że swobodnie ruszasz ręką. Nie pogarszaj sprawy, dziuku. Biorąc się do chirurgii, przerwał Ryszard, pogardliwie machnąwszy ręką. Ta wiedza przychodzi tylko z praktyką. Wiesz, że mój dziadek był doktorem, a ty nie masz w sobie ani kropelki lekarskiej krwi. Znajomość medycyny to rzecz dziedziczna. Cała moja rodzina ze strony ojca ma medyczną żyłkę. Mój wuj, który poległ w bitwie pod wine, skonał tak lekko jak nikt w pułku, bo umiał zatrzymać oddech, a mało kto umie oddychać prawidłowo. Nie wątpię, Dikonie. Odrzekł sędzia uśmiechem, odpowiadając na mimowolny, szeroki uśmiech nieznajomego młodzieńca, że twoja rodzina znała sztukę ułatwiania ludziom śmierci. Ryszard słuchał go obojętnie, ręce wsadził głęboko w kieszenie surduta, wypchnął jego poły i gwizdał pod nosem. Po chwili jednak gadulstwo wzięło górę nad filozoficznym spokojem. Zapaliwszy się nagle zawołał: Sędzio tempu! Wolno ci się śmiać, mój panie, z dziedziczności pewnych cech, ale w twoim patencie wie o niej każdy człowiek. Nawet ten młodzieniec, który widział tylko niedźwiedzie, jelenie i świstaki, doskonale wie, że cnoty są dziedziczne, prawda, przyjacielu? Nie wierzę w dziedziczność wad, krótko odrzekł obcy, przenosząc wzrok z ojca na córkę. Pan Ryszard ma rację, sędzio, zauważył Benjamin familiarnym ruchem głowy, potakując Ryszardowi. W starym kraju król dotknięciem ręki uzdrawia chorych na skrofuły. Tego nie dokaże ani naczelny lekarz floty, ani sam admirał, tylko król lub ręka wisielca. Tak pan Ryszard ma rację. Bo inaczej jakby się działo, że każdy siódmy syn, czy chce czy nie chce, zawsze jest lekarzem. Kiedy biliśmy się z mesjerami, którymi dowodził de Gras, mieliśmy na pokładzie lekarza. Dobrze, już dobrze, Beniaminie przerwała Elżbieta, odrywając wzrok od młodzieńca i spoglądając na pana Lekua, który z uprzejmym ukłonem po kolei słuchał mówiących. Kiedyś opowiesz mi tę historię i wszystkie inne teraz zaś przygotuj pokój do opatrunku. Sam to zrobię, kuzynko z wyniosłą miną powiedział Ryszard. Młodzieniec nie będzie cierpiał, dlatego, że marmadukowi spodobało się obstawać przy swoim chodź, przyjacielu. Sam cię opatrzę. Wolę zaczekać na lekarza chłodno odparł młody człowiek pewnie zaraz przyjdzie. Ryszard zamilkł i spojrzał na młodego myśliwego, z lekka zdziwiony jego tonem i na dobre, strapiony odmową. Po chwili dotknięty do żywego, wyimaginowaną wrogością młodzieńca, znów wsadził ręce w kieszenie, podszedł do pastora Granta i szepnął mu wprost w ucho. Niech pan zapamięta moje słowa. Teraz wszyscy zaczną gadać, że skręcilibyśmy karki, gdyby nie ten młodzieniec. Tak jakbym nie umiał powozić. Nie, mój panie, nawet pan zdołałby zawrócić konie. Nic łatwiejszego. Wystarczyło ostro ściągnąć lewy lejc i zaciąć prawego siwka. Spodziewam się, że nic się panu nie stało, gdy ten jegomość wywrócił sanki. Pastor nie zdążył odpowiedzieć, bo w tej chwili Wszedł wiejski lekarz. Rozdział szósty. A na jego półkach żebraczy komplet pudeł, pudełeczek, garnków, pęcherzy, zapleśniałych nasion, pociętych sznurków i ciastek różanych ktoś porozkładał jakby na wystawie. Szekspir. Osadnicy uważali, że doktor Elnatan Todd ma niezwykły rozum. A natura dała mu wyjątkowe kształty. Boso mierzył sześć stóp i cztery cale. Ręce, stopy i kolana w zupełności odpowiadały temu imponującemu wzrostowi, lecz pozostałe członki ciała, z wyjątkiem długich kończyn, były pomyślane dla mniejszego człowieka. Ramiona miał kwadratowe i tak cofnięte, że tworzyły prostą linię. A że były bardzo wąskie, wydawało się, iż długie dyndające ręce wyrastają mu wprost z pleców. Szyja na ogół odpowiadała wzrostowi. Na niej spoczywała mała kulista główka. Tył tej kuleczki pokrywała kępka szczeciniastych włosów, natomiast przód zajmowała krótka, ruchliwa twarz, na której przybrany rozum wyraz z trudem i nieustannie walczył o lepsze z naturalną głupotą. Elnatan był najmłodszym synem farmera z zachodniej części Massachusetts. Jego ojciec, człowiek dość zamożny, mógł przyszłemu lekarzowi ułatwić dojście do tak wysokiego stanowiska. Nie każąc mu jak jego braciom pracować w polu, rąbać lasu i zajmować się gospodarstwem. Ten przywilej Elnatan zawdzięczał po części swemu wzrostowi. Wybujałość bowiem sprawiała, że był blady, nieruchliwy i ospały. Czuła matka uznała, że jest chorowitym chłopcem, niezdolnym do ciężkiej pracy, że może zarobić na dostatnie życie jako adwokat, pastor, doktor, czy w jakimś innym łatwym zawodzie. Ciągle jednak nie można było ustalić, do czego chłopiec ma powołanie. Młodzik, który nie miał nic do roboty, stale kręcił się po farmie, żując niedojrzałe jabłka i zbierając sztaf. Matka, swym bacznym okiem, które odkryło ukryty talent, dostrzegła to zamiłowanie i orzekła, że będzie ono gwiazdą przewodnią Elntana wśród burz i wichrów życia. Z niego urodzony doktor, mówiła. Zawsze szuka ziół i kosztuje każdego zielska, które rośnie w polu. Ma też zamiłowanie do medycyny, bo jak raz przygotowałam dla męża pigułki przeczyszczające, obficie pokryte cukrem klonowym. Połknął je za jednym zamachem, a Ichabot, jej mąż, tak się przy tym wykrzywia, że strach patrzeć. To odkrycie zadecydowało. Elnatana, który miał wówczas 15 lat, pochwycono jak dzikiego rybaka, poskromiono ucinając mu szczeciniastą grzywę i odziano w garnitur z samodziału farbowanego w wywarze orzechowej kory. Zaopatrzonego w nowy testament i elementarz posłano do szkoły. Chłopak był pojętny, a że już przedtem w wolnych chwilach uszczknął coś ze sztuki pisania, czytania i z arytmetyki wkrótce zasłynął w szkole z uczoności. Uszczęśliwiona matka z rozkoszą słuchała pochwał nauczyciela, gdy mówił, że jej syn jest niezwykłym chłopcem, znacznie przewyższającym wszystkich kolegów. Nauczyciel uważał, że chłopiec ma wrodzone zamiłowanie do medycyny, bo często przestrzega młodszych, żeby się nie obiadali. A kilka razy, kiedy malcy nie chcieli go słuchać, odebrał im koszyczki i sam wszystko zjadł, by ich ustrzec od nieszczęścia. Wkrótce po tym pocieszającym zapewnieniu odebrano chłopca ze szkoły i umieszczono u wiejskiego lekarza, który zaczynał karierę podobnie jak nasz bohater. Tam widywano Elnatana, jak poił konia, rozrabiał wodą lekarstwa niebieskie, żółte i czerwone. Widywano go też rozwalonego pod jabłonią z łacińską gramatyką w ręku i wystającą z kieszeni nauką położnictwa, bo jego mistrz uważał, że zanim się chłopak nauczy systematycznie wyprawiać ludzi z tego świata, musi wiedzieć, jak się ich tutaj sprowadza. Tak minął rok. I nagle Elnatan zjawił się na nabożeństwie kwarków w czarnym, długim, samodziałowym surducie. Tak, właśnie w surducie i w trzewikach zasznurowanych z braku czerwonego safianu surowymi, cielęcymi rzemykami. Później ujrzano go, jak się golił tępą brzytwą, aż wreszcie zaledwie w 3-4 miesiące potem zapanował we wsi niezwykły ruch. Kilka starszych pań śpieszyło ku domowi ubogiej kobiety, inne w pomieszaniu biegały tu i tam, paru chłopców na oklep pognało w różnych kierunkach. Nagwałt szukano lekarza, chaotycznie wypytując, gdzie go kto ostatnio widział, lecz wszystko na próżno. W końcu ujrzano Elnatana, jak wyszedł z domu doktora i z poważną miną kroczył za zdyszanym, jasnowłosym malcem. Na zajutrz Elnatan wyszedł na ulicę, jak nazywano gościniec biegnący przez wieś, a wszyscy sąsiedzi byli zbudowani jego dostojną powagą. W tym też tygodniu kandydat na lekarza nabył nową brzytwę, a w najbliższą niedzielę wszedł do kościoła z czerwoną jedwabną chustką w ręku i z niezwykle sztywną miną. Wieczorem odwiedził młodą dziewczynę z tej samej klasy społecznej, co on innej we wsi nie było. Po krótkiej rozmowie z nią sam na sam, przezorna jej matka po raz pierwszy nazwała go doktorem. Odtąd już nikt inaczej do niego nie mówił. Jeszcze jeden rok minął Elnatanowi na praktyce u tego samego mistrza. Mawiano, że stary doktor nigdzie nie jeździ bez młodego, choć w rzeczywistości chadzali różnymi drogami. Przy końcu tego okresu doktor Todd doszedł do pełnoletności i wybrał się do Bostonu po zakup medykamentów lub, jak chcieli niektórzy, na praktykę do szpitala. Nie wiemy, czy naprawdę chodziło o praktykę, skoro tak szybko się z nią uporał, bo po dwóch tygodniach wrócił przywożąc jakąś podejrzaną skrzynkę cuchnącą siarką. Najbliższej niedzieli ożenił się i już następnego ranka wsiadł z młodą żoną do jednokonnych sanek. Przed nim leżała wspomniana już skrzyneczka z lekarstwami, druga z samodziałowym płótnem oklejony papierem kuferek, z przywiązanym do niego czerwonym parasolem, para zupełnie nowych juków, siodłowych i pudło z kartonu. Z najbliższej wiadomości, jaka nadeszła od młodej pary, przyjaciele dowiedzieli się, że Todd Osiedlił się z małżonką w nowym kraju, w Templeton w stanie New York. Londyński palestrant śmiałby się z kwalifikacji marmaduka na sędziego, a jakiś lekarz z ukończonymi studiami w Lejdzie czy Edynburgu pękałby ze śmiechu, czytając tę prawdziwą historię o służbie Elnatana w przybytku Eskulapa. Ale obu można usprawiedliwić. Doktor Todd bowiem w tym samym stopniu dorównywał współczesnym mu lekarzom amerykańskim, co sędzia Marmaduk, swym kolegom z ławy sędziowskiej. Czas i praktyka sprawiły cuda. Doktor Todd był człowiekiem ludzkim i niepozbawionym cywilnej odwagi. Inaczej mówiąc, nigdy nie eksperymentował na pacjentach, którzy coś znaczyli. Z nimi postępował ostrożnie. Ale parę razy coś go skusiło, by na jakimś nieszczęsnym włóczędze wypróbować działanie leków ze swych juków. Na szczęście lekarstw miał mało i wszystkie były nieszkodliwe. Tak to Elnatan nauczył się leczyć od biedy febrę i kolki i żonglować uczonymi słowami jak intermitens, remitens, tercians. Quotidianis i tak dalej. W niektórych skórnych chorobach nagminnie spotykał w nowych osiedlach uważano go za nieomylnego. Kobiety zaś w całym patencie mogłyby raczej począć bez męża niż urodzić bez pomocy doktora Toda. Krótko mówiąc, wznosił swój gmach wiedzy na piasku, budując go z kruchego materiału i cementując doświadczeniem. Jednakże od czasu do czasu odnawiał swe elementarne wiadomości, a że był bystry, doskonale potrafił dostosować praktykę do teorii. W chirurgii nie miał doświadczenia. W tej dziedzinie medycyny trudno ukryć swą niewiedzę, nie ufał więc własnym siłom. Goił jednak oliwą oparzenia, usuwał korzenie popsutych zębów i z powodzeniem, które nawet zyskało mu rozgłos, zszywał niezliczone rany drwali. Aż kiedyś podcięte drzewo złamało nogę któremuś nieszczęśliwemu drwalowi, wtedy nerwy i hart ducha naszego bohatera wystawione zostały na najcięższą próbę. Jednakże nie załamał się i nie zawiódł w potrzebie. W nowych osiedlach większości amputacji, a zdarzały się one dość często, dokonywał chirurg. Człowiek, który najprzód zyskał sławę, a dopiero potem zdobył praktykę. Elnata asystował przy jednej czy dwóch takich operacjach. Ale we wspomnianym wypadku chirurga pod ręką nie było i obowiązek operowania spadł na doktora Toda, który z rozpaczą w duszy i kamiennym obliczem przystąpił do dzieła. Pracował umiejętnie i na pozór był zupełnie spokojny. Drwal nazywał się Milligen i o tym właśnie wypadku napomknął Ryszard, gdy mówił, że pomagał doktorowi, bo trzymał nogę pacjenta. Nogę ucięto, a Milligen przeżył operację, lecz przez dwa lata narzekał, że nogę pochowano w za małej skrzyneczce, bo wyraźnie czuje ucisk w kikucie. Marmaduk wyrażał przypuszczenie, że ból pochodzi ze źle zszytych nerwów i arterii. Ale Ryszard, który uważał operację po części za własne dzieło, ostro temu zaprzeczył. Mówił, że nieraz słyszał, jak ludzie przepowiadają deszcz porwaniu w palcach uciętych rąk i nóg. Po dwóch, trzech latach, choć skargi Milgena złagodniały, wykopano nogę i przełożono ją do większej skrzynki. Od tego czasu nikt już nie słyszał żadnych żalów z ust kaleki. To jeszcze bardziej powiększyło zaufanie ogółu do doktora Todd'a. Jego sława i na szczęście dla pacjentów doświadczenie rosły z godziny na godzinę. Mimo swej praktyki i pomyślnej amputacji nogi miligena, doktor Todd z trwogą przekraczał próg dworu sędziego. Dom jasno oświetlony wyglądał wspaniale, wprost imponująco w porównaniu z pośpiesznie wybudowanymi, skąpo umeblowanymi domkami, które doktor zwykle odwiedzał. W dodatku zebrało się w nim tyle wytwornych, wyraźnie zatroskanych osób, że normalny spokój opuścił Toda. Od gońca, który po niego przybiegł, dowiedział się, że chodzi o ranę postrzałową. Z jukami przez ramię brnął przez śnieg, jakby kroczył po polu bitwy, a nie po spokojnym obejściu dworu sędziego. W głowie mu się mąciło na myśl o poszarpanych arteriach, przebitych płucach i okaleczonych wnętrznościach. Po wejściu do sieni przede wszystkim ujrzał Elżbietę w amazonce bogato szamerowanej złotem, z grabną elegancką, zwróconą ku niemu, z głęboką troską na twarzy. Wielkie kościste kolana doktora wyraźnie zastukały o siebie, bo w pomieszaniu wydało mu się, że to jakiś wysoki rangi oficer, podziurawiony kulami, wprost z pola walki oczekuje od niego pomocy. Szybko jednak opanował się i przeniósł wzrok z Elżbiety na poważną, pełną godności twarz sędziego. Potem spojrzał na Ryszarda, który przechadzał się po sieni i trzaskaniem z bata koił oburzenie na obojętność, z jaką młodzieniec potraktował zaofiarowane mu usługi. Następnie popatrzył na Francuza, który dotąd niezauważony od paru minut stał z krzesłem przygotowanym dla Elżbiety. Na majora Hartmana spokojnie zapalającego od świecy fajkę z trzystopowym cybuchem. Na pastora Granta w skupieniu przerzucającego jakiś manuskrypt w świetle jednego z kandelabrów, na remarkable stojącą z rękami skromnie złożonymi na podołku i zazdrosnym okiem patrzącą na piękny strój i urodę swej młodej pani. Po niej spojrzał na Beniamina, który rozkraczony, trzymając się pod boki, lekko kołysał małym krępym ciałem, z obojętnością człowieka, przywykłego do widoku ran i krwi. Wszyscy wyglądali na zdrowych i całych. Tod odetchnął więc spokojnie, ale zanim zdążył po raz drugi przyjrzeć się zebranym, sędzia podszedł do niego, uścisnął mu rękę i powiedział: Witam cię, mój panie, przychodzisz w sam czas. Dziś wieczorem, ustrzeliwszy jelenia, wypadkiem zraniłem tego młodzieńca, trzeba go opatrzeć. Powiedz, strzelając do jelenia wtrącił się Ryszard. Strzelając do jelenia. Czy myślisz, że można coś zaordynować choremu, jeśli się nie zna prawdy o chorobie? Niektórzy ludzie sądzą, że lekarza można oszukać tak samo bezkarnie jak każdego innego człowieka. Zgoda, strzelając do jelenia, z uśmiechem odparł sędzia. Zresztą wcale nie wiadomo, czy nie przyczyniłem się do jego ubicia, ale faktem jest, że zraniłem młodzieńca i teraz medycyna musi go uzdrowić, a moja sakiewka hojnie za to zapłacić. Obu rzeczy można być pewnym. Zauważył pan Lekua, grzecznie kłaniając się sędziemu i lekarzowi. Dziękuję panu odrzekł sędzia ale my gadamy, a młody człowiek cierpi. Remarkejbu proszę przygotować płótno na szarpie i bandaże. Tą uwagą sędzia przerwał wymianę uprzejmości i zmusił doktora do zaopiekowania się pacjentem. Tymczasem młody myśliwy rzucił płaszcz i stał w gładkim. Zwykłym, jasnym, samodziałowym, prawie całkiem nowym odzieniu. Już chciał rozbierać się dalej, gdy nagle zatrzymał się, zaczerwienił i spojrzał na Elżbietę, która wciąż stała w sieni i nie zwracając uwagi na to, co robi młodzieniec, patrzyła na niego ze współczuciem. Widok krwi może być przykry dla pani. Przejdę na opatrunek do innego pokoju. Nie, odparł Todd. Który nabrał śmiałości, widząc, że jego pacjent jest człowiekiem niższej kondycji. W jasnym blasku tych świec łatwiej będzie operować, a my, ciężko pracujący uczeni, rzadko korzystamy z takich warunków. Mówiąc to, wsadził na nos wielkie okulary w drucianej oprawie, które zaraz siłą przyzwyczajenia zjechały mu na koniuszek cienkiego, zadartego nosa. Szkła Elnatanowi. Ani nie pomagały, ani nie przeszkadzały, bo dwa małe siwe oczka błyszczały ponad nimi jak dwie gwiazdy połyskujące spoza zazdrosnej pokrywy chmur. Nikt nie zwrócił uwagi na ten ruch, prócz remarkable, która szepnęła Benjaminowi. Miło popatrzeć na doktora Toda, jaki to uczony człowiek. Dobrze mu w tych okularach, powiem, że dodają powagi. Może i ja bym sobie takie sprawiła! Na słowa młodzieńca Elżbieta ocknęła się z zamyślenia, zarumieniła i skinąwszy na pokojówkę wyszła z sień. Teraz główne osoby, doktor i pacjent, mieli wolne pole. Wszyscy inni mniej lub więcej zainteresowani operacją skupili się koło rannego, tylko major Hartmann siedział nieporuszony w kłębach dymu z fajki. Czasem spoglądał na sufit, jakby rozmyślał nad marnością życia, czasem zaś odwracał głowę ku rannemu, jakby chciał powiedzieć, że sam nieraz bywał ranny. Tymczasem Elnatan, który po raz pierwszy w życiu ujrzał ranę postrzałową, rozpoczął swe przygotowania. Celebrował je tak, jak na to rzecz zasługiwała. Benjamin przyniósł starą koszulę i podał ją doktorowi. Ten starannie, z dokładnością, która świadczyła o jego wprawie i powadze operacji, podarł koszulę na kawałki równej długości. Potem uważnie wybrał szmat płótna i podając go Ryszardowi powiedział bez zmrużenia oka: Szanowny panie Jones, pan dobrze się na tym zna. Proszę niech pan na skubie szarpi. Muszą być puszyste i delikatne, pan wie. Niech pan uważa, by się do nich nie dostała bawełna. Mogłaby zakazić ranę. W koszuli są bawełniane nici, ale łatwo je wyciągnąć. Ryszard, zabierając się do roboty, nie omieszkał spojrzeniem powiedzieć kuzynowi Widzisz, nie może się obejść beze mnie. I pilnie począł skubać szarpie na kolanie. Cały stół zastawiono teraz flaszeczkami, maściami i założono narzędziami chirurgicznymi. Wyjmując je z czerwonego safianowego futerału, doktor podnosił każdą w górę i starannie oglądał pod światło. Często przesuwał czerwoną jedwabną chustkę polśniącej stali, jakby chciał z niej usunąć najmniejszy pyłek, który mógłby przeszkodzić w tak trudnej operacji. Po wyjęciu nielicznych zresztą narzędzi sięgnął do juków i począł z nich wydobywać flaszeczki mieniące się różnymi kolorami płynów. Ustawił je w należytym porządku tuż obok morderczych pił, noży i nożyczek. Gdy się z tym uporał, wyprostował się, założył rękę w tył, jakby chciał podeprzeć się w krzyżu, ciekaw efektu wywołanego tym pokazem wiedzy medycznej, uwięzionej w lekach i narzędziach. Doktorze słowo daje piękny komplet kieszonkowych narzędzi tak błyszczą, jakby były przeznaczone dla oczu, nie dla brzucha. Zauważył major Hartman, szelmowsko przewracając oczami i zachowując przy tym kamienne oblicze. Elnatan chrząknął, jak to czynią tchórze, gdy chcą dodać sobie odwagi, albo jakby chciał oczyścić sobie gardło. W każdym razie coś z tego wynikło, bo odwracając się do weterana, Niemca powiedział: Prawda, majorze Hartman, święta prawda. Przezorny człowiek zawsze się stara, by jego leki przykre dla żołądka, wyglądały. Mile dla oka, i z miną znawcy ciągnął dalej. Nie mała to rzecz w medycynie przekonać chorego, że to, co nie smaczne, wyjdzie mu na zdrowie. Niewątpliwie doktor Todd ma rację, wtrąciła się Ramar Cable. Nawet Pismo Święte to potwierdza, mówiono, że rzeczy słodkie dla podniebienia są gorzkie dla naszego wnętrza. Racja, racja. Przerwał jej zniecierpliwiony sędzia, ale temu młodemu człowiekowi nie trzeba mydlić oczu. Widzę, że najwięcej się lęka dalszego marudzenia. Młodzieniec o własnych siłach obnażył ramię, w którym wyraźnie widać było mały wlot kuli. Mróz zahamował upływ krwi i doktor Todd, spojrzawszy ukradkiem na ranę, pomyślał, że nie wygląda tak groźnie, jak przypuszczał. Podniesiony na duchu podszedł do pacjenta z zamiarem wysądowania rany był później nieraz opowiadała ze wszystkimi szczegółami o tej słynnej operacji. Gdy dochodziła do tego momentu, mówiła tak. I wtedy doktor wyjął z portfelu długi przedmiot podobny do szydełka zakończonego guzikiem. Wepchnął go w ranę i myślał, że zemdleje, bo młody człowiek okropnie wyglądał. Strasznie mnie to wzięło. Potem doktor szydełkiem przebił ramię i wypchnął kulę na drugą stronę. Słowo daje, tak łatwo wyjął tę kulę, którą sędzia postrzelił młodzieńca, jak ja igłą wydłubuję sobie drzazgę z palca. Takie wrażenie odniosła Remarkable i takie niewątpliwie było zdanie tych, którzy chcieli utrzymać kult ogółu dla doktora Toda, ale prawda wyglądała zupełnie inaczej. Kiedy doktor chciał wepchnąć w rane narzędzie opisane przez Remarkable, młodzieniec sprzeciwił się temu stanowczo i nawet trochę pogardliwie. Myślę, mój panie, powiedział, że sonda jest niepotrzebna. Kula ominęła kość, przebiła ramię i tkwi pod skórą. Wyjmie się ją bez trudu. Pan musi wiedzieć najlepiej. Odparł Todd, odkładając sondę z takim wyrazem twarzy, jakby ją wziął tylko dla zasady. Koniuszkami palców pomacawszy szarkie, z miną człowieka przewidującego i dbałego o wszystko, zwrócił się do Ryszarda. Wspaniale naskubane. To chyba najlepsze szarpie, jakie widziałem. Chciałbym, aby mi pan przytrzymał ramię pacjenta, gdy będę je przecinał. Nikt chyba nie potrafi tak skubać szarpi jak pan. To rodzinne, odparł Ryszard, podrywając się ochoczo, by przytrzymać ramię młodzieńca. Mój ojciec i dziadek słynęli ze znajomości chirurgii. Nie potrzebowali się hełpić jakimś pojedynczym wypadkiem, jak marmaduk, któremu udało się. Nastawić staw biodrowy człowiekowi zrzuconemu przez konia. Było to zanim pan przybył do osady. Moi przodkowie gruntownie znali się na rzeczy. Pół życia zeszło im na drobiazgowej nauce. Mój dziadek bowiem z wykształcenia był lekarzem i to najlepszym w koloniach, to jest na całą okolicę. Różnie bywa na świecie. Zawołał Benjamin. Po to, by w oficerskich szlifach paradować po pokładzie na rufie, niekoniecznie trzeba tam wejść przez okna kajutowe. Dwie drogi wiodą na bocianie gniazdo, prócz psich dziur. Na rufę najprędzej się człowiek dostanie od dziobu, powoli i skromnie, jak to było ze mną. Zacząłem od jungi przy Bramslu, a doszedłem do kluczy od kredensu kapitana. Benjamin mówi prawdę podjął Ryszard. Myślę, że w czasie swej służby widział niejedną kulę wyjętą z rany. Dajmy mu więc miednicę do potrzymania. Przywykł do widoku krwi. Tak jest, tak jest, panie. Przerwał mu były ochmistrz. Widziałem lekarza pracującego przy pięknych ranach, okrągłych, szarpanych i na wylot. Jeśli już o tym mowa, byłem też w Łodzi, obok okrętu, gdy kapitanowi Fouidrionta, rodakowi pana Lekua Wyciągano z uda dwunastofuntową kulę. Dwunastofuntową kulę z ludzkiego uda? Naiwnie zawołał pastor Grant, podnosząc okulary na czoło i opuszczając kazanie, które czytał. Dwunastofuntową, powtórzył Benjamin, pewnym wzrokiem rozglądając się w koło. Dwunastofuntową, tak, dwudziestoczterofuntową kulę nie trudno wydłubać z człowieka, jeżeli lekarz wie, jak się do tego zabrać. Niech się pan zapyta pana Ryszarda. Pan Ryszard czyta wszystkie książki, niech się pan zapyta. Powie panu, że nieraz spotkał się z takim opisem. Oczywiście robiono już poważniejsze operacje, zauważył Ryszard. W encyklopedii znajdą się bardziej niewiergodne rzeczy, prawda, doktorze? No tak, w encyklopedii znajdzie się mnóstwo nieprawdopodobnych historii, odrzekł Elnatan, ale muszę przyznać, że nigdy nie widziałem ekstrakcji większego przedmiotu niż kula muszkietu. W czasie tej rozmowy lekarz przeciął młodzieńcowi skórę i obnażył loftkę. Potem wziął błyszczącą pensetę i już chciał chwycić ołów, gdy młodzieniec poruszył się gwałtownie i loftka wypadła sama. Długa ręka i wielka dłoń lekarza odegrały teraz dziwną rolę. Ręka wyciągnęła się i pochwyciła ołów, a dłoń drugiej przysłoniła ten ruch tak, iż patrzącym mogło się zdawać, że to lekarz wyjął kulę. Ryszard przypieczętował to wrażenie mówiąc, Artystyczna robota, doktorze. Nigdy jeszcze nie widziałem tak zgrabnie wyjętej kuli. Benjamin chyba się z tym zgodzi. Tak, odparł Benjamin. Przyznaję, że to pierwszorzędna robota. Teraz doktor już tylko zatka dziurę tamponem i młodzieniec bez przeszkód pożegluje z górskim wiatrem. Dziękuję panu, doktorze! z rezerwą powiedział młody myśliwy. Widzę tu kogoś, kto się mną dalej zaopiekuje i zaoszczędzi panom fatygi. Wszyscy odwrócili się zaskoczeni i ujrzeli na progu sieni Indianina Johna. Rozdział siódmy. Od źródeł bystrej Saskajany, gdzie się rozgościł dziki szczep, w zwierzęcą skórę przyodziany ścieżyną pasterz ku nam szedł. Freno. Zanim Europejczycy, albo używając bardziej charakterystycznego określenia, chrześcijanie. Odebrali pierwotnym właścicielom ich ziemie, Stany Nowej Anglii i Środkowe, leżące na wschód od gór, zamieszkiwały dwa wielkie narody indiańskie. Od nich wzięły początek liczne plemiona i szczepy. Różnice językowe i częste krwawe wojny głęboko dzieliły te dwa narody. Nigdy nie łączyły się one ze sobą, od czasu, gdy biali siłą i najazdami, podbili część tych plemion i tym samym utrudnili im nie tylko życie polityczne, ale, zważywszy zwyczaje Indian, życie w ogóle. Na te dwa wielkie odłamy, Indian, składało się z jednej strony pięć, albo jak je później nazwano Sześć narodów i ich sprzymierzeńcy z drugiej, Lenni, Lenapowie albo Delawarzy, z niezliczonymi i potężnymi plemionami, które Lenapów uznawały za swych ojców. Anglicy i Amerykanie nazywali pierwszych Indian Irokezami, sześcioma narodami, a czasem Mingami. Delawarzy i pokrewne plemiona zwali ich Męgwami albo Makaami. Irokezi dzielili się na kilka plemion albo jakich sojusznicy chętnie twierdzili, by podnieść ich wagę narodów, a więc na Mochołków, Oneidów, Onondagów, Kajugów i Seneków. Wymieniliśmy je według znaczenia jakie miały w konfederacji. Tuskarorów przyjęto do niej dopiero w 100 lat po jej zawiązaniu, wówczas liczba narodów w związku wzrosła do sześciu. Do lenni lenapów, czyli delawarów, jakich ogólnie przezwali biali od nazwy rzeki, nad którą rozkładali swe ogniska narad, należały prócz samych delawarów plemiona mohikanów, mohikanów albo moheganów i nantikoków albo nentigów, Ci władali brzegami nadmorskimi i czyspik. Moheganie zaś zajęli ziemię między Hudsonem i oceanem, a więc większą część Nowej Anglii. Te plemiona pierwsze zostały wyzute z ziemi przez Europejczyków. Wojny ze wspomnianym odłamem Indian znane są w Ameryce pod nazwą wojen króla Filipa, ale William Penn, czyli Mikwon w języku Indian, niemniej pewniej i znacznie łatwiej osiągnął cel pokojową polityką. Moeganie stopniowo wypierali ze swych siedzib, Rozproszeni szukali schronienia przy ogniskach narad u ojczystego plemienia Delawarów. Mingowie, czyli Irokezi, nie mogąc sobie siłą poradzić z Delawarami, uciekli się do podstępu i skłonili ich do zawarcia umowy, mocą której Delawarzy mieli się trudnić tylko pracą pokojową, a bronić ich podjęli się mężowie czyli wojownicze plemiona Związku Sześciu Narodów. Odtąd Delawarzy musieli znosić przezwisko Baby. Nadane im przez ich odwiecznych wrogów i rokezów Tak trwało aż do wojny rewolucyjnej Kiedy to lenni Lenapowie formalnie ogłosili się niezależnymi I odważnie oznajmili, że znów są mężami Jednakże pod tak demokratycznymi rządami jak indiańskie Trudno było utrzymać wszystkich w ryzach prawa Wielu zapalczywych i słynnych Mohegańskich wojowników Uważało, że z białymi wygrać nie można I szukało schronienia u swych praojców Przynieśli oni ze sobą te szlachetne zasady i zwyczaje, którymi wyróżniali się nawet we własnym plemieniu. Ci wodzowie do pewnego stopnia podtrzymali wojowniczego ducha delawarów i nieraz prowadzili małe oddziały przeciw swoim odwiecznym lub chwilowym wrogom. Wśród wspomnianych wojowników był jeden róg wyróżniający się męstwem i zaletami, z których słynie indiański bohater. Lecz wojna, czas, choroby i bieda Wyniszczyły ten ongiś sławny ród. Jedyny jego przedstawiciel stał teraz na progu sieni, od dawna już przystał do białych, walczył u ich boku i gdy jeszcze mógł, oddawał im wielkie usługi, czym zyskał sobie pochwały i uznanie. Nic więc dziwnego, że przyjął chrzest i odtąd nazywał się John. Ostatnia wojna zadała mu ciężki cios, odcinając go od bliskich. Gdy resztki jego plemienia wygasiły ogniska w Delawarskich górach i odeszły w głąb puszczy, pozostał sam jak palec. Twardo postanowił bowiem, że złoży kości w ziemi swych ojców ale w górzystym terenie Templeton John zjawił się dopiero przed paroma miesiącami. Przyjęto go życzliwie w chacie starego myśliwego, ich wzajemna sympatia nie dziwiła nikogo, bo zwyczaje skórzanej pończochy niewiele się różniły od zwyczajów Indian. Mieszkali więc pod jednym dachem, jedli z jednego kociołka i oddawali się podobnym zajęciom. Wspomnieliśmy już o chrześcijańskim imieniu starego wodza. Jednakże w rozmowach z Natim, prowadzonych po Delawarsku, Stary Indianin niezmiennie mówił o sobie Chingachkuk, co znaczy Wielki Wąż. To nazwisko zdobyło sobie w młodych latach dzięki swej niezwykłej zręczności i odwadze wykazanej w bitwach. Ale kiedy czas porył mu czoło z marszczkami, gdy z całego narodu, a nawet ze swego znakomitego plemienia pozostał sam jeden, nieliczni delawarzy, którzy jeszcze trzymali się źródeł rzeki, nadali mu smętne imię Moegan. Imię to pewnie budziło w duszy starego mieszkańca puszczy ponure i bolesne wspomnienia upadku plemienia, bo sam rzadko go używał. To znaczy prawie nigdy, z wyjątkiem chwil najbardziej uroczystych. Wszyscy osadnicy zaś, zgodnie ze zwyczajem białych, złączyli jego chrześcijańskie imię z indiańskim i znali go jako Johna Moegana albo pod bardzo poufałym imieniem Indianina Johna. Zwyczaje Moegana który tyle czasu spędził wśród białych były tylko na pół cywilizowane dzikość w nim przeważała jak u wszystkich ludzi, którzy żyją pod wpływem Anglików i Amerykanów w Indianinie zbudziły się nowe potrzeby jego ubranie było więc mieszaniną stroju europejskiego i indiańskiego mimo tęgiego mrozu głowę miał gołą, okrytą tylko długimi gęstymi czarnymi i szorstkimi włosami, które z ciemienia opadały mu na czoło i nawet na policzki można by rzec, że pod ich nieprzeniknioną zasłoną kryje przed ludźmi, którzy znali jego przeszłość. Wstyd szlachetnej duszy bolejącej nad utraconą sławą. Jego czoło, gdy je odsłaniał, było dumne, szlachetne i wysokie. Nos drza długiego, tak zwanego rzymskiego nosa, rozdymały się w siedemdziesiątym roku życia jak za młodu. Usta szerokie, zaciśnięte i nadzwyczaj wyraziste zdradzały nieugięty charakter. Gdy się rozwierały, Widać było wspaniałe zdrowe drobne i regularne zęby podbródek miał okrągły lecz niewystający kości policzkowe kwadratowe i wydatne charakterystyczne dla indianina małe czarne uważnie patrzące w głąb sieni oczy lśniły w blasku świec jak dwie ogniste kule gdy zauważył że go dostrzeżono zrzucił z ramion derkę która opadła na kamasze z niewyprawionej jeleniej skóry od Obsunięcia się na ziemię powstrzymało ją łyko, którym Moegan był mocno przepasany. Teraz Indianin ruszył w głąb sieni. Wszyscy podziwiali jego spokojny, dumny chód, aż do pasa był nagi. U szyi na kozłowym rzemyku wisiał medal z wizerunkiem Waszyngtona. Spokojnie spoczywał na wysoko sklepionej piersi między licznymi bliznami. Moegan był barczysty, ale jego foremnym zresztą ramionom. Brakło mięśni, które wyrabia ciężka praca. Medal był teraz jego jedyną zdobą, lecz bezlitośnie przedziurawione uszy, długie i obwisłe, świadczyły, że ongiś tkwiły w nich jakieś upiększenia. W ręku trzymał mały koszyczek z jesionowych pręcików, pokryty fantastycznymi czerwono-czarnymi rysunkami na tle bieli drzewa. Wszyscy się rozstąpili i stary Indianin stanął przed młodym, myśliwym. Nie odezwał się do niego ani słowem i tylko pałającym wzrokiem patrzył na zranione ramię. Potem badawczo spojrzał na sędziego, który ze zdziwieniem obserwował tajemnicze zachowanie się Indianina, zwykle tak spokojnego i pokornego. Po chwili jednak podał staremu rękę i powiedział: Witam cię, Johnie. Ten młodzieniec najwidoczniej jest wysokiego mniemania o tobie, bo woli byś ty go opatrzył zamiast doktora Toda. Moegan. Odpowiedział poprawną angielszczyzną niskim, monotonnym i gardłowym głosem. Dzieci Mikuona nie lubią widoku krwi, a jednak młodego orła zraniła ręka, która nie powinna czynić zła. ganie, mój stary Johnie, zawołał sędzia, czy sądzisz, że mógłbym umyślnie rozlać krew? Wstydź się, wstydź, stary Johnie. Religia powinna cię była nauczyć czegoś innego. Zły duch żyje czasem w najlepszym sercu, odparł John. Ale mój brat mówi prawdę. Jego ręka umyślnie nie zabiła nikogo, nawet wtedy, kiedy dzieci wielkiego angielskiego ojca zaczerwieniły wody rzeki krwią narodu. Pewnie przypominasz sobie, Johnie, poważnie wtrącił pastor Graham, przykazanie naszego Zbawiciela, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Po cóż zresztą sędzia miałby zranić tego młodzieńca, którego nie zna i który nie może mu zrobić ani nic dobrego, ani złego? John z szacunkiem wysłuchał pastora, a gdy ten skończył, wyciągnął rękę i żywo odparł: Jest niewinny. Mój brat tego nie zrobił. Marmaduk. Uścisnął podaną mu rękę, uśmiechnął się przy tym na znak, że wybacza staremu podejrzenie, któremu zrazu się dziwił. Tymczasem młodzieniec ciekawie przyglądał się to swemu przyjacielowi, to gospodarzowi. Zaraz po wymianie uścisku dłoni John zabrał się do opatrywania rany. Doktor Todd wcale się nie gniewał o to naruszenie swych praw. Ustąpił miejsca nowemu lekarzowi z taką miną, jakby uważał, że teraz po szczęśliwym zabiegu, kiedy nawet dziecko poradziłoby sobie z raną, można ulec kaprysowi pacjenta. Szepnął nawet do ucha panu lekua. Całe szczęście, że wyjąłem kulę przed przyjściem Indianina. Teraz tyle baba potrafi obandażować ranę. <śmum> Podobno ten młodzieniec mieszka razem z Johnem i na Bampo. Zawsze najlepiej ustąpić choremu, jeśli tylko można. Mówię, jeśli można. Z pewnością. Odparł Francuz. Zdaje się, że ma pan szczęśliwą rękę, panie Todd. Myślę, że stara gospodyni doskonale zakończyłaby tak zręcznie zaczęte dzieło. Ryszard natomiast w głębi duszy żywił wielkie uznanie dla wiedzy Mohegana, zwłaszcza gdy chodziło o rany. Zrezygnował więc z udziału w sławie, podszedł do Indianina i powiedział: Witaj, wodzu, witaj, stary przyjacielu. Cieszę się, żeś przyszedł. Do operacji dajcie mi tylko prawdziwego lekarza, jak nasz doktor Todd. Ale w gojeniu ran indiańscy znachorzy są niezastąpieni. Pamiętasz, Johnie, jak zestawialiśmy na Natiemu złamany palec, gdy spadł ze skały próbując wydostać z rozpadliny zestrzeloną kuropatwę? Do dziś nie wiem, kto ją ustrzelił, czy ja, czy Nati. On wypalił pierwszy ptak, przypadł, ale znów się poderwał i wtedy pociągnąłem za cyngiel. Mógłbym sobie rościć prawo do zdobyczy, ale Natty powiedział, że śród nie robi takiej dziury, a on strzelał kulą. Jednak moja strzelba wcale nie dawała rozrzutu i gdy strzelałem do celu, zawsze wybijałem jedną dziurę jak od kuli. Czy mam ci pomóc, Johnie? Wiesz, że to dla mnie nie nowina. Indianin cierpliwie słuchał tych wywodów. A gdy Ryszard skończył, podał mu koszyk z medykamentami i ruchem wskazał, by mu go podtrzymał. Ryszard nie oponował i, później, ilekroć opowiadał całą historię, zwykł mawiać: Kulę wydobyłem wspólnie z doktorem Todem, a potem wraz z Indianinem Johnem opatrzyłem ranę. W rękach Moegana pacjent bardziej przypominał prawdziwego pacjenta niż gdy go męczył lekarz. Indianin nie wystawiał na próbę jego cierpliwości, bo wszystko miał już gotowe. Szybko nałożył opatrunek z utłuczonej kory, zaprawionej jakimś sokiem wyciśniętym z leśnych ziół. Wśród mieszkańców puszczy spotykało się dwojakiego rodzaju znachorów. Jedni wierzyli tylko w siły nadprzyrodzone. Tych darzono o wiele większym szacunkiem niż zasługiwali. Drudzy natomiast rzeczywiście znali się na drobnych i pospolitych niedomaganiach i jak wspomniał Natty, byli znawcami ran ciętych i tłuczonych. Ryszard z zapałem pomagał Johnowi w nakładaniu opatrunku. W pewnej chwili chcąc przytrzymać koniec bandażu, oddał koszyczek doktorowi, a ten najspokojniej zabrał się do przeglądania jego zawartości. Znalazł jakieś kawałki drzewa i kory, które zaraz sobie przywłaszczył. I pewnie nic by nikomu o tym nie powiedział, gdyby nie spostrzegł, że sędzia patrzy na niego swymi niebieskimi oczami. Wtedy szepnął: Trudno zaprzeczyć, panie sędzio, że dzicy znają się coś niecoś na medycynie to u nich przechodzi z ojca na syna na przykład są nadzwyczajni jeśli chodzi o raka i wściekliznę. Zabiorę tę korę do domu i poddam analizie. Pewnie nie przyniesie ulgi młodzieńcowi, ale może zawierać jakieś składniki dobre na ból zębów, reumatyzm i inne dolegliwości. Zawsze trzeba się uczyć nawet od Indian. Na szczęście dr Todd wyznawał liberalne zasady umiejętnie łącząc je z praktyką, zdobywał wiadomości, dzięki którym coraz lepiej wykonywał swe obowiązki. Ale proces, jakiemu poddał w domu lek Moegana, nie miał nic wspólnego z regułami chemii. Zamiast analizy wykonał syntezę, umiejętnie złożył w całość szczapki i korę i ustalił, z jakiego drzewa pochodzą. W dziesięć lat później, kiedy cywilizacja ze wszystkimi jej subtelnościami przesiąkła, a raczej wdarła się do tego górskiego zakątka, Odbył się tu pojedynek. Wtedy Elnatan przyłożył rannemu taki sam wyciąg z drzewa czy korzenia, jakiego użył teraz Moegan. W 20 lat później, gdy wybuchła nowa wojna między Anglią i Stanami Zjednoczonymi, Elnatan, wsławiony tymi dwoma operacjami, pociągnął w pole jako chirurg brygady wystawionej przez zachodnią część stanu New York. Po nałożeniu opatrunku młodemu myśliwemu, Moegan poprosił Ryszarda. O zaszycie bandaży i oddał mu igłę i nici, z którymi nie umiał się obchodzić. Sam z wielką powagą odszedł na bok i czekał, aż Ryszard upora się z zadaniem. Dajcie nożyczki, powiedział Ryszard przy ostatnim ściegu, kiedy już nałożył całą górę bandaży na ranę. Dajcie nożyczki, bo muszę uciąć tę nitkę. Gdyby się dostała pod opatrunek, zakaziłaby ranę. Spójrz, Johnny. Te szarpie, których nadarłem, Włożyłem między dwa płaty płótna. Wprawdzie kora świetnie goi, ale szarpie ogrzeją ranę. Jeśli szarpie w ogóle się na coś przydają, to tylko takie. Sam ich naskubałem, a w całym patencie nikt tego lepiej nie zrobi. Jakże żeby mogło być inaczej? Mój dziadek był lekarzem, a ojciec miał wrodzone zdolności do medycyny. Proszę, powiedziała Remarkable, wyciągając spod grubej, zielonej spódnicy zczerniałe nożyce na mój rozum, Zeszył pan te gałgany nie gorzej od kobiety. Od kobiety, powtórzył oburzony Ryszard. Cóż kobiety się na tym znają? A pani jest najlepszym tego dowodem. Czy takimi nożycami manipuluje się przy ranie? Doktor Todd, poproszę o nożyczki z pańskiego futerału. No, młody człowieku, myślę, że teraz już wszystko pójdzie dobrze. Kule wyjęto po mistrzowsku, choć nie powinienem tak mówić, bo sam w tym brałem udział, a ranę pięknie opatrzono. Niedługo będzie pan całkiem zdrów, choć cios, jaki pan zadał moim koniom, może ranę zaognić. Ale wszystko będzie dobrze. Musiał się pan zdenerwować, na, a na koniach pan się nie zna. Intencje jednak były szlachetne, więc nie mówmy już o tym. Nie wątpię, że chciałeś jak najlepiej. Tak, tak, teraz już wszystko będzie dobrze. A zatem, panowie, nie będę nadużywał waszej cierpliwości i zabierał wam czasu powiedział młodzieniec, wstając i ubierając się. Musimy tylko uzgodnić, czyja będzie zwierzyna. Przyznaję, że należy do ciebie, młodzieńcze, odrzekł marmaduk. Winienem ci znacznie więcej niż kawał zwierzyny. Wpadnij do nas jutro rano. Uregulujemy tę sprawę i inne, znacznie ważniejsze. Elżbieto zwrócił się do dziewczyny, która znów weszła do sieni, gdy się dowiedziała, że ranę już opatrzono. Każda ci jeść temu młodzieńcowi, zanim wyruszymy do kościoła. Niech Agi przygotuje sanki, odwiezie rannego do jego przyjaciela. Muszę jednak dostać część kozła, rzekł młodzieniec najwidoczniej walcząc ze sobą. Już panu powiedziałem, że potrzebuję mięsa. Och, nie bądźmy małostkowi, wtrącił Ryszard. Sędzia jutro zapłaci za kozła, a Remarkejbu da panu całe mięso z wyjątkiem combra. Myślę, że to jest korzystne dla pana młodzieńcze. Postrzelono cię, ale nie okaleczono. Opatrzono cię wspaniale, z pewnością nie gorzej niż w szpitalu w Filadelfii, a może nawet lepiej. Jelenia sprzedałeś za dobrą cenę, zatrzymując całe mięso i skórę. Marki, powiedz Tomowi, by mu dołożył skórę, zwrócił się do remarkable'u i znów do młodzieńca. A jutro przynieś mi tę skórę. Dam Ci za nią pół dolara, co najmniej trzy szylingi i sześć pensów. Potrzebna mi będzie na siodło dla kuzynki bez. Dziękuję panu za szczodrość, a niebu za ocalenie, odparł młody myśliwy. Ale panowie zatrzymujecie tę część zwierzyny, którą sobie upatrzyłem. Comber muszę mieć dla siebie. Muszę, powtórzył Ryszard, muszę to słowo, które trudniej przełknąć niż jelenie rogi. Tak, muszę, powtórzył młodzieniec, wyzywająco spoglądając w koło ale napotkawszy zdziwiony wzrok Elżbiety, dorzucił już łagodniej, oczywiście jeżeli człowiekowi wolno jeszcze rozporządzać ubitą zwierzyną, i jeśli prawo broni jego własności. Prawo jest po jego stronie, z lekką urazą i zdziwieniem przeciął spór sędzia. Benjamin nie dopilnuj, aby kozła w całości umieszczono w saniach. Rannego każ odwieść do chaty skórzanej pończochy. Chciałbym jednak wiedzieć, jak się nazywasz, młodzieńcze i muszę ci jeszcze raz ujrzeć, by wynagrodzić ci krzywdę? Nazywam się Edwards odrzekł myśliwy Oliver Edwards mieszkam blisko, nie trudno więc będzie mnie zobaczyć. Nie wstydzę się też pokazywać ludziom na oczy bo nikomu nie wyrządziłem krzywdy. To my skrzywdziliśmy pana wtrąciła się Elżbieta zmartwi pan ojca, odrzucając naszą pomoc. Niechże pan przyjdzie jutro rano. Młodzieniec uważnie przyjrzał się pięknej dziewczynie, która zarumieniła się pod jego spojrzeniem. Wreszcie zebrał myśli, schylił głowę, wbił oczy w dywan i odpowiedział. Przyjdę jutro do pana sędziego i skorzystam z sanek na dowód przyjaźni. Przyjaźni? Powtórzył marmaduk. Nie powinien się pan o nic gniewać, bo nie miałem żadnych wrogich zamiarów wobec pana. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom odezwał się pastor Grant. Tak nakazywał nam Chrystus, a dla nas, Jego pokornych wyznawców, nakaz ten winien być święty. Młodzieniec chwilę stał zamyślony, potem raz jeszcze rozejrzał się po sieni ciemnymi, nieco dzikimi oczami i nisko skłoniwszy się pastorowi, ruszył ku drzwiom tak stanowczym krokiem, że trudno go było zatrzymywać. Dziwne to, aby młody człowiek tak długo żywił urazę, powiedział marmaduk po wyjściu obcego. Ale na świeżo i kiedy ból jeszcze dokucza, człowiek silniej odczuwa krzywdę. Myślę, że jutro go zobaczymy i że nie będzie już taki zawzięty. Elżbieta milczała, choć ojciec mówił do niej. Wolno poszła sienią prosto przed siebie, wpatrując się w drobny wzór angielskiego dwustronnego dywanu, pokrywającego podłogę. Ryszard zaś. Zaraz po wyjściu młodzieńca strzelił z bata i zawołał – "Diuku, oczywiście zrobisz jak chcesz, ale ja bym tak łatwo nie zrezygnował z Sombra. Czyż te góry i doliny nie są twoje? Czy lasy nie należą do ciebie? Jakim prawem skórzana pończocha i ten jegomość polują na twych terenach? W Pensylwanii znałem farmera, który równie mało liczył się z myśliwymi jak ja z drzewem, gdy każę Benjaminowi dokładać do ognia. – Ale, ale, Beniaminie, spójrz na termometr. Skoro mógł sobie pozwolić na to farmer na stu akrach, to cóż dopiero mówić o właścicielu sześćdziesięciu tysięcy akrów? Nie, nawet nie 60 lecz 100 po wliczeniu ostatniego nabytku. Moegan może i ma pewne prawa jako Indianin, ale cóż on tam zrobi ze swoją flintą? Panie Lekua, jak te sprawy wyglądają we Francji? Czy pierwszy lepszy facet może tam łazić? Gdzie chce, jak u nas, i strzelać wam zwierzynę z przednosa? Ale gdzie tam, panie Diku? odparł Francuz. We Francji nikomu nie użyczamy takich swobód, chyba tylko damom. Tak, tak, rzekł Ryszard. Wiem, to wynika z waszych praw salickich. Czytuję, panie, wszelkie książki o Francji, Anglii, Grecji i Rzymie. Gdybym był dziukiem, zaraz jutro wywiesiłbym zakaz strzelania i włóczenia się po moich lasach. W godzinę przygotowałbym ostrzeżenie, które położyłoby kres. Podobnym sprawom. Ryszardzie, spokojnie powiedział major Hartmann, wytrząsając popiół z fajki do stojącej obok spluwaczki. Niech pan posłucha. Przeżyłem 75 lat nad mochałkiem i w puszczy. Lepiej już mieć do czynienia z diabłem niż z myśliwymi. Zawsze mają strzelbę pod ręką, a ta znaczy więcej niż prawo. Czyż Marmaduk nie jest sędzią? Odparł Ryszard z oburzeniem. Po co być sędzią? Albo pod jabła sędzia, jeśli prawo nie istnieje. Niech szlak trafi tego jego mościa. Mam wielką ochotę oskarżyć go jutro przed Dulitlem za wtrącenie się do zaprzęgu. Nie boję się jego strzelby i ja umiem strzelać. Nieraz już z trzystu jardów strzelałem w dolara. Ale prawie zawsze pudłowałeś? Wesoło zawołał sędzia. Chodźmy już do stołu, bo jak widzę z miny Remarkable, kolacja gotowa. Panie Lecoua, córka czeka na Pańskie ramię, bez, bądź łaskawa pójść naprzód. O oh, ma chère mamelle, comme je suis enchantée, powiedział Francuz. Il ne manquait que les dames de faire un paradis de templeton. Wszyscy wyszli. W sieni pozostał tylko pastor Grand, Mohegan, i Benjamin, który uprzejmie czekał na pastora, a oprócz tego chciał wypuścić Indianina. – Johnny, – powiedział Grand, – kiedy już zamknęły się drzwi za sędzią idącym na końcu, jutro świętujemy narodzenie Zbawiciela. W tym dniu nasz Kościół wzywa swe dzieci do modłów i dziękczynienia. Wszyscy muszą wziąć udział w tej tajemnicy wiary. Przyjąłeś chrzest, wszedłeś na drogę cnoty i wyrzekłeś się zła. Wierzę więc, że cię ujrzę jutro przy ołtarzu skruszonego i pokornego. John przyjdzie – Odparł Indianin bez najmniejszego zdziwienia, choć niewiele zrozumiał ze słów pastora. Tak, mówił dalej duchowny łagodnym ruchem, kładąc rękę na śniadym ramieniu starego wodza, ale nie dość przyjść do kościoła, trzeba być tam duszą i myślą. Zbawiciel umarł za wszystkich ludzi, za biednych Indian i za białych. Niebiosa nie znają różnic w kolorze skóry, a więc i na ziemi powinien być jeden kościół. Dobra to rzecz i korzystna, Johnie, odświeżyć wiarę i podtrzymać jej płomień przez udział w świętych uroczystościach. Ale bezduszna forma, pozbawiona szczerej wiary i głębokiej pokory, jest jedynie dłym, dymem przed tronem naszego pana. Indianin wyprostował się na całą wysokość, cofnął o krok, wyciągnął w górę prawą rękę, palcem wskazał w dół, jakby z nieba ku ziemi. Lewą dłoń przyłożył do piersi i powiedział stanowczym tonem. Wielki duch widzi spoza chmur. Pierś Moegana jest obnażona. To dobrze Johnie. Myślę, że dopełniasz obowiązku chrześcijanina. To przyniesie ci pociechę i korzyść. Wielki duch nie zapomina o żadnym ze swych dzieci, i jednak troszczy się o syna puszczy jako mieszkańca pałacu. Życzę ci spokojnej nocy i niech cię Bóg błogosławi. Indianin. Schylił głowę przed pastorem i rozstali się. John, aby odejść do swej chaty, pastor by przyłączyć się do reszty towarzystwa. Benjamin, wypuszczając starego wodza, zawołał za nim, jakby mu chciał dodać otuchy. Ksiądz mówi prawdę, Johnie. Gdyby tam w niebie zwracali uwagę na kolor skóry, to mogliby odmówić wpisania do niebiańskich rejestrów urodzonego chrześcijanina takiego jak ja tylko dlatego, że się opalił. Żeglując pod równikiem. A jeżeli już o to chodzi, przeklęty wiatr północno-zachodni wybieli nawet skórę murzyna. Nasuń derkę na głowę, bo twoja czerwona skóra nie ostoi się przed nocnym mrozem. Rozdział ósmy. Tu się gromadzą ze świata wygnańcy, gwarząc serdecznie każdy w swojej mowie. Campbell. Zapoznaliśmy już czytelnika z głównymi bohaterami naszej opowieści. Ale by nadać jej większą wiarę, musimy wyjaśnić, czemu wprowadziliśmy aż tak różnorodne postacie. W czasach, w których rozgrywa się nasza historia, Europa przeżywała głębokie wstrząsy. Ścięto Ludwika XVI, a najbardziej cywilizowany naród świata przechodził wielkie przemiany. Okrucieństwo wzięło w nim górę nad miłosierdziem, dzikość nad wielkodusznością i odwagą. Tysiące Francuzów musiało szukać schronienia w odległych krajach. Między tymi, którzy z Francji i jej wysp wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, był znany już czytelnikom Monsieur Lecroy. Sędziemu tempu polecił go właściciel jednego z wielkich. Nowojorskich domów handlowych, z którym Marmaduke utrzymywał ożywione stosunki. Od pierwszego spotkania z Francuzem, Marmaduk dojrzał w nim człowieka dobrze wychowanego i pamiętającego lepsze czasy. W panu Lecroix podejrzewano plantatora z Indii Zachodnich, jakich wielu uciekło z San Domingo i innych wysp. Ludzie ci żyli teraz w Stanach Zjednoczonych, cierpiąc biedę, a nieraz nędzę. Panu Lecroix Jednakże szczęście dopisało. Udało mu się coś niecoś uratować, jak sam mówił, bardzo mało, lecz dość, by założyć sobie sklepik. Marmaduk miał umysł niezwykle praktyczny, a przy tym dobrze znał życie osadników. Pod jego kierunkiem pan Lekua nakupił różnych towarów: kilka par ubrań, nieco bielizny, trochę artykułów kolonialnych, wiele prochu i tytoniu. Nie zapomniano też o artykułach żelaznych. Przede wszystkim o nożach kieszonkowych kotłach na potas i sagankach pamiętano o kolekcji prostych garnków glinianych wyjątkowo niezgrabnych i tandetnych słowem o wszystkim co łącznie z takimi luksusowymi towarami jak lusterka i harmonika wynaleźli ludzie dla zaspokojenia swych potrzeb zaopatrzony w te cenne przedmioty pan lekua stanął zaladą i z cudowną giętkością Pełnił rolę sklepikarza równie wdzięcznie, jak on dziś poruszał się po salonach. Dzięki uprzejmości i umiejętności jednania sobie ludzi, wkrótce zdobył ogromną popularność. Poza tym kobiety odkryły, że ma dobry gust. Jego perkaliki były najładniejsze albo najefektowniejsze ze wszystkich. Trudno też było targować się z tak wykwintnym panem. Dzięki umiejętnemu połączeniu tych wszystkich środków. Interesy pana Lekua zakwitły, a osadnicy poczęli go uważać za drugiego z kolei bogacza w patencie. Ta nazwa patent, której już poprzednio używaliśmy i której jeszcze nieraz użyjemy, obejmowała ziemię nadaną królewskim patentem staremu majorowi Effinghamowi. Teraz po konfiskacie przeszła ona na własność marmaduka tempu. W nowych częściach stanu Powszechnie używano tej nazwy, przy czym uzupełniano ją nazwiskiem posiadacza Włości. Mówiono więc patent Templa lub Effingema. Major Hartman był potomkiem człowieka, który wraz ze swymi współrodakami wyemigrował z Nadrenu na brzegi Mochołku. Stało się to za czasów panowania królowej Anny. Potomkowie tych uchodźców żyli teraz w spokoju i dobrobycie na urodzajnych brzegach pięknej rzeki. Niemcy albo górnoholendrzy, jak ich nazywano w odróżnieniu od holenderskich kolonistów z Dolnej Holandii, byli szczególnymi ludźmi. Cechowała ich ta sama powaga co Holendrów, ale nie mieli ich flegmy. Tak jak oni byli pracowici, uczciwi i gospodarni. Fritz albo Fryderyk Hartmann reprezentował wszystkie zalety i wady, słabostki i doskonałości swej rasy. Pasjonat i milczek. Uparty i wielce podejrzliwy w stosunku do obcych, niezwykle odważny, kryształowo uczciwy, był niezachwianie wierny w przyjaźni. Łatwo przechodził od gniewu do wesołości i to była jedyna zmienna cecha jego charakteru. Miesiącami potrafił być poważny, tygodniami wesoły. Wcześniej przywiązał się do marmaduka tempu, jedynego człowieka, który, nie znając niemieckiego, potrafił pozyskać jego przyjaźni. Cztery razy na rok, w równych odstępach, Hartmann porzucał swój niski. Murowany domek nad brzegiem mochołku i jechał 30 mil przez góry, by zapukać do drzwi dworu w Templeton. Zwykle gościł w nim tydzień i, jak opowiadano, folgował sobie w jadle i trunkach, w czym Richard Jones dzielnie mu sekundował. Wszyscy go lubili, nawet remarkej był Pet Boone, chociaż sprawiał jej kłopot swymi wizytami. Tak był szczery, prosty i czasem zaraźliwie wesoły. Tym razem jak zwykle ściągnęły go do Templeton święta Bożego Narodzenia. Nie zdążył nawet godziny zabawić w osadzie, gdy Ryszard zabrał go do sań na powitanie sędziego i Elżbiety. Zanim przystąpimy do opisu pastora Granta i warunków jego pracy, musimy się cofnąć znaczny kawał czasu do początków powstania osady. Wydaje się, że człowiek najprzód dąży do zaspokojenia swych potrzeb cielesnych, a dopiero potem duchowych. Na karczowiskach patentu templa? Zrazu mało myślano o religii, ale że osadnicy przeważnie pochodzili z bogobojnych stanów Connecticut i Massachusetts. Gdy już się zadomowili, poczęli się poważnie zastanawiać nad wprowadzeniem swych zwyczajów i wiary, o której przede wszystkim myśleli ich ojcowie. Oczywiście poglądy tych ludzi na wolną wolę i miłosierdzie nie były zgodne, czemu nie można się dziwić, jeśli się zważy różnicę wychowania. Po wytyczeniu ulic, postawieniu pierwszych domów i nadaniu osadzie wyglądu wsi, zwołano zebranie mieszkańców, by się naradzić nad budową akademii. Pomysł wyszedł od Ryszarda, któremu marzył się uniwersytet lub co najmniej college. Mijały lata zebranie następowało po zebraniu, a sprawa stała w miejscu. Uchwałę za uchwałą ogłaszano na pierwszej stronie małej miejscowej gazetki drukowanej raz w tygodniu na niebieskim papierze na poddaszu dworu. Przejezdni widywali ją regularnie wetkniętą w szczelinę słupa w miejscu, gdzie dróżka z samotnej chatki jakiegoś osadnika łączyła się z gościńcem. Ten słup był jednocześnie urzędem pocztowym. Zdarzało się, że nawet zaopatrzonym w małą skrzyneczkę. Wówczas poczmistrz Przejeżdżający tędy kładł w nią całą paczkę tych cennych gazet, i mieszkańcy okolicy mogli zaspokoić swój tygodniowy głód literatury. Pod tymi uchwałami, zredagowanymi kwiecistym stylem, zwykle mówiącymi o błogosławieństwie nauki oraz politycznym i geograficznym prawie Templeton do własnego uniwersytetu, pod wzmiankami o czystości powietrza i wody, taniej żywności i przykładnych miejscowych zwyczajach. Widniały nazwiska Marmaduka Temple jako prezesa i Ryszarda Jonesa, sekretarza, złożone wersalikami. Na szczęście dla całego przedsięwzięcia centralne władze uniwersyteckie chętnie słuchają apeli do ich wielkoduszności, gdy tym wezwaniom mogą towarzyszyć poważne dotacje. Sędzia zdecydował się wreszcie ofiarować potrzebny teren i nawet własnym kosztem wystawić budynek. Teraz znów puszczono w ruch talenty pana, albo jak go nazywano, od chwili objęcia urzędu sędziego do Litla, a Ryszard wsparł go całą swą wiedzą. Nie będziemy się rozwodzić nad różnymi planami i pomysłami naszych architektów. Nie wypada nam tego robić, bo nad tymi planami, wybierając co najlepsze, dyskutowało zebranie szanownego i starego bractwa wolnomularzy, którego wielkim mistrzem był Ryszard. Pewnego dnia masoni, czyli wolnomularze z wielką pompą, pod najrozmaitszymi sztandarami niosąc tajemnicze emblematy, ubrani w krótkie imitacje fartuszków, wyszli z loży na sprytnie w tym celu wybranym podstryszku, oberży śmiały dragon, utrzymywanej przez kapitana Hollistera i pomaszerowali na plac budowy. Tu Ryszard z odpowiednią powagą na oczach wszystkich kobiet i przynajmniej połowy mężczyzn, mieszkających w promieniu 10 mil od Templeton, położył kamień węgielny pod gmach uczelni. Przez parę następnych tygodni podobny tłum często się zbierał i przyglądał umiejętności Hirama we władaniu kątownicą. Wszystko szło doskonale. Szkielet budynku wyrósł bez wypadku, jeśli nie liczyć paru upadków z koni, gdy robotnicy po pracy wracali do domu. Budowa szybko szła naprzód, i przy końcu lata gmach, duma osady, dzieło młodych architektów i przedmiot zachwytu wszystkich mieszkańców patentu, stanął w całej swej krasie. I okazałości. Był to długi, biały, drewniany budynek. Ponad połowę jego ścian stanowiły okna. Gdy się rankiem stało po zachodniej stronie tego domu, widziało się przez niego wschód słońca. Istotnie miejsce było niewygodne, otwarte i ze wszystkich stron dostępne dla światła. Budynek od frontu zdobiły rzeźby w drzewie, zaprojektowane przez Ryszarda, a wykonane przez Hirama. Największą jednak dumą gmachu była wieżyca. I okno na drugim piętrze, tuż nad drzwiami, czyli nad głównym wejściem. Okno powstało z połączenia stylów, o czym świadczyły liczne ornamenty i niezwykłe wymiary. Składało się z trzech części: łukowato zakończonego środka i dwóch małych kwadratowych skrzydeł. Całość mieściła się w masywnych ramach, pracowicie wyrzezanych z sosnowego drzewa, w które wprawiono niezliczoną ilość mdłych, zielonkawych szkiełek o wymiarze popularnie zwanym 8 na 10. Dzieło to chroniły okiennice, które zapewne byłyby zielone i harmonizowałyby z całością, gdyby nie brak funduszów zawsze niełaskawych dla tego rodzaju przedsięwzięć. Dlatego okiennice zachowały pierwotny kolor ołowiu. Wieżyca była właściwie małą kopułą pośrodku dachu, wspartą na czterech wysokich słupach sosnowych, żłobkowanych i przeładowanych rzeźbami. Kopuła miała kształt odwróconego spodeczka bez denka, a z jej środka sterczał w górę drewniany trzpień przebity dwoma żelaznymi prętami na krzyż. Na ich końcach umieszczono litery NSE i W, czyli symbol wolnomularzy. Również żelazne. Całość ukoronowana była Drewnianą podobizną ryby, własnoręcznie wyrzeźbioną przez Ryszarda i pomalowaną na kolor, który artysta nazwał Jezioro Rybnym. Niewątpliwie miał rację, bo choć ryba miała odgrywać rolę chorągiewki na dachu, zawsze tęsknie zwracała się ku pięknej gładzi jeziora zamkniętego w templetońskich górach. Wkrótce po nadaniu nowemu zakładowi praw nauczania, jego opiekunowie zaangażowali profesora. Ukończył on jedno z koledż. We wschodnich Stanach i teraz miał kształcić w murach nowego budynku młodzież spragnioną wiedzy. Na piętrze opisanego przez nas gmachu mieściła się tylko jedna sala, przeznaczona na uroczyste obchody i popisy. Natomiast Parter dzielił się na dwa pokoje dla dwóch podstawowych gałęzi wiedzy Łaciny i angielskiego. Łacina nie cieszyła się dużym wzięciem, chociaż często z otwartych okien leciały słowa. Nominativus penna genetivus penne, które szczerze cieszyły przechodniów i wyjaśniały im przeznaczenie budynku. Ale tylko jeden jedyny męczennik tej świątyni, Minerwy, zaszedł aż tak daleko, że porwał się na przykład Wergiliusza. W obecności niezwykle podnieconej rodziny farmerów, w sąsiedztwie Wystąpił na dorocznym popisie recytując z pamięci całą pierwszą sielankę i umiejętnie efektownie przestrzegając intonacji w dialogu. Po raz ostatni w tym budynku a zapewne po raz pierwszy na świecie słyszano taką łacinę, jaka wychodziła z jego ust. Brzmiała ona: Tityre tu patu lacrecu bansub tegmine fagi. Silvestrem tenu i Musa Meditaris Avena. Opiekunowie zakładu doszli w tym czasie do wniosku, że zanadto wyprzedzili czas i wobec tego zastąpili profesora zwykłym bakałażem, który zgodnie z zasadą, co nagle to po diable, udzielał tylko początków angielskiego. Odtąd, aż do opisywanych wydarzeń, akademia była tylko szkołą wiejską. W Auli odbywały się Szczególnie ważne rozprawy sądowe. Czasem wieczorami zebrania religijne ludzi spragnionych wiary. Nieraz po południu odbywały się tu bale pod protektoratem Ryszarda i niezmiennie w niedzielę publiczne nabożeństwa. Jeśli w sąsiedztwie zjawił się duchowny z sekty metodystów, baptystów, uniwersalistów lub najliczniejszej, presbiterianów, zapraszano go, aby odprawił nabożeństwo w Templeton. Wynagradzano go dodatkami zbieranymi do kapelusza przed rozejściem się wiernych. Ale gdy brakło duchownego, któryś z bardziej uduchowionych osadników odmawiał zaimprowizowaną modlitwę jedną lub dwie, a Ryszard odczytywał kazanie ze zbioru Sterna. Z tej przypadkowości wynikł zupełny chaos w poglądach na bardziej zawiłe zagadnienia wiary. Każda sekta miała swoich zwolenników, ale żadna nie była należycie zorganizowana. Pisaliśmy już o religijnych zapatrywaniach Marmaduka. Małżeństwo nie uporządkowało jego wątpliwej wiary, jego matka i żona należały do kościoła episkopalnego. Marmaduk buntował się przeciw poufałym nocnym rozmowom przywódców tego kościoła z Bogiem. Formalnie należał do kościoła episkopalnego, ale nie był jego wyznawcą. Ryszard zaś był ślepowierny zasadom swej wiary i gorliwie ich przestrzegał. Nieustępliwy pod tym względem usiłował parokrotnie nadać niedzielnym nabożeństwom, gdy je celebrował episkopalną formę. Ale że był skłonny do przesady i przybierał papieskie tony, większość jego słuchaczy opuszczała następne nabożeństwo. A w trzecią niedzielę słuchał go już tylko Ben Pomp, który łączył w sobie upór, i prawowierność prawdziwego wyznawcy Kościoła anglikańskiego. Przed wojną rewolucyjną niektórzy wyznawcy tego kościoła w macierzy mocno popierali też jego rozwój w koloniach i nie szczędzili datków na jego nieliczne kongregacje. Ale niebawem, po zdobyciu niepodległości przez Stany Zjednoczone, sekta podupadła z braku naczelnej władzy. Wreszcie wybrano świątobliwych godnych tej misji księży i wysłano ich. Do Anglii, by tam nabrali tego autorytetu, który, jak wiadomo, spłynąć może tylko z jednego duchownego na drugiego. W ten sposób spodziewano się zachować jedność Kościoła Narodowego. Aż nagle wyłoniła się przeszkoda w postaci przysięgi, którą polityka angielska tak chętnie wiąże ręce swym urzędnikom. Upłynęło sporo czasu, zanim wreszcie świadomość obowiązku pozwoliła prałatom przelać na innych tak bardzo upragniony autorytet w sprawach wiary. Czas, cierpliwość i zapał usunęły wszystkie przeszkody. Godni szacunku wysłannicy Kościoła Amerykańskiego powrócili do czekających na nich diecezji jako najwyżsi dostojnicy Kościoła na ziemi. Teraz już bez trudu wyświęcono pastorów i diakonów, wysłano misjonarzy do nowych, jeszcze niezorganizowanych osad, by tam podtrzymywali gasnący płomień wiary. Do tych duchownych należał pastor Grant. Wyznaczono mu okręg, którego stolicą był Templeton. Marmaduk uprzejmie mu zaproponował, by się na stałe osiedlił w osadzie, a Ryszard uporczywie przy tym obstawał. Dla rodziny pastora przygotowano skromną i małą siedzibę, do której zjechał dopiero parę dni temu. Pierwsza niedziela upłynęła pastorowi bezczynnie, bo w większości parafian obcy był jego ceremoniał odprawiania mszy, a na dobitkę duchowny z innej sekty zdążył go uprzedzić. Ale teraz, gdy ten rywal przeleciał jak meteor, napełniwszy atmosferę światłem swej wiedzy, Ryszard został upełnomocniony do ogłoszenia, że wielebny pastor Grant odprawi nabożeństwo według obrzędu protestanckiego kościoła episkopalnego w wieczór wigilijny w auli Akademii Templetońskiej. Ta wiadomość wywołała duże poruszenie wśród wyznawców różnych sekt. Jedni ciekawi byli nabożeństwa, inni sarkali, ale większość, pamiętając religijne wystąpienia Ryszarda oraz tolerancję, a raczej obojętność Marmaduka w sprawach wiary, wolała milczeć. Mimo wszystko nabożeństwo wieczorne wzbudziło ogólną ciekawość, która jeszcze wzrosła, gdy rankiem tegoż dnia ujrzano Ryszarda i Benjamina, niosących z lasu całe naręcze i odłowych łapek. Widziano, jak weszli do budynku Akademii i starannie się w nim zamknęli. Ryszard przed rozpoczęciem tajemniczego zajęcia ku uciesze jasnowłosych wisusów, uprzedził nauczyciela, że w tym dniu lekcji nie będzie. Marmaduka listownie zawiadomiono o tych przygotowaniach i z góry ustalono, że zjedzie wraz z córką na czas, by uczestniczyć w wieczornej uroczystości. A teraz powróćmy do naszej opowieści. Rozdział 9. W każdego oku zachwyt teraz błyska, drób, ryby, mięso pachnie na półmiskach, a goście według rangi zerkają ku stołom, łykając je noślinkę, i krążą wokoło jak sęp, co czuje, że uczta już bliska. Helioga baliada. Do pokoju, do którego Pan Lekła wprowadził elżbietę, wchodziło się przez drzwi pod urną z rzekomymi prochami Dydony. Był to pokój obszerny i foremny, ale tak samo niedbale ozdobiony i umeblowany jak sień. Stało tu dwanaście zielonych drewnianych foteli, wyściełanych poduszkami, pokrytymi tą samą wełną, z której uszyta była spódnica Remarkable. Stoły ginęły pod nakryciem i można o nich powiedzieć tylko tyle, że były duże i masywne. Wielkie lustro w złoconej ramie wisiało na jednej ze ścian, a na kominku wesoło płonęły kłody cukrowego klonu. Sędzia przede wszystkim spojrzał na kominek i na widok płonących kłód gniewnie zwrócił się do Ryszarda. Tyle razy mówiłem, żeby nie palić cukrowym klonem w tym domu. Boli mnie widok soku parującego w ogniu. Kto ma takie wielkie lasy, jak ja powinien świecić przykładem i nie pozwalać na bezmyślne wycinanie bogactw, które przecież nie są nieprzebrane. Jak tak dalej pójdzie za dwadzieścia lat, zabraknie nam opału. Opału w tych górach, kuzynie. Zawołał Ryszard szyderczo. Opału, Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że w jeziorze zabraknie ryb, bo na wiosnę odprowadzę drewnianymi rurami wodę do wsi z kilku strumieni. Ale ty zawsze musisz sobie coś ubrdać. Cóż sobie ubrdałem, jeśli potępiam zwyczaj palenia w piecu tymi perłami naszego lasu, tymi bezcennymi bogactwami natury, istnymi skarbnicami dobrobytu? poważnie zapytał sędzia. Gdy tylko śniegi stają, wyślę w góry ekspedycję na poszukiwanie węgla. Węgla? powtórzył Ryszard. Jakiż wariat będzie wydobywał węgiel, skoro dla jednego buszla będzie musiał wygrzebać tyle korzeni, że rok będzie nimi palił? Marmaduku, zostaw to mnie, już ja się lepiej na tym znam. To ja kazałem rozpalić taki suty ogień, by rozgrzać kuzynkę. Bo cię usprawiedliwia, odparł sędzia. Panowie, proszę do stołu. Elżbieto, zajmij honorowe miejsce. Ryszard pewnie wyręczy mnie w krajaniu mięsa i siądzie naprzeciw ciebie. Oczywiście, że cię wyręczę, zawołał Ryszard. Mamy tu indyka, a pochlebiam sobie, że umiem dzielić indyka i gęś jak nikt inny. Gdzie się podział pastor Grand? Czy zechce pan odmówić modlitwę? Wszystko wystygnie. Przy tym zimnie potrawy zamarzają w pięć minut po zdjęciu z ognia. Pastorze Grand? Prosimy o modlitwę. Pobłogosław, panie, te dary. Siadajcie, państwo, siadajcie. Kuzynko bez. Czy wolisz skrzydełko czy kawałek piersi? Ale Elżbieta ani nie siadła do stołu, ani nie kwapiła się do skrzydełka czy kawałka piersi. Roześmianymi oczami patrzyła na nakrycie i na smakowite, wyborne potrawy. Sędzia wkrótce spostrzegł jej wzrok, uśmiechnął się i powiedział. Widzisz, jaka wspaniała gospodyni z remarkejbu? Przygotowała nam pyszną wieczerzę, która zaspokoiłaby nawet najbardziej wygłodzonych. O Jezu, cieszę się, że pan sędzia zadowolony odparła Remarkable. Boję się tylko, że trochę przesadziłam z przyprawami. Chciałam jednak wszystko zrobić jak najlepiej na powitanie Elżbiety. Moja córka jest już dorosłą kobietą i od tej chwili panią domu powiedział sędzia. Wszyscy więc winni mówić do niej Miss Temple. Co też pan gada? Zawołała zaskoczona Remarkable. Kto słyszał, żeby do młodej panny mówić miss? Gdyby pan miał żonę, oczywiście mówiłabym do niej miss tempu. Mam tylko córkę, ale życzę sobie, aby pani w przyszłości tak ją tytułowała. Przerwał Marmaduk. Sędzia powiedział dość ostro, a że w takich chwilach przybierał rozkazującą minę, przezorna gospodyni wolała się nie sprzeciwiać. Pastor grant. Właśnie wszedł, wszyscy więc zasiedli do stołu. Wieczerza była typowo amerykańska w guście owych czasów. Opiszemy więc ją pokrótce. Serwety i obrusy były z pięknego adamaszkowego płótna, talerze i półmiski z prawdziwej chińskiej porcelany, co w owych czasach stanowiło w Ameryce prawdziwy zbytek. Noże i widelce oprawne w kość słoniową błyszczały polerowaną stalą. Pod tym względem bogactwo Marmaduka przyczyniło się nie tylko do wygody, lecz i do zaspokojenia dobrego smaku, ale o obfitości dań i ich doborze zadecydowała wyłącznie Ramar Cable. Przed Elżbietą leżał wielki pieczony indyk, a przed Ryszardem drugi, gotowany. Na środku stołu, między czterema półmiskami, ustawiono parę srebrnych masywnych kompletów do soli, octu i innych przypraw. Na jednym z półmisków Widać było jakieś wyszukane danie z szarych wiewiórek, na drugim smażoną rybę, na trzecim gotowaną, a na czwartym pieczeń z jelenia. Między tymi daniami a indykami stały z jednej strony wielki chiński półmisek z pieczenią z niedźwiedzia, z drugiej smakowity, duszony udziec barani. Wśród półmisków umieszczono różne jarzyny dostępne o tej porze roku i w tym kraju. Ciasta postawiono na czterech rogach. Na jednym piętrzyły się dziwacznie, poskręcane, wymyślnego kształtu orzechowe ciasteczka, na drugim stos jakiejś czarnej masy, która swój kolor zawdzięczała melasie. Ten wyrób nazywał się po prostu słodkim ciastem i był ulubionym przysmakiem. Remarkej był i jej najbliższy. Na trzecim rogu widać było półmisek użyjemy tu terminu gospodyni z kwadracikami piernika. A na ostatnim jakąś ciemnawą substancję upstrzoną rodzynkami, która pewno dlatego nazywała się rodzynkowym keksem. Poza tym na każdym rogu stały sosierki z gęstym płynem zagadkowej barwy i składu, urozmaicone ciemnymi kawałkami czegoś bliżej nieokreślonego. Remarquebu nazywała to po prostu konfiturami. Na każdym talerzu odwróconym dnem do góry leżały skrzyżowane nóż i widelec a obok stał mały talerzyk ze srokatym pierogiem z trójkątnych płatków jabłek, siekanego mięsa, dyni, borówek i jajecznego kremu. Na skrawkach wolnego miejsca ustawiono karawki z wódką, rumem, jałowcówką i winem oraz dzbany z cydrem i piwem. Cydr to takie młode wino z jabłek. Znalazło się też miejsce na wazę pieniącego się flipu, czyli słodkiej mieszaniny wódki z piwem. Spod tego wszystkiego prawie nie widać było obrusa, choć stół był ogromny. Najwidoczniej chodziło o obfitość, nawet kosztem porządku i ładnego wyglądu. Dla sędziego i reszty towarzystwa, wszystko to najwidoczniej nie było nowością, bo od razu zabrali się do jedzenia z apetytem, który przynosił zaszczyt gustowi i umiejętnościom kulinarnym remarkable. Można było tylko dziwić się Ryszardowi i Hartmanowi, którzy wprost od stołu wyjechali na spotkanie sędziego, ale Hartman z dala od domu jadł i pił bez miary. Ryszard zaś zwykle brał najżywszy udział we wszystkim, co się działo. Gdy całe towarzystwo wygodnie się usadowiło i zabrało do jedzenia, sędzia, który już trochę ochłonął z gniewu, postanowił się wytłumaczyć. Oburza mnie, powiedział zwracając się do pana Lekua, marnotrawstwo osadników, gdy chodzi o cenne drzewa. Sądzę, że pan to zauważył. Raz widziałem człowieka, który zrąbał całą sosnę, by sobie wyciąć palik na płot. Resztę zepchnął w przepaść, gdzie zgniła, a przecież z gałęzi miałby dość palików. Za pień zaś dostałby w Filadelfii przynajmniej dwadzieścia dolarów. A jakże u diabła, przepraszam, pastorze, przerwał Ryszard, jakżeby ten biedak dostarczył drzewo do Filadelfii? Przyniósłby je w kieszeni, jak garść kasztanów, lub pęczek jałowca? Chciałbym cię zobaczyć paradującego po głównej ulicy miasta z sosnowym pniem w każdej kieszeni. Co ty opowiadasz, kuzynie? Wystarczy drzew dla nas wszystkich, kuzynie, i jeszcze trochę zostanie. Stoją tak gęsto i są takie wysokie, że jak wyjdę na polanę, nawet nie wiem skąd wiatr wieje. Tak, tak, nie wiedziałbym, gdyby nie chmury, choć znam się na kompasie. Tak, tak, panie! Zawołał Benjamin, który właśnie wszedł i stanął za krzesłem sędziego, nieco z boku, by przy lada sposobności wtrącić się do rozmowy. Zawsze patrzeć w górę, panie! Zawsze w górę! Starzy marynarze mówią: Nawet diabeł nie będzie dobrym marynarzem, jeśli nie patrzy w górę. A bez kompasu, panie, nie ma sterowania. Ja tam zawsze patrzę na bocianie gniazdo jak nazywam ten punkt obserwacyjny, co go pan Ryszard wybudował na dachu. A gdy jest pochmurno lub drzewa mi zasłaniają widok, wyciągam kompas, ustalam kierunek, odległość i wychodzę prawidłowym kursem. Od czasu jakieśmy wykończyli tę wieżyczkę świętego Pawła, jest na co się orientować w żegludze po lasach, bo u Boga Ojca, jak byłem, dobrze już, dobrze, Beniaminie przerwał mu sędzia, widząc, że Elżbieta marszczy się na zbytnią poufałość Benjamina. Zapominasz, że mamy tu damę w naszym towarzystwie, a kobiety przede wszystkim same lubią mówić. Mądre słowo, panie sędzio, zawołał Benjamin, śmiejąc się skrzekliwie. Ano mamy tu pannę remarkable pretty bones Niech no tylko wyjmie zawleczkę z języka, a usłyszymy taki trajkot, jakbyśmy z podwietrznej podeszli... Do francuskiego korsarza, albo nie przymierzając, do Tuzina małp upchanych w worku. Trudno przewidzieć, w jakim stopniu gospodyni potwierdziłaby prawdę tych słów, gdyby się nie bała. Ale choć sędzia spojrzał na nią surowo, nie mogła opanować gniewu i trzęsąc się ze złości, wybiegła z pokoju. Ryszardzie, powiedział sędzia. Gdy spostrzegł, że osiągnął cel. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym młodzieńcu, którego tak nieszczęśliwie zraniłem? Natknąłem się na niego, gdy polował wraz ze skórzaną pończochą, jakby był jego krewnym, a jednak widzę różnicę w ich manierach. Młodzieniec mówi językiem niemal wyszukanym, jaki rzadko się słyszy w tych górach. Dziwne to wobec jego prostego ubrania i myśliwskiego trybu życia. Moegan również go zna. Pewnie mieszka w chacie nad jego, panie Lekua. Czy pan zauważył, jak on mówi? Certainement, monsieur Temple, odparł Francuz. doskonale mówi po angielsku. To żadne cudo, rzekł Ryszard. Znałem dzieci, które wcześniej posyłano do szkół i które w dwunastym roku życia mówiły znacznie lepiej. Na przykład taki Zaret Koł, syn starego Neymia, pierwszego osadnika na łąkach przy Bobrowej Tamie. W czternastym roku życia pisał prawie tak samo dobrze jak ja. Co prawda, pomagałem mu w nauce wieczorami, ale tego strzelca, o którym mówisz, warto postawić pod pręgierz, jeśli jeszcze kiedy chwyci za lejce. To największy niezgrabiarz, jakiego znam. Chyba poganiał tylko woły? Krzywdzisz godi konie odparł sędzia. Wykazał dużą przytomność umysłu, czy prawda, bos? Pytanie było najnaturalniejsze w świecie, ale Elżbieta, wyrwana z zamyślenia, zarumieniła się po uszy. Uważam, rzekła, że działał szybko, zręcznie i odważnie. Nie wiem jednak, co powie Ryszard. Na tych rzeczach tak samo się nie znam, jak tamten gentleman. Dżentelmen, jak echo powtórzył Ryszard, czy to w szkole nazywaliście takich poczciwców dżentelmenami? Każdy mężczyzna jest gentlemanem, jeśli traktuje kobietę delikatnie i z szacunkiem. Bez namysłu odpowiedziała Elżbieta. Tyle hałasu o to, że wstydził się pokazać dziedziczce obnażone ramię, zawołał Ryszard, mrugając na pana lekła, który w odpowiedzi przymrużył jedno oko, gdy drugim z uznaniem patrzył na Elżbietę. Wszystko tylko nie, gentleman, ale muszę przyznać, że ma celne oko i wprawną rękę. Potrafi trafić kozła, prawda, marmaduku? Ryszardzie, odezwał się major Hartman, odwracając poważne oblicze do Jonesa. To dobry chłopak. Uratował życie Tobie i nam. Nigdy nie zostanie bez domu, dopóki stary Fritz Hartmann ma choć jedną dachówkę nad głową. Jak pan chce, panie majorze, odrzekł Ryszard z udaną obojętnością. Może go pan sobie zabrać do swego murowanego domu. Ja jednak twierdzę, że młodzik sypiał w szałasie krytym korą, lub najwyżej w chatce skórzanej pończochy. Mówię wam, że go rozpuścicie w krótkim czasie. Widzieliście, jak zadarł nosa tylko dlatego, że stał przy koniach, gdy je zawróciłem na drogę? Nie, nie, drogi przyjacielu wtrącił się marmaduk to ja przede wszystkim muszę się zatroszczyć o tego młodzieńca, poza tym, że uratował moich przyjaciół, jestem jego osobistym dłużnikiem. Widzę jednak, że nie będzie to łatwa sprawa. Wyraźnie nie uśmiecha mu się myśl zamieszkania u nas, prawda, bez? Tak, ojcze odparła Elżbieta lekko wydymając dolną wargę pięknych ust. Nie przyglądałam mu się aż tak uważnie, by dojrzeć jego uczucia. Zdawało mi się, że go rana boli, dlatego współczułam mu, ale z ukrytą ciekawością spojrzała na Benjamina. Chyba Benjamin może nam coś o nim powiedzieć. Przecież musiał go widywać w osadzie. Tak, już go widywałem, powiedział zachęcony Benjamin. W pogoni za zwierzyną... Ciąga się po tych górach za nad tym Bampo, jak łódź za okrętem, i ma dobrą strzelbę. Niedalej jak we wtorek wieczorem skórzana pończocha przy kominku w gospodzie Betty Hollister, mówił o nim, że to prawdziwy pogromca zwierza. Jeśli ma rację, to może młodzik ubije Rysia, co ryczy nad brzegiem jeziora od czasu, gdy mrozy i śniegi spędziły jelenie w stada. I dobrze zrobi, bo Ryś to kiepski towarzysz, i trzeba go wylawirować z kursu chrześcijanina. Czy ten młodzieniec mieszka razem z Bampo? Ciekawie zapytał Marmaduk. Mieszkają pod jednym dachem. W środę będzie trzy tygodnie, jak się po raz pierwszy pojawił na horyzoncie u boku skórzanej pończochy. Złowili wilka i przynieśli jego skalp. By otrzymać nagrodę, ten Bampo nabył wielkiej wprawy w skalpowaniu. W osadzie mówią, że się tego wyuczył na poległych chrześcijaninach. Gdyby to była prawda, a ja bym tu był kapitanem, jak jaśnie pan sędzia, to bym go zaraz kazał oćwiczyć. Mamy tu piękny słup, stoi burta w burtę z dybami, a dyscyplinę sam przyrządzę, tak, panie? I nawet mogę go własnoręcznie oćwiczyć, gdyby się tego nikt inny nie podjął. Nie powinieneś wierzyć w takie głupstwa. Nati ma jakby przywilej polowania w tych górach, a jeśli wiejscy próżniacy chcą mu zalać sadła za skórę, jak to czasem robią zawodowym hultajom, to prawo go chroni. Strzelba jest lepsza od prawa, filozoficznie zauważył major. E, tam jego strzelba! Ryszard lekceważąco wstryknął palcami. Ben ma rację i ja. Przerwał mu dźwięk zwykłego dzwonu okrętowego zawieszonego na wieżycy Akademii. Jego monotonny głos wzywał na wieczorne nabożeństwo. Dzięki ci, panie, za twoje hojne dary. Przepraszam, pastorze Grand, proszę niech pan mówi modlitwę. Czas na nas jedynych wyznawców episkopalnej wiary na całą okolicę, to znaczy na mnie Beniamina i Elżbietę, bo marmaduk ze swą niedopieczoną wiarą gorszy jest od heretyka, pastor wstał pokornie i żarliwie pomodlił się, i wszyscy ruszyli do kościoła, a raczej do akademii. Rozdział dziesiąty. I przyzywając grzesznych do modlitwy długo, głęboko wieczorny dzwon dzwonił. Scott, Ryszard, pan Lequa i Benjamin pomaszerowali na przełaj dróżką wydeptaną w śniegu. Sędzia zaś, Elżbieta, Pastor i Major pojechali naokoło ulicami osady. Księżyc już wzeszedł, jego tarcza jasno oświetlała ciemną linię jodeł na wschodnich stokach gór. W innym klimacie rzekłbyś, że niebo jest jasne jak w biały dzień. Gwiazdy przyćmione srebrzystą poświatą migotały niby iskry odległego ogniska. Gładź jeziora odbijała blask Księżyca, a refleks padający z ośnieżonych pól dodawał mu jeszcze jasności. Elżbieta, siedząc w sankach, które gładko sunęły główną ulicą, zajęła się odczytywaniem szyldów, wiszących prawie nad każdymi drzwiami. Co chwila napotykała nie tylko zupełnie nowe dla siebie sklepy, lecz zakłady, ale i obce nazwiska. Nawet domy się zmieniły temu wyrosła jakaś przybudówka, tamten świeżo odmalowano, inny stanął na miejscu dawnego, znanego, który znikł, ledwie powstał. Ale ze wszystkich wychodzili mieszkańcy i tłumnie śpieszyli do akademii, gdzie Ryszard i Benjamin wspólnym wysiłkiem zgotowali im niespodziankę. Nasyciwszy oczy widokiem domów wyglądających naprawdę ładnie, w jasnym i łagodnym blasku księżyca, Elżbieta poczęła się przyglądać ludziom, których mijali. Szukała wśród nich znajomych twarzy, lecz wszyscy wolno sunący wąskim przekopem w śniegu pod domami, do połowy nim zakryci, okutani w płaszcze, w czapkach i kapturach, wydawali się jednacy. Kilka razy myślała, że poznaje kogoś po sylwetce czy ruchach, ale znajoma postać natychmiast ginęła za olbrzymimi sągami drzewa spiętrzonego niemal przed każdymi drzwiami. Dopiero gdy Sanki ostro skręciły z głównej ulicy w poprzeczną, wiodącą do Akademii, ujrzała znajomą twarz i dom. Dom stał na jednym z głównych rogów osady. Z wydeptanego progu, z rozkołysanego szyldu, jękliwie skrzypiącego w podmuchach wiatru wiejącego z nad jeziora, wynikało, że była to jedna z najbardziej uczęszczanych obersz. Budynek był zaledwie jednopiętrowy, ale jego mansardowe okna. Kolor, okiennice i nade wszystko wesoły ogień, widoczny przez otwarte drzwi, nadawały mu przytulny wygląd, o wiele milszy od wyglądu sąsiednich domów. Szyld jak zwykle w piwiarniach wisiał na belce i przedstawiał jeźdźca w bermycy na głowie, zbrojnego w szable i pistolet, siedzącego na ognistym rumaku, który staje dęba. Elżbieta znała te wszystkie szczegóły i bez trudu odcyfrowała w świetle księżyca słowa "Śmiały Dragon" z mało czytelnego czarnego napisu. W chwili, gdy sanki mijały oberże, wyszedł z niej jakiś mężczyzna wraz z kobietą. Mężczyzna utykał na nogę, co jeszcze bardziej podkreślało jego sztywny, wojskowy krok. Kobieta szła pewnie z miną wyniosłą, jakby nic ją nie obchodziło, dokąd idzie. Blask księżyca padał na jej pełną, szeroką, czerwoną i wybitnie męską twarz, wyglądającą spod imitacji koronkowego czepca, który najwidoczniej miał łagodzić surowe rysy. Czarny jedwabny kapturek modnego kroju okrywał tył głowy. Nie zasłaniając wcale twarzy podobnej w księżycowym blasku do zachodzącego słońca, kobieta szła męskim krokiem, chcąc dopędzić sanki. Gdy już do nich podeszła, sędzia kazał imiennikowi greckiego króla zatrzymać konie. Witam pana i życzę szczęścia, sędzio, z wyraźnym irlandzkim akcentem zawołała kobieta. Zawsze rada pana widzę naprawdę a to jest panna Elżbieta wyrosła nadrodną kobietę. A gdybyśmy tu mieli jakie wojsko, podbijałaby niejedno młode serce. Ale nie trzeba mówić o takich marnościach, gdy dzwon wzywa na nabożeństwo tak, jak nas kiedyś wezwie w najmniej spodziewanej chwili. Dobry wieczór, majorze, czy po nabożeństwie przygotować dzban gintody dla pana? A może pierwszy wieczór w osadzie i w dodatku w Boże Narodzenie spędzi pan u sędziego? Dobry wieczór, pani Holister, odparła Elżbieta. Pani jest pierwszą znajomą osobą, którą spotykam, choć pilnie się rozglądałam. Dom państwa nic się nie zmienił, inne gdyby nie miejsca, na których stoją, wydałyby się mi całkiem obce. Widzę też, że zachowaliście państwo stary szyld malowany przez Ryszarda. I nawet napis został ten sam, choć kiedyś wywołał sprzeczkę. Myśli pani o śmiałym dragonie. <laughs> A jakże inaczej można by nazwać mego nieboszczyka męża? Wszyscy go tak nazywali, co może potwierdzić mój obecny mąż-kapitan, który stoi tu obok. Zawsze był chętny do wszystkiego, można było na nim polegać. Och, zmarło mu się tak nagle, ale myślę, że Bóg się nad nim ulitował za jego zasługi. Pastor Grand chyba to potwierdzi. Tak, pan Ryszard wymalował szyld, a ja chciałam, by człowiek, który dzielił z nami złą i dobrą dole, patrzył na nas z góry. Wprawdzie oczy nie są takie wielkie i ogniste, ale wąsy i czapa kubek w kubek jego. Nie będę państwa trzymała na mrozie. Wpadnę jutro rano po nabożeństwie dowiedzieć się o zdrowie. Miły to obowiązek odwiedzić przy okazji dom otwarty dla wszystkich. Niech was Bóg błogosławi. Więc jak, majorze? Przygotować panu coś do picia? Niemiec zgodził się z powagą, sędzia zamienił parę słów z małżonkiem czerwonolicy i oberżystki i sanki ruszyły dalej. Niebawem zajechały przed drzwi Akademii, gdzie wszyscy wysiedli i weszli do środka. Jones i jego dwaj towarzysze, idąc krótszą drogą, przybyli o parę minut wcześniej. Ryszard wsadził ręce w kieszenie i z miną człowieka przywykłego do podobnych ceremonii, przechadzał się przed drzwiami, zamiast wejść do środka i napawać się podziwem osadników. A tymczasem osadnicy napływali bez przerwy i wchodzili do budynku pozornie z niezachwianą powagą i obojętnie, a w gruncie rzeczy pożerani ciekawością. Przybyli z sąsiedztwa, nakrywali konie niebieskimi lub białymi kocami, a potem, nie zatrzymując się, śpieszyli do środka, by jak najprędzej ujrzeć wnętrze sali. Ryszard podchodził prawie do wszystkich, pytał o zdrowie i o rodzinę. Najwidoczniej dobrze znał każdego, bo łatwo rzucał imionami nie tylko dorosłych, ale i dzieci. A z odpowiedzi, jakie mu dawano, widać było, że jest ogólnie lubiany. Wreszcie od strony osady nadszedł jakiś mężczyzna, który przystanął i począł uważnie przyglądać się nowemu, murowanemu budynkowi. Trzeba przyznać, że ten gmach, który rzucał długi cień na śnieżne pola, pięknie wyglądał, częściowo w półcieniu, częściowo w pełnym blasku księżyca. Przed akademią był pusty plac, przeznaczony na skwer. Naprzeciw miejsca, gdzie stał Jones, wznosił się nowy, niedokończony Kościół świętego Pawła. Wzniesiono go ubiegłego lata przy pomocy tzw. subskrypcji, choć prawie wszystkie koszty pokrył sędzia. Budowę kościoła podjęto, bo powszechnie uważano, że w długiej sali akademii nie przystoi już odprawiać nabożeństw. Na mocy cichej zgody postanowiono, że dopiero po wzniesieniu kościoła zadecyduje się, jakiemu obrządkowi ma on służyć. Oczywiście ta sprawa nie dawała spokoju niektórym gorliwszym sekciarzom. Gdyby sędzia Tempel, który był otoczony tak wielkim szacunkiem, że nikt nie śmiał mu oponować, wypowiedział się za którąś z sekt, sprawa byłaby z miejsca przesądzona. Ale sędzia milczał i stanowczo odmówił swego poparcia Ryszardowi, który po cichu zapewniał biskupa, iż nowy kościół i cały zbór z radością przejdzie pod skrzydła protestanckiego kościoła episkopalnego. Wkrótce jednak stanowisko sędziego wyszło na jaw i wówczas Ryszard przekonał się, że czeka go twardy orzech do zgryzienia. Zaczął więc chodzić od domu do domu i agitować. Słuchano go cierpliwie, nie wdając się w dysputy. Był więc święcie przekonany, że dopiął swego i, chcąc kuć żelazo póki gorące, zwołał zebranie za pomocą notatki w gazecie. Ale nikt nie przyszedł i Ryszard spędził najbardziej przykre popołudnie w życiu na jałowej dyskusji z panią Holisterową, która upierała się, że metodyści, jej własna sekta, mają najwięcej praw i najbardziej zasługują na objęcie nowej świątyni. Ryszard dopiero teraz przekonał się, że był zbyt wielkim optymistą i że jak każdy, kto nie umie postępować z tymi ostrożnymi i sprytnymi ludźmi, dał się wywieść w pole. Postanowił więc maskować się jak umiał i krok za krokiem dążyć do celu. Budowę jednomyślnie powierzono Johnsonowi i Hiramowi Doolittle. Oni przecież połączonymi siłami wznieśli dwór sędziego, akademię i więzienie. Tylko oni wiedzieli, jak zaplanować i zbudować gmach, jaki był teraz potrzebny. Na samym początku architekci podzielili się pracą. Ryszard miał sporządzić plany, Hejrem kierować budową. Zapewniwszy sobie tę przewagę, Ryszard w cichości ducha postanowił, że okna będą miały romańskie łuki. Pierwszy krok na drodze do realizacji jego marzeń. A że budynek wznoszono z cegły, mógł się z tym ukryć aż do momentu wyprawienia ram. Wtedy trzeba było działać. Ostrożnie zakomunikował Heyramowi o swym planie, nic nie mówiąc, co kryje się za jego kulisami i z żarem podkreślając tylko architektoniczne zalety romańskich łuków. Heyram słuchał cierpliwie, nie oponował i nie zdradził się ze swymi myślami. Ryszard miał za sobą prawa projektodawcy. Nie spotkał się więc z bezpośrednim protestem, ale natychmiast poczęły się rodzić liczne trudności. Po pierwsze, nagle zabrakło odpowiednich materiałów na ramy. Ryszard zaradził temu jednym pociągnięciem ołówka, zmniejszając okna o dwie stopy. Wówczas Hiram napomknął o kosztach. Ryszard odparł, że za wszystko płaci jego kuzyn, którego on jest skarbnikiem. To przeważyło szale i po cichym, długim, lecz bezowocnym oporze Hiram ustąpił. Następna trudność wyłoniła się przy dzwonnicy. Tu Ryszard wzorował się na mniejszej wieżyczce ze zdobiących londyńską katedrę. Ale naśladownictwo trochę kulało, bo spaczył proporcje. Po wielu trudnościach szczerze się jednak ucieszył na widok czegoś, co uderzająco przypominało karafeczkę na ocet. Mimo wszystko z dzwonnicą Poszło mu łatwiej niż z oknami, bo osadnicy lubili nowości, a tu chodziło o coś bez precedensu. Na tym na razie przerwano pracę. Trudne zagadnienie wnętrza odłożono na potem. Ryszard dobrze wiedział, że gdy dojdzie do chórów i prezbiterium, które w Ameryce można spotkać tylko w kościołach episkopalnych, będzie się musiał zdemaskować. Stawiając jednak na już osiągnięte zwycięstwo, śmiało nazwał budynek kościołem świętego Pawła, a hejrem ostrożnie się z tym pogodził, tylko dodawał słówko nowy. Nazwa zapożyczona od angielskiej katedry budziła w nim mniejszą niechęć niż sam święty. W mężczyźnie, który przystanąłby się przyjrzeć budynkowi Kościoła, poznamy często już przez nas wspomnianego pana Dulitla. Był to człowiek wysoki, szczupły, o ostrych rysach twarzy, w której pospolita przebiegłość przebijała spod przybranej godności. Ryszard, a za nim pan Lekua i Benjamin podeszli do niego. Dobry wieczór panu, powiedział Ryszard i kiwnął głową, nie wyjmując rąk z kieszeni. Dobry wieczór panu, odparł Hiram, całym ciałem odwracając się do Ryszarda. Zimno dziś, panie Dulitl, bardzo zimno. Zimnawo. Dokuczliwy ziąb. patrzy pan na nasz kościół. <laughs> Cudnie wygląda w świetle księżyca, pięknie błyszczy cyna na kopule. Ręczę, że tamten kościół świętego Pawła nie błyszczy tak w londyńskiej mgle. Z przyjemnością patrzę na ten dom Boży, odrzekł Hejrem. Sądzę, że Messiele i pan Pengiliem zgodzą się ze mną. Bardzo piękny budynek, zawołał zawsze uprzejmy Francuz. Widziałem, że pan tak powie. Ten syrop, który pan ostatnio mi sprzedał, był doskonały. Czy ma pan go jeszcze? O oui, tak, drogi panie. Wzruszając lekko ramionami i wykrzywiając twarz w nieokreślonym grymasie, odparł Francuz. Jeszcze jest. Cieszę się, że panu smakował. Jak się ma pani Dulittle? Ciągle w ruchu odparł Hiram. I zwracając się do Ryszarda, Czy pan jeszcze nie skończył planów wnętrza? Nie, jeszcze nie, odparł Ryszard, robiąc znaczące pauzy. Trzeba się dobrze zastanowić nad wszystkim. Mamy do zapełnienia duże wnętrze i doprawdy nie wiadomo, jakie najlepiej urządzić. Dużo wolnego miejsca zostaje kołambony, której nie chciałbym przyczepiać do ściany, jak y, jaką strażniczą budkę. Ławkę dla Wikarego zwykło się umieszczać pod amboną, odrzekł hejram, i jakby pozwolił sobie za wiele zaraz dorzucił, ale w różnych krajach panują różne zwyczaje. Ano tak, wtrącił się Beniamin. Na brzegach Hiszpanii i Portugalii, na każdym cyplu sterczy klasztor żeński, a na nich więcej dzwonnic, siodeł, masztowych i chorągiewek niż na trzymasztowym szkunerze. Gdy się jednak chce porządnego kościoła, najlepiej naśladować starą Anglię. Ja tam nie widziałem katedry Świętego Pawła, bo z w Highway i z doków za daleka do niej droga, ale każde dziecko wie, że to najwspanialsza świątynia na świecie. A co do naszego kościoła, to widzi mi się, że na ogół tak przypomina katedrę jak delfin wieloryba, bo jest tylko mniejszy. Pan Lequa bywał w świecie i choć Francja to nie Anglia, wie z grubsza, jak ma wyglądać kościół. Pytam go więc prosto w oczy, czy to niedobrze obmyślany budynek? Bardzo odpowiada przeznaczeniu, odparł Francuz. Bardzo pomysłowa budowa, ale w katolickich krajach buduje się, jak się nazywa, e, la grande cathédrale, aha. Katedry. Katedra Świętego Pawła w Londynie jest bardzo ładna, olbrzymia, piękna, ale za przeproszeniem, panie Ben, nie umywa się do naszej Notre Dame. Ach, mój panie, co też pan powiada? zawołał Ben. Święty Paweł nie umywa się do waszej damy. I wymachując zaciśniętą pięścią większą od głowy Francuza, przybrał tak groźną postawę, że Ryszard musiał go powstrzymać całym swym autorytetem. Dość Beniaminie, powiedział. Nie zrozumiałeś pana, lekła, i w dodatku zapominasz się. Pastor już nadchodzi, zaraz zacznie się nabożeństwo. Wejdźmy. Francuz, który jak przystało na dobrze wychowanego człowieka, pogodnie potraktował oburzenie Beniamina, czym wyraził politowanie dla jego ciemnoty, skłonił się Ryszardowi na znak zgody i poszedł za nim. Z tyłu szli Heyrem i Beniamin, który mruczał pod nosem. Gdyby ten król francuski miał jaki dach nad głową, godny katedry św. Pawła, to bym jeszcze cierpiał. Ale jak tu wytrzymać, gdy Francuz tak postępuje, że postponuje angielski kościół? Panie Dulitl, przecież widziałem, jak zatonęły ich dwie fregaty, zwinne, dobrze uzbrojone, którym brakło tylko angielskiej załogi, by samego diabła zapędzić w kozi róg. Z tymi złowróżbnymi słowami, wszedł do kościoła. Rozdział jedenasty Głupcy, co przyszli tutaj dla szyderstwa, w modlitwie padli na klęczki. Goldsmith Mimo połączonych wysiłków Benjamina i Ryszarda, długa sala niemal wcale nie przypominała kościoła. Ławki grubo ciosane, byle tylko służyły celowi, stały w szeregach przygotowane dla wiernych. Pudło z surowego drzewa tuż przy ścianie, po jej środku imitowało ambonę. Na tym podniesieniu widniało coś przypominającego pulpit, a mały machoniowy stoliczek z dworu sędziego, nakryty nienagannie czystym adamaszkowym obrusem, stał z boku jak ołtarz. W każdą szczelinę w drzewie tego pośpiesznie skleconego budynku i na gwałt przygotowanych ławek w pęknięcia ambony powtykano sosnowe i jodłowe gałęzie. Niezliczone Irlandy. Pokrywały ściany wysmarowane na brunatno. Dziesięć czy piętnaście nędznych świeczek nie mogło rozjaśnić sali, która przy osłoniętych oknach wyglądałaby nieprzytulnie i posępnie w ten uroczysty wieczór, gdyby nie wesoły ogień płonący na dwóch jej końcach. Blask radośnie trzaskających płomieni, widoczny między gęsto ponatykanymi gałęziami i siedzącymi ludźmi, rozweselał całą scenę. Mężczyźni i kobiety siedzieli oddzielnie. Przedzielało ich wolne miejsce przed amboną. Stało tam kilka ławek dla miejscowych i okolicznych personatów. Była to koncesja biednych na rzecz możnych, którzy zresztą wcale jej nie żądali. Jedną z pierwszych ławek zajął sędzia z córką i ze swymi towarzyszami. Z pozostałych wiernych tylko doktor Todd odważył się narazić na zarzut, że zadziera nosa. I usiadł dosłownie przy ołtarzu. Ryszard usadowił się w fotelu na drugim stole, skąd miał sprawować funkcję ministranta. Beniamin zaś dorzucił kłód do ognia i stanął obok Ryszarda, by w razie potrzeby przyjść mu z pomocą. Przekroczylibyśmy zakreślone sobie zadanie, gdybyśmy opisali zebrane osoby, których strój był tak samo różnorodny jak i oni. U kobiet Widziało się niezwykle piękne ozdoby, zapewne pamiątki przeszłości, przy zwykłych, prostych, osadniczych ubiorach. Ta miała na sobie spłowiałą jedwabną suknię, pamiętającą co najmniej trzy pokolenia i grube wełniane czarne pończochy. Tamta szal. Miniący się wszystkimi kolorami tęczy, narzucony na źle skrojoną suknię z surowego brązowego samodziału. Słowem, wszyscy mężczyźni i kobiety ubrali się odświętnie i włożyli co mieli najlepszego, choć główna część ich ubioru uszyta była z miejscowego, prymitywnego samodziału. Jeden z mężczyzn zjawił się w mundurze ochotnika artylerzysty. W tej broni służył w prowincjach przybrzeżnych, bo nie miał lepszego ubrania. Wielu zwłaszcza młodszych przez zwykłą próżność włożyło niebieskie spodnie z czerwoną wypustką, które stanowiły część umundurowania templetońskiej lekkiej piechoty, bo chciało pokazać się w kupnym ubraniu. Był też mężczyzna w myśliwskiej obszernej śnieżnobiałej koszuli, ozdobionej frędzlami, a patrzący nań dostawali gęsi i skórki. Na szczęście gruba, samodziałowa kurtka pod koszulą dostatecznie grzała jej właściciela. Twarze osadników Szczególnie tych, którzy mieszkając po farmach, nabyli ogłady mieszkańców, były jak ulał podobne do siebie. Jednakowo opaleni od nieustannego przebywania na powietrzu, osadnicy byli też jednakowo poważni, skupieni, sprytni i w tej chwili zaciekawieni. Lecz tu i tam widać było jakąś twarz lub ubiór odbijający od innych. Dzioby po ospie na rumianym obliczu, kamasze na nogach i dobrze skrojone ubranie zdradzały angielskiego emigranta, który zapędził się aż do tego zakątka świata. Ostre rysy, blada cera i wystające kości cechowały Szkota, również uchodźcę. Czarnooki, niski mężczyzna o śniadej twarzy Hiszpana, co chwila podrywający się na nogi, by ustąpić miejsca tutejszej piękności, był Irlandczykiem, który rozstał się z workiem domokrążcy i jako kupiec posiadł w Templeton. Słowem, połowa narodów Europy była tu reprezentowana, choć ludzie ci z wyglądu z wyjątkiem Anglika już się zdążyli zasymilować. Ten zaś nie tylko nie zrezygnował ze swych zwyczajnych w stroju i sposobie życia, ale nawet orał ziemię, tak jak ją orał na równinach Norfolku. Aż wreszcie drogo okupione doświadczenie pouczyło go, że zdrowomyślący naród Lepiej wie, co mu odpowiada, niż przypadkowy widz czy przybysz zbyt pewny swego lub zbyt zarozumiały, aby się uczyć. Elżbieta szybko spostrzegła, że cała uwaga zebranych skupiła się na niej i na pastorze Grancie. Przez skromność zatem ograniczyła się tylko do ukradkowej obserwacji otoczenia. Ale gdy powoli zaczęły cichnąć kroki, pokasływania i szmer uroczyście sadowiącego się tłumu, nabrała śmiałości i rozejrzała się w koło. Wreszcie jedynie pojedyncze, wymowne kaszlnięcia nawoływały do ciszy, ale i one niebawem umilkły. Słychać już było tylko trzask ognia promieniącego żarem. Wszystkie głowy zwróciły się ku pastorowi. W tej chwili z dołu doleciało suranie nóg, jakby ktoś po długim marszu otrzepywał śnieg z obuwia. Po chwili cichym krokiem, niemal bez szmeru, wszedł Moegan. Ze skórzaną pończochą i młodym myśliwym. Gdyby nie martwa cisza w sali, nikt nie usłyszałby, jak szli w swych mokasynach. Indianin kroczył z wielką powagą, a gdy zauważył wolne miejsce koło sędziego, zajął je bez wahania, jakby siadał koło równego. Tu jeszcze szczelniej, aż po głowę otulił się swą derką i, nie ruszając się nader uważnie, wysłuchiwał całego nabożeństwa. Nad tym minął go. Poszedł dalej i usiadł na kłodzie tuż przy ognisku. Strzelbę wziął między nogi i pogrążył się w posępnych rozmyślaniach. Młodzieniec znalazł sobie miejsce wśród osadników i po chwili znów zapanowała cisza. Teraz wstał pastor Grant i rozpoczął nabożeństwo od słów hebrajskiego proroka: Pan jest w kościele, świątobliwości swojej. Milknij przed obliczem, jego wszystka ziemio! Wierni nie potrzebowali nawet przykładu Ryszarda i sami wstali z miejsc. Powaga pastora podziałała jak magiczna różdżka. Po krótkiej pauzie pastor czytał dalej, tonem uroczystym i chwytającym za serce. W ciszy słychać było tylko jego głos, głęboki, nabrzmiały uczuciem, gdy nagle Ryszard, który najwidoczniej o czymś sobie nie w porę przypomniał, wstał i wyszedł na palcach. Kiedy pastor ugiął kolana, w modlitwie. Zebrani zamiast przyklęknąć, usiedli i odtąd, mimo wszystkich jego próśb, już się razem z miejsca nie ruszyli. Niektórzy czasem wstawali, ale większość ani drgnęła, jakby skamieniała. Wprawdzie uważnie słuchali nabożeństwa, lecz nie łączyli się w modlitwie i raczej przyglądali mu się jak widowisku. Pastor Grand, opuszczony przez swego ministranta, modlił się dalej, choć nikt mu nie odpowiadał. Próżno robił uroczyste, krótkie pauzy, nikt mu nie towarzyszył w jego podniosłych modłach. Elżbieta modliła się, lecz z jej warg nie padło żadne głośniejsze słowo. Nawykła do składnie idących nabożeństw w stołecznych kościołach, coraz boleśniej odczuwała niezręczność sytuacji, gdy nagle miękki, niski głos kobiecy odpowiedział pastorowi. Zdziwiona, że znalazła się tutaj niewiasta, która przezwyciężyła naturalną nieśmiałość, poszukała jej oczami. Dojrzała klęczącą w pobliżu młodą dziewczynę o łagodnej twarzy, pokornie schylona nad książką do nabożeństwa. Nieznajoma, bo Elżbieta nie mogła jej sobie przypomnieć, była szczupła i delikatna. Ubrana była schludnie do twarzy, a na jej obliczu, bladym, słodkim i smętnym, malowało się szczere wzruszenie. Ze trzy razy zdążyła już odpowiedzieć pastorowi, gdy nagle z drugiego końca sali zawtórował jej jakiś mężczyzna. Elżbieta od razu poznała młodego myśliwego i walcząc ze wstydem dołączyła się do tamtych dwojga. Tymczasem Benjamin z zapałem przewracał kartki psałterza, lecz jakoś nie mógł znaleźć właściwego miejsca. Ale zanim pastor skończył, ryszard znów się ukazał i idąc na palcach począł mu odpowiadać tak głośno, jakby się bał, że go mogą nie usłyszeć. W ręku trzymał małą, otwartą skrzynkę z czarno wymalowanym wymiarem 8 na 10 na jednym boku. Postawił ją jako podnóżek przed pastorem i zdążył jeszcze na miejsce, by gromkim głosem powiedzieć Amen. Gdy Ryszard wszedł do sali ze swym niezwykłym ciężarem, wierni, jak na komendę, odwrócili się do okna, ale po chwili przyzwyczajeni do dziwactw tego totumfackiego, znów poczęli patrzeć na pastora. Dzięki długiemu doświadczeniu, pastor zdołał doskonale wywiązać się ze swego obowiązku. Świetnie rozumiał zebranych ludzi. Byli to przeważnie prostacy, skłonni do rozważań nad subtelnościami wiary, buntujący się jednak przeciw każdej zmianie w formach i ich kultu. Pastor większość swej wiedzy zaczerpnął z księgi znajomości natury ludzkiej, otwartej dla wszystkich. Wiedział, jak trudno walczyć z ciemnotą. I unikał rozkazywania tam, gdzie rozum mówił mu, że lepiej łagodnie kierować. Jego wiara nie zależała od sutanny. Jeżeli trzeba było, potrafił się modlić żarliwie z całej duszy bez pomocy ministranta. Wygłaszał też głębokie religijne kazania z wrodzoną, urzekającą elokwencją, i nie posługiwał się przy tym batystową chusteczką. Tego wieczoru wiele razy odstąpił od zwyczajów swego obrządku, a kiedy skończył nabożeństwo, niejeden z zebranych pomyślał sobie, że ceremonia nie była znów taka papistyczna i agresywna i że bardziej zgadzała się z jego czy jej pojęciem o tym, jak należy błogosławić pana. Nie można się było tego spodziewać. Ryszard tego wieczoru znalazł w pastorze potężnego sprzymierzeńca w swych religijnych planach. Pastor Grant w swym kazaniu zdołał znaleźć pośrednią drogę i trafić zarówno do tych, którzy przez doktrynerską wiarę na każdym kroku stają przed absurdalnymi sprzecznościami, jak i do tych, którym płynność religijnych zasad pozwalała sprowadzać Chrystusa do roli szkolnego wykładowcy etyki. Grant musiał mówić o doktrynie ze względu na audytorium niezwykłe do dysput, a poza tym Gdyby na ten temat nic nie powiedział, sądzono by, że w głębi ducha uważa swą wiarę za powierzchowną. Mówiliśmy już, że osadnicy przywykli do wizyt niezliczonych misjonarzy, którzy, kręcąc się wśród nich, wychwalali swoje sekrety. Gdyby więc któryś duchowny postąpił inaczej, nie zdobyłby wpływów. Pastor Grand tak szczęśliwie połączył ogólne zasady chrześcijaństwa z dogmatami swego kościoła, że choć wywarł wpływ na umysły nie zaspokoił niemal nikogo. Skoro się zważy, zakończył uroczyście, odmienność charakterów wychowania i warunków życia, nie można się dziwić, drodzy słuchacze, różnicą powstałym w prawdziwej wierze. Wierze, co prawda objawionej, lecz zaciemnionej przez wieki i przekazanej nam zgodnie ze zwyczajami kraju, w którym się narodziła w języku obrazowym ofitującym w przenośnie. Tam, gdzie uczeni mężowie w szczerości serc Różnią się w zdaniach, muszą się też różnić i prości wierni. Ale na szczęście dla nas, bracia moi, nic nie zdoła skalać przeczystego źródła miłości. Tym, którzy piją z jego żywczych wód, zapewniono pokój sprawiedliwy i życie wiekuiste. Bije ono przez cały czas i wypełnia każde dzieło boskie. I jeżeli jest w tym jaka tajemnica, to tylko tajemnica stwórcy. Gdybyśmy zdołali przeniknąć naturę, potęgę i majestat Boga moglibyśmy zyskać pewność, lecz stracilibyśmy wiarę. A jeśli żąda się od nas wiary w doktryny, które jakby przeczą ludzkiej mądrości, to pamiętajmy, że taki jest nakaz niezgłębionej mądrości. Niech nam wystarczy i dość wiemy, by znać ścieżkę prawdy, by nie pobłądzić w drodze do wrót, które pewnego dnia otworzą się przed nami w blasku wiekuistości. W pokorze serc wiemy, że tedy światło niebios rozproszy mgłę ziemskich rozumowań, przesłaniającą nasze oczy. Wierzmy, że gdy za łaską Boga szczęśliwie przebędziemy czas próby, zaczną się dla nas nieskończone lata mądrości i wieki błogosławieństwa. Wszystko, czego dziś nie rozumiemy, stanie się jasne dla naszych rozszerzonych umysłów. Czego dziś nie rozumiemy naszym niedoskonałym umysłem o miłosierdziu i miłości, sprawiedliwości, zajaśnieje przed nami w blasku prawdy, w jawnej zgodzie ze słowami wszechwiedzy i czynami wszechpotężnej łaski. Jakąż lekcję pokory, bracia i siostry, każdy z nas może zaczerpnąć ze swych lat dziecięcych, z przypomnienia sobie młodzieńczych uniesień! Jakże inaczej wygląda w oczach dziecka i w oczach dorosłego człowieka kara wymierzona przez ojca. Kiedy jakiś sofista szaleńczymi teoriami zrodzonymi z ziemskiego rozumu chce zastąpić prawdę objawienia, niechże się zastanowi nad ograniczonością własnego, słabego umysłu. Niech ujrzy mądrość Boga w tym, co widzi i w tym, co częściowo pozostaje ukryte przed jego oczami. Słowem, niech pokorną wiarą. Zastąpi pyszałkowate rozumowanie, niech wierzy i będzie zbawiony. Takie rozważania, bracia moi, niosą nam pociechę i korzyść zarazem. Dobrze wykorzystane oczyszczają serca, uczą pokory i umacniają słabych w ich wierze. Jakaż to błogosławiona pociecha, że wszystkie wątpliwości naszej zuchwałej natury możemy złożyć u stóp tronu pańskiego, gdzie, kiedy roztworzą się boskie podwoje, Rozproszą się jak mgła poranna w promieniach wstającego słońca. Takie rozważania wskazują nam, jak niedoskonałym jest człowiek, i uczą nas pokory. Obnażają tuż przed nami słabe miejsca, gdzie tak łatwo atakuje nas największy wróg ludzkości. Pomagają nam zrozumieć, że najsłabsi jesteśmy wówczas, gdy w swej próżności uważamy się za najsilniejszych. Wyraźnie wskazują nam, jak marny jest rozum i jak wielka zachodzi różnica między zbawczą wiarą a teoriami filozoficznej teologii. Wreszcie każą nam patrzeć na samych siebie przez pryzmat dobrych uczynków. Za dobre uczynki zaś musimy uważać owoce skruchy, a więc przede wszystkim miłosierdzie. Nie tylko to, które każe nam wspomagać biednych i pocieszać cierpiących, lecz i to, Wszechogarniające miłosierdzie, które ucząc nas miłować, nakazuje sądzić wyrozumiale i godząc w faryzeuszostwo, ostrzega przed potępieniem, gdy sami nie jesteśmy pewni zbawienia. Te rozważania, bracia moi, które nasunął mi dzisiejszy temat, powinny nas doprowadzić do jeszcze większej pokory. Wśród tych chrześcijan, którzy uznają boskość Zbawiciela i liczą na Jego pośrednictwo, zachodzą tylko małe różnice, w zasadniczych rzeczach wiary. Lecz Herezja splamiła wszystkie kościoły, a rozłam zrodził się z dysput. By zapobiec temu nieszczęściu i złączyć swych wyznawców, Chrystus ustanowił Kościół Widomy i Kapłaństwo. Mądrzy i święci mężowie, ojcowie Kościoła, gorliwie pracowali, by wyświetlić to, co zaciemnił język, a rezultat swych badań i dociekań ujęli w ewangeliczne formuły przepisów kościelnych. Że muszą one być zbawienne, wynika z tego, co mówiliśmy o słabości natury ludzkiej. Aby były korzystne dla tych, którzy słuchają ich wskazówek i liturgii, zapewni nam Boże w swej niezgłębionej mądrości, teraz zaś i tak dalej, i tak dalej tym zręcznym nawiązaniem do form swego kościoła i własnego kapłaństwa pastor Grant zakończył kazanie cały czas słuchano go w głębokim skupieniu choć poprzednich modłów nie darzono taką uwagą nie wynikało to wcale z pogardy dla liturgii o której wspomniał pastor po prostu było to zwyczajem ludzi którzy wolność i niezależność zawdzięczali doktrynalnym poglądom swych przodków Heyram i kilku czołowych członków zboru wymienili między sobą niezadowolone spojrzenia, ale na tym na razie się skończyło. Pastor Grand pobłogosławił zebranych i wszyscy się rozeszli w milczeniu i z wielką godnością. Rozdział dwunasty. Dogmaty wiary uczonych kościołów są może gmachem pięknym i moralnym, lecz chyba tylko silna Boża dłoń może zło wyrwać z serca. Duo. Kiedy zabrani poczęli się rozchodzić, pastor podszedł do sędziego i Elżbiety, aby przedstawić im swoją córkę, młodą dziewczynę, już nam znaną z poprzedniego rozdziału. Elżbieta i sędzia powitali ją ze szczerą serdecznością, zgodnie ze zwyczajami kraju i towarzyskimi formami wyższych sfer. Obie dziewczyny od razu poczuły do siebie wielką sympatię. Sędzia, który dotąd nie znał córki pastora, ucieszył się z tej znajomości. Rad był, że jego córka wyrwana z ruchliwego miasta, w głusze Templeton w pierwszych, najtrudniejszych chwilach znajdzie tu towarzyszkę ze wszech miar dla siebie odpowiednią. Elżbieta zaś, ujęta czarem i pobożnością swej nowej znajomej, od razu ośmieliła ją miłym i prostym powitaniem. Obie zaprzyjaźniły się z miejsca i w ciągu dziesięciu minut, kiedy wierni wychodzili z sali, umówiły się na jutro i pewnie umówiłyby się na pół z góry gdyby pastor nie przerwał im mówiąc — Powoli, powoli, droga panno tempu. Psuje mi pani córkę. Zapomina pani, że prowadzi mi gospodarstwo, które zupełnie by upadło, gdyby przyjęła choć połowę pani łaskawych zaprosin. — Czemu miałoby upaść? — przerwała Elżbieta. — Jest was tylko dwoje i doskonale urządzicie się w domu mego ojca, który będzie zachwycony takimi gośćmi. W tym pustkowiu, panie pastorze... Nie godzi się rezygnować z dobrodziejstw towarzystwa jedynie dla czczej formy. Mój ojciec nieraz mówił, że gościnność w nowym kraju nie jest żadną cnotą i że to goście wyświadczają łaskę gospodarzom. Gościnność pana sędziego potwierdza to zapatrywanie, ale nie możemy nadużywać jego uprzejmości. Pani dość nas będzie widywała, a zwłaszcza moją córkę, w czasie mych częstych wyjazdów do odległych zakątków parafii. Chcąc zyskać wpływ na ludzi, mówił oglądając się na tych nielicznych, którzy zaciekawieni rozmową marudzili z wyjściem. Pastor nie może bawić często pod dachem wspaniałego dworu, bo to obudziłoby zazdrość i nieufność. Podobał się panu dach? Wykrzyknął Ryszard, który dotąd doglądał porządków i gaszenia ogni, a teraz nadszedł na sam koniec rozmowy. No, nareszcie widzę kogoś, kto ma gust. Duke przy każdej okazji mówi o dachu w niewybrednych słowach. Muszę jednak powiedzieć, że choć jest znośnym sędzią, kiepski z niego cieśla. Panie pastorze, nie chwaląc się możemy sobie powiedzieć, że nabożeństwo udało się jak rzadko. Powiedziałbym nawet, że lepszego nie widywałem w starym kościele świętej trójcy, gdyby nie brak organów. Ale mamy tu nauczyciela, który pięknie śpiewa psalmy. Dawniej sam to robiłem, ale teraz uznaję tylko basowe partie, bo w nich lepiej można by błysnąć sztuką i ukazać pełnię głosu. Beniamin ma też całkiem niezły bas, ale nie zawsze trzyma się taktu. Czy pan kiedy słyszał, jak śpiewa Zatoka Biskajska? O! Zdaje się, że dał nam dziś małą próbkę, wtrącił Marmaduk ze śmiechem. Chwilami dolatywały mnie jakieś straszne trele wywodzone jego głosem. Jak wielu ludzi, którzy dobrze znają się tylko na jednym i nie robią nic innego, Benjamin umiłował sobie jeden ton i wyciąga go z całej mocy. Zupełnie jakby północno-zachodni wicher wiał nad jeziorem. No ale chodźmy, panowie, tłok już się skończył, a sanki czekają. Dobranoc, pastorze, dobranoc, pani. Proszę pamiętać, że jutro je pani obiad z Elżbietą pod korynckim dachem. Po tym pożegnaniu wszyscy się rozstali. Ryszard, schodząc po schodach, żywo dysputował z panem Lekła na temat psalmów. Dysputę zakończył szaloną pochwałą Zatoki Biskajskiej o, pośrednio mówiąc w ten sposób swego przyjaciela, Beniamina. Przez cały czas wspomnianej rozmowy stary wódz Moegan. Siedział nieporuszony, z głową okutaną w derkę, tak obojętny na całe otoczenie, jak rozchodzący się wierni obojętnie potraktowali jego obecność na nabożeństwie. Nati też siedział dalej na kłodzie z głową wspartą na ręce. Drugą ręką przytrzymywał strzelbę niedbale położoną w poprzek kolan. Minę miał niewyraźną, a w czasie nabożeństwa niespokojnie rozglądał się w jakby się czymś gryzł. Teraz nie ruszał się z miejsca przez wzgląd na indyjskiego wodza, któremu zawsze i przy każdej okazji okazywał jak największy szacunek, zresztą ze zwykłą muszorstkością manier. Młody myśliwy również stał nieporuszony, przed wygasłym ogniem i najwidoczniej czekał na swych towarzyszy starych mieszkańców puszczy. W sali nie było już nikogo prócz nich, pastora i jego córki. Gdy sędzia wyszedł wraz ze swym towarzystwem, John wstał, Odkrył głowę, odrzucił z twarzy gęste, czarne włosy i podszedł do pastora, podając mu rękę, powiedział uroczyście: Dziękuję ci, ojcze, za słowa, które wypowiedziałeś po wejściu księżyca. Uleciały w górę i ucieszyły wielkiego ducha. Twoje dzieci zapamiętają, coś im mówił i będą dobre. Zamilkł na chwilę, potem wyprostował się wyniośle, jak przystało na indyjskiego wodza i ciągnął dalej. Chingachkuk powtórzy swemu narodowi dobre słowa, które słyszał, gdy odejdzie zawędrującym słońcem do swego plemienia, jeśli wielki duch przeprowadzi go przez góry i jeziora i zostawi mu choć trochę oddechu w piersi. Lud Chingachkuka uwierzy mu, bo któż może powiedzieć, że Mohikanin kiedy skłamał? Niech cingaczkuk zaufa miłosierdziu boskiemu, odparł pastor, któremu dumna pewność siebie Indianina Wydała się nieco bluźniercza, a Bóg nigdy go nie opuści. W sercu miłującym Boga grzech nie zagości. I zwracając się do młodego człowieka: Tobie, młodzieńcze, wdzięczny jestem nie tylko za ratunek na drodze, ale i za to, żeś tak nabożnie i godnie dopomógł mi w kłopotliwej chwili nabożeństwa. Rad będę, gdy mnie czasem odwiedzisz, a być może rozmowa ze mną upewnicie na drodze, którą obrałeś. Niezwykła to rzecz, spotkać w tej puszczy młodzieńca w Twoim wieku i Twego stanu, tak dobrze obeznanego z naszą liturgią. To zbliża nas do siebie i czuję, że nie jesteśmy sobie obcy. Musisz doskonale znać służbę Bożą, bo zauważyłem, że odpowiadałeś z pamięci, nie posługując się książeczkami do nabożeństwa, które tu i tam rozłożył pan Jones. Dziwne byłoby, gdybym nie znał liturgii mego kościoła, skromnie odparł młodzieniec. Ochrzczono mnie w tym obrządku, i zawsze słuchałem tylko naszych nabożeństw. Każde inne wydałoby mi się tak dziwne, jak nasze nabożeństwo było dziś dla tutejszych osadników. Mój drogi chłopcze, sprawiasz mi wielką radość, zawołał pastor serdecznie potrząsając ręką młodzieńca. Chodź, że zaraz do nas, musisz pójść. Moja córka jeszcze ci nie podziękowała za uratowanie mi życia, ani słowa. Ten godny szacunku Indianin i Pański Przyjaciel oczywiście pójdą z nami. Święty Boże, tylko pomyśleć, żeś doszedł młodzieńcze dojrzałego wieku w tym kraju i ani razu nie przekroczył progu dysydenckiego kościoła. Nie, nie, wtrącił się skórzana pończocha. Ja muszę wracać do Wigwamu. Mam tam coś do załatwienia, czego nie zaniedbam ani dla modłów, ani dla zabawy. Młody niech sobie idzie, księża i dyskusje religijne to dla niego nie nowina. To samo i stary John, którego jeszcze w czasie dawnej wojny ochrzcili bracia czescy. Ja tam jestem człowiek prosty, nieług, który w młodości służył królowi i ojczyźnie przeciw Francuzom i dzikim. Nigdy nie zajrzałem do książeczki i od urodzenia nie umiem czytać. Niedługo już całkiem wyłysieję. A wciąż nie widzę korzyści ze ślęczenia w szkole, choć nieraz w okresie łowów zdarzyło mi się ubić po dwieście bobrów, nie licząc innej zwierzyny. Jeśli mi pan nie wierzy, proszę zapytać czyngaczkuka, bo polowałem w samym sercu kraju de Stary wie, że słówka nie zełgałem. Wierzę, przyjacielu, że był pan i dzielnym żołnierzem, i zręcznym myśliwym, odparł pastor, ale to nie wystarcza na ostatnią drogę. Pewnie pan słyszał powiedzenie: Młody może umrzeć, stary musi. Nigdy nie byłem aż tak wielkim głupcem, bym wierzył w żywot wieczny na Ziemi, odrzekł Natti, śmiejąc się na swój zwykły, cichy sposób. Trudno tak myśleć, gdy się tropiło dzikich w puszczy, jak ja to robiłem, albo gdy w gorących miesiącach mieszkało się u źródeł jezior. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem twardym człowiekiem, bo wiele razy pijałem wodę z onondagi, gdy przy lizawkach zasadzałem się na zwierza. Tak pełno w niej było malarycznego zielska, jak grzechotników w starym kramhornie. Ale nigdy nie liczyłem na to, że śmierć o mnie zapomni, choć żyją jeszcze ludzie i to uczeni, znający się na religii, którzy pamiętają knieje rosnącą na gołych już równinach. Dziś przez cały dzień na próżno szukałbyś tam sosnowego pnia, a przecież potrafi on przetrwać w ziemi dobre pół wieku. Wszystko to są rzeczy doczesne odparł pastor Grant, który począł się żywo interesować losem nowego znajomego. Trzeba jednak pomyśleć o wieczności. Musi pan przychodzić na nabożeństwa. Cieszy mnie, że był pan dzisiaj. Czy wyruszył pan kiedy na żmudne i trudne łowy bez krzemienia i templa, Byłbym prawdziwym żółtodziobem, gdybym nie potrafił wyciąć stempla z jesionowej gałęzi i znaleźć krzemienia w górach, rzekł Natki, znów śmiejąc się bezdźwięcznie. Nie, nie, nigdy nie liczyłem, że będę żył wiecznie. Ale widzę, że dużo się tu w górach zmieniło od lat trzydziestu, a nawet dziesięciu. Siła stanowi o prawie, a prawo silniejsze jest, od starego człowieka czy uczonego, czy tylko takiego prostaka jak ja, który już woli polować z zasadzki, niż jak on dziś biec za psami. A już ci! Zawsze, gdy kaznodzieja zawitał do osady, zwierzyny nie dostawało, a proch drożał a oto trudniej niż ostępel lub krzemień. Pastor spostrzegł, że przez swe niefortunne porównanie sam dał przeciwnikowi broń do ręki. I przezornie odstąpił od dalszego sporu. Jednakże postanowił sobie, że wróci do tego tematu w dogodniejszej chwili. Raz jeszcze z całą powagą zaprosił młodzieńca, który wraz z Indianinem zgodził się pójść do tymczasowej siedziby pastora, przygotowanej przez Jonesa. Skórzana pończocha oparł się przy swoim i odszedł. Pożegnawszy się tuż za drzwiami akademii. Pastor Grant, wskazując drogę. Szedł jakiś czas ulicą, a po chwili skręcił w pole, minął dwie otwarte zapory i wszedł na ścieżkę tak wąską, że mogła pomieścić najwyżej jedną osobę. Księżyc stał już wysoko i prostopadłym światłem rozjaśniał mrok w dolinie. Wyraźne cienie idących sunęły po srebrzystym śniegu, niby jakieś duchy zdążające na umówione miejsce. Pogoda była bezwietrzna. Ale wciąż mroźna akręta i wąska ścieżka tak udeptana, że młoda dziewczyna szła nią bez trudu, tylko śnieg skrzypiał pod jej lekkimi krokami. W tej tajemniczej grupce pastor Czarnoodziany wciąż szedł na Od czasu do czasu odwracał się jednak ku swym towarzyszom z wyrazem właściwej mu cichej troski na twarzy. Tuż za nim szedł Indianin szczelnie otulony derką, ale z odkrytą głową i z włosami luźno opadającymi na oblicze. W łagodnej księżycowej poświacie smagła twarz o zastygłych, skamieniałych rysach, podobna była do rzeźby przedstawiającej zrezygnowaną starość człowieka, w którego przez pół wieku daremnie biły zimowe wichry. Lecz kiedy odwracał głowę i blask księżyca padał na jego czarne, lśniące oczy, można w nich było wyczytać myśli tak swobodne jak wiatr i całą historię niepohamowanych namiętności. Idąca za Indianinem wiotka panna Grand, w swym za lekkim jak na tę porę roku stroju, rażąco odbijała od dzikiego wyglądu wodza de Delawarów. Nad tą różnicą wyglądów, rozmyślał młody myśliwy, też postać godna uwagi w tej grupie, gdy patrzył na słodkie oblicze i błękitne jak łagodne niebo oczy panny Grand i na surową twarz Moegana, zwracającą się ku wspaniałej tarczy księżyca. Idąc ścieżką za domami, towarzystwo rozmaicało sobie drogę rozmową, która to utykała, to nagle się ożywiała. Pastor zaczął pierwszy. "Dziwna to rzecz", powiedział. "Spotkać młodzieńca, który nigdy nie pokusił się, bodaj z próżnej ciekawości, zajrzeć do świątyni służącej w innej wierze niż jego własna. Doprawdy, chciałbym poznać historię tak zrównoważonego życia." Od razu rzuca się w oczy, że musiał pan otrzymać doskonałe wykształcenie. Z jakiego stanu pan pochodzi, panie Edwards? Bo takie, zdaje mi się, nazwisko wymienił pan, przedstawiając się sędziemu Tempu. Z tego stanu. Z tego? Zmylił mnie pański akcent. Nie dosłyszałem w nim nic znajomego. Musiał pan długo mieszkać w miastach, bo w tych stronach nigdzie indziej człowiek nie mógłby zapoznać się z naszą wspaniałą liturgią. Słuchając pastora, który zdradził się, skąd sam pochodzi, młody człowiek uśmiechnął się, ale przezornie zamilczał. Cieszę się z naszego spotkania, młody przyjacielu, mówił dalej Grand, bo wierzę, że z pomocą twego światłego umysłu, a niewątpliwie go posiadasz, zdołam wykazać wyższość utrwalonych doktryn naszej świętej religii. Chyba zauważyłeś, jak się musiałem dziś naginać do naszych słuchaczy. Poczciwy pan Jones chce, abym zawsze przy rannym nabożeństwie udzielał komunii. Na szczęście nasza religia nie wymaga tego przy wieczornych nabożeństwach. To wywołałoby niezadowolenie, ale jutro będę komunikował. Czy przystąpi pan do komunii? Chyba nie, panie pastorze, odparł młodzieniec, tym bardziej zambarasowany, że panna Grand zwolniła kroku i ze zdziwieniem patrzyła na niego. Nie jestem przygotowany. Nigdy jeszcze nie przystąpiłem do stołu pańskiego i nie przystąpię, dopóki zupełnie nie oczyszczę się z ziemskich myśli. Każdy jest swym własnym sędzią, rzekł pastor. Myślę jednak, że młodzieniec, którego przez tyle lat nie owiało tchnienie fałszywych nauk i który poznał błogosławieństwo naszej wiary, śmiało może przystąpić do komunii, ale jest to wielka, podniosła chwila, do której trzeba odnosić się poważnie. W pańskim stosunku do sędziego zauważyłem niechęć graniczącą z najgorszą z ludzkich namiętności. Ten strumyk przejdziemy po lodzie. Wytrzyma nasz ciężar. Uważaj, moje dziecko, byś się nie poślizgnęła. To mówiąc, przeszedł mały strumień wpadający do jeziora. Na drugim brzegu odwrócił się, by spojrzeć na córkę i zobaczył, że młodzieniec uprzejmie podał jej ramię. Kiedy już wszyscy przeszli na drugą stronę, Pastor wdrapał się na brzeg i mówił dalej: To bardzo źle, mój drogi panie, doprawdy bardzo źle, gdy w ogóle dajemy dostęp do naszych serc nienawiści. A w tym wypadku zupełnie nie może być mowy o złej woli ze strony sędziego. Mój ojciec dobrze mówi, odezwał się Moegan, przystając nagle i zatrzymując idących za nim. To są słowa mikłona. Biały człowiek może tak robić, jak mówią jego ojcowie, ale w żyłach młodego orła. Płynie krew delawarskich wodzów. Ta krew jest czerwona, a jej plamy może zmyć tylko krew Mingów. Pastor Grant, zaskoczony, przystanął i odwrócił się do Indianina. Łagodnym wzrokiem, ale przerażony, że podobne słowa wyszły z ust chrześcijanina, patrzył w gniewne i stanowcze oczy indiańskiego wodza, wreszcie uniósł ręce i powiedział: Johnie, Johnie, czyś tego nauczył się od braci czeskich? Nie, nie, nawet nie wolno mi tego przypuszczać. To przecież ludzie łagodni, miłosierni i dobrzy. Nigdy nie tolerowaliby takiej nienawiści. Posłuchaj, Johnie, słów zbawiciela. Aleć ja wam, powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Takie są boskie przykazania, Johnie, i ten, który o nich zapomina, nie ujrzy oblicza pana. Indianin uważnie słuchał pastora. Stopniowo jego twarz łagodniała i przybierała dawny wyraz. W końcu, lekko z godnością, skinął głową, prosząc pastora, by szedł dalej. Sam, bez słowa, ruszył za nim. Wzburzony pastor bezwiednie przyśpieszył kroku i szybko szedł między zaspami. Indianin bez najmniejszego wysiłku kroczył jego śladem. Młodzieniec spostrzegł po chwili, że panna Grand nie może nadążyć i zostaje w tyle. Uderzyło go to, a że droga wcale nie była trudniejsza, podszedł do panny i podał jej ramię. Pewnie już się pani zmęczyła, powiedział. -Śnieg zapada się przy każdym kroku, i pani nie może nadążyć za mężczyznami. Proszę, niech pani zejdzie na twardszy grunt, a ja panią podtrzymam. Ten dom, w którym się świeci, to pewnie dom pastora, ale jeszcze do niego daleko. Doskonale mogę nadążyć odpowiedziała dziewczyna miękkim, drżącym głosem ale przestraszyłam się Indianina. Takie straszne były jego oczy w blasku księżyca, gdy mówił do mego ojca Ach, zapomniałam, że to pański przyjaciel, a sądząc z jego słów, może nawet krewny a pana przecież wcale się nie boję. Młodzieniec wszedł na zwał śniegu obok dróżki, który doskonale wytrzymał jego ciężar i uprzejmie pociągnął za sobą swą towarzyszkę. Wsunął ramię pod jej rękę, zdjął czapkę, z pod której gęste czarne pukle włosów opadały mu na czoło i z dumną miną szedł koło dziewczyny, jakby gotów do najbardziej poufnych wyznań. Luiza tylko ukradkiem spojrzała na niego i spokojnie szła naprzód już znacznie szybciej dzięki jego pomocy. Gdyby pani znała ten dziwny lud, rzekł młodzieniec, wiedziałaby pani, że zemstę uważa on za cnotę. Indianie od dzieciństwa przyzwyczajeni są nie puszczać płazem żadnej krzywdy i tylko gościnność może powstrzymać ich od pomsty. Pana chyba nie wychowano w takich pogańskich poglądach? zapytała Luiza i odruchowo cofnęła ramię. Czcigodnemu ojcu pani, odpowiedziałbym, że wychowałem się w religijnych zasadach. Pani jednak odpowiem, że samo życie nauczyło mnie przebaczać. Pod tym względem mało mam sobie do zarzucenia, a postaram się, bym miał jeszcze mniej. Mówiąc to, przystanął i znów podał jej ramię. Luiza wysłuchała go, wsparła się na jego ramieniu i ruszyli dalej. Tymczasem pastor Grand i Moegan doszli już do domu i na progu czekali na młodych. Pastor naukami usiłował zwalczyć złe skłonności, które wykrył w Indianinie podczas ich poprzedniej rozmowy. A Indianin słuchał go z głęboką uwagą. Gdy młodzi zbliżyli się, wszyscy weszli do domu. Dom pastora stał z dala od osady, pośrodku pola, otoczony pniami drzew w białych, grubych śnieżnych czapach. Sam dom z zewnątrz sprawiał przykre wrażenie, niedokończonego siedliska, jak zwykle domy na prędce zbudowane w nowym kraju. Ale przytulne ciepłe wnętrze rozwiało to pierwsze niemiłe wrażenie. Pastor wprowadził gości do pokoju, który zapewne miał być bawialnią. Wielki kominek, garnki i patelnie mówiły, że chwilowo służył bardziej praktycznym celom. Ogień w kominku tak jasno oświetlał skąpe urządzenie pokoju, że Luiza zupełnie niepotrzebnie zapaliła świecę, szmaciany dywan, z tych, które jeszcze teraz można spotkać w głębi kraju. Leżał na środku pokoju. Podłoga wywierająca po bokach była nienagannie czysta. Stół do herbaty, stolik do robótki i antyczna machoniowa biblioteczka niezawodnie pamiętały lepsze czasy. Za to krzesła, duży stół i reszta mebli były z gatunku najprostszych i najtańszych. Na ścianach wisiały hafty i szkice. Hafty, choć wykonane starannie, były nieładne. Szkicom zaś brakło i staranności wykonania, i smaku. Jeden z haftów przedstawiał grób ze szlochającą nad nim dziewczyną na tle kościoła o gotyckich oknach. Na grobie widniały daty narodzin i zgonu kilku członków rodziny grantów. Jeden rzut oka na ten haftowany nekrolog wystarczył młodzieńcowi do zorientowania się w rodzinnej sytuacji pastora. Bez trudu wyczytał, że pastor był wdowcem, a nieśmiała dziewczyna, z którą razem mieszkał, jedynym żyjącym dzieckiem z sześciorga. Teraz, gdy stało się jasne, że te dwie chrześcijańskie dusze nie miały nikogo bliskiego na świecie, troskliwość, jaką córka na każdym kroku okazywała ojcu, była jeszcze bardziej wzruszająca. Młody człowiek poczynił te spostrzeżenia, gdy wszyscy w milczeniu siadali przy trzaskającym ogniu, ale kiedy już usiedli, a Luiza, po zdjęciu lekkiego okrycia ze spłowiałego jedwabiu i słomkowego kapelusza pasującego do jej urody, lecz nie do pory roku, siadła między młodzieńcem a pastorem. Ten zaczął: Wierzę, mój młody przyjacielu, że wykształcenie, jakie otrzymałeś, wykorzeniło w tobie uczucie mściwości, które mogłeś odziedziczyć po przodkach. Ze słów Johna wnioskuję bowiem, że ma pan w sobie krew de lawarów. Niech pan mnie źle nie zrozumie, bo ani kolor skóry, ani pochodzenie nie stanowią o prawdziwej wartości człowieka. Nie jestem wcale pewien, czy potomkowie dawnych właścicieli tej ziemi nie mają największego prawa do spokojnego przebiegania jej gór i lasów. Muegan odwrócił się z wielką powagą do mówiącego i, popierając swe słowa wymowną gestykulacją, właściwą Indianom, odpowiedział: Ojcze. Jeszcze nie wkroczyłeś w jesień życia, a twoje ręce i nogi są młode. Wejdź na najwyższy szczyt góry i spójrz wokół. Wszystko co ujrzysz od wschodu słońca do zachodu, od początku wielkiego źródła aż do miejsca gdzie kręta rzeka wchodzi w góry, należy do niego. Ma on w sobie krew de lavarów i po nich ma też prawo dziedzictwa. Brat Mikuona jest sprawiedliwy. Przednie kraj na dwie części jak rzeka, przedziela niziny i powie młodemu orłowi: Dziecie de lawarów, weź to, zatrzymaj sobie i bądź wodzem w kraju swych ojców. Nigdy wykrzyknął młody myśliwy tak zapalczywie, że od razu rozproszył uwagę, z jaką pastor i Luiza słuchali Indianina. Ten człowiek jest tak łapczywy na złoto, jak wilk na łup, a działa z ostrożnością węża. Opamiętaj się, opamiętaj, mój synu, przerwał mu pastor. Musisz stłumić nienawiść. Rana, którą sędzia zadał ci niechcący, zaostrzyła twą wrodzoną niechęć. Ale pomyśl, że sędzia nie miał złych zamiarów, a tamta krzywda wynika z politycznych zmian, które upokorzyły królów i zmiotły potężne ongiś narody. Gdzież są filistyni, którzy kiedyś panowali nad dziećmi Izraela? Albo Babilon, miasto zbytku i grzechu Zaślepione w swej dumie I mniemające o sobie, iż jest królem narodów Pamiętaj o słowach naszej świętej litanii W której błagamy wszechmogącego Boże, odpuść naszym wrogom, prześladowcom i potwarcom I odmiń ich serca Krzywdę Indianom wyrządził cały naród A nie sędzia tempu Twoje ramię zaś szybko się wygoi Ramię Powtórzył młodzieniec i podniecony począł przechadzać się po pokoju. Czy pan myśli, że uważam sędziego za niedoszłego mordercę? O nie, na taką zbrodnię jest zbyt przebiegły i tchórzliwy. Niech wraz z córką używa swych bogactw. Nadejdzie jeszcze dzień odwetu. Nie, nie, mówił już spokojniej. To tylko Moegan podejrzewał, że sędzia umyślnie do mnie strzelał. Nad tym draśnięciem nie warto się nawet zastanawiać. Usiadł, oparł łokcie na kolanach i ukrył twarz w dłoniach. To niepohamowana, dziedziczna nienawiść przemawia jego ustami, moje dziecko cicho szepnął pastor Luizie, która w przerażeniu tuliła się do niego. Jak słyszałaś, ma w sobie indiańską krew, i żadna edukacja, czy nawet błogosławieństwo naszej wiary, nie zdoła całkowicie wykorzenić zła, ale czas i tkliwa opieka zrobią swoje. Mówił to szeptem, lecz młodzieniec go usłyszał i uniósł głowę. Po chwili uśmiechnął się zagadkowo i znacznie spokojniejszym głosem powiedział: Niech się pani nie boi ani dzikości moich manier, ani mego ubioru. Poniosła mnie nienawiść, którą powinienem był stłumić. Za pani ojcem przypisuje to mej krwi, choć nie mam jej sobie za złe, bo jest wszystkim, czym mogę się jeszcze chwalić. Tak szczycę się tym, że jestem potomkiem wodza delewarów, wojownika który był wcieleniem ludzkich cnót. Stary Moegan przyjaźnił się z nim i może zaręczyć za jego prawość. Pastor Grand na nowo podjął rozmowę i mądrze zaczął się rozwodzić nad cnotą wybaczania. Indianin słuchał go uważnie, a młody człowiek wyraźnie się uspokoił. Rozmawiali tak z godzinę, po czym goście wstali i wyszli, życząc gospodarzom dobrej nocy. Zaraz za drzwiami rozstali się. Moegan poszedł wprost do osady, młodzieniec nad jezioro. Pastor stał na progu i patrzył za starym wodzem, który nad wiek zwinnie i chyżo sunął ścieżką wydeptaną w wysokim śniegu. W srebrnym świetle księżyca głowa Indianina z widocznym pod nią garbem derki. Pokryta czarnym, szorstkim włosem, to ukazywała się, to niknęła wśród śnieżnych zwałów. W tyle domu od strony jeziora było okno. Przy nim pastor zastał Luizę, gdy uważnie patrzyła na jakąś ciemną sylwetkę oddalającą się ku górom na wschodzie. Pastor podszedł bliżej i w odległości pół mili dojrzał młodego myśliwego, który wielkimi krokami szedł po śniegu pokrywającym lód. Najwidoczniej zmierzał do chatki skórzanej pończochy stojącej nad brzegiem jeziora, pod skałą porośniętą na szczycie jodłami i sosnami. Po chwili cień drzew, nawisłych nad chatką, zakrył dziką postać młodzieńca. Zadziwiająca rzecz, jak w tej niezwykłej rasie żywotne są wrodzone dzikie skłonności zauważył pastor. Ale ten młodzieniec zwycięży, jeśli nie zboczy z obranej drogi. Przypomnij mi moje dziecko, bym mu przy następnej wizycie pożyczył kazania o niebezpieczeństwie bałwochwalstwa. Czy boisz się, że może wpaść w grzechy swych ojców? Nie, Luizo. Pastor uśmiechnął się i pieszczotliwie położył rękę na jasnej głowie córki. Biała krew weźmie w nim górę, ale i namiętności są czasem bałwochwalcze. Rozdział trzynasty Łykniemy zdrowo garniec piwa, niech żyje zrzęty jęczmień. Piosenka pijacka. Przy zbiegu dwóch głównych ulic osady Templeton, na samym rogu, stała, jak już mówiliśmy, oberża pod śmiałym Dragonem. Początkowo planowano, że miasteczko rozbuduje się wzdłuż brzegu rzeczki płynącej doliną, i że od zachodu zamknie je ulica, która biegnie od jeziora do Akademii. Życie często. Jednak niweczy najlepsze plany. W pierwszych dniach powstania osady u wylotu głównej ulicy wzniesiono dom. Należał on do pana Holistera, albo kapitana Holistera, jak tytułowano go właściciela dlatego, że on dziś dowodził ochotnikami z tej części kraju. Wspomniany budynek zagrodził ulicę i przeszkodził jej dalszej rozbudowie. Najpierw jeźdźcy, a potem woźnice skracali sobie drogę na zachód, przejeżdżając przez zachodni skraj tej posesji. Siłą rzeczy powstał więc nowy trakt, który zabudowano domami tak, że później nie można już było zaradzić złemu. Z tego faktu wynikły dwie zasadnicze konsekwencje, zmieniające plan Marmaduka. Po pierwsze, główna ulica od środka swej długości nagle zwężała się o połowę, a po drugie, śmiały dragon był w całej osadzie najbardziej widocznym budynkiem obok siedziby sędziego. To i zalety charakteru państwa holisterów zapewniły oberży decydującą przewagę nad przyszłymi konkurentami. A jednak starano się wyrwać im palmę pierwszeństwa. Na przeciwległym rogu stanął nowy budynek, który miał zgnębić holisterów. Był to drewniany dom w miejscowym stylu. Jego dach i balustradki były jedną z trzech imitacji dachu i ozdób dworu sędziego. Budynkowi dużo jeszcze brakowało do wykończenia, i choć blask mocnego ognia w dolnych szybach wskazywał, że już jest zamieszkany, górne okna zabite były deskami, zapewne dla ciepła. Frontowa ściana i bok domu od ulicy pomalowane zostały na biało, ale tył i ścianę, do której miał przylegać sąsiedni dom, zasmarowano brunatną farbą. Przed wejściem wbito dwa wysokie pale połączone u góry poprzeczką, z której zwisał olbrzymi szyld ozdobiony po brzegach cudacznymi rzeźbami w drzewie, a z frontu i z tyłu masońskimi emblematami. Nad tymi tajemniczymi znakami biegł napis Kawiarnia Templetońska i zajazd dla podróżnych A pod spodem Habakuk Fut i Josua Knap To właśnie miał być rywal śmiałego dragona Bardzo groźny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że te same dźwięczne nazwiska widniały nad paroma jeszcze zakładami w osadzie Nad świeżo założonym sklepem kolonialnym kapeluszniczym i nad bramą garbarni ale czy to plany konkurentów przekraczały ich możliwości, czy też renoma śmiałego dragona miała już tak mocne podstawy, iż niełatwo było je nadwyrężyć? Dość, że nie tylko sędzia Tempu i jego przyjaciele, ale i większość osadników, niezadłużonych w wymienionej potężnej firmie, przy każdej okazji uczęszczała do oberży kapitana Holistera. Tego wieczoru ledwie kulawy, weteran i jego połowica zdążyli się rozstasować. Po powrocie z nabożeństwa usłyszeli kroki przed drzwiami. To schodzili się goście, by się podzielić wrażeniami z wieczornej uroczystości. Sala, albo bar oberży, był obszernym pokojem z trzech stron, obstawionym ławkami. Dwa kominki wraz z ich potężną obudową zajmowały niemal całą długość czwartej ściany. Były tak wielkie, że obok nich Ledwie starczyło miejsca na dwoje drzwi i alkówkę w kącie odgrodzoną od sali niską balustradą i zastawioną butelkami i szklankami. Przed tym sanktuarium dostojnie królowała pani Holisterowa. Jej mąż grzebał wielkim, upalonym na jednym końcu prętem w ogniu, najwidoczniej by podsycić płomień. No już, kochany sierżancie powiedziała oberżystka, gdy uznała, że weteran, jak należy, ułożył kłody na palenisku. Skończ z tym grzebaniem, bo tylko tłumisz ogień. Weź ten zban i szklanki, z których doktor pił cydr i piwo. Stoją na stoliku przy ogniu. Przestaw je na ladę. Zaraz przyjdzie sędzia, major i pan Jones, nie mówiąc o Beniaminie i adwokatach. Trzeba tu zrobić porządek. Postaw też oba saganki z flipem na węglach. Powiedz temu czarnemu leniuchowi, Judycie, że jeśli w kuchni nie będzie się wszystko świecić i błyszczeć. Wypędzę ją z domu. Może sobie pójść do tych panów z kawiarni. Szczerze im tego życzę. O, kochany sierżancie, jak to dobrze pójść na nabożeństwo, gdzie można sobie wygodnie posiedzieć i nie skakać bez przerwy, jak to dziś robił pastor Graham? Zawsze dobrze jest pomodlić się do Boga siedząc czy stojąc, albo nawet i klęcząc, jak to robił czcigodny pan Whitefield po uciążliwym marszu. Padał na klęczki i z rękami wzniesionymi ku niebu modlił się jak ongiś Mojżesz. A po jego bokach stały warty, odparł holister, krzątając się po sali i wykonując rozkazy żony. Ach, Betty, to była piękna bitwa tych Izraelitów z Amalecytami. Wygląda na to, że walczyli na równinie, bo Mojżesz wszedł na pagórek, jak mówi Pismo Święte, by patrzeć na bitwę i modłami wspierać swoich. Na mój prosty rozum Izraelici liczyli przede wszystkim na jazdę, bo przecież jest tam czarne na białym, że Jozła poraził wroga ostrzem miecza. Z czego widać, że to była nie tylko jazda, ale i regularne oddziały, a nawet więcej bo wyborowe. Pewnie ochotnicy. Niewyćwiczonemu dragonowi rzadko kiedy szabla się nie zwinie, zwłaszcza jeżeli jest zakrzywiona. Eta! Zostaw w spokoju Pismo Święte dla takiej drobnostki, przerwała mu żona. Bóg im dał zwycięstwo, bo zawsze popierał Żydów, póki go nie odstąpili. Jakie to miało znaczenie, kim dowodził Jozła? Grunt, że walczył w dobrej sprawie. Nawet ci nasi przeklęci ochotnicy, Boże odpuść mi to przekleństwo. Którzy przez swe tchórzostwo zgubili kapitana, dotrzymaliby pola w dawnych czasach. Co tu gadać o dobrym wyćwiczeniu? Muszę Ci powiedzieć, Betty, że rzadko kiedy widziałem, by jakiś niewyszkolony oddział lepiej walczył niż lewe skrzydło w tej bitwie, o której mówisz. Bez bicia w bębny sprawnie stanęli w szyku, co w ogniu często się zdarza. W Piśmie Świętym każde słowo się liczy. Twierdzę więc dalej, że kawalerzyści, którzy umieją ciąć ostrzem, muszą być dobrze wyszkoleni. Niejedno piękne kazanie powiedziano o mniejszym słówku niż to. I jeśli nie miałoby ono nic znaczyć, napisano by po prostu o ostrzu miecza. W dodatku cios z lewego ramienia nie mała to sztuka. Mój Boże, jakiś piękny wniosek wysnułby z tego słowa pan Whitefield. A kapitan, zbierając piechotę, powinien był wezwać dragonów gwardii. Ci pokazaliby wrogowi, co znaczy ostrze szabli. Wprawdzie nie byli pod komendą oficera, ale mogę powiedzieć, Holister wyprostował się z miną starego podoficera, mocniej zacisnął krawat na szyi i skończył, że wiódł ich człowiek, który potrafiłby szarżować nawet w wąwozie. Dałbyś może radę na tym smoku? krzyknęła Betty. Przecież wiesz, że jego koń był żywy jak wiewiórka, a wcale nie chciał skakać. Och, o czym tu mówić, kiedy kapitan już dawno umarł. Szkoda, że nie dożył zwycięstwa, ale Bóg się zmiłuje nad duszą człowieka, który zginął w siodle walcząc o wolność. A jednak wystawili mu Bogi pomnik. Jemu i innym, którzy zginęli śmiercią walecznych. Ale szyld jest bardzo podobny i na złość wszystkim kawiarniom od Templeton do Albany będzie wisiał, dopóki nie zabraknie haków na świecie. Ta rozmowa między małżonkami, o tym i owym, mogłaby jeszcze trwać Bóg wie jak długo, gdyby ludzie, którzy na ganeczku otrzepywali śnieg z butów, nie weszli do sali. Skwadrans upłynął, zanim nowo przybyli reprezentanci najróżniejszych zawodów, usadowili się przy ogniu i zabrali do rozmów i plotek. Doktor Todd... Zasiadł w najwygodniejszym kącie sali na drewnianej kanapie z wysokim oparciem. Obok niego ulokował się jakiś niechlujny, pretensjonalnie elegancki młody człowiek w surducie z importowanego materiału. Jegomość ten często zażywał tabaki i co chwila spoglądał na swój wielki francuski zegarek z łańcuszkiem ze splecionych włosów z zawieszonym na końcu srebrnym kluczykiem. Mimo tych fasonów w takim samym stopniu przewyższał zwykłych rzemieślników jak ustępował prawdziwym gentlemanom. Między żelaznymi wilkami, służącymi do podtrzymywania kłód czy rożna, ustawiono na kominach liczne dzbany z cydrem i piwem. Goście skupili się w oddzielne grupki, złączone jakimś tematem lub po prostu wspólnym dzbanem. Nikt nie pił samotnie, a każdy napój podawano w jednym kociołku. Naczynie przekazywano więc sobie z rąk do rąk, do końca kolejki lub do chwili, gdy poszanowanie dla praw fundatora nakazywało zwrócić mu resztki trunku. Pijąc, wznoszono toasty. Czasem jakiś zarozumiały dowcipniś odważył się na taki toast, aby fundator był szczodrzejszy od swego ojca. Lub niech nam żyje, dopóki nie zbrzydnie przyjaciołom. Skromniejsi ograniczali się do poważniejszych powiedzonek, mówili z powagą: pijmy na zdrowie lub wygłaszali jakieś inne treściwe życzenie. Za każdym razem proszono weterana, gospodarza, by spełnił rolę królewskiego podczaszego i próbował podawanego trunku, mówiąc mu po panu. On zaś upijał odrobinę i tylko powtarzał daj nam Boże, pozwalając gościom według ich własnej fantazji uzupełnić niedomówienie tym, czego najbardziej pragnął. Tymczasem gospodyni wytrwale mieszała trunki zamawiane przez gości i czasem, gdy któryś z osadników do niej podszedł, Zamieniała powitanie i pytała o zdrowie przezacnej rodziny. Wreszcie ugaszono pierwsze pragnienie i rozmowa przybrała ogólny charakter. Prym za cichą zgodą obecnych wiódł lekarz i jego młody towarzysz, jeden z dwóch adwokatów w osadzie, ale i pan Dulitl czasem zaryzykował jakąś uwagę, bo uważano, że tamci górują nad nim tylko swym godnym zazdrości wykształceniem. Wszyscy ucichli, gdy adwokat zapytał. Doktorze mówią, że dziś dokonał pan poważnej operacji, wyjmując synowi skórzanej pończochy kulę z ramienia. Tak, mój panie, odparł lekarz i z powagą uniósł swą małą główkę. Miałem z tym trochę roboty we dworze, zresztą nic poważnego. Gorzej byłoby, gdyby kula przebiła tułów. Ramię nie jest głównym organem i sądzę, że młodzieniec wkrótce wydobrzeje ale nic nie wiedziałem, że pacjent jest synem skórzanej pończochy. Ze zdziwieniem słyszę, że Natty był żonaty. A cóż to ma do rzeczy? Odparł adwokat, filuternie rozglądając się w koło. Chyba zna pan takie prawne pojęcie jak filius nullius. Niechże pan mówi. Tym pięknym językiem, którego używa angielski monarcha, zawołała gospodyni. To znaczy nieślubny syn, filius nullius. Dla byle myśliwego, niewiele lepszego od dzikusa, nie ma co mówić po indiańsku w sali pełnej chrześcijan. Kiedyś chyba uda się misjonarzom nawrócić tych biedaków, a wówczas obojętne już będzie, jakiego kto jest koloru i czy ma wełnę na głowie, czy włosy. Och, droga pani Holister, to wcale nie po indiańsku, tylko po łacinie odparł prawnik mrugając szelmowsko. Doktor Todd zna łacinę, bo jakby inaczej czytał napisy na słoikach i szufladach. Tak, tak, pani Holister, doktor wie, o co mi chodzi, prawda, doktorze? Hy, hy, chyba się domyślam, odrzekł Elnatan, naśladując figlarną minę prawnika. Łacina to dziwny język, moi panowie, myślę, że nikt z was, z wyjątkiem pana lipeta, nawet się nie domyśla, że far Aw oznacza po prostu owsianą mąkę. Teraz adwokat z kolei wydawał się zaambarasowany wiedzą lekarza Wprawdzie ukończył jeden z uniwersytetów we wschodnich Stanach Ale zaskoczył go termin użyty przez Toda Niebezpiecznie jednak było zdradzić się z niewiedzą w oberży I to pełnej jego klientów Udał więc, że rozumie i roześmiał się znacząco Jakby chodziło o kawał zrozumiały tylko dla niego i doktora Wszyscy uważnie obserwowali tę scenę Zamieniając między sobą pełne aprobaty spojrzenia tu i ówdzie padły słowa uznania. Lingwista, albo któż zrozumie, jeśli nie pan Lipert. Adwokat, ośmielony tymi uwagami, zerwał się, odwrócił plecami do ognia i patrząc na zebranych, mówił dalej: Czy jest synem Natiego, czy Bóg wie kogo? Spodziewam się, że nie puści tego płazem. Żyjemy w kraju, gdzie rządzi prawo. Nie, że nikt dowiedzie, że człowiek, który posiada albo mówi, że posiada setkę tysięcy akrów ziemi, ma prawo postrzelić człowieka. Jakie jest Pańskie zdanie, doktorze? Uważam, mój panie, że młodzienie wkrótce będzie zdrów jak ryba, żaden zasadniczy organ nie jest uszkodzony. Kule wyjąłem prędko, ranę opatrzyłem doskonale, nie sądzę więc, by sprawa była tak niebezpieczna, jak mogłaby być. Panie Dulittle, zwracam się do pana, mówił dalej adwokat, podnosząc głos. Pan jest sędzią i zna się pan na prawie. Pytam więc pana: Czy można tak łatwo przejść do porządku nad postrzeleniem człowieka? Załóżmy, że ten młody człowiek ma żonę i dzieci, że jest technikiem jak pan i jedynym żywicielem rodziny. Załóżmy, że kula zamiast przebić mięśnie, zdruzgotała mu łopatkę i okaleczyła go na zawsze. Pytam was wszystkich, panowie: czy gdyby tak było, sąd nie przyznałby mu przyzwoitego odszkodowania? Hejram początkowo siedział w milczeniu, bo końcowe pytania adwokat postawił całej sali. Ale gdy zauważył, że zebrani patrzą na niego wyczekująco, przypomniał sobie o swojej roli sędziego i począł mówić z pauzami, koniecznymi do namysłu i zachowania godności. No jakże, jeżeli ktoś strzela do drugiego, jeżeli to robi celowo i prawo się w to wda, i jeżeli sąd uzna go winnym, sprawa może się skończyć więzieniem. Oczywiście, mój panie, odparł adwokat. W wolnym kraju, proszę panów, prawo nie uznaje wyjątków. W obliczu prawa wszyscy są równi, jak równymi stworzyła ich natura i to jest nasze największe dziedzictwo po przodkach. Nawet jeżeli ktoś zdobył kolosalny majątek, nie wiadomo zresztą w jaki sposób, musi tak samo przestrzegać prawa jak najuboższy obywatel. Takie jest moje zdanie, panowie, i myślę, że z tej sprawy można dość wyciągnąć, by opłacić leki. Co, doktorze? No jakże, mój panie, Odparł lekarz zaniepokojony tym obrotem rozmowy. Sędzia obiecał mi przy ludziach nie dlatego, żeby jego słowa były mniej warte od weksla, ale przy ludziach. Zaraz zastanówmy się. Był przy tym pan Lekua, pan Jones, major Hartman, panna Pat Boone i ze dwóch czarnych. Przy nich powiedział, że jego sakiewka szczodrze mnie wynagrodzi. Czy powiedział to przed czy po zabiegu? Zapytał adwokat. Nie pamiętam, na wszelki wypadek odparł lekarz. Choć zdaje mi się, że powiedział, zanim zabrałem się do opatrunku. Oświadczył panu, że wynagrodzi pana jego sakiewka, zauważył Hejrem. Nie wiem, czy za tę obietnicę prawo pociągnie człowieka do odpowiedzialności. Może dać panu sakiewkę z sześciopensową monetą i powiedzieć, żeby ją pan sobie wyjął. W oczach prawa to nie będzie zapłata, przerwał adwokat. Nie będzie to tym, co prawo określa terminem kwid pro quo. Sakiewka nie może być traktowana jako pełnomocnik, lecz tylko jako część człowieka, to znaczy w tym wypadku. kwid pro quo coś za coś. Uważam, że na podstawie tej obietnicy można wnieść pozew i rezygnuję z honorarium, jeśli powód przegra. Doktor nic nie powiedział na tę propozycję, ale widziano, że obiegł okiem zebranych, jakby chciał zapamiętać sobie świadków i na nich w razie czego się powołać. Publiczna dyskusja na tak delikatny temat, jak pozwanie sędziego tempu zażenowała wszystkich. Zapadła więc cisza, którą nagle przerwało wejście skórzanej pończochy. Natty wszedł ze swym nierozłącznym sztucerem w ręku, z niewzruszoną miną, nie zdejmując czapki, mimo że wszyscy mieli głowy odkryte, tylko adwokat siedział w kapeluszu. Zuchowato nasuniętym na ucho podszedł do kominka. Tu natychmiast zasypano go pytaniami. Wypytywano go o wynik łowów, a on ochoczo odpowiadał. Chętnie też przyjął trunek z rąk gospodarza, z którym się przyjaźnili jako dwaj starzy żołnierze. Potem spokojnie usiadł na kłodzie, tuż przy ogniu. Wkrótce zupełnie o nim zapomniano i powrócono do poprzedniego tematu. Czarni nie mogą świadczyć, mój panie, ciągnął adwokat, bo są czasowymi niewolnikami pana Jonesa. Ale mamy sposób, by sądownie zmusić sędziego czy każdego innego człowieka do odszkodowania za postrzelenie i do zwrotu kosztów leczenia. Tak, tak, mamy sposób i nawet nie trzeba będzie udowadniać, że mają rację. Nie trzeba będzie się udawać również do wyższych instancji. Bokiem to panu wyjdzie, panie Todd, jeśli pan pozwie sędziego tempu z jego sakiewką tak długą, jak po niektóra z górskich sosen, zawołała pani Hollister. Łatwo z nimi dojść do ładu, tylko trzeba wiedzieć jak. To porządny człowiek i można go do rany przyłożyć, ale nie trzeba mu grozić sądem, bo nie będzie przez to lepszy. Jedno mu tylko zarzucam, że nie dba o swą duszę. Nie jest ani metodystą, ani papistą, ani prezbiterianinem. Po prostu niczym. A trudno sobie wyobrazić, aby człowiek, który na tym świecie nie chciał walczyć o słuszną sprawę pod sztandarami prawowiernego kościoła, stanął do apelu wybranych na tamtym. Jak mówi mój mąż, którego nazywacie panowie kapitanem. Ja tam wprawdzie znam tylko jednego kapitana, zasługującego na ten tytuł. A poza tym myślę, skórzana pończocho, żeś pan jeszcze nie zblikował i nie namówi pan młodzika na sprawę sądową. Nie opłaciłaby się wam skórka za wyprawkę. Powiedz pan młodzikowi, że zawsze może się u nas czegoś napić, zanim mu się łopatka zagoi. Towarzystwo zebrane w oberży umiało ocenić te słowa. Bardzo wspaniało myślnie rozległa się pochwała z kilku ust, ale stary myśliwy, po którym spodziewano się, że się oburzy na wzmiankę o ranie młodzieńca, tylko rozchylił wargi i począł się śmiać swoim dobrze wszystkim znanym bezdźwięcznym śmiechem. Gdy się już naśmiał, dowoli rzekł. Jak zobaczyłem sędziego wyskakującego z sanek, od razu wiedziałem, że nic nie zrobi ze swoją gładką flintą. Raz tylko widziałem... Że się taka strzelba na coś zdała. Była to francuska ptaszniczka o lufie dwa razy krótszej od lufy mego sztucera. Nad wielkimi jeziorami pięknie trafiono z niej gęś ze stu jardów. Ale co z tego? Ptaka tak rozniosło, że trzeba go było z łodzi zbierać po kawałku. Kiedy pod Sir Williamem szedłem pod Fort Niagara na Francuzów, Wszyscy kawalerzyści byli uzbrojeni w takie strzelby. Straszna to broń w rękach doświadczonych ludzi o pewnym oku. Kapitan wie coś o tym, bo mówił, że służył pod Shirleyem. Wprawdzie przeważnie walczyli na bagnety, ale musi coś wiedzieć, jakieśmy w tamtej wojnie prali Francuzów i Irokezów. Chingachuk, co po indiańsku znaczy wielki wąż. Czyli stary John Moegan, który mieszka ze mną, był wtedy wielkim wojownikiem i wyruszył z nami. On też coś może powiedzieć o tych walkach, choć dobrze władał tylko o W tym był mistrzem, strzelił najwyżej dwa razy i zaraz biegł po skalpy. Och, wiele się od tego czasu zmieniło. Doktorze, czy pan wie, że brzegiem mochołku aż po forty biegła zwykła ścieżka albo najwyżej dróżka na jucznych koni, nic więcej? Teraz gadają o szerokich traktach, z barierami od strony rzeki. Najprzód zróbcie drogę, potem ją ogradzajcie. Kiedy ubiegłego roku polowałem w górach Kacil, w pobliżu osad, psy, natknąwszy się na drogę, gubiły trop. Taki tam ruch. Nie mogę wprawdzie powiedzieć, że zwierzaki są dobrej rasy, ale stary Hektor jesienią tropił jelenia przez najszersze miejsce jeziora Ocego. Przeszło półtorej mili, bo sam zmierzyłem krokami po lodzie, kiedy za zgodą Indian robiono pomiary. Oj, Nati. Takie przezwisko to chyba kiepski komplement dla pańskiego towarzysza, powiedziała gospodyni. Stary John wcale teraz nie przypomina węża najbardziej pasowałoby do niego imię Nemrod, bo to ich chrześcijańskie i biblijne, vigilie mego przystąpienia do gminy. Sierżant czytał mi ten rozdział z Pisma Świętego. Takie słuchanie Biblii świetnie uspokaja. Stary John i Chingachkuk to dwaj różni ludzie, odrzekł myśliwy i smętnie pokiwał głową nad swymi wspomnieniami. W czasie wojny 58 roku John był w kwiecie wieku i przynajmniej o trzy cale wyższy. Gdyby go pani widziała tego dnia, kiedy z za zasieków biliśmy discoł, powiedziałaby pani, że to najpiękniejszy Indianin na świecie. Był nagi aż po biodra i przepięknie pomalowany. Jedną połowę twarzy miał czerwoną, drugą czarną. Głowę wygolił do czysta, tylko na czubku zostawił kosmyk włosów przepięty pękiem orlich piór, tak barwnych jak pawie. Na torsie wymalował sobie szkielet z żebrami i ze wszystkim. Trzeba przyznać, że ma gust w tych rzeczach. Nigdy jeszcze nie widziałem groźniejszego wojownika, gdy tak stał śmiały, z oczami, z nożem i tomachołkiem gotowym do ciosu. Spisał się też po męsku, bo nazajutrz widziałem, jak niósł na tyce trzynaście skalpów. A muszę mu przyznać, że zawsze postępował uczciwie i zdzierał skalpy tylko z własnych ofiar. Dobrze już dobrze, krzyknęła gospodyni. Jak walka, to walka, ale ja tam nie pochwalam kaleczenia trupów. Nie myślę też, aby religia na to pozwalała. Sierżancie, ty chyba nigdy nie maczałeś ręki w takim bezeceństwie. Moją rzeczą było stać i ginąć w szeregu od bagnetu lub kuli odparł weteran. Wtedy byłem w forcie i rzadko ruszałem się z miejsca, a Indian prawie nie widziałem, bo potykali się na skrzydłach lub przed linią. Ale pamiętam, że mówiono o wielkim wężu jako o słynnym wodzu. Nawet mi się wtedy nie śniło, że go zobaczę wśród chrześcijan ucywilizowanego i noszącego imię John. Ochrzcili go bracia czescy. Którzy zawsze żyli w przyjaźni z Delawarami, odparł na pończocha. Stale twierdzę, że gdyby Indian zostawiono w spokoju, nie doszłoby do tego, co się teraz dzieje u źródeł dwóch rzek. A te góry nadal byłyby wspaniałym miejscem łowów w rękach ich prawowitego właściciela, który jest jeszcze dość młody, by dźwigać strzelbę, a oko ma tak pewne, jak sokół bujający przerwał mu odgłos kroków za drzwiami i po chwili do oberży weszło towarzystwo z dworu sędziego, a za nimi ukazał się stary Indianin. Rozdział czternasty Beczka, antał, roztruchanek, garniec, kufel, kielich, dzbanek i brązowa bola. Niech nam żyje z rzęty jęcznień. Hej, śpiewajcie, chłopcy, wdzięcznie. Plon niesiemy z pola. Piosenka pijacka Wejście nowych gości wywołało ogólne poruszenie, z którego skorzystał adwokat i ulotnił się. Większość zebranych otoczyła marmaduka i ściskając mu rękę wyrażała nadzieję, że ma się dobrze. Tymczasem major Hartmann odłożył na bok kapelusz i perukę, nasadził na głowę ciepłą, pikowaną wełnianą szlafmycę i spokojnie siadł na kanapie opuszczonej przez adwokata i doktora. Potem wyjął kapciuch i wziął od gospodarza czystą fajkę. Po chwili pykając fajkę, zwrócił się do Lady i powiedział: Betty, proszę o Toddy. Sędzia zdążył już przywitać się z większością ludzi i zasiadł przy majorze. Ryszard wkręcił się na najwygodniejsze miejsce, pan lekua siadł ostatni, bo długo przestawiał krzesło, aby czasem nie zasłonić komu ognia. Wreszcie usadowił się po długich ceregielach. Moegan przysiadł na końcu jednej z ławek w pobliżu Lady. Kiedy już się wszystko uspokoiło, sędzia powiedział dobrodusznie: Widzę, Betty, że cieszy się pani popularnością przy każdej pogodzie, wśród wyznawców różnych sekt i mimo konkurencji. Jakże się pani podobało kazanie? A bo to było kazanie? obruszyła się gospodyni. Muszę przyznać, że brzmiało rozsądnie, lecz modły nie były lekkie. Niełatwa to rzecz z sześćdziesiątką na karku ciągle skakać po kościele. Pan Grand wygląda na dobrego człowieka, a jego córka na cichą i pobożną dziewczynę. John! Masz dzban z cydrem zaprawionym whisky. Indianin nigdy nie pogardzi cydrem, choćby mu się wcale nie chciało pić. Muszę przyznać, zauważył po namyśle, że kazanie udało się i sądzę, że przypadło ludziom do gustu. Ale jeden ustęp lepiej było opuścić lub zastąpić czymś innym. W napisanym kazaniu trudniej chyba to zrobić, niż gdy się mówi z pamięci. O to właśnie chodzi, panie sędzio, znów zawołała gospodyni. Jak kaznodzieja może mówić przekonywująco, jeśli jest skrępowany tekstem jak dragon rozkazem? Dość, już, dość, krzyknął sędzia, ręką nakazując ciszę. Dość już na ten temat. Jak zauważył pastor Grant, różnie się można zapatrywać na sprawy wiary, ale według mnie mówił z sensem. Jotamie, słyszałem, żeście sprzedali gospodarstwo nowemu osadnikowi i że przenosicie się do miasteczka, by otworzyć szkołę. Zapłacił wam gotówką czy towarem? Mówił do człowieka, który siedział za nim, a komuś, kto nie znał spostrzegawczości sędziego, mogło się wydawać, że wchodząc do oberży, wcale go nie dostrzegł. Jotam był niepokaźny, mizerny, minę miał stroskaną, a wygląd bezradny. Zapytany przez sędziego, poruszył się niespokojnie, pokręcił na krzesełku i wreszcie odpowiedział. Częściowo gotówką, częściowo towarem. Sprzedałem gospodarstwo facetowi z pamfret, któremu nieźle się wiedzie. Za uprawną ziemię dał mi 10 dolarów za akr, a za las dolara ponad pierwotną cenę. Budynek ocenili ludzie: z mojej strony Asa Montagu, z jego Absalon Bement. Wybrali nad sobą starego pana Naphtali Grina. Zebrali się i ocenili budynki na 80 dolarów. Ziemi uprawnej było 12 akrów po 10 dolarów i 88 po dolarze. Wszystko poszło za 286,5 dolara po opłaceniu kosztów szacunku. Hmm, rzekł sędzia. A ile pan zapłacił za tę ziemię? Za ziemię? Nie licząc tego, co zapłaciłem panu sędziemu, dałem jeszcze memu bratu, Timowi, 100 dolarów. Ale wystawiłem nowy dom, który mnie kosztował jeszcze 60. Mojżeszowi też dałem 100 dolarów za wykarczowanie, oczyszczenie pola i zasianie. Razem kosztowało mnie to około 260 dolarów. Zostaje mi więc nadwyżka 26,5 dolara, a do tego zebrany bogaty plon. Chyba dobry interes, co? Plon przecież i tak należał do pana. Za 26 dolarów wyzbył się pan dachu nad głową. Bo pan sędzia nie wie, z chytrym spojrzeniem odparł Jotam, że wyszedłem z tego z zaprzęgiem wartym co najmniej 150 dolarów i zupełnie nowym wozem z pięćdziesięcioma dolarami w gotówce, dobrym wekslem na dalsze osiemdziesiąt i damskim siodłem wartości siedmiu i pół dolara. Należało mu się zatem dwanaście szylingów. Chciałem, żeby mi dał uprząż, a wziął krowę i kać. Ale się nie zgodził. Zaraz go przejrzałem. Myślał, że muszę kupić od niego uprząż, żebym mógł korzystać z koni i wozu, lecz nie z głupim sprawa. Chciałbym wiedzieć, na co mu uprząż bez koni. Zaproponowałem mu więc, by je odkupił za 155 dolarów. Moja żona powiedziała, że potrzebuje maślnicy. Wziąłem więc jeszcze maślnicę. A co pan będzie robił z wolnym czasem w zimie? Przecież czas to pieniądz. Ano, bakałasz wyjechał do matki, która podobno umiera. Zgodziłem się więc zająć szkołą do jego powrotu. Na wiosnę, jeśli czasy się nie pogorszą, zabiorę się do interesów albo wyjadę nad Genesee. Mówią, że można tam zrobić pieniądze, a w najgorszym razie wrócę do swego zawodu, do szewskiej manufaktury. Marmadukowi najwidoczniej wcale nie zależało na osobie rozmówcy, bo go nie namawiał do pozostania w Templeton przerwał rozmowę i zajął się czym innym po krótkiej pauzie heyrem odważył się zapytać co pan sędzia nam powie o sprawach publicznych w czasie tej sesji kongres się jakoś nie przemęczał a jak francuzi czy ciągle się jeszcze biją francuzi biją się bez przerwy od czasu gdy ścieli swego króla odparł sędzia ten naród bardzo się zmienił Podczas wojny rewolucyjnej poznałem wielu Francuzów i wszyscy byli bardzo dobrzy i ludzcy, ale ci Jakobini są krwiożerczy jak wilki. W mieście Jorku znaliśmy niejakiego Rochambeau, głośno wtrąciła się gospodyni. To był wspaniały chłop, a jego kawalerzyści nic mu nie ustępowali. Było to wtedy, kiedy przeklęci Anglicy postrzelili sierżanta w nogę. O oh, mon pauvre! Roi. Szepnął pan Lekua. Kongres uchwalił kilka bardzo potrzebnych ustaw, ciągnął marmaduk. Między innymi wprowadził ograniczenie połowów niewodem w niektórych rzekach i mniejszych jeziorach oraz ustalił okres ochronny dla zwierzyny. Czas już był na to wielki, a ja spodziewam się jeszcze, że niebawem zakaże się bezmyślnego wyrębu lasów. Myśliwy z zapartym oddechem słuchał sędziego, a gdy ten skończył, roześmiał się ironicznie. Panie sędzio, możecie sobie uchwalać wasze ustawy, wykrzyknął, ale kto upilnuje lasów w czasie długich letnich dni, albo jezior w nocy? Zwierzyna jest zwierzyną i każdy może ją zabijać. Takie panowało tu prawo od czterdziestu lat, ale ja myślę, że jedno stare prawo warte jest dwóch nowych. Tylko żółtodziób ubije łanie z młodym u boku. Chyba, że zdarły mu się mokasyny albo potrzebuje spodni, bo każdy wie, że mięso w tym czasie jest łykowate. Skały nad jeziorem oddają strzał stokrotnym echem, któż więc zgadnie, gdzie stoi strzelec. Panie Bampo, czujny sędzia, zbrojny w powagę prawa, zdoła zapobiec szerzącemu się złu, i ochronić zwierzynę, której już jest skąpo Z powagą od sędzia Mam nadzieję, że dożyję dnia Kiedy prawo człowieka do zwierzyny będzie równie szanowane Jak prawo do własnej farmy Wasze prawa i wasze farmy to najnowszy wymysł Zawołał ty. Prawa muszą być jednakie dla wszystkich Dwa tygodnie temu, licząc od ubiegłej środy Postrzeliłem jelenia Pognał przez zaspy i przebrnął przez żywopłot. Goniąc go, zaczepiłem zamkiem sztucera o gałązki żywopłotu i zanim się wyplątałem, zwierzę uszło. Chciałbym wiedzieć, kto mi zapłaci za tego wspaniałego rogacza. Gdyby nie żywopłot, strzeliłbym po raz drugi, a od dziecka nie strzeliłem jeszcze trzy razy do niczego, co nie fruwa. Nie, nie, panie sędzio, to przez farmerów brakuje zwierzyny, nie przez myśliwych. Nie ma już tyle jeleni, co w czasie ubiegłej wojny, Bampo, powiedział major, który, puszczając gęsty dym z fajki, pilnie słuchał rozmowy. Ale Bóg stworzył ziemię dla ludzi, nie dla zwierząt. Jak to, majorze? Sądziłem, że pan jest zwolennikiem sprawiedliwości i prawa, choć tak często bywa pan we dworze. Boli człowieka, gdy ustawy zaprzeczają mu prawa do uczciwego rzemiosła. I to kiedy? Bo gdyby prawo naprawdę było prawem, można by łowić ryby i polować, gdzie i kiedy dusza zapragnie. Rozumiem pana skórzana pończocho, odparł major porozumiewawczo, wpatrując się czarnymi oczami w myśliwego. Ale Pan nigdy jeszcze nie troszczył się tak o przyszłość. Nie miewałem okazji, odparł myśliwy ponuro i umilkł na dłuższy czas. Sędzia zaczął coś mówić o Francuzach. Zauważył Hejram. Po dość długiej przerwie. Tak, mój panie, rzekł sędzia, Francuscy Jakobini popełniają jedną zbrodnię po drugiej. Zwykłe i nieustanne morderstwa wybielają mianem egzekucji. Słyszeliście już, że powiększyli długą listę swych zbrodni, ścinając królowę. Le monstre! syknął Monsieur Lecroix i konwulsyjnie podskoczył na krześle. Wojska republikańskie pustoszą Wende. I setkami rozstrzeliwują ludność przychylną królowi. Vandea to południowo-zachodnia część Francji, wciąż oddana Bourbonom, ale pan Lecroix potrafi nam lepiej o tym powiedzieć. No, no, mon cher ami, z duszonym głosem zatrajkotał Francuz, zasłaniając się prawą ręką, jakby błagał o łaskę, a lewą przykrywając oczy. Ostatnio stoczono wiele bitew, mówił dalej Marmaduk. Niestety ci wściekli Republikanie za często zwyciężają. Nie mogę jednak powiedzieć, bym się martwił, że zabrali Anglikom Toulon, bo Anglicy nie mieli do niego żadnego prawa. Ach! zawołał pan Lecroix, zrywając się na nogi i wymachując rękami. C'est anglais! Przez parę minut, jak szalony, biegał po sali, powtarzając swój okrzyk oburzenia. Wreszcie targany wewnętrzną rozterką, wybiegł z oberży. Brnął przez zaspy do swego sklepiku z rękami wzniesionymi ku niebu, jakby wzywał księżyc do zwrócenia Francuzom utraconego honoru. Wszyscy tak przywykli do podobnych wybuchów pana Lekła, że nikt się nie dziwił jego postępowaniu. Tylko major Hartmann roześmiał się na głos po raz pierwszy od swego przybycia do osady i zauważył, podnosząc dzban, Francuz oszalał. Słaby z niego kompan do kieliszka. Upoiła go radość. Francuzi to dobrzy żołnierze, rzekł Holister. Porządnie nas wsparli pod Jorkiem. Ja się tam nie znam na manewrowaniu, armiami, ale myślę, że bez nich jego ekscelencja nie mógłby wyruszyć na Cornwallisa. Święta prawda, sierżancie, wtrąciła się pani Holister. Chciałabym, żebyś i ty był taki. Francuzi to porządni ludzie. Właśnie przechodzili obok, gdy zatrzymałam swój wózek markietanki. Wyście poszli naprzód, by podtrzymać regularne oddziały. Sprzedawałam im wszystko, co chcieli. Czy płacili? Oczywiście, i to jak? Samym srebrem. Do licha. Za żadne skarby świata nie znalazłbyś u nich strzępka naszych przeklętych papierków. Niech mi Bóg wybaczy, że klnę i plotę o takich marnościach. Muszę jednak przyznać, że płacili dobrą monetą. Nigdy też nie pili do dna, zawsze coś zostawili w dzbanie. A najlepsze interesy, panie sędzio, robi się tam, gdzie ludzie dobrze płacą i nie są małostkowi. Świetne interesy, pani Holister odparł marmaduk ale co się stało z Ryszardem? Ledwie usiadł już, wstał i tak długo go nie ma, że boję się, czy nie zamarzł. Nie bój się, kuzynie zawołał Ryszard. Praca grzeje człowieka nawet w najzimniejszą noc w górach. Betty, pani mąż powiedział mi, gdy wyszliśmy z kościoła, że wasze świnie parszywieją. Wyszedłem, by na nie spojrzeć i widzę, że ma rację. Wstąpiłem do pana doktorze i kazałem chłopcu odważyć funt soli, którą dodałem do karmy. Stawiam comber jeleni przeciw szarej wiewiórce, że świnie za tydzień będą zdrowe. A teraz, pani Holister, proszę o kubek. Pieniącego się flipu. Wiedziałam, że tak będzie, odparła gospodyni. Jest już zmieszany i trzeba go tylko lepiej zagrzać. Sierżancie, mój drogi, podaj mi kociołek. Nie, nie, nie ten. Ten, co stoi tam dalej i okopcił się na ogniu, widzisz? Tak, ten. Uważaj tylko, czy nie jest czerwony z gorąca jak wiśnia. Trunek zagrzano i Ryszard pociągnął z kubka z miną człowieka zadowolonego z siebie. I niewylewającego za kołnierz. Betty, świetnie przyrządzasz flip, zawołał odsapnąwszy potęgi łyku. Nawet żelazo nabrało aromatu. Masz, napisie, Johnie. Ty, ja i doktor dokonaliśmy niebyle czego, wyjmując kulę z rany młodzieńca. Diuku, wiesz, gdy ciebie nie było, nie miałem nic do roboty i ułożyłem piękną piosenkę. Zaśpiewam ci ze dwie zwrotki. Choć jeszcze nie podłożyłem melodii. Życie jest pasmem wiecznych trosk i wiecznych trudów, bracie, więc nim nas marny dotknie los. Gromadą zaśpiewajmy w głos, że lepiej żyć i śmiać się, wesoło hej, a z trosk się śmiej, bo żal skroń bieli, bracie. No, dziuku? Co myślisz? Mam gotową jeszcze jedną zwrotkę, bez ostatniego wiersza, bo brak mi rymu. Stary Johnie, co powiesz? Nie gorsza od waszych pieśni wojennych, prawda? Nie gorsza, powiedział Moegan, który nie tylko zdążył opróżnić dzban podany mu przez gospodynię, ale często zaglądał też do dzbanów majora i marmaduka. Brawo, brawo, Ryszardzie! wykrzyknął major, któremu oczy już zwilgotniały od trunku. Brawissimo! Bardzo ładna piosenka. Ale na tybanku zna ładniejszą. Skórzana pończocho, zaśpiewaj nam. Powiedz, stary chłopie, czy zaśpiewasz nam coś o lasach? Nie, majorze, odparł myśliwy, smutnie kiwając głową. Dożyłem widoku, którego nigdy nie spodziewałem się ujrzeć w tych górach i zabrakło mi ochoty do śpiewu. Gdy jedyny prawy właściciel tej ziemi śniegiem gasi pragnienie, nie wypada ludziom, którzy żyją z jej bogactw, cieszyć się i radować. Jakby tylko słońce i lato panowały na świecie. Znów opuścił głowę i ukrył twarz w dłoniach. Ciepło pokoju, trunek, od którego zamarznięty ryszard bynajmniej nie stronił, zatarły różnice stanu między nim a pozostałymi gośćmi. Wyciągnął więc dwa dzbany pełne musującego flipu ku skórzanej pończosze i zawołał. Wesołych świąt, stary chłopie. Słońce i lato. Nie, skórzana pończocho. Najwidoczniej oślepłeś, teraz świeci księżyc i jest zima. Nałóż moje okulary i spójrz. Wesoło, hej, a strosk się śmiej, bo żal skroń bieli bracie. Posłuchaj, jak stary John zawodzi. Jakież to ponure te indiańskie pieśni, majorze. Czy oni nie znają się na nutach? Gdy Ryszard śpiewał i gadał, Moegan monotonnie nucił pod nosem – do tak tułowiem i głową w kółko powtarzał parę słów po delawarsku, zrozumiałych tylko dla Natiego. Indianin nie zwrócił uwagi na słowa Ryszarda i śpiewał dalej jakąś dziką, smętną pieśń, to nagle podnosząc głos niemal do najwyższych tonów, to znów zniżając go do niskich, drgających dźwięków. W głębi oberży potworzyły się małe grupki, w których dyskutowano na różne tematy. Najważniejsze jednak były: Sprawa chorych świń i kazanie pastora. Doktor Todd w uczonych terminach usiłował opisać Marmadukowi ranę młodego myśliwego. Moegan śpiewał bez przerwy, a jego twarz nabierała coraz bardziej bezmyślnego wyrazu. Bezmyślna mina i kosmyki gęstych włosów, opadających na twarz, nadawały całej jego postaci wyraz brutalnej dzikości. Śpiewał coraz głośniej, aż wreszcie wszyscy zwrócili na niego uwagę i przerwali rozmowy. Skórzana pończocha uniósł głowę i w gorących słowach odezwał się do Indianina po delawarsku. po co śpiewasz o stoczonych bitwach i zabitych przez Ciebie wojownikach, skoro twój najgorszy wróg, który wyzuł z ojcowizny młodego orła, siedzi tuż przy Tobie? Biłem się nie gorzej od najlepszego wojownika Twego plemienia, a w takiej chwili nie mógłbym chełpić się swymi czynami. Co oko! Odparł Indianin niepewnym krokiem, ruszając z miejsca. Jestem wielkim wężem de lawarów. Mogę sunąć za mingami jak wąż, który skrada się po jaja pod gniazdo Kozodoja, albo jak grzechotnik zabijać wrogów jednym ciosem. Biali chcą, by Tomahawk cingaczkuka lśnił jak woda odcego w promieniach odchodzącego słońca, ale krew makałów wciąż jeszcze się na nim czerwieni. A po co zabijałeś, mingów? Czy nie po to, by te jeziora i lasy pozostały w rękach twych dzieci, i czy po uroczystej naradzie nie oddano ich pożeraczowi ognia? Czy krew wojownika nie płynie w żyłach młodego wodza, któremu wolno tylko szemrać zamiast odezwać się głośno? Słowa myśliwego jakby otrzeźwiły Indianina. Odwrócił się i przytomniejszym wzrokiem spojrzał na sędziego. Ruchem głowy odrzucił włosy z twarzy i błysnął oczami pałającymi nienawiścią. Widocznie stracił panowanie nad sobą, wzrok mu zmętniał, ręką bezskutecznie usiłował sięgnąć po Tomahawk, wiszący u pasa. Ale gdy Ryszard postawił przed nim nowy dzban, uśmiechnął się głupkowato, porwał go w obie ręce, osunął się na ławę i wypił trunek duszkiem. Pijany do nieprzytomności, bezwładnymi rękami próbował odstawić próżne naczynie. Nie zabijaj! krzyknął myśliwy, gdy dostrzegł mściwe spojrzenie Chingaczkuka. Ależ on jest pijany, nikomu nie wyrządzi krzywdy, mówił do siebie. Zawsze tak jest z dzikimi. Pokażcie im tylko wódkę, zaraz zamieniają się w psy. Sprawiedliwość jeszcze zatriumfuje, czekajmy cierpliwie. Natty wciąż mówił po delawarsku i nikt go nie rozumiał. Ledwie skończył, Ryszard zawołał. No, stary John się urżnął, kapitanie, połóż go gdzieś u siebie w stodole. Ja płacę. Dziś jestem bogaty. Dziesięć razy bogatszy od Dziuka z jego włościami, nadaniami, rentami i wierzytelnościami. Wesoło hej, a strosk się śmiej, bo żal. Pij, królu Hajramie, pij, stary Leniu, pij, mój panie. Dziś Wigilia, a Wigilia jest tylko raz w roku. Hehe, <laughs> pan Ryszard dziś jest w złotym humorze, jak się to mówi. Odparł Heiram już wyraźnie rozkrochmalony. Zdaje się, że z naszego gmachu będzie jednak kościół. Kościół, panie Dulittle? Katedra, nie kościół. Godna biskupów, księży, dziekanów. Wspaniała zakrystia, kancelaria kościelna, chóry, organy i miechy. U Boga Ojca, jak mówi benjamin, nasadzimy jeszcze jedną dzwonnicę na drugim końcu i zrobimy dwa kościoły z jednego diuku. Czy pokryjesz koszty? Mój kuzyn sędzia za wszystko płaci. Diko nie, nie wrzeszcz tak, odrzekł marmaduk. Nic nie słyszę, co doktor mówi, czy nie sądzisz, doktorze, że rana może zrobić na mrozie niebezpiecznie dla ręki? Wykluczone, odparł Elnatan, lekko spluwając w ogień. Wykluczone rana tak dobrze opatrzona nie może zrobić. W dodatku, gdy kula leży w mojej kieszeni. Pan sędzia mówił, że weźmie młodzieńca do siebie, a więc najlepiej będzie, jeżeli za wszystkie zabiegi wystawię jeden rachunek. Jeden zupełnie wystarczy odparł marmaduk z przebiegłym uśmiechem, częstym i zagadkowym gościem na jego twarzy. Właściwie nie wiadomo było, czy żartuje z rozmówcy, czy uśmiecha się do samego siebie. Tymczasem Holister ułożył Indianina na słomie w jednej z przybudówek, gdzie okryty derką przespał do rana. Majorowi Hartmanowi stopniowo przybywało humoru. Wychylano szklankę po szklance, opróżniano dzban za dzbanem, pijatyka przeciągnęła się do późnej nocy, a raczej do białego rana. Wreszcie stary Niemiec począł się zbierać do domu. Większość gości już się dawno rozeszła, ale marmaduk zbyt dobrze znał zwyczaje swego przyjaciela, by nastawać na wcześniejszy powrót. Gdy jednak major sam powiedział, że czas do domu, Sędzia nie oponował i cała trójka zabrała się do wyjścia. Pani Hollister odprowadziła ich do drzwi i doradziła, jak mają iść. — Majorze, niech się pan oprze na panu Johnsie, mówiła. — Jest młody i podeprze pana. — Z radością witamy was zawsze w śmiałym dragonie. Nie ma w tym nic zdrożnego, że człowiek w Wigilię trochę sobie podochodzi. Bóg wie, co czeka nas jutro. Dobranoc, panie sędzio, życzę panom... Wesołych świąt. Mężczyźni pożegnali się jak mogli najprzystojniej i idąc środkiem szerokiej, udeptanej ścieżki, jakoś dobrnęli do dworu. Ale gdy mieli skręcić we wrota, powstały pewne trudności. Nie będziemy ich opisywali i powiemy tylko, że rano wykryto liczne, kręte ślady na śniegu i że marmaduk, który zgubił swych towarzyszy po drodze do drzwi dworu, tylko dzięki tym śladom zdołał ich odnaleźć. Po głowy zagrzebanych w zaspach. Mimo tak przykrego położenia Ryszard śpiewał na całe gardło. Wesoło hej, a strosk się śmiej, bo żal skroń bieli bracie. Rozdział piętnasty. Gdy w dzień ten do zatoki zawinął Biskajskiej. Zanim czterej panowie udali się pod śmiałego dragona, odwieźli Elżbietę do domu. Zostawili ją tam samą. Jako jedyna i wyłączna pani domu mogła robić, co chciała. Światła prawie już wygaszono. Benjamin przed wyjściem starannie jednak rozjaśnił cztery grube świece w czterech masywnych, mosiężnych świecznikach stojących w jednym szeregu na kredensie. W tym świetle przytulna i ciepła sień wydała się Elżbiecie niezwykle miła po ponurej sali akademii. Premar Cable także była na nabożeństwie. Kazanie pastora i wspomnienia z dzieciństwa Elżbiety złagodziły niechęć Remarkable do niej, podnieconą ostrym zapomnieniem sędziego. Myślała, że łatwo zdobędzie wpływ na młodą i niedoświadczoną dziewczynę i że w ten sposób pośrednio zachowa dawne stanowisko w domu. Nie mogła pogodzić się z tym, że ktoś może nią rządzić, że będzie musiała komuś podlegać. W duchu raz po raz powtarzała sobie, że musi się zdobyć na stanowczość. I od jednego zamachu wyjaśnić sytuację. Lecz ilekroć spotykała się z dumnym spojrzeniem Elżbiety, która spokojnie, przechadzając się po sieni, przypominała sobie dziecinne lata i myślała o zaszłych zmianach i być może o dzisiejszym wydarzeniu, ogarniał ją taki lęk, jakiego dotąd nie czuła przed żadną żywą istotą. Lęk ten onieśmielał ją i odejmował mowę. Wreszcie zdobyła się na odwagę i zaczęła z daleka na temat, który zacierając różnicę między panią i ochmistrzynią, pozwalał jej zabłysnąć inteligencją. Pastorowi bardzo się udało dzisiejsze kazanie, powiedziała. Duchowni jego kościoła zwykle dobrze mówią. Spisują kazania i to im bardzo pomaga. Nie sądzę, aby byli wymowni, gdy trzeba było mówić bez przygotowania, tak jak mówią księża stojącego obrządku. O jakim wyznaniu myśli pani mówiąc? Stojący obrządek, zapytała Elżbieta, zaskoczona tym określeniem. No, jak to? O prezbiterianach, kongregcjonalistach, anabaptystach i tych wszystkich, którzy nie klękają do modlitwy. A więc wyznanie mego ojca nazwałaby pani siedzącym obrządkiem? zapytała Elżbieta. Zawsze słyszałam, że ich nazywają tylko kwakrami odparła spieszona Sama nie powiedziałabym inaczej, bo nigdy nie mówiłam lekceważąco o panu sędzim czy o kimkolwiek z jego rodziny. Zawsze poważałam kwakrów, bo to ludzie uprzejmi i mądrzy. Nawet się dziwiłam, jak ojciec panienki mógł poślubić kobietę anglikańskiego wyznania, bo te dwie wiary bardzo się różnią. Kwakrzy cały czas siedzą i prawie nic nie mówią, a tamci ciągle skaczą jak pajace. Przed przyjazdem do Templeton chodziłam czasem do ich kościoła. Pani dostrzegła coś naprawdę ładnego w naszym obrządku, czego dawniej nie widziałam. Niech pani dojrzy ognia w moim pokoju. Chętnie się położę. Remar miała wielką ochotę powiedzieć swojej nowej pani, że wystarczy otworzyć drzwi, by się samej przekonać, jak płonie ogień. Ale pohamowała się i bez pośpiechu, by nie obniżać swej powagi, wyszła z pokoju. Gdy wróciła, Elżbieta powiedziała dobranoc jej i Benjaminowi, który właśnie dokładał do ognia i odeszła do siebie. Ledwie drzwi się za nią zamknęły, remarkej wybuchnęła potokiem słów. Był to jakiś niewyraźny monolog, ani obelżywy, ani pochlebny dla Elżbiety po prostu niewyszukany, choć na ogół niezbyt dodatni opis jej charakteru. Benjamin milczał, pilnie zajęty swą pracą. Kiedy skończył, spojrzał na termometr, otworzył kredens i wydobył całą baterię butelek, których zawartość rozgrzałaby go. Dostatecznie bez pomocy ognia na kominie. Potem przyciągnął pod sam piec mały stoliczek, ustawił na nim butelki, szklanki, przysunął dwa krzesła i dopiero wówczas jakby dostrzegł remarkable. Patrzcie, zawołał. Panno remarkable, niechno pani zarzuci kotwicę na tym krześle. Na dworze ostro dmucha z północnego wschodu. Mówię pani, ale cóż to mnie obchodzi. Czy wicher, czy morka, staremu Beniaminowi wszystko jedno. Murzynów zapakowaliśmy do piwnicy przy tak gorącym piecu, że wół by się upiekł. Termometr wskazuje 55 stopni, ale w klonowym drzewie jest tyle ciepła, że zanim wychylę szklankę, przybędzie jeszcze z 10 stopni. Gdy sędzia wróci z ciepłej oberży, będzie się czuł jak marynarska ręka w gorącej smole. Siadaj pani tu i powiedz... Jak ci się podoba nasza nowa pani? Uważam panie Pengiam. Pomp, po prostu pomp przerwał jej Benjamin. W Wigilię może mnie pani tak nazywać, będzie krócej, a że mam zamiar do dnia wypompować tę butelczynę i odpowiedniej. Naprawdę krzyknęła remarkable, podrygując z uciechy. Pęknąć można ze śmiechu, gdy się panu zbierze na wesołość. Ale mówię panu. Że przyszły na nas ciężkie czasy. Ciężkie czasy! zawołał Benjamin, spoglądając na butelkę, która poczynała już świecić czystym szkłem. Wszystko furda, dopóki trzymam w kieszeni klucze od piwnicy. Nie mówię, że zabraknie jadła i trunków. Panie Benjaminie, poproszę o więcej cukru do szklanki, bo pan Ryszard pomyślał o wszystkim. Ale nowi państwo to nowe porządki. Wcale się nie zdziwię, jeśli przyjdzie nam z panem przeżyć parę ciężkich chwil niepewności. Całe życie jest niepewne jak wiatr, mentorskim tonem odparł Benjamin. A nic bardziej niepewnego od wiatru, chyba że dostanie się pani w pasaty. Wtedy całe miesiące może pani płynąć pod pełnymi żaglami, z chłopcem okrętowym przy sterze. Wiem, że życie składa się z samych niepewności, odparła Remarkable, dostosowując się do tonu Benjamina. Ale czuję tu nowe porządki, również i panu. Wsiądzie na głowę jakiś młodzik, jak teraz mnie ta dzierlatka. Po długim, wygodnym życiu na pewno nie będzie to panu przyjemne. Awans winien iść w parze z latami służby, rzekł Benjamin. I jeżeli mają zamiar postawić nade mną Bosmana, zrzeknę się, ochmistrzostwa szybciej niż łódź pilota dobija do okrętu. Pan Dickens... Benjamin zwykle przekręcał imię Dika. To porządny chłop i trudno lepszego kompana, lecz mimo to powiem mu dobitną angielszczyzną, moim językiem ojczystym: że nie zniosę żadnego żółtodzioba nad sobą i że rezygnuję ze służby. Zaczynałem od dołu, panno Pretty boons i drapałem się w górę jak prawdziwy mężczyzna. Sześć miesięcy pływałem na lugrze z Guernsey. Ciągnąłem żagle i zwijałem liny. Tak odbyłem parę rejsów, ucząc się tylko żeglować po ciemku, sterując według gwiazd. Potem, widzi pani, nauczyłem się smołować stęgę i wiązać forbramzel. Później posługiwałem się w kubryku i nauczyłem się mieszać grok dla kapitana. Tam wyrobiłem sobie smak, jak pani teraz mogła się przekonać, znakomity. No, piję za zdrowie naszej przyjaźni. Remarkejbu podziękowała skinieniem głowy i pociągnęła ze szklanki stojącej przed nią. Nie broniła się przed tęgim łykiem, jeśli trunek był słodki. Po wymianie tych uprzejmości, godna siebie para rozmawiała dalej. Pan jest doświadczonym człowiekiem, ba. Nawet Pismo Święte mówi, którzy nie pławią na morzu w okrętach pracujący na wodach wielkich, ci widują sprawy pańskie i dziwy jego nagłębi. Tak, jeśli o to chodzi, to na brygach i szkunerach także. Można by teraz dodać i dzieło szatana. Na morzu człowiek się dużo uczy, bo poznaje zwyczaje narodów i widzi różne kraje. Myślę że choć jestem nieukiem w porównaniu z innymi żeglarzami, znam wszystkie przylądki i wyspy od przylądka Lahou do Finisterre. Znam ich nazwy, a czasem mogę nawet coś o nich powiedzieć. Kobieto, weźże trochę więcej, by choć zabarwić wodę. Tu jest cukier, ale pani łasuch. Co to mówiłem? Aha, znam całe wybrzeże tak dokładnie jak drogę do Śmiałego Dragona. Ale Zatoka Biskajska to dopiero prawdziwie diabelska znajomość. Ho, ho. chciałbym, aby pani tylko słyszała, jak tam wieje. Czasem aż dwóch trzyma włosy trzeciemu, by mu ich nie zwiało. Tam płynąć z wiatrem to właściwie to samo, co w tych górach drapać się ze szczytu na szczyt. Co też pan opowiada? wykrzyknęła Remarkable. Czy fale są aż tak wysokie jak góry? Dobrze, opowiem pani. Lecz najprzód spróbuję grogu. Muszę przyznać, że dobry grog macie w tym kraju, ale Indie Wschodnie leżą blisko i po Rum nie trzeba jeździć daleko. Kobieto na Boga! Gdyby Guernsey leżało między przylądkiem Hatteras i górą Logan, jakże tani byłby Rum? Wracając do Zatoki Biskajskiej, to może jest tam spokojne, chyba że wieje z południowego zachodu, bo wtedy dopiero zaczyna się taniec. Chociaż prawdziwych fal nie ma co szukać na takich małych wodach. Gdy się chce zobaczyć bałwany, wielkie jak góry, trzeba żeglować przy zachodnim wietrze od Azorów z lądem po lewej burcie i z dziobem zwróconym na południe. Jeśli tylko okręt wytrzyma, pod pełnymi żaglami wystarczy dwie wachty takiej żeglugi, by ujrzeć fale jak góry. Moja pani, byłem tam na fregacie Bodyshee. I czasem widziałem nad sobą tylko skrawek nieba, nie większy od wielkiego żagla, a pod sobą na podwietrznej przepaść, w której zmieściłaby się cała brytyjska flota. Wielkie nieba! I nic się pan nie bał? Jak się pan stamtąd wydostał? Czy się bałem? Mhm. Któż by się u diabła bał odrobiny słonej wody? A z wydostaniem się było tak. Kiedyśmy już mieli tego dosyć i woda dobrze zmyła nam pokład, wywołaliśmy wszystkich ludzi. Wie pani, wolna wachta spała na dole w hamakach, tak wygodnie jak w najlepszej sypialni. Czekaliśmy dogodnej chwili. Potem położyliśmy ster na zawietrzną, zwinęliśmy część żagli i poszliśmy zmiennymi halsami. I myśli pani, że fregata nie szła? Nie skłamię, mówiąc, że skakała z fali na fale, jak wiewiórka z drzewa na drzewo. – Jak to, nad wodą? – krzyknęła Remarkable unosząc w górę kościste ręce ze zdziwienia. – Moja droga pani, niełatwo było wydostać się z tego kołowrotu. Fale tak się piętrzyły, że nie wiadomo było, gdzie morze, a gdzie niebo. Płynęliśmy naprzód przez dobrą godzinę. Szturman sam nie mógł sobie poradzić i przy sterze, prócz kapitana, stało jeszcze czterech podoficerów, a na pokładzie artyleryjskim przy taliach Czuwało sześciu marynarzy. Ale jak fregata szła. O, to był wspaniały okręt, proszę pani lepiej się na nim żyło niż w najwspanialszym domu na Wyspie Brytyjskiej. Gdybym był królem Anglii, kazałbym przyholować tę fregatę do Mostu Londyńskiego i urządziłbym w niej pałac, bo któż może żyć sobie wygodnie, jeśli nie król angielski. Ale, Beniaminie. Co pan robił? Pytała i był podniecona tym opowiadaniem o straszliwym niebezpieczeństwie. Co ja robiłem? Pracowałem co sił wraz z całą załogą. Gdyby na pokładzie byli ziomkowie pana Lekua, rozbiliby fregatę o najbliższą wysepkę. Ale myśmy płynęli wzdłuż brzegu, aż znaleźliśmy się na zawietrznej góry piko. Diabeł wie, jak się to nam udało? Czyśmy przeskoczyli przez wyspę czy ją okrążyli? Dość, żeśmy tam byli i dryfowali, pod zrefowanymi żaglami, od czasu do czasu wychylając nosa, dopóki wiatr nie skręcił karku. Myślę sobie, powiedziała Remarkable, która wprawdzie nie zrozumiała marynarskich terminów, ale wyrobiła sobie jakie takie pojęcie o strasznej burzy, że to życie na morzu musi być okropne. Wcale się nie dziwię, że buntuje się pan na myśl o porzuceniu naszego wygodnego domu. Ja tam tak bardzo o to nie dbam. Znajdą się inne dwory. Bo kiedy sędzia umawiał się ze mną, myślałam, że to na krótko. Trafiłam tu przypadkiem, a w tydzień po śmierci pani Temple, gdy przyjechałam odwiedzić rodzinę i sądziłam, że wrócę tegoż wieczoru, ale dom był tak strasznie zaniedbany, musiałam pomóc. A że nie jestem zamężna i że tak bardzo mnie potrzebowali, więc zostałam. Na długo się tu pani zakotwiczyła, moja pani. Dobrze się pani stało w tym porcie. Jak się pan wyraża, panie Beniaminie? Nie ma w tym słowa prawdy. Muszę przyznać, że sędzia i pan Jones byli bardzo przyzwoici przez cały czas, ale teraz będziemy mieli próbkę czegoś wręcz przeciwnego. Słyszałam wprawdzie, że sędzia wyjeżdża daleko i przywiezie córkę, ale nie spodziewałam się po niej takiego traktowania. Przekona się pan, Beniaminie, jaka to wstrętna dziewczyna. Wstrętna, powtórzył Beniamin, szeroko otwierając oczy, które zaczęły mu się podejrzanie zamykać. Na Boga, kobieto, równie dobrze mógłbym nazwać moją fregatę szkaradnym okrętem. Co pani gada u diabła? Czy jej oczy nie błyszczą jak gwiazdy, a włosy? Czy nie są czarne i połyskliwe, jakby świeżo wysmołowane? Czy nie rusza się jak najwspanialszy okręt, kiedy na spokojnych wodach kołysze się na cumach? Kobieto, toć w porównaniu z nią rzeźba na dziobie Shei była maszkarą. Często słyszałem, jak kapitan mówił, że przedstawia wielką królowę. A królowe to piękne kobiety, bo czy król położyłby się z brzydką babą? Niech pan nie gada świństw, Benjaminie, odparła gospodyni, bo wstanę i wyjdę. Nie mówię, że jej wygląd jest wstrętny, tylko charakter. Strasznie zadziera nosa. Z tego, co mi mówił pan Jones, sądziłam, że będzie miła, teraz zaś uważam, że Louisa Grand. Jest lepiej wychowana od Betty Temple. Nawet nie chciała ze mną mówić, gdy ją zapytałam, jak się czuje w domu i czy jej brak matki. Może nie zrozumiała, o co chodzi, bo pani ma nie najlepszy akcent, a ona wśród dam londyńskich przywykła do dobrej dworskiej angielszczyzny. Mówi prawdę tak dobrze jak ja, czy inny rodowity Anglik. Pani już zapomniała, czego się nauczyła w szkole, a nasza pani jest bardzo wykształcona. Nasza pani Wykrzyknęła Remarkable. Niechże pan ze mnie nie robi murzyna wcale nie jest moją panią i nigdy nią nie będzie a po angielsku mówię nie gorzej od każdego innego człowieka z Nowej Anglii. Urodziłam się i wychowałam w hrabstwie Essex i zawsze słyszałam, że stan Massachusetts słynie z dobrej wymowy. O tym Massachusetts, czyli stanie nad zatoką, już słyszałem rzekł Benjamin ale nie powiem, żebym tam był. Ani też nie wiem dokładnie, gdzie on leży. Myślę, że jest się tam, gdzie można zakotwiczyć na krótki czas, lecz obszar tego stanu pewnie tak się ma do Zatoki Biskajskiej, jak łódka do wojennej szalupy. Skoro zaś mowa o języku i chciałaby pani usłyszeć cały słownik, puszczony w ruch za jednym pociągnięciem, jak łańcuch kotwiczny, musi pani pojechać do łapin i posłuchać gwary londyńczyków. Nie zauważyłem, aby panna Elżbieta zrobiła pani coś złego. Wykni więc, dobra kobieto, jeszcze ze szklanki i zapomnij. I przebacz, jak każda poczciwa dusza. Za nic na świecie. Nie przywykłam, Beniaminie, do takiego traktowania. Mam swoich 150 dolarów, łóżko i 20 owiec. Nie będę mieszkała w domu, gdzie zabraniają mi mówić po imieniu do dzierlatki. Chcę ją nazywać Betsy, ile razy mi się podoba. Żyjemy w wolnym kraju i nikt mi tego nie zabroni. Myślałam, że pozostanę tu przez całe lato, ale wyniosę się jutro rano, a mówić będę jak i ile zechcę. Na no to nie ma żadnej rady, odparł Benjamin. Łatwiej bowiem powstrzymać wicher koronkową chusteczką, niż pani język, gdy go pani rozpuści. Powiedz mi pani, czy dużo małp macie w tym waszym Massachusetts? Sam pan jest małpa, panie pęgi Jam, krzyknęła rozwścieczona gospodyni. A nawet niedźwiedź, czarny, dziki niedźwiedź. Nie jest pan odpowiednim towarzystwem dla przyzwoitej kobiety. Słowem się do pana nie odezwę, nawet gdybym tu mieszkała trzydzieści lat. Tak rozmawia się w kuchni, a nie na pokojach przyzwoitego domu. Niech no mnie pani posłucha, może i jestem niedźwiedziem, gdy mnie kto zaczepi. Ale niech nie piorun spali, jeśli uważam się za małpę, która nie wie, co gada, albo za papugę, która trzepie trzy po trzy w dwunastu językach. W gwarze swego stanu, po grecku czy po niemiecku. Ale czy ona wie, co plecie? Może mi pani na to odpowiedzieć? Kadet marynarki powtórzy słowa komendy. Ale niech więcej nie łyknę grogu, jeśli nie będą się z niego śmiali, gdy sam zacznie prowadzić okręt. Rzeczywiście, niech już pan więcej nie łyka, bo się pan urżnął. był wstała z oburzeniem i chwyciła świecę. Nie będę dłużej słuchać pańskich obelg. I wyszła, nieumiejętnie naśladując godne ruchy młodej dziedziczki. Z hukiem trzasnąwszy drzwiami, rzuciła jeszcze obelżywe słowa. Pijak, głupiec, bydle. Kto jest pijany? gniewnie krzyknął Beniamin i poderwał się, jakby chciał biec za gospodynią. Robi pani z siebie damę, a potrafi tylko kręcić nosem na wszystko. Gdzie u licha się pani wychowała i nauczyła mówić? W tym swoim przeklętym Massachusetts. Opadł z powrotem na krzesło i niebawem zaczął niedwuznacznie sapać zupełnie jak jego ulubiony zwierz niedźwiedź. Ale zanim całkiem wpadł, użyjemy tu określenia w stylu de la Cruza, tak lubianego przez wyrafinowane umysły naszych czasów. W objęcia Morfeusza, powtarzał głośno z przerwami, pełne wyrazu określenia. Małpa Papuga, stara miotła, piknik, lingwistka. Nie będziemy próbowali ani tłumaczyć znaczenia tych słów, ani sensownie je powiązać. Niechaj czytelnicy zadowolą się tym, żeby Benjamin wypowiadał je z zimną pogardą, jaką człowiek może odczuwać dla małpy. Przespał ze dwie godziny, aż wreszcie zbudziło go hałaśliwe wejście Ryszarda, majora Hartmana i sędziego Tempu. Wtedy oprzytomniał na tyle, by odprowadzić dwóch pierwszych do ich apartamentów. Po czym ulotnił się, pozostawiając sędziemu troskę o drzwi. Ale w początkach powstawania osady, zamki i rygle mało były stosowane. To też marmaduk rzucił tylko okiem na suty ogień na kominie i odszedł do siebie. Na tym akcie ostrożności kończymy pierwszą noc naszego opowiadania. Rozdział 16. Strażnik. Zdrada panowie, ale stójcie cicho. Wiele hałasu o nic. Na szczęście dla licznych birbantów, do późna zabawiających się pod śmiałym dragonem, srogi mróz znacznie zelżał, gdy klucząc między zaspami wracali do domów. Obrzasku lekkie lotne chmurki, zaciągnęły niebo, a księżyc skrył się za grubą mgłę która szybko spływając ku północy niosła ze sobą cieplejsze oceaniczne powietrze. Gęste, coraz grubsze chmury zaciemniały wstające słońce, a południowy wiatr, który wiał wzdłuż doliny, zapowiadał nieuniknioną odwilż. Dopiero późnym rankiem, gdy słońce oświetliło już szczyty na zachodzie i nieśmiało wyjrzało z za wschodniego łańcucha gór, Elżbieta dostrzegła je i zdecydowała się wyjść z domu. Chciała przy świetle dziennym, zanim uczestnicy wczorajszej hulanki zasiądą do stołu, przyjrzeć się okolicy. Tuż za domem, w miejscu, gdzie dawniej rosły strzeliste sosny, ciągnął się mały i gęsty ogrodzony zagajnik. Chłód był dokuczliwy, Elżbieta więc otuliła się szczelnie w futro i już chciała wejść do zagajnika, gdy usłyszała za sobą wołanie Ryszarda. Wesołych świąt, wesołych świąt, kuzynko Bes, wołał. Ale z ciebie ranny, ptaszek. Wiedziałem jednak, że uda mi się ciebie wyprzedzić. Jeszcze nigdy nikt mnie nie ubiegł w składaniu życzeń. Mężczyzna, kobieta, dziecko, mały czy duży, czarny, biały lub żółty. Zaczekaj chwilę, tylko zarzucę coś na siebie. Pewnie chcesz zobaczyć, co się tu zrobiło. Nikt ci tego nie pokaże lepiej ode mnie. Wszystko tu dzieje się według moich planów. Duke i major pośpią jeszcze z godzinę, zanim się otrząsną z piekielnych trunków pani Hollister. Zaraz zejdę i przejdziemy się razem. Elżbieta odwróciła się i ujrzała kuzyna Ryszarda w szlafmycy, wychylonego z okna sypialni. Nie bacząc na chłód, wyglądał przez okno, ogarnięty chęcią przodowania przy każdej okazji. Roześmiała się, obiecała zaczekać na niego i weszła do domu. Niebawem wyszła znowu z jakąś kopertą pokrytą lakowanymi pieczęciami, akurat na czas, by się spotkać z Ryszardem. Chodźmy, kuzynko, chodźmy! Wołał ryszard, biorąc ją pod ramię. Śnieg już topnieje, ale jeszcze nas utrzyma, czy czujesz w powietrzu zapach dobrej, starej Pensylwanii? Podły mamy tu klimat. Wczoraj o zmierzchu mróz mógł ostudzić największy zapał, co u mnie możliwe jest dopiero przy zerze. Koło dziewiątej, dziesiątej było już cieplej, o jedenastej zupełnie złagodniało, a przez resztę nocy było tak gorąco, że nie mogłem uleżeć pod kołdrą. Halo, wesołych świąt, Agi, wesołych świąt! Słyszysz, czarny kundlu, masz tu dolara i przybiegnij po mnie. Gdyby panowie wstali, zanim wrócę, głową mi za to odpowiesz. Murzyn podniósł dolara ze śniegu, przyrzekł, że się wywiąże z polecenia, podrzucił wysoko monetę, która koziołkując spadła mu wprost na podstawioną dłoń i ucieszony z rozpromienioną twarzą pobiegł do kuchni, by się pochwalić otrzymanym prezentem. Bądź spokojny, kuzynie powiedziała Elżbieta. Zajrzałam do ojca pośpi jeszcze co najmniej godzinę. Jeśli będziesz dość czujny, nikt cię nie pozbawi honoru pierwszeństwa. Dziuk jest twoim ojcem, kuzynko ale pozwól sobie powiedzieć, że zawsze chce być pierwszy. Nawet w drobiazgach ja do tego nie przywiązuję wagi chyba we współzawodnictwie bo we współzawodnictwie nawet drobiazg jest ważny. Tak jest z twoim ojcem. Lubi być pierwszy. Ja tylko z nim współzawodniczę. To zupełnie jasne, odparła Elżbieta. Dla ciebie, kuzynie, wyróżnienie nie byłoby warte złamanego grosza, gdybyś był sam na świecie. Ale, że są jeszcze inni, walczysz z nimi tylko dla współzawodnictwa. Bardzo słusznie to określiłaś, kuzynko. Mądra z ciebie dziewczyna, przynosisz zaszczyt swym wychowawcom. Właściwie to ja wybrałem ci szkołę, bo gdy ojciec wspomniał o twojej edukacji, napisałem do mego bardzo światłego przyjaciela w New Jorku, który wskazał mi odpowiedni zakład. Duke jak zawsze najprzód oponował, ale kiedy już zrozumiał o co chodzi, musiał ustąpić. Kuzynie, łaski dla wad Duke'a jest moim ojcem. I gdybyś wiedział, kuzynie, co dla ciebie zrobił, gdy byliśmy w Albany, byłbyś oględniejszy w krytyce. Dla mnie. Wykrzyknął Ryszard i aż przystanął, aby się zastanowić. Ach, pewnie chodzi o te plany holenderskiego kościoła, które przywiózł. Na nic się nie zdadzą, bo człowieku talentowany rzadko kiedy korzysta z obcych wzorów. Jego własny mózg jest najlepszym architektem. Nie o tym myślałam, powiedziała Elżbieta, z wyzywającą minką spoglądając na Ryszarda. Nie? Zaraz, zaraz niech się zastanowię. To może wystarał się dla mnie o nominację na dyrektora nowej rogatki. Może, ale myślałam o innym zajęciu. Innym zajęciu powtórzył Ryszard zżerany ciekawością. A więc chodzi o zajęcie. Jeśli to ma być w wojsku, to dziękuję. Nie, wcale nie, zawołała Elżbieta, kokieteryjnie pokazując trzymaną w ręce kopertę i znów chowając ją za plecami. Tu chodzi o urząd zaszczytny i bardzo intratny zarazem. Zaszczytny i bardzo intratny, jak echo powtórzył Ryszard w bolesnej niepewności. Dziewczyno, pokaż mi ten papier. Powiedz, czy to urząd, na którym można będzie czegoś dokonać? Trafiłeś w sedno, kuzynie. Będziesz miał władzę wykonawczą w całym okręgu tak przynajmniej mówił ojciec, dając mi tę kopertę jako świąteczny prezent dla ciebie z niczego dikon się tak nie ucieszy powiedział. Jak z władzy wykonawczej w kręgu. Władzy wykonawczej, co za nonsens! zawołał niecierpliwy Ryszard i wyrwał kopertę z rąk Elżbiety. Nie ma takiego urzędu w naszym okręgu. E, co? Widzę, że to nominacja na szeryfa. Bardzo ładnie, ze strony dyuka. nie ma co. Muszę przyznać, że ma dobre serce i nie zapomina o przyjaciołach. Szeryf. To pięknie brzmi bez, ale ja dodam splendoru temu tytułowi. – Duke jednak to głowa i zna się na ludziach. Bardzo mu jestem wdzięczny – ciągnął Ryszard, odruchowo wycierając oczy brzeszkiem palta. – Któregoś dnia przy okazji wykonywania mych obowiązków wobec niego szczerze mu się za to wywdzięczę. Na pewno tak zrobię, na pewno, kuzynko bez. Ten przeklęty wiatr południowy tak łzawi oczy. – Teraz, Ryszardzie – śmiejąc się mówiła Elżbieta – masz pole do popisu. Często słyszałam jak się skarżyłeś, że w tym nowym kraju nie ma nic do roboty, gdy jak widzę pracy jest bez liku. Pracy, powtórzył Ryszard. Wytarł nos w chustkę, wyprostował niepokaźną figurkę i dumnie wypiął piersi. Najważniejsza rzecz to organizacja. Jeszcze dziś po południu podzielę okręg na podokręgi. W każdym razie będę miał wiceszeryfa w każdym podokręgu. A jednego w mieście, gdzie będzie moja siedziba. Czekaj, benjamin. Tak, benjamin będzie doskonałym wiceszeryfem. Jest już naturalizowany i świetnie by się nadawał na mego zastępcę, gdyby umiał jeździć konno. Tak, panie szeryfie, odparła Elżbieta. Zna się też. Jak nikt inny na linach i pętlach, gdyby więc zaszła potrzeba użycia sznura, zrobi to najlepiej. Nie, pochlebiam sobie, że nikt lepiej nie powiesi człowieka, niż to jest... <noise> tak, Beniamin doskonale by się wywiązał z tego przykrego obowiązku, gdyby się zgodził go wykonać. Ale wątpię, czy zechce. Nigdy nie zmuszę go do wieszania i nie nauczę jeździć konno. Trzeba się rozejrzeć za kimś innym. Mój panie, masz dość czasu do namysłu. Zapomnij więc na chwilę o godności szeryfa i poświęć mi trochę uwagi. Gdzie są te cuda i wspaniałości które miałeś mi pokazać. Gdzie? Wszędzie, na każdym kroku. Tu wytyczyłem nowe ulice. Gdy się powali drzewa i wybuduje domy, powstanie piękne miasto. Tak, choć uparty jak kozioł, dziuk ma złote ręce, tak, tak. Muszę mieć przynajmniej czterech wiceszeryfów i jednego naczelnika więzienia. Nie widzę tu żadnych ulic, powiedziała Elżbieta, chyba że tak nazywasz króciutkie alejki w zaroślach. Trudno się spodziewać, by domy szybko wyrosły w lesie i na bagnach. Ulice muszą się rozchodzić, gwiaździście, mimo drzew, stawów i bagien, kuzynko. Obchodzą nas tylko przyszłe pokolenia, nic więcej. Taka jest wola twego ojca, a twój ojciec wiesz. Zrobił cię szeryfem, przerwała Elżbieta, wyraźnie dając odczuć Ryszardowi, że poruszył zakazany temat. Wiem, wiem, zawołał. I gdybym tylko mógł, zrobiłbym go królem. To złoty człowiek, szlachetny i byłby świetnym królem, to znaczy. Gdyby miał dobrego premiera. Co to jest? Słyszę głosy w zaroślach. Założę się o swój urząd, że to jakieś ciemne sprawki. Podejdźmy bliżej i zobaczymy, co się święci. W czasie tej rozmowy Ryszard i Elżbieta wyszli za miasto na otwartą przestrzeń, gdzie, jak już wiemy, wytyczono kilka ulic, które w przyszłości miały być zabudowane. Naprawdę jednak. Była to tylko zapuszczona polana na skraju mrocznego, wysokopiennego lasu, porośnięta młodymi zielonymi jodełkami, wystającymi spod śniegu. Poszum wiatru w wierzchołkach zagajnika głuszył kroki, a młode gałązki znakomicie ukrywały nadchodzących. Dzięki temu Ryszard i Elżbieta mogli podejść niepostrzeżenie do miejsca, gdzie młody myśliwy, skórzana pończocha i moegan poważnie się nad czymś naradzali. Młodzieniec nalegał na coś, co uważał za ważne. Natty słuchał go z uwagą, a moegan stał w pobliżu z głową spuszczoną i włosami opadającymi na twarz. Najwidoczniej był zgnębiony i zawstydzony. Chodźmy stąd, szepnęła Elżbieta, nie wolno wdzierać się w cudze tajemnice. Nie wolno? Również szeptem niecierpliwie podjął ryszard i przycisnął jej ramię, jakby chciał zapobiec ucieczce. Zapominasz, kuzynko, że muszę dbać o spokój i porządek. Włóczęgi często bywają przestępcami, chociaż nie podejrzewam Johna. Biedny stary wczoraj urżnął się w pień i zdaje się, że jeszcze nie wytrzeźwiał. Przysuńmy się bliżej i posłuchajmy. Opór Elżbiety na nic się nie zdał. Gorliwy w swej nowej godności, Ryszard zwyciężył. Podeszli tak blisko, że mogli wyraźnie słyszeć każde słowo. Musimy zdobyć ptaka, mówił Natti, uczciwie lub podstępem. Ej, chłopcze, Pamiętam czasy, kiedy nie brakowało tu dzikich indyków, a teraz musi się ich szukać aż w wąwozach Wirginii. Oczywiście inaczej smakuje kuropatwa, inaczej tuczony indyk, chociaż dla mnie nie ma nic lepszego od bobrowego ogona lub niedźwiedziej szynki. Ale każdy ma swój gust. Rano w miasteczku dałem Francuzowi wszystkie miedziaki za proch. Został mi tylko ten szyling, a że wy nic nie macie, możemy opłacić tylko jeden strzał. Mówiono mi, że Billy Kirby jest w mieście i że będzie strzelał do indyka. John ma pewne oko, gdy chodzi o jeden strzał, a mnie się już tak ręka trzęsie w każdym poważniejszym wypadku, że nieraz pudłuje. Co prawda jesienią położyłem niedźwiedzicę, a po niej niedźwiedziątka, choć szalała ze złości. Kładłem je jedno po drugim, za każdym razem uskakując za drzewa, by nabić strzelbę. Ale to było zupełnie co innego, panie Oliverze. Oto cały mój skarb to i ta strzelba spoglądając na monetę szylingową z goryczą, powiedział młodzieniec, jakby zadowolony ze swego ubóstwa. Teraz naprawdę już jestem leśnym człowiekiem i muszę żyć z polowania. Chodźmy nad ty. Postawimy ostatni grosz na tego ptaka. Ty nie możesz chybić. Chłopcze, wolałbym, aby John spróbował Ręka mi drży na myśl, że ci tak na tym zależy. Spudłuję, jestem pewien. Indianie zawsze strzelają jednakowo. Nic ich nie wzrusza. Słuchaj, Johnie, masz tu szylinga. Weź moją strzelbę i pal do tłustego indora uwiązanego do pnia. Panu Oliverowi strasznie na nim zależy. Ja tak się tym przejmuję, że na pewno chybie. Indianin posępnie odwrócił się, bez słowa, przenikliwie spojrzał w oczy swym towarzyszom i powiedział po chwili. Kiedy John był młody, jego kule leciały prosto jak spojrzenie. Kobiety Mingów krzyczały na odgłos jego strzałów. Wojownicy Mingów z przerażenia stawali się babami. Czy strzelał kiedy po raz drugi? Orzeł, przelatując nad jego wigwamem, krył się za chmury. Kobiety dostały mnóstwo orlich piór od Chinga czkuka. Lecz spójrzcie, wyciągnął ręce i podniósł głos, przechodząc od niskich, ponurych tonów. Do najwyższych nut podniecenia. Trzęsą się jak jeleń, gdy usłyszy wycie wilka. Czy John jest stary? Kiedyż to mohikanin zniedołężniał w siedemdziesiątym roku życia? To biali przynieśli mu starość swym rumem. Rum posłużył im za Tomahawk. Więc czemu pijesz starcze? zapytał młodzieniec. Czemu człowiek tak szlachetny ulega diabelskim podszeptom i staje się zwierzęciem? Zwierzęciem. Czy John jest zwierzęciem? Wolno zapytał Indianin. Tak, masz rację. Dziecie zjadacza ognia. John jest zwierzęciem. Ongiś dymy były rzadkie w tych górach. Jelenie lizały ręce białych, a ptaki siadały na ich głowach. Nie znały ich. Moi ojcowie przywędrowali z nadsłonego jeziora, uciekli przed rumem, przyszli do swych ojców i żyli w pokoju. A gdy wznosili to machołk, to tylko po to. Był godzić minga. Zbierali się przy ognisku narad, a co powiedzieli, to zrobili. Wtedy John był mężczyzną, lecz jasnocy wojownicy i ich handlarze przyszli za jego ojcami. Jedni nosili długie noże, drudzy nieśli rum, było ich więcej niż jodeł na górach. Rozpędzili nasze rady i zabrali sobie ziemię. Zły duch czaił się w ich dzbanach i wypuścili go, tak, tak. Prawdę mówisz, młody Orle. John jest chrześcijańskim zwierzęciem. Przebacz mi, stary wodzu, zawołał młodzieniec, chwytając rękę Johna. Nie mam prawa robić ci wyrzutów. Przeklinam tych, którzy swą chciwością doprowadzili do upadku tak szlachetny naród. Pamiętaj, Johnie, że jestem tej samej krwi i że dumny jestem z tego. Twarz Moegana rozjaśniła się i powiedział już łagodniejszym szeptem: Synu mój, ty jesteś delawarem. Nie słyszałem twych słów. John nie może strzelać. Z tego, że się tak niezgrabnie obchodzi z końmi, od razu się domyśliłem, iż ma w sobie indiańską krew, szepnął Ryszard. Wiesz, kuzynko, oni nie używają uprzęży. Trzeba jednak zafundować biedakowi drugi strzał do indyka, skoro go tak pragnie. Dam mu szylinga, ale lepiej byłoby, gdybym ja strzelał do niego. Zdaje się, że w tamtych krzakach urządzono sobie świąteczne zawody. Słychać tam śmiechy, a jednak podejrzany jest ten gust młodzieńca do indyka, choć to wcale smaczne jedzenie. Poczekaj, kuzynie, Elżbieta chwyciła go za ramię. Czy to wypada dać szylinga temu panu? Panu? Sądzisz, że mieszaniec nie przyjmie pieniędzy? Nie, nie, dziewczyno. Weźmie, na pewno weźmie. Jak amen w pacierzu i nawet z dodatkiem rumu, choć prawił takie morały. Pomogę mu, bo Billy Kerb jest jednym z lepszych strzelców. Oczywiście nie mówiąc o tym panu. A więc, powiedziała Elżbieta dość chętnie, ulegając namowom, ja to zrobię. Zdeterminowana wyszła z zarośli i wkroczyła na małą, okrągłą polankę między jodłami, gdzie stali trzej myśliwi. Młodzieniec ujrzawszy Elżbietę, drgnął i chciał się cofnąć. Ale się opanował, uchylił czapki i stał dalej oparty na strzelbie. Natty i Moegan nie okazali najmniejszego zdziwienia, mimo że zaskoczyło ich zjawienie się elżbiety. Widzę, że zachowaliście dawny zwyczaj świątecznego strzelania do indyka, powiedziała. I ja chciałabym spróbować szczęścia. Który z was zgodzi się wziąć pieniądze? Opłacić mój udział i użyczyć mi swej strzelby. To nie jest zabawa dla pani, żywo bez namysłu zawołał młodzieniec. A to czemu, mój panie? Jeżeli takie strzelanie jest nieludzkie, to dlaczego grzech ma obciążać tylko jedną płeć? Zresztą, i ja mam swoje kaprysy. Nie proszę też o pomoc pana, tylko. Zwróciła się do Natiego i wcisnęła mu dolara do ręki. Ten doświadczony myśliwy na pewno jest dość szarmancki, by spełnić prośbę kobiety. Skórzana pończocha wrzucił monetę do sakiewki, podsypał prochu na panewkę, zarzucił strzelbę na ramię i śmiejąc się jak zawsze cicho powiedział: Jeśli Billy Kirby jeszcze nie ustrzelił indyka, a proch Francuza zapali się na tej wilgoci, będzie pani miała za parę minut. Takiego pięknego ptaka, jakiego jeszcze nie widziano w sędziowskiej chatynce. Chłopcze, niepotrzebnie byłeś szorstki dla pani. Nad mohołkiem i skoarie nieraz widywałem holenderki chętnie uczestniczące w takich zabawach. Chodźmy, bo gotowiśmy stracić najpiękniejszego indora. Ale nad Nati, ja mam pierwszeństwo. Najprzód ja spróbuję szczęścia. Proszę mi wybaczyć, panno tępel. Dla ważnych powodów chcę zdobyć tego indyka. Może to niegrzecznie, ale obstaję przy swoim prawie. Niech pan obstaje przy wszystkich swoich prawach, odparła Elżbieta. Oboje stajemy w szranki, a to jest mój rycerz. Zaufałam jego oku i ręce. Panie Natti, proszę, niech pan idzie naprzód. Pójdziemy za panem. Natti, zachwycony szczerymi słowami pięknej kobiety, która obdarzyła go takim zaufaniem, odpowiedział na jej pogodny uśmiech. Swym charakterystycznym śmiechem i na przełaj wielkimi krokami myśliwego ruszył tam, skąd dolatywały wesołe głosy. Wszyscy bez słowa poszli za nim, a młodzieniec co chwila ukradkiem, z zażenowaniem spoglądał na Elżbietę, którą Ryszard powstrzymywał znakami. Myślę, panno tempu, powiedział Ryszard, gdy pozostali trochę w tyle, że gdyby pani naprawdę chodziło o indyka. Nie zwróciłaby się pani z tym do obcego, a w dodatku do skórzanej pończochy. Nie wierzę w to, bo w tej chwili mam w kurniku z pięćdziesiąt sztuk indyków, jakich tylko dusza zapragnie. Sześć tuczę specjalnie, karmiąc je na próbę, drobno tłuczoną cegłą. Daj spokój, kuzynie, przerwała mu Elżbieta. Chcę tego indyka nie innego i dlatego zwróciłam się do skórzanej pończochy. Kuzynko. Czy opowiadano ci, jak jednym strzałem położyłem wilka, który porwał owce ze stada twego ojca? Zapytał Ryszard, prostując się z niezadowoloną miną. Wilk dźwigał owce na karku i gdyby był, odwrócił głowę w inną stronę. Powaliłbym go trupem, a tak? Zabiłeś owce. Wiem o tym, drogi kuzynie. Ale czy wypada szeryfowi brać udział w takiej zabawie? Czy przypuszczasz, że sam bym strzelał? Odparł Ryszard. Ale chodźmy, przyjrzyjmy się zawodom. W tym nowym kraju nic złego nie spotka kobietę, zwłaszcza córkę sędziego i to w moim towarzystwie. Córka sędziego niczego się nie obawia, mój panie, tym bardziej, gdy jej towarzyszy najwyższy piastun władzy wykonawczej tego okręgu. Przyjęła podany jej ramię i za pończochą oraz jego towarzyszami poszła labiryntem krzewów, tam gdzie zebrała się cała młodzież z osady. By uczestniczyć w świątecznym strzelaniu do indyka. Rozdział 17 Strój uroczysty wszem obwieszcza, że dziś zabawa naszych mieszczan. Scott. Osadnicy w nowym kraju, wśród innych tradycji zabaw, niemal zawsze pamiętali o starym świątecznym zwyczaju strzelania do indyka. Łączyło się to z codzienną praktyką ludzi, którzy często musieli odrzucić na bok siekierę lub kosę, a chwycić strzelbę i zmierzyć do jelenia, co przemykał wśród ścinanych drzew, albo do niedźwiedzia wdzierającego się na świeże polany i ciekawym okiem spoglądającego na zwycięski pochód człowieka w głąb puszczy. Dziś przyspieszono nieco zawody przez wzgląd na pastora Granta, bo jego kazanie było dla młodych strzelców równie pociągające jak sama zabawa. Murzyn, właściciel ptaków, przygotował na ten dzień taką wspaniałą kolekcję indorów, że nawet najwybredniejszy smakosz miałby w czym wybierać. Były między nimi wielkie i małe, tak że każdy strzelec, a byli to ludzie w różnym wieku, mógł znaleźć cel odpowiedni do swych zdolności i kieszeni. Młodzi i skromniejsi kontentowali się gorszymi okazami. Zawody już się odbywały, i jak dotąd z wielką korzyścią dla czarnego przedsiębiorcy. Regulamin był prosty i jasny. Ptaka przywiązywano do wielkiej jodły o płaskim tle zrównanego siekierą pnia, w którym, jak w tarczy strzelniczej, grzęzły kule, świadcząc o celności strzelca. Strzelano ze stu jardów i zmianę tej odległości choćby o stopę traktowano jako naruszenie praw jednej ze stron. Murzyn wyznaczał cenę każdego ptaka i ustalał warunki strzału. Potem nie mógł już ich zmienić i każdy miał prawo wziąć udział w zawodach. Na straży opisanych zwyczajów stało poczucie sprawiedliwości niezmiernie rozwinięte w tym kraju. Tłum strzelców składał się z 20 do 30 młodzieńców, przeważnie uzbrojonych w strzelby, oraz ze wszystkich chłopców osady. Małe obuzy w samodziałowych, lecz ciepłych ubraniach otoczyły znakomitszych strzelców i, zasunąwszy ręce za paski od spodni, chciwie chłonęły ich przechwałki. Te młode serduszka pałały już chęcią prześcignięcia słynnych mistrzów sztuki strzeleckiej. Tym razem Billy Kirby, o którym mówił Natty, budził największe zainteresowanie. Billy, chłop wielki, hałaśliwy i zadzieżysty, był drwalem i karczownikiem, jeśli w ogóle pracował. Jego dobroduszne oczy kontrastowały z ordynarną, krzykliwą mową. Całymi tygodniami potrafił włóczyć się po knajpach, albo leniuchując bezprzykładnie, albo spełniając małe posługi za kieliszek wódki i strawę. I kłócić się zaciekle o wysokość zapłaty za przyszłą pracę. Często wolał próżnować, niż utracić choćby odrobinę wolności lub ustąpić grosz z żądanej zapłaty. Ale gdy się już raz umówił, zarzucał strzelbę i siekiera na ramię, worek na plecy i krokami Herkulesa szedł w puszczę. Tu przede wszystkim zapoznawał się z miejscem pracy, od czasu do czasu znacząc graniczne pnie. Potem z zamyśloną miną szedł na środek swego terenu, Zrzucał zbędny ubiór i mierzył okiem znawcy parę sosen wierzchołkami sięgających chmur. Na pierwszą próbę sił wybierał najwspanialszą i podchodził do niej gwiżdżąc beztrosko pod nosem. Niczym wprawny szermierz, który szablą pozdrawia przeciwnika, zamierzał się, zadawał lekki cios siekierą w korę i ustalał odległość, w jakiej ma stanąć. Potem zapadała cisza, złowieszcza dla odwiecznego lasu. A po chwili Drzewo podcinane szybkimi, mocnymi ciosami poczynało głośno jęczeć i groźnie trzeszczeć. Gałęzie tarły się o sąsiednie drzewa i oddzierały się od nich, aż wreszcie pień padał z hukiem i łoskotem, jak podczas trzęsienia ziemi. Od tej chwili stukot siekiery już nie ustawał, a huk padających drzew przypominał odległą kanonadę. Światło dzienne z szybkością zimowego poranka coraz głębiej wdzierało się w mroczną knieję. Teraz już całymi dniami, tygodniami, a nawet miesiącami Billy Kerby trudził się z zapałem, a efekt jego pracy wydawał się niepojęty. Wreszcie, gdy uporał się z rąbaniem, całą mocą potężnych płuc, z stentorowym głosem, powtarzanym przez góry jak jakieś wołanie na trwogę, przywoływał cierpliwe woły. W łagodne letnie wieczory słychać go było daleko w templetońskiej dolinie, aż wreszcie wołanie ustokrotnione echem powoli zamierało wśród dalekich skał nawisłych nad jeziorem. Stosy bali piętrzyły się z szybkością równą zręczności i herkulesowej sile drwala. Wreszcie zbierał narzędzia, zgarniał szczapy i w blasku płomieni odchodził z pokonanego lasu jak zdobywca miasta, który ogniem wieńczy zwycięstwo. Długo potem widywano go, jak włóczył się po knajpach, brał udział w wyścigach na chłopskich konikach i występował w roli krzykacza podczas walki kogutów lub bohatera takich zawodów jak dzisiejsze. Między nim a Skórzaną Pończochą z dawna istniała zaciekła rywalizacja w strzelaniu. Ogólnie uważano, że mimo długiej praktyki Natiego. Drwaldo równuje mu dzięki zdrowym nerwom i bystremu oku. Dotychczas jednak jedynym sprawdzianem zręczności konkurentów były ich przechwałki i porównywanie sukcesów z dawnych polowań. Teraz po raz pierwszy mieli się zmierzyć oko w oko. Billy od dawna zaciekle targował się z Murzynem o cenę wybranego indyka, gdy nadszedł Natti z towarzyszami. Właśnie dobito targu, ustalając opłatę. W wysokości szylinga zastrzał, co było jak dotąd najwyższą ceną osiągniętą przez murzyna. Murzyn dodatkowymi jeszcze warunkami bronił się przed ewentualną stratą. Indyka przywiązano przed tarczą, ale ukryto za nasypem śniegu, także widać mu było tylko czerwony wór i długą szyję. Gdyby ptaka trafiono kulą przez śnieg, pozostawał własnością murzyna, ale gdyby go tylko draśnięto w szyję lub głowę, Przechodził na własność zręcznego strzelca. Kiedy Elżbieta i Ryszard podeszli do hałaśliwego tłumu, murzyn, który usadowił się w śniegu niebezpiecznie blisko ukochanego ptaka, ogłaszał warunki zawodów. Na widok niezwykłych gości zawodnicy i widzowie nieco się utemperowali, ale po chwili pogodny uśmiech i zaciekawienie Elżbiety przywróciły im poprzednią wesołość i swobodę. Mimo to jednak wyrażali się przy niej oględnie, i zachowywali powściągliwie. Chłopcy na bok! krzyknął Drwal, który już stał na stanowisku. Na bok łobuzy, bo was powystrzelam. No, brom, pożegnaj się z indykiem. Stój, krzyknął młody myśliwy. Staję do zawodów. Brom, maszylinga, ja też chcę strzelać. Możesz sobie chcieć, odrzekł Kerby. Ale jak to zrobisz, gdy dmuchnę indorowi w piórka? Czy masz za dużo pieniędzy w swej jeleni i sakiewce, że możesz je wyrzucać na darmo? Skąd pan wie, ile mam pieniędzy? zaczepnie odrzekł młodzieniec Masz szylinga brom, żądam prawa strzału nie denerwuj się, chłopcze odparł Billy, spokojnie ładując strzelbę. Mówią, że chodzisz z dziurą w lewej łopatce sądzę więc, że brom spuści ci cenę o połowę. Powiadam ci, chłopie, trzeba nie lada sztuki, by trafić tego ptaka, nawet gdybym ci go zostawił. A wcale nie mam tego zamiaru. Daj spokój przechwałkom, Billy Kirby, wtrącił się Natty, opierając się na lufie strzelby. Strzelisz najwyżej raz, bo jeśli młodzieniec chybi, co przy jego ranie nie będzie dziwne, znajdzie się po tobie w kolejce dobra strzelba i stare wierne oko. Może już nie strzelam jak dawniej, ale sto jardów to drobiazg, dla długiego sztucera. Co to, skórzana pończocho? Wylazłeś na świat tego ranka? zawołał zaciekły przeciwnik Natiego. Gra warta świeczki. Mam pierwszy strzał, mój stary. Chodzi o bycie się ślinką albo dobry obiad. Murzyn nie tylko żywo interesował się spodziewanym zyskiem, ale po trochu i w nim zagrała żyłka sportowa, choć pragnął wręcz czego innego niż zawodnicy. Gdy więc drwal powoli unosił strzelbę, zawołał do niego. — Uczciwie, uczciwie, Billy! Cofnij się trochę, odstąpcie wszyscy! Nie krzywdzić, murzyna! — Uważaj, Indorze! Schyl głowę, wariacie! Czy nie widzisz, że celuje do ciebie? — krzyczał, by zdenerwować strzelca, ale mu się to nie udało. Niełatwo było speszyć drwala, który mierzył z największą uwagą. Złożywszy się, na chwilę skamieniał i zaraz pociągnął za cyngiel. Indyk przechylił głowę na bok, załopotał skrzydłami, ale po chwili spokojnie kucnął w śniegu i strwożony rozejrzał się w koło. Na mgnienie oka zapadła grobowa cisza, którą nagle przerwały głośne krzyki murzyna. Trząsł się w szalonym śmiechu, skakał i turlał się po śniegu z nieopanowanej radości. — Dobrze, Indorze! — zawołał zrywając się i robiąc ruch, jakby chciał objąć ptaka Krzyknąłem mu, by uważał I widzieliście, jak się uchylił? Billy, płać szylinga za drugi strzał Nie, teraz na mnie kolej Odezwał się młody myśliwy Już ci zapłaciłem Odejdź od celu Spróbuję szczęścia Wyrzucone pieniądze, chłopcze Wtrącił się skórzana pończocha Szyja i głowa Indora to zły cel Dla niewprawnej ręki I zranionego ramienia Ustąp mi z panią, nie pokłócimy się o indyka. Teraz moja kolej, powtórzył młodzieniec. Usuńcie się! Spory ostrzał drwala szybko ustały, a jego pretensje odrzucono, bo przekonano się, że byłby strzelił ptaka, gdyby ten w ostatniej chwili nie poruszył głową. Przygotowania młodego strzelca nie obudziły większego zainteresowania. Młodzian szybko zmierzył i już miał pociągnąć za cyngiel, gdy Natty go zatrzymał. Ręka ci drży, powiedział, a temperament ponosi. Rany postrzałowe osłabiają mięśnie. Nie będziesz miał zwykłej pewności, jeżeli już chcesz strzelać. Strzelaj szybko, ledwie weźmiesz cel na muszkę. Uczciwie, tylko uczciwie, znów krzyknął murzyn. Nie oszukiwać murzyna. Natty Bampo nie ma prawa dawać rad. Niech strzela. Odsuńcie się. Młodzieniec wypalił błyskawicznie, ale indyka nie drgnął, a gdy obejrzano pień, stwierdzono, że kula poszła bokiem. Elżbieta patrzyła na zawiedzioną twarz młodzieńca i dziwiła się, że człowiek wyższy nad swe otoczenie może tak boleć nad małą stratą. Teraz jej rycerz przygotowywał się do strzału. Radość broma po drugim pudle, już znacznie mniejsza, nagle zupełnie znikła, gdy Natty stanął na stanowisku. Twarz murzyna pocentkowały duże brązowe plamy, kalając chyba nową czerń skóry. Mięsiste duże wargi powoli zacisnęły się na dwóch rzędach białych jak kość słoniowa zębów, dotąd lśniących niczym perły w agacie. Wydatne rzucające się w oczy nozdrza rozdeły się zajmując cały środek twarzy. Mimo wrodzonej niechęci do zimna, gołymi kościstymi brunatnymi palcami kurczowo drapał śnieg koło siebie. Gdy murzyn się denerwował, skórzana pończocha, powód jego niepokoju, był tak spokojny i niewzruszony, jakby był sam na placu. Tuż przed wybuchem ostatniej wojny, mówił, ostrożnie zdejmując skórzany pokrowczyk z zamka strzelby, byłem w holenderskiej osadzie na Skoarie. Trafiłem na zawody strzeleckie i stanąłem do nich. Holendrom oczy wylazły na wierzch, gdy im sprzątnąłem z przednosa róg na proch Trzy pręty ołowiu i funt niezrównanego prochu Święty Boże, jakże kleli Mówiono o jednym podpitym Holendrze, że chciał mnie zabić w drodze nad jeziora Ale nim zdążyłby się złożyć, Bóg by go pokarał za zły zamiar A gdyby nawet i nie, i gdyby chybił Znalazłby się ktoś inny, kto by mu odpłacił szczyptą celnego ołowiu Przy ostatnim słowie Stary myśliwy już był gotów do strzału Odstawił prawą nogę, lewe ramię, wyciągnął na całą długość wzdłuż łoża lufy, którą powoli unosił w górę. Oczy wszystkich biegały od wylotu lufy do celu. Lecz kiedy strzał miał paść, krzemień sucho stuknął o panewkę. Nie wypał, nie wypał! krzyczał Murzyn, zrywając się z miejsca jak szalony i zasłaniając sobą ptaka. Nie wypał liczy się za strzał. Strzelba nad jego nie wypaliła. Natty chybił indyka. Natty, trafi murzyna, Brom, jeśli nie zejdziesz z drogi, odparł oburzony myśliwy. Odkąd to nie wypał, liczy się za strzał. Bzdura! Krzemień nie wykrzesał iskry i nic więcej. Odsuń się, chłopie. Zaraz pokażę Billemu, jak się strzela do świątecznego indyka. Nie krzywdzić murzyna! krzyczał Brom, nadal rozpaczliwie osłaniając ptaka. Jak każdy człowiek z upośledzonej kasty apelował do widzów. Wszyscy wiedzą, że nie wypał to strzał. Niech massa Jones powie. Niech pani powie. Racja, wtrącił się drwal. U nas obowiązuje taki zwyczaj. Jeśli chcesz drugi raz strzelać, skórzana pończocho, musisz zapłacić szlinga. Chyba jeszcze raz spróbuję szczęścia. Brom, trzymaj szlinga. Teraz moja kolej. Billy Kirby, widzę, że chcesz lepiej znać prawo, puszczy ode mnie odparł Natti. Wraz z innymi osadnikami przyszedłeś tu z prętem poganiacza wołów w ręku? Ja zaś przywędrowałem jeszcze dobrze przed starą wojną w mokasynach na nogach i ze strzelbą na ramieniu. Który z nas może więc lepiej znać prawo? Nikt mi nie powie, że gdy pociągnąłem za cyngiel, nie wypał równa się strzałowi. Niech Massa Jones powie Upierał się zaniepokojony Murzyn. On wszystko wie. Ryszardowi zbyt pochlebiło to odwołanie się do jego autorytetu, by pozostał głuchy na wezwanie. Odszedł więc od Elżbiety, która przez delikatność trzymała się z dala i zabrał głos z powagą odpowiadającą jego nowej godności. Powstała różnica poglądów zaczął co do prawa Nataniela Bampo do ponownego darmowego strzału do indyka który jest własnością Abrahama Freiborna. Stwierdzenie tego faktu było tak oczywiste, że nikt się nie odezwał. Ryszard wyczekał chwilę, by słuchacze mogli się rozsmakować w tym wstępie i ciągnął dalej. Słuszną jest rzeczą, bym o tym zadecydował, bo ja odpowiadam za spokój w tym okręgu. Ludziom uzbrojonym nie można pozwolić, by się zapamiętywali w sporze i dali ponieść namiętnościom. W rzeczonym wypadku, nie było umowy ustnej ani pisemnej, która normowałaby powstałe zagadnienie. Dlatego musimy uciec się do analogii, to znaczy do porównania. A więc w pojedynku, gdzie obie strony do siebie strzelają, nie wypał uważa się za strzał. A skoro tak jest, wtedy gdy strona przeciwna ma prawo strzelać w odpowiedzi, nie widziałbym czemu ktoś mógłby przez cały dzień strzelać do bezbronnego indyka. Dlatego uważam, że Nataniel Bampo stracił kolejkę i musi zapłacić za nowy strzał. Pogląd tak miarodajnej osoby, wygłoszony pewnym tonem, uciszył szmery, które już się podnosiły na tle różnicy zdań. Tylko skórzana pończocha próbował protestować. Wysłuchajmy panny Elżbiety powiedział. Kobiety nieraz dawały mądre rady, gdy Indianie zachodzili w głowę co począć. Jeśli ona powie, że mam ustąpić, nie będę się upierał. Uważam, że pan stracił prawo do strzału, powiedziała Elżbieta. Ale niech pan zapłaci za nowy i nie wycofuje się z zawodów, chyba że Brom sprzeda mi indyka za dolara. Chętnie zapłacę i uratuję biedne stworzenie. Ta propozycja nie spodobała się nikomu, nawet Murzynowi, który hazardował się zawodami. Gdy Billy ładował strzelbę, Natty zeszedł ze stanowiska, mrucząc pod nosem. Od czasu jak ci biali handlarze włóczą się po kraju, nie można dostać nawet porządnego krzemienia u źródeł jeziora. A jeśli się samemu pójdzie go szukać w górskich dolinach wzdłuż rzeki, stawiam jeden przeciw dziesięciu, że nic się nie znajdzie, tak wszystko zorane. Ech, można by rzec, iż kiedy o zwierzynę coraz trudniej, kiedy człowiek potrzebuje dobrego prochu i krzemienia, by jakoś wyżyć, nawet i to się przeciw niemu spiknęło. Zmienię krzemień, bo na pewno chybi drwal dobrze wiedział, że jego sława zależy od tego strzału i przygotował się starannie podniósł strzelbę, zmierzył raz i drugi jakby się bał pociągnąć za cyngiel wreszcie w ogólnej ciszy nawet murzyn zamarł w milczeniu strzelił i znów spudłował wtedy istny szał ogarnął murzyna wrzeszczał z radości, a lasy odpowiadały mu echem jakby wrzeszczało całe indiańskie plemię Przechylił głowę na bok i śmiał się na całe gardło, tańczył, dopóki nogi się pod nim nie ugięły, skakał i cieszył się, jak każdy murzyn, w przystępie bezmyślnej radości. Rozczarowanie Drwala było tym większe, że zrobił wszystko, co mógł. Dokładnie obejrzał więc indyka i upierał się, że musnął mu pióra, ale większość widzów była przeciwko niemu i stała po stronie broma, poruszona jego błaganiami nie krzywdzić murzyna. Widząc, że przegrał, Billy z gniewem zwrócił się do czarnego. Stul pysk, ty czarna wrono! Pokaż mi tego, kto ze stu jardów trafi w głowę Indora. Szaleństwem było próbować. Narobiłeś hałasu jak padająca sosna. Mówię ci, pokaż mi takiego. Patrz uważnie, Billy, odezwał się skórzana pończocha. Niech mi odsłonią cel, a pokażę ci kogoś, kto już piękniej trafiał, gdy go mocno przycisnęli indianie lub dziki zwierz. Może jeszcze ktoś ma prawo do strzelania przed panem, skórzana pończocho, powiedziała Elżbieta. W takim razie ustąpimy mu kolejki. Wycofuję się z zawodów, jeśli pani myślała o mnie, rzekł młody myśliwy. Widzę, że ze zranionym ramieniem nie dam rady. Elżbieta spostrzegła, że młodzieniec jakby się zarumienił. Wstydził się swego ubóstwa. Zmilczała więc i pozwoliła skórzanej pończosze na nową próbę. Natty Bampo nieraz, lecz setki razy w trudniejszych warunkach trafiał wrogów lub zwierzynę, ale nigdy nie celował tak starannie jak w tej chwili. Trzykrotnie się składał, po raz pierwszy by dobrze wziąć indyka na muszkę, po raz drugi by ocenić odległość i po raz trzeci, gdy ptak zdziwiony ciszą nagle odwrócił głowę i spojrzał na strzelca. Ale za czwartym razem pociągnął za cyngiel. Huk, dym i niespodziewany wystrzał nie pozwoliły widzom od razu dostrzec wyniku. Ale Elżbieta, widząc, że Natti oparł kolbę o śnieg i śmiejąc się bezdźwięcznie, zabiera się do ładowania strzelby, zrozumiała, iż tym razem trafił. Chłopcy popędzili do pnia i wysoko unieśli indyka z rozwaloną głową. — Dajcie go tu i połóżcie u nóg pani, powiedział skórzana pończocha. Byłem tylko jej zaufanym. Ptak należy do niej. Tak dobrze wywiązał się pan z zadania, że, Ryszardzie, radzę ci o tym pamiętać, rzekła Elżbieta. Umilkła na chwilę i przybrała poważną minę. Nawet się zarumieniła, gdy z kobiecym wdziękiem zwróciła się do młodego myśliwego. Chciałam tylko na własne oczy ujrzeć przysłowiową zręczność skórzanej pończochy. Może więc zechce pan przyjąć tego indyka jako malutką rekompensatę za ranę, która przeszkodziła panu w zwycięstwie. Trudno opisać, z jaką miną młodzieniec przyjął ten dar. Najwidoczniej ustąpił Elżbiecie, choć nie przyszło mu to łatwo. Walcząc ze sobą, schylił się do jej stóp i w milczeniu podniósł indyka. Elżbieta zaś podała murzynowi srebrną monetę, by mu wynagrodzić stratę, na co on uśmiechnął się szeroko i oświadczył Ryszardowi, że chce wrócić do domu. Chwilkę, kuzynko, zawołał Ryszard, reguły tych zawodów nie są jasne. I muszę temu zaradzić. Panowie, wybierzcie delegację, przyślicie ją do mnie jeszcze dziś, a naszkicuję wam regulamin. Tu zatrzymał się oburzony, bo ktoś bez ceremonii położył mu rękę na ramieniu. Wesołych świąt, kuzynie Diku, powiedział sędzia tempu, który podszedł niepostrzeżenie. Będę musiał sam roztoczyć opiekę nad córką, jeżeli mają ją spotykać podobne hołdy. Podziwiam gust młodej damy do takich zabaw. To przez jej upór, krzyknął szeryf, zrozpaczony, że uprzedzono go w złożeniu świątecznych życzeń. Ale twierdzę, że zachowywała się jak przystoi, a nawet dzielnie i godnie. Wyszliśmy, by obejrzeć innowacje w osadzie, lecz gdy usłyszała strzały, pobiegła przez zaspy w ich kierunku, jakby się wychowała w obozie, a nie na pierwszorzędnej pensji. Myślę, sędzio, że takie niebezpieczne zabawy winny być zakazane ustawą, a może już są zabronione prawem zwyczajowym? Jako szeryf, mój panie, musi pan zbadać tę sprawę, śmiejąc się, odparł marmaduk. Widzę, że bez. Już się wywiązała z polecenia i sądzę, kuzynie, że śmile przyjął nominację. Ryszard spojrzał na kopertę, którą trzymał w ręku i rozpromienił się, zapominając o niedawnym niezadowoleniu. Ach, dziuku, mój drogi kuzynie, powiedział. Odejdźmy trochę na bok, muszę ci coś powiedzieć. Marmaduk zgodził się i obaj odeszli w głąb zarośli, gdzie szeryf mówił dalej. Przede wszystkim, diuku, niech mi wolno będzie podziękować ci za twą przyjazną protekcję u władz, bez której nawet największe zasługi, jestem tego pewien, nie znalazłyby uznania. Jesteśmy przecież ciotecznymi braćmi, ciotecznymi braćmi, możesz mnie zawsze użyć jak jednego ze swych koni, podwierzch, albo w zaprzęgu. Jestem ci ślepo oddany. Ale moim skromnym zdaniem, trzeba mieć oko na tego młodego towarzysza skórzanej pończochy. Ma bardzo niezdrowe zamiłowanie do indyków. Zostaw to mnie, Dikonie, odparł sędzia. Wykuruję go z tego, nadziewając indykami do syta. Właśnie chciałem z nim pomówić. Wróćmy więc do towarzystwa. Rozdział 18. Nawet rodzona jego matka, gdyby ją wezwał ktoś na świadka, ni w twarzy, ni w postawie ciała, swego by syna nie poznała. Scott. Powaga propozycji, jaką sędzia zrobił młodemu myśliwemu, wcale nie ucierpiała przez to, że Elżbieta była przy niej obecna. Sędzia ujął córkę pod ramię. Wyprowadził z koła zawodników, dokąd wszedł za Ryszardem i zbliżył się do młodzieńca, który oparty na strzelbie patrzył na indyka u swych nóg. Osoba sędziego bynajmniej nie osłabiła zapału zawodników, którzy głośno dyskutowali nad warunkami dalszego strzelania do ptaka, o wiele gorszego od niedawno ubitego. Skórzana pończocha i Moegan przyłączyli się do swego młodego towarzysza. W pobliżu hałaśliwego tłumu odbyła się cicha rozmowa. Panie Edwards, wyrządziłem panu wielką krzywdę, zaczął sędzia i zatrzymał się nagle, zdziwiony wrażeniem, jakie jego słowa wywarły na młodzieńcu. Ale widząc, że ten milczy i powoli się uspokaja, ciągnął dalej. Na szczęście mogę panu choć trochę to wynagrodzić. Mój kuzyn, Richard Jones, obejmuje teraz nowe stanowisko, tracę więc sekretarza. Mimo prostego wyglądu, ma pan dobre maniery, co dobrze świadczy o pańskim wychowaniu. Zranione ramię nie ucierpi od pracy piórem. Marmaduk bezwiednie przeszedł na przyjacielski ton, jak zawsze, gdy się zapalał. Mój dom stoi przed tobą otworem, drogi przyjacielu. W tym młodym kraju nie jesteśmy podejrzliwi, bo i zresztą nie mamy nic, co budziłoby pożądanie złych ludzi. Zostań mym sekretarzem, bodaj do wiosny, a wynagrodzę cię odpowiednio. Propozycja sędziego, choć uprzejma i grzeczna, oburzyła, a nawet przejęła wstrętem młodzieńca. Zdobył się jednak na wielki wysiłek, opanował się i odpowiedział po chwili: Chętnie pomógłbym panu, czy każdemu innemu, dla uczciwego zarobku. Nie chcę bowiem ukrywać, że jestem w gorszym położeniu, niż na to wyglądam. Ale zajęcie sekretarza przeszkodzi mi w czymś znacznie ważniejszym, muszę więc zrezygnować z pańskiej propozycji i dalej zarabiać strzelbą na życie. W tym miejscu Ryszard skorzystał z okazji, by szepnąć kuzynce, która delikatnie usunęła się na bok. Widzisz, kuzynko, bez. to naturalne przywiązanie mieszańca do dzikiego życia. Nic nie pokona ich zamiłowania do włóczęgi. Takie zajęcie to niepewny kawałek chleba i może tylko pogorszyć Twe położenie, zauważył marmaduk, który nie słyszał słów Ryszarda. Zaufaj mi, przyjacielu, jestem bardziej doświadczony i mówię Ci, że koczownicze życie nie przynosi doczesnych korzyści i odciąga od wznioślejszych celów. Nie, nie, panie sędzio, przerwał skórzana pończocha, na którego nikt dotąd nie zwrócił uwagi. Niech go pan zabierze do swej chatynki, ale niech mu pan mówi prawdę. Bez mała pół wieku żyję w puszczy, a swego czasu przez pięć lat tyle widziałem nieba, co w wyrwach po drzewach obalonych przez wichry. Niechże mi pan powie, gdzie pan znajdzie człowieka koło siedemdziesiątki, który żyłby spokojniej niż ja, mimo różnych waszych ulepszeń i praw łowieckich. A gdy chodzi o uczciwość albo sprawiedliwy stosunek do ludzi. Nie ustąpię najbardziej wygadanemu kaznodziei w pańskim patencie. Ty, Skurzana Pończocho, jesteś wyjątkiem, bo odznaczasz się niezwykłą wstrzemięźliwością jak na myśliwego. Jesteś też nadwiek wiek krzepki, odparł sędzia, przyjaźnie kiwając głową staremu. Ale ten młodzian jest zbyt cennym materiałem, by marnował się w puszczy. Proszę cię więc, młody przyjacielu, wejdź do mej rodziny. Choćby do czasu, kiedy ci się rana zgoi. Moja córka, a zarazem pani domu, powie ci, że będziesz miłym gościem. Na pewno, powiedziała zażenowana Elżbieta. Chętnie powidamy każdego nieszczęśnika, a cóż dopiero takiego, któremu wyrządziliśmy krzywdę. Tak, wtrącił się Ryszard. A że lubisz indyki, powiem ci, że mamy ich pełno w kojcach i to najlepszego gatunku. Czując za sobą takie poparcie, Marmaduk nalegał dalej. Zagłębił się w szczegóły przyszłych obowiązków młodzieńca, wspomniał o wynagrodzeniu i poruszył to wszystko, co ludzie interesu uważają za ważne. Młodzieniec słuchał podniecony. Widocznie walczył ze sobą. To wydawało się, że się zgodzi, to mgła niechęci przysłaniała mu twarz, jak murawa słońce. Moegan, na którym najsilniej znać było przygnębienie, słuchał. Sędziego z rosnącym zainteresowaniem. Podchodził coraz bliżej, a gdy bystrym okiem zauważył, że młodzieniec się waha, zapomniał o trawiącym go wstydzie, przybrał postać indiańskiego wojownika i dumnie wystąpiwszy naprzód powiedział Posłuchaj swego ojca. Jego słowa są stare. Niech młody orzeł i wielki wódz kraju... Jedzą razem. Niech razem śpią bez najmniejszego lęku. Dzieci Mikułona nie kochają się we krwi. Są sprawiedliwie i chcą sprawiedliwości. Słońce musi nieraz wzejść i zajść, zanim ludzie utworzą rodzinę. To sprawa nie dni, lecz wielu zim. Mingowie i Delawarzy to urodzeni wrogowie. Ich krew nigdy nie zmiesza się pod wspólnym dachem. Nigdy w bitwie nie popłynie jednym strumieniem. Czemu brat Mikułona i młody orzeł mieliby być wrogami? Są z tego samego plemienia i mają jedną matkę i ojca. Synu mój, naucz się czekać. Jesteś Delawarem, a indiański wojownik umie być cierpliwy. Ta obrazowa przemowa wywarła wielkie wrażenie na młodzieńcu, który wreszcie ustąpił Marmadukowi i przyjął jego propozycję. Miała to być jednak tylko próba, i każda strona mogła rozwiązać umowę, gdy tylko zapragnie. Upór i widoczna niechęć do propozycji, którą większość ludzi w tym położeniu uważałaby za niespodziewany awans, zaskoczyła nowych znajomych młodzieńca i nawet źle ich do niego usposobiła. Wracając do domu, sędzia Elżbieta i Ryszard o tym najwięcej mówili. Pierwszy zaczął sędzia. W rozmowie z tym zagadkowym młodzieńcem musiałem przez cały czas pamiętać święte przykazanie naszego Zbawiciela. Kochajcie tych, co was nienawidzą. Nie wiem, czego młodzieniec w jego wieku może się u mnie lękać chyba Elżbiety? Nic podobnego bez zastanowienia powiedział Ryszard. Wcale nie kuzynki bez. Czyś kiedy widział mieszańca, który by się dobrze czuł w cywilizowanych warunkach? Pod tym względem są nawet gorsi od dzikusów. Elżbieto, czyś zauważyła, jak mu nogi drżały i jakie miał dzikie spojrzenie? Nie patrzyłam ani na jego oczy, ani na nogi, ale mógłby stać w pokorniejszej postawie? Rzeczywiście, Ojcze, musiałeś się zdobyć na maksimum chrześcijańskiej cierpliwości. Nie podobała mi się jego mina, zanim jeszcze zgodził się wejść do naszego domu. Sprawia nam wielki zaszczyt, gdzie go ulokujemy i przy jakim stole Będziemy mu dawali nektar i ambrozję. Z Benjaminem i z panną Remarkable, wtrącił się Ryszard, chyba nie chcesz, by jadł z czarnymi. Wprawdzie ma w sobie indiańską krew, ale Indianie pogardzają Murzynami. Nie, nie, prędzej zagłodzi się nim coś przełknie w towarzystwie czarnych. Będę zadowolony, Dikonie, jeśli go skłonię do jadania z nami, rzekł Marmaduk. Nie ma mowy, by się zgodził na twoją uwłaczającą propozycję. A zatem życzysz sobie, powiedziała Elżbieta, jakby podkreślając swą uległość wobec ojca, by go traktować jak dżentelmena? No tak, i mam nadzieję, że się odpowiednio zachowa. Dopóki nie sprawi nam zawodu, będziemy go uważali za równego. Oj, dziuku, dziuku, zawołał szeryf. Trudno będzie zrobić z niego dżentelmena. Stare przysłowie mówi. Trzeba trzech pokoleń, by zostać dżentelmenem. Ja mam za sobą ojca, o którym każdy słyszał dziadka, doktora medycyny i pradziadka, doktora teologii. A mój pradziad przybył z Anglii. Nigdy nie udało mi się ustalić jego pochodzenia lecz był wielkim kupcem w Londynie, albo słynnym prowincjonalnym adwokatem, albo też najmłodszym synem biskupa. Oto iście amerykański rodowód śmiejąc się, powiedział marmaduk. Zawsze sięga drugiego brzegu oceanu, a potem spowija go mgła, która pozwala nam jak najlepiej mówić o naszych przodkach. Dikonie, czy jesteś pewien, że twój angielski pradziad był wielkim człowiekiem niezależnie od zawodu? No pewnie, odparł Ryszard. Moja ciotka bez przerwy o nim mówiła. Pochodzimy z dobrej rodziny sędziotępu i zawsze zajmowaliśmy odpowiednie stanowisko w świecie. Dziwię się, Dikonie. Że kontentujesz się tak małym, gdy sięgasz w przeszłość. Większość Amerykanów zaczęła od dziecinnych bajeczek, od jakichś legendarnych trzech braci i wkłada dużo wysiłku w to, by jeden z tego triumwiratu był założycielem ich rodu. On dziś jeszcze bardziej możnego niż oni. Lecz tu wszyscy przyzwoici ludzie są sobie równi. Oliver Edwards będzie więc traktowany na równi z szeryfem i sędzią. Ja to nazywam demokracją, a nie republikanizmem. Milczę jednak, ale niech ten młodzik przestrzega praw, bo pokaże mu, że nawet w tym kraju jest ktoś, kto potrafi ich upilnować. Nikonie, zanim ty wkroczysz, ja muszę skazać. Ale co powie bez o naszym nowym domowniku? W takich sprawach musimy słuchać zdania kobiet. Ach, ojcze, odrzekła Elżbieta. Zdaje się, że pod tym względem Przypominam niejakiego sędziego tempu. Niełatwo zmieniam zdanie, ale bez żartów. Wprawdzie przyjąłeś do rodziny niemal pół dzikusa, będę jednak uprzejma dla każdego, kogo zechciałeś wyróżnić. Sędzia przycisnął jej ramię do boku i uśmiechnął się. Idąc za Ryszardem, który bez ustanku mówił o swych podejrzeniach, weszli na małe podwórko za domem. Tymczasem trzej mieszkańcy puszczy, bo na tę nazwę zasługiwali mimo różnicy pochodzenia i charakterów. Milcząc, szli drogą po skraju osady. Dopiero gdy wydostali się na lód jeziora i ruszyli prosto ku podnóżu góry, gdzie stała ich chatka, młodzieniec zawołał: Kto by to pomyślał miesiąc temu? Zgodziłem się służyć marmadukowi tempu Będę domownikiem największego wroga mego plemienia cóż miałem robić? Ta niewola chyba nie potrwa długo a kiedy znikną przyczyny, które mnie do niej zmusiły Strząsnę ją jak pył z sandałów Czyż jest mingiem, że zwierz go wrogiem? Zapytał Moegan Delawarski wojownik czeka spokojnie, aż wielki duch wskaże mu chwilę Nie jest babą i nie płacze jak dziecko Nie podoba mi się to wszystko Wtrącił się skórzana pończocha, który przez cały czas miał minę niezadowoloną i nieufną Mówią, że teraz zapanowały nowe prawa i niewątpliwie wszystko się zmieniło w górach z trudem poznaje się jeziora i rzeki. Ja nie wierzę takim gładkim słowom. Biali zawsze mają miód w ustach, gdy chcą zabrać ziemię Indianom. Przyznaję to, choć sam jestem biały i urodziłem się w pobliżu Jorku z uczciwych rodziców. Ustąpię tym razem, powiedział młodzieniec. Zaprę się siebie. Stary Moeganie, zapomnij, że jestem potomkiem wodza Delawarów, dawniejszego pana tych wspaniałych gór. Pięknych dolin i jeziora, po którym teraz idziemy Dobrze więc, będę mu służył Będę jego niewolnikiem Starcze, czy to nie zaszczytne niewolnictwo? Starcze, uroczyście powtórzył Indianin I przystanął jak zawsze, gdy był wzburzony O tak, synu mego brata John jest już stary Czy jego strzelba milczałaby, gdyby był młody? Czy zwierz ukryłby się przed nim? Ale John jest stary. Ręka Johna to ręka baby. Jego Tomahawk to zwykła siekiera, a jego jedynymi wrogami są Gęsty, Janowiec i Wiklina. W innych nieprzyjaciół John już nie godzi. Głód i starość idą w parze. Spójrz na sokole oko. Za młodu całymi dniami wędrował o głodzie, a teraz, gdy nie podrzuci chrustu do ognia, płomień zagaśnie. Przyjmij rękę, którą syn Mikułona wyciąga do ciebie. Przyznaję, Chingacz że nie mam już dawnych sił, rzekł skórzana pończocha, ale jeśli trzeba, jeszcze się obędę bez jedzenia. Kiedyś tropiliśmy ilokezów przez Bukową Puszczę, płoszyli zwierzynę przed sobą i nie miałem nic w gębie od poniedziałku rano do środy wieczór. Aż wreszcie nad samą pensylwańską granicą ustrzeliłem tak tłustego kozła, jakiego świat nie widział. Jak delawarzy jedli. Radowałbyś się całą duszą na ten widok, młodzieńcze. Z delawarami byłem wówczas na zwiadach i przy nich walczyłem. Wielki Boże! Indianie leżeli cicho i czekali, aż opatrzność ześle im coś do jedzenia, ale ja myszkowałem po okolicy, szukając żywności i nie tylko wyśledziłem kozła, ale i ubiłem go w skoku, bo hycnął kilkanaście razy. Byłem za słaby i zbyt głodniały. By choć chwilę czekać. Napiłem się więc ciepłej krwi, a Indianie zjedli mięso na surowo. John wie, był z nami, ale teraz przyznaję, nie wytrzymałbym głodu, choć nigdy dużo nie jadłem. Dość słów, przyjaciele, zawołał młodzieniec, czuję, że żądacie ode mnie poświęcenia. Dobrze więc, ale już nic nie mówcie, bo nie wytrzymam tego dłużej. Umilkli i niebawem doszli do chatki. Odsunęli wiele pomysłowych i skomplikowanych zamknięć, które miały chronić ich skąpy dobytek i weszli do środka. Śnieg z jednej strony grubą pokrywą przysypał bierwionowe ściany samotnej chatynki, gdy z drugiej wiatr naniósł gałęzi i liści z dębów i kasztanów. W górę skalnego zbocza, nad kominem z kloców wylepionych gliną, bił wąski pas dymu. Ciemnymi, krętymi smugami znaczył biel śniegu od wylotu komina do miejsca, gdzie stok już porośnięty rozłożystymi drzewami, nawisłymi nad urwiskiem, łagodnie się cofał. Reszta dnia upłynęła jak zwykle w nowym kraju. Osadnicy znów zebrali się w Akademii na nabożeństwie i asystowali pastorowi przy jego nowych religijnych próbach. Moegan był wśród nich. Lecz mimo uporczywego spojrzenia pastora, który wezwał wiernych do komunii, nie ruszył się z miejsca. Zbyt wstydził się wczorajszego pilstwa. Ledwie ludzie się rozeszli, chmury zbierające się od rana zbiły się w ciemną, gęstą masę, a zanim połowa osadników zdążyła dojść do swych domostw w wąskich dolinkach i górskich wąwozach lub też pod skalnymi szczytami, spadł ulewny deszcz. Śnieg na drzewach powoli począł tajać, a spod niego wyjrzały czarne, wilgotne pnie. Kręta, wybrzuszona linia płotów i żywopłotów, dotąd ledwie widoczna na bieli pól, biegnąca dolinami i górskimi stokami, teraz szybko wyłaniała się spod śniegu. W miarę postępowania odwilży coraz wyraźniej widać było czarne pniaki wystające z ziemi. Z ciepłej sieni ojcowskiego dworu Elżbieta i Luisa Grand z podziwem patrzyły na zachodzące zmiany, nawet osada, dotychczas lśniąca mroźną bielą, opornie lecz stale wyzbywała się zimowej szaty. Wciąż przybywało ciemnych dachów i okopconych kominów. Jodły otrząsały się ze śniegu i wszystko z bajeczną wprost szybkością powracało do naturalnych kolorów. Rozdział dziewiętnasty Jednak ten biedny Edward nie był złym chłopakiem. Bitty przy końcu pierwszego święta Bożego Narodzenia 1793 roku pogoda była burzliwa, choć dosyć ciepła. Gdy zmrok osłonił osadę, Elżbieta odwróciła się od okna. Nienasycona widokiem, który tylko przelotnie oglądała rano, stała przed oknem, dopóki resztki światła dziennego nie znikły z wierzchołków sosem. Ująwszy Luizę za rękę, Elżbieta przechadzała się po sieni, rozmyślając nad wydarzeniami dzisiejszego dnia. Dłużej w cichości ducha zastanawiała się nad dziwnym wypadkiem, który miał sprowadzić do ich domu młodzieńca o manierach tak nielicujących z jego wyglądem. Ciepło sieni mimo dogasającego ognia, trzeba było całego dnia by nieco wystudzić olbrzymi piec, nienaturalnie zarumieniło jej policzki, łagodna i blada twarzyczka Luizy również nabrała kolorów, które jak leciutki rumieniec gorączki zaostrzyły jej subtelną i smętną urodę. Panowie siedzieli w końcu sieni przy stole suto zastawionym winami i często spoglądali na obie przechadzające się panienki. Ryszard był najweselszy, czasem nawet zbyt hałaśliwy. Major Hartman nie doszedł jeszcze do szczytu dobrego humoru, a marmaduk, przez szacunek dla pastora, hamował swe z natury wesołe usposobienie i nie pozwalał sobie nawet na niewinne żarty. Tak upłynęło z pół godziny po zamknięciu okiennic i zapaleniu świec, do chwili, kiedy wejście Beniamina, uginającego się pod ciężarem wiązki drew przerwało względną ciszę. Panie Bomb, ryknął świeżo upieczony szeryf, u Boga ojca, czy przy tej odwilży nie wystarcza nam na rozgrzewkę najlepsza madera sędziego? Pamiętaj, chłopie, że pan sędzia już teraz się trzęsie z obawy, czy aby wystarczy w górach tak cennych klonów i buków. Diuku, muszę oficjalnie przyznać, że z ciebie dobry i uczynny krewniak, ale masz swoje dziwactwa. Wesoło hej, a trosk się śmiej. Nucił coraz ciszej, a Beniamin tymczasem złożył swój ciężar i z najpoważniejszą miną zwrócił się do Ryszarda. Być może, panie Ryszardzie, że stół stoi w ciepłych szerokościach, chociaż to, co na nim widzę, nie mogłoby mnie rozgrzać. Na to trzeba prawdziwego jamańskiego rumu oprócz suchego drzewa lub newcastelskiego węgla. Jeśli się jednak choć trochę znam na pogodzie, warto by się wygodnie roztasować, szczelnie pozymykać drzwi i podsycić ogień. Chyba nie na darmo, panowie, spędziłem dwadzieścia siedem lat na morzach, a siedem w tej puszczy. Beniaminie, czy coś wróży zmianę? zapytał Marmaduk. Wiatr zmienia kierunek, Wielmożny Panie, odparł stary marynarz. A w tym klimacie to zawsze niesie odmianę. Pewnego razu w czasie wyprawy rodneja na ziomka pana Lecroix de Grassa byłem na pokładzie jednego angielskiego statku. Mieliśmy wiatr południowo-wschodni. Właśnie na dole przygotowywałem coś na rozgrzewkę dla kapitana piechoty morskiej, który jadł obiad w kajucie. A pił jak smok i chyba tylko strażacką sikawką mógłby zagasić swe kapitańskie pragnienie. Musiałem nie jeden łyk pociągnąć na próbę, zanim grog przypadł mu do gustu, bo piechocie morskiej trudno dogodzić, gdy żagle zgubiły wiatr i okręt zakręcił się jak bąk. Szczęście, że ster leżał na zawietrznej, bo okręt ruszył w tył, a potem wyrwał pod wiatr, a była to sztuka, jakiej żaden inny statek by nie dokazał ale nasz pognał po morzu i dobrze mu się nalało przez buty. Nigdy się tak nie opiłem wody jak wtedy, bo przez tylną lukę patrzyłem w górę. – Dziwię się, Ben, żeś nie umarł na wodną puchlinę – zauważył marmaduk. – Mógłbym, panie sędzio – odparł stary marynarz, uśmiechając się od ucha do ucha – ale nawet nie skorzystałem z apteczki. Pomyślałem sobie natomiast, że kapitanowi nie spodoba się grog z wodą morską i mimo nowa fala nie zepsuła jego smaku. Wychyliłem dzban do dna, zaraz potem wywołano wszystkich na pokład i zaczęło się pompowanie. No a jak z pogodą? Przerwał marmaduk. Co się tam dzieje na dworze? <grytanie> na dworze? A no wiatr cały czas dmuchał z południa, teraz zaś mamy ciszę, jakby kto siadł na miechy. Lecz na północy nad górami widać wąziutki pasek, nie szerszy od pańskiej dłoni. Chmury pędzą pod pełnymi żaglami, a gwiazdy migocą tak jasno jak światła kierunkowe i boje. Ostrzegają, że czas gromadzić opał. Tak, panie sędzio. Jeśli się choć trochę znam na pogodzie, trzeba dołożyć do ognia, bo mróz rozsadzi panu z połowę butelek porteru i karafek z winem w kredensie, nim ranna wachta wejdzie na pokład. Przezorny szyldwach z ciebie, rzekł sędzia. Użyjże sobie na drzewie, przynajmniej dzisiejszego wieczoru. Benjamin zrobił, co mu kazano, i w niecałe dwie godziny potem przekonano się, że miał rację. Wiatr południowy istotnie ucichł, a to zapowiadało poważną zmianę pogody. Na długo przed rozejściem się towarzystwa, mróz zaczął brać porządnie, a gdy pan Lekua odchodził do siebie przy pełnym blasku księżyca, musiał poprosić o koc i owinąć się nim, mimo że przezornie ubrał się ciepło. Pastor z córką pozostał na noc u sędziego. Panowie zmęczeni wczorajszą hulanką na długo przed północą rozeszli się do swoich pokojów. Elżbieta i Luiza nie zdążyły jeszcze zasnąć na dobre, gdy zerwał się północno-zachodni wicher. Wyjąc przeraźliwie wokół domu powiększał tylko uczucie błogiej przytulności, jaką w taką pogodę daje ciepły dom, szczelne okiennice, ogień na kominku i puchowe kołdry. Zanim Elżbieta na dobre zamknęła oczy. Wicher przyniósł jej długie, płaczliwe wycie, zbyt dzikie jak na psa, a jednak podobne do głosu tego wiernego stworzenia. Tak odzywa się pies, gdy noc zaostrzy jego czujność. Dla naszego ucha to szczekanie brzmi wówczas uroczyście i kojąco. Luiza bezwiednie przytuliła się do Elżbiety, która widząc, że jej towarzyszka nie śpi, powiedziała cicho, by nie psuć nastroju. Ładne jest to odległe wycie, choć płaczliwe. Czy to mogą być psy z chaty skórzanej pończochy? To wilki, które zapędziły się z gór na jezioro, szepnęła Luiza. Nie podchodzą do osady, bo się boją światła. Pewnej nocy głód przygnał je pod nasze drzwi. Cóż to była za straszna noc. Ale tu się nie dostaną. Płoty, drzwi, zamki bogatego dworu to za wielka dla nich przeszkoda. Innowacje wprowadzone przez ojca ucywilizują puszcze. Zawołała Elżbieta, odrzucając kołdrę i siadając na łóżku. Jakże szybko cywilizacja wdziera się w królestwo przyrody! ciągnęła, rozglądając się po swym już nawet niekomfortowym, lecz luksusowym pokoju i pilnie przysłuchując się odległemu i częstemu wyciu z nad jeziora. Ale powoli i ją zaczął ogarniać lęk, więc za przykładem Luizy położyła się i niebawem usnęła, zapominając o wszystkim. Rankiem obie panny. Zbudziła służąca, która przyszła rozniecić ogień Wstały więc i szybko się ubrały w chłodnym pokoju Bo mróz zdołał przeniknąć nawet do ciepłej sypialni Elżbieta chcąc spojrzeć na osadę i jezioro Rozsunęła kotary i otworzyła okiennicę Gruby mróz na szybach przepuszczał wprawdzie światło Ale zasłaniał widok Uniosła więc górną ramę i zamarła z zachwytu Śnieg zniknął z jeziora Pokryła je gruba warstwa ciemnego lodu, w którym poranne promienie słońca odbijały się jak w lustrze. Oblodzone domy skrzyły się niczym polerowana stal. Z dachów zwisały olbrzymie sople, każdy słał długiemu brylantowe błyski. Od słonecznej strony sople jaśniały czystym złotem, ale z przeciwnej blask ten ustępował coraz głębszej czerni. Lecz największą uwagę zwracały dalekie bezgraniczne lasy stopniami pnące się ku szczytom gór. Potężne gałęzie sosen i jodeł gięły się pod ciężarem lodu, a ich wierzchołki strzelały ponad kopuły dębów, buków i klonów, podobne do srebrzystych iglic nad srebrnymi świątyniami. Na zachodzie wzrok zatrzymywał się na krętej linii jasnego światła, jakby wbrew prawom natury lada chwila miały tam wzejść tysiączne słońca. Wzdłuż brzegu jeziora, tuż przy osadzie, na samym przodzie tego obrazu, każde drzewo wydawało się usiane diamentami. Nawet zbocza gór, gdzie ranek jeszcze nie dotarł, szkliły się wszystkimi barwami od pierwszych nieśmiałych, jaśniejszych błysków słońca, aż do ciemnych tonów sosnowych igieł prześwitujących przez pokrywę lodu. Słowem, wszystko wkoło góry, jezioro, osada i lasy jaśniało i skrzyło się swym własnym, odmiennym blaskiem. Patrz! Zawołała Elżbieta. Patrz, Luizo, chodź tu do okna i spójrz, co za cudowna zmiana. Luiza usłuchała, wychyliła się z okna, chwilę milczała, a potem powiedziała cicho, jakby się lękała własnego głosu. Doprawdy, cudowna zmiana. Dziwię się, że potrafił jej tak szybko dokonać. Elżbietę zaskoczyła ta niezwykła uwaga jej, bądź co bądź, inteligentnej towarzyszki. Odwróciła się więc i spostrzegła, że Luiza nie odrywa swych łagodnych niebieskich oczu od postaci dobrze ubranego młodzieńca, który przed drzwiami dworu poważnie rozmawiał z jej ojcem. Musiała raz jeszcze spojrzeć, by się przekonać, że był to młody myśliwy, tym razem ubrany skromnie, ale jak przystoi dżentelmenowi. W tym cudownym kraju wszystko graniczy z bajką, powiedziała Elżbieta. A między innymi przemianami, ta chyba jest najbardziej niezwykła. Aktorzy w niczym nie ustępują dekoracji. Luiza zaczerwieniła się i cofnęła głowę. Jestem prostą, wiejską dziewczyną, panno Templ, i boję się, że nie będę dla pani odpowiednim towarzystwem, powiedziała. Nie wiem, czy dobrze panią rozumiem. Myślałam, że woła mnie pani, abym zobaczyła, jak się zmienił pan Edwards. Czyż to rzeczywiście niecudowna zmiana? Gdy się pamięta o jego pochodzeniu, ludzie mówią, że jest półindianinem. Jest cywilizowanym dzikim. Chodźmy jednak i poczęstujmy filiżanką herbaty Sahema, bo przypuszczam, że pan Edwards jest potomkiem króla Filipa, jeśli nie wnukiem Pokaontas. W sieni obie panny powitał sędzia tępł córkę zaraz odciągnął na bok, by jej powiedzieć o zmianie, jaka zaszła w wyglądzie ich nowego domownika, o czym zresztą już wiedziała. Nie chce nic zdradzić ze swej przeszłości, mówił Marmaduk, ale z jego słów i wyglądu zgaduje, że pamięta lepsze czasy. Wiesz może, Ryszard ma rację, bo u Indian to niezwykła rzecz. Takie wykształcenie, wychowanie. Tak, tak, ojcze, przerwała mu córka, śmiejąc się i odwracając oczy. Muszę przyznać, że to wszystko wygląda nieźle, ale że nie znam języka mochołków, będzie musiał mówić po angielsku. Nad jego zachowaniem ty będziesz czuwał. Oczywiście, bez odparł sędzia, leciutko ją przytrzymując. Pamiętaj jednak, żebyś nie pytała go o przeszłość. Bardzo na to nalegał, jest. Przewrażliwiony pewnie z powodu tej rany, ale to nic poważnego i z czasem język mu się rozwiąże. Ach, mój panie, wcale nie jestem taka ciekawa jego przeszłości i mało mnie ona obchodzi. Dla mnie jest on synem źdźbła zboża, ostrego sierpa czy jakiegoś innego słynnego wodza, może nawet samego wielkiego węża. I tak go też będę traktowała, dopóki. Nie zgoli sobie swych pysznych włosów, nie pożyczy ode mnie z pół tuzina najładniejszych kolczyków, zarzuci strzelbę na ramię i zniknie tak nagle, jak się zjawił. Chodź więc, drogi ojcze, pamiętajmy o gościnności na ten krótki czas, kiedy ten młodzieniec zechce u nas bawić. Sędzia uśmiechnął się w odpowiedzi na żart córki, wziął ją pod rękę i razem weszli do jadalni. Młody myśliwy już siedział przy stole, z jego miny widać było, że postanowił zadomowić się bez zbędnych ceremonii. W tym miejscu nasza opowieść wymaga, by po wprowadzeniu młodego myśliwego do dworu pozwolić mu pilnie, a mądrze spełniać swe obowiązki i na chwilę pozostawić go w spokoju. Major Hartmann pożegnał się i odjechał do siebie na nowe trzy miesiące. Obowiązki zmuszały pastora Granta. Do częstych i dalekich wyjazdów. Nic więc dziwnego, że jego córka była prawie stałym gościem Elżbiety. Ryszard, z wrodzonym sobie zapałem, aż po uszy zatopił się w nowych obowiązkach. Marmaduk miał moc roboty. Bez ustanku rozmieszczał nowych osadników. Wśród pracy zima mijała szybko. Młodzi spędzali wolny czas przeważnie na jeziorze. Ryszard woził po nim panie w jednokonnych saneczkach. Edwards. Gdy nie było śniegu, towarzyszył im na łyżwach. Obie panny spędzały dużo czasu na tych zabawach, korzystając z ruchu w czystym górskim powietrzu. Młodzieniec już się oswoił ze swoją nową sytuacją i ośmielił, choć czasem widać było, że coś mu dolega. Elżbieta zauważyła, że w ostatnich trzech miesiącach przybyło w górach wiele świeżych poręb. To nowi osadnicy rozbijali namioty, sanie ciągnące ulicami Templeton. Wyładowane ziarnem pszenicy i potarzem, żywo świadczyły, że na dobre zadamowiono się w górach. Krótko mówiąc, na każdym kroku rzucał się w oczy rozkwit nowej kolonii. Głównymi drogami bez ustanku sunęły sanie załadowane skromnym i prostym sprzętem gospodarskim, spoza którego wyglądała jakaś twarz kobieca lub dziecięca, roześmiana i uradowana z nowej przygody. Widać też było produkty wiezione na targ do Albany. Te bogactwa ziemi ściągały nowych osadników, którzy w pogoni za szczęściem i dostatkiem ciągnęli w dzikie góry. Templeton wrzało życiem. Wraz z wzrostem ogólnego dobrobytu, rzemieślnicy obrastali w piórka. Osada z każdym dniem coraz bardziej upodabniała się do cywilizowanego miasteczka. Poczmistrz przebąkiwał już o potrzebie prawdziwego urzędu, i zimą raz czy dwa widziano go jak w jednokonnych saneczkach wiózł pasażera przez zaspy ku Mochołkowi. Brzegiem tej rzeki regularnie dwa razy na tydzień pod wprawnym woźnicą z szybkością błyskawicy mknęła poczta z południa. Na wiosnę powróciło z odwiedzin krewnych w starych Stanach wiele rodzin jeszcze na czas, by dojechać Sanną. Powracającym często towarzyszyły całe rzesze dawnych sąsiadów, którzy skuszeni opowiadaniami porzucili farmy w Kanetikat i Massachusetts, by próbować szczęścia w lasach. Przez cały ten czas Oliver Edwards, którego nagła kariera nie zdziwiła nikogo w tym błyskawicznie rozwijającym się kraju, pomagał marmadukowi rzetelnie pracując cały dzień. Wieczory jednakże spędzał przeważnie w chatce skórzanej pończochy. Trzej myśliwi wiedli jakieś zagadkowe rozmowy, które najwidoczniej niezmiernie ich interesowały. Moegan rzadko odwiedzał dwór Natty, nie przychodził nigdy. Edward zaś. W każdej wolnej chwili wyrywał się do jego chatki, powracał o zmroku lub nawet w nocy. A jeżeli było już zbyt późno i we dworze wszyscy spali, przychodził dopiero o świcie. Koło tych wizyt snuto oczywiście wiele domysłów, ale nikt o nich głośno nie mówił, tylko Ryszard czasem szepnął. Nic w tym dziwnego. Mieszaniec nigdy się nie wyzbędzie dzikości, a jak na niego? Jest bardziej cywilizowany niż można się było spodziewać. Rozdział 20. Naprzód, już dłużej nie zwlekajmy pieśni. Tyle ścież stromych przed nami się ściele. Bajron. Wiosna swymi ciepłymi podmuchami i łagodnym słońcem powoli topiła zaspy, które stwardniały w kolejnych odwilżach, mrozie i częstych burzach i wydawały się przeszkodą nie do pokonania. Niebo niekiedy szeroko otwierało podwoje i słało na ziemię łagodne ciepło, a wtedy ludzie, zwierzęta i przyroda budzili się ze snu. Przez tych parę godzin wiosna radośnie przeglądała się w każdych oczach, uśmiechała się z każdego pola. Ale niebawem podmuch północnego wiatru znów mroził wszystko. Ciemne, ponure, prawdziwie zimowe chmury zasnuwały niebo i zakrywały słońce. Te zmagania się zimy z wiosną z dnia na dzień przybierały na sile. Ziemia, ofiara tych walk, powoli traciła czar zimy, nie zyskując powabów wiosny. W tak niewesołych warunkach upłynęło kilka tygodni. W tym czasie osadnicy zwolna przechodzili od ruchliwego towarzyskiego zimowego życia do znojnej, gospodarskiej wiosennej pracy. Tłum gości już wyjechał, kilkumiesięczny ożywiony ruch w sklepach zmalał. Drogi wolne od lśniącego śniegu tonęły w błocie, pusto na nich było i cicho, gdy zabrakło podróżnych, którzy zimą hałaśliwie i wesoło mknęli saniami po ich zakrętach. Wszędzie zaszły ogromne zmiany i to nie tylko na ziemi, lecz i w ludziach żyjących z jej darów. Młodzież z dworu sędziego tempu, łącznie z panną Grand, która teraz stale tam mieszkała, nie przyglądała się bezczynnie tym spóźnionym zmianom kapryśnej aury. Gdy śnieg pozwalał. Młodzi korzystali z uciech zimy. Jeździli saniami w góry, odwiedzali doliny w promieniu 20 mil i chętnie zabawiali się na lodzie jeziora. Po jego gładzi czwórką koni, Ryszarda, ścigali się z wiatrem, który zawsze przychodził po odwilży. Chętnie też urządzali pasjonujące, choć niebezpieczne tańce wirowe na lodzie. Jeździli za przęgiem w jednego konika, panowie na łyżwach wozili panie w saneczkach. Słowem jak się dało skracano sobie nudy zimy w górach. Elżbieta musiała się przyznać ojcu, że z pomocą jego biblioteki spędzała czas przyjemniej, niż się spodziewała. To ruchliwe życie tak już weszło im w krew, że gdy odwilż i przymrozki popsuły drogi, czyniąc je niebezpiecznymi w najciekawszym czasie, nie zaniedbali wycieczek. Skoro nie można było korzystać z pojazdów, jeździli konno. Panie na małych, silnych, w nogach konikach znów odwiedzały przełęcze, docierały do najdalszych dolin, gdzie osiedlili się śmiali i przedsiębiorczy osadnicy. W tych wycieczkach towarzyszyli im albo wszyscy, albo przynajmniej któryś z panów, kto miał czas. Młody Edwards z godziny na godzinę coraz bardziej przyzwyczajał się do otoczenia i często przystawał do towarzystwa. Potrafił być wesoły i chwilami jakby zapominał o trapiących go myślach. Nawyk i młoda krew brały górę nad tajemniczymi przyczynami smutku i żalu. A zdarzało się jeszcze, że rozmawiał z sędzią z tą samą rażącą niechęcią na twarzy, co przy pierwszym spotkaniu. Przy końcu marca Szeryfowi udało się wreszcie namówić Marmaduka i swych młodych przyjaciół, by mu towarzyszyli w wycieczce na niezwykły szczyt góry malowniczo wznoszącej się nad jeziorem. Poza tym, kuzynko Bez, nalegał niezmordowany Ryszard, obejrzymy po drodze cukrowy gaj, gdzie pracuje Billy Kirby. Siedzi na wschodnim krańcu posiadłości Ranzoma i waży dla niego cukier. <tudno> Trudno lepszego ważelnika, pamiętasz, Dziuku, że pierwszego roku pracował u nas pod moim okiem. Nic więc dziwnego, że teraz zna się na rzeczy. Billy to dobry kawał, drwala, zauważył Benjamin, który trzymał szeryfowi konia przy wsiadaniu. A siekierą wywija się nie gorzej niż szewc dratwą albo krawiec żelazkiem. Ludzie mówią, że bez trudu sam jeden dźwiga kocioł po tarzu. Ja tego nie widziałem, ale tak mówią. Widziałem za to ważony przez niego cukier. Może i nie był taki biały jak żagiel na porządnym okręcie, ale jak mówi moja przyjaciółka pani Predbones, smakował niczym najlepszy syrop. A chyba nie potrzebuję panu mówić, panie szeryfie, że panna Remarkable wie, co położyć na zębie. Benjamin roześmiał się skrzekliwie ze swego kawału, a panna Remarkable zawtórowała mu głośno, co dowodziło bliskiego pokrewieństwa duchowego tej pary. Pozostali nie słyszeli dowcipu Benjamin'a, albo wsiadali właśnie na konie, albo pomagali paniom przy wsiadaniu. Gdy byli już w siodłach, ruszyli zwartą grupką przez osadę, przed drzwiami Pana lekła, zatrzymali się na chwilę i poczekali aż dosiądzie rumaka. Potem minęli parę domów i ruszyli główną ulicą. Musieli jechać gęsiego twardszym oboczem, bo po silnych nocnych przymrozkach i ciepłych dniach droga była grząska. Skąpe pędy wyjrzały już z ziemi, wciąż jeszcze chłodnej, wilgotnej i odpychającej. W górach na dalekich porębach śnieg jeszcze leżał, choć tu i tam wyglądały spod niego czyste poletka, pokryte delikatną runią kiełkującej pszenicy, nadzieją i odtuchą rolnika. Lecz najbardziej uderzał kontrast między Ziemią a niebem, bo Ziemia wyglądała smutnie i odrażająco, a niebo z jedną samotną chmurką i jasno świecącym słońcem było pogodne i wesołe. Ciepłe, ożywcze promienie słońca łagodziły kolor lazuru, nadając niebieskiemu stropowi błękit morza. Ryszard jechał przodem, jak zawsze, gdy droga była łatwiejsza, i ożywioną rozmową bawił towarzystwo. Wymarzona cukrowa pogoda, dziuku, wołał pewnym siebie głosem. Mroźne noce i słoneczne dni, ręczę, że przy takim cieple sok płynie z klonów, jak woda z podmuńskiego koła. Szkoda, drogi sędzio, że nie każesz dzierżawcom stosować naukowych metod fabrykacji cukru. Można by to zrobić do prawdy i to bez głębokiej wiedzy doktora Franklina na pewno można. Przede wszystkim, drogi Ryszardzie, muszę pomyśleć o ochronie wspaniałych źródeł tego bogactwa. Gdy się z tym uporam, będę mógł się zastanowić nad ulepszeniami produkcji. Wiesz, że robiłem już próby rafinowania i że otrzymaliśmy głowy białe jak śnieg, co leży na tych polach i o wielkiej zawartości czystego cukru. Drogi Sędzio. Te twoje głowy nigdy nie były większe od landrynek, odparł szeryf. I pozwól sobie powiedzieć, że tylko taka próba ma sens, która w końcowym rezultacie znajdzie praktyczne zastosowanie. Gdybym jak ty miał ze sto albo 200 tysięcy akrów, zaraz bym wybudował w osadzie cukrownię, do badań zaprosiłbym paru uczonych. Zaręczam mój panie, że takich nie trudno byłoby znaleźć. O, tak, znalazłbym ludzi umiejących połączyć wiedzę z praktyką. Potem bym wyszukał młode i piękne drzewka i zamiast robić jakieś tam małe kostki, miałbym, niech to licho porwie, głowy wielkości stogów siana. I kupiłbyś do ich przewozu jeden z tych okrętów, które wożą towary do Chin, zawołała rozbawiona Elżbieta. Zamiast filiżanek używalibyśmy kotłów ważelniczych, a zamiast cukierniczek barek. Z jeziora. Ciasto piekłbyś pewnie w tym piecu co do wypelania wapna, a na herbatę spraszał całą okolicę. <laughs> co za genialny pomysł. Ludzie jednak są zadowoleni z prób sędziego, choć jego głowy cukru nie wyszły z tak wielkich form, jakie odpowiadałyby twym gigantycznym pomysłom. Śmiej się, śmiej, kuzynko, odparł ryszard, odwracając się w siodle do jadącego za nim towarzystwa i z godnością gestykulując pejczem. Odwołuje się jednak do jasnego umysłu, a raczej co ważniejsze, do smaku jednego z pięciu naszych głównych zmysłów. Co lepiej świadczy o wysokości produkcji czy wielka głowa cukru, czy takie kawalontka jak te, którymi Holenderki zagryzają herbatę? Każdą rzecz można zrobić dwojako dobrze i źle. Przyznaję, że robicie teraz cukier i pewnie uda wam się dojść do całych głów. Ale pytam, czy robicie możliwie najlepszy cukier w możliwie najlepszych głowach? Masz rację, Ryszardzie, odparł Marmaduk, a powaga, z jaką to powiedział, dowodziła, że cała sprawa bardzo leży mu na sercu. Racja, robimy cukier, ale trzeba się zastanowić, ile go robimy i jak. Mam nadzieję, że zobaczę jeszcze całe plantacje i farmy cukrowe. Dotąd prawie nic nie wiemy o drzewach, z których płynie to bogactwo, motyka i pług być może pomogłyby w ich uprawie. Motyka i pług, huknął szeryf. Chciałbyś okopywać takie klony jak ten? Wskazał na szlachetne drzewo, często spotykane w tej części kraju. Okopywać drzewa? Czyś ty zwariował, Dziuku? To podobne do twojego poszukiwania węgla. Nie, nie, nie. Mój drogi sędzio, pójdź za głosem rozsądku i zostaw mnie tę cukrową sprawę. Mamy tu pana Lekua, który był w Indiach Zachodnich i widział, jak się robi cukier. Niechże nas zapozna z tą całą filozofią. Panie Lekua, jak robią cukier w Indiach Zachodnich? Czy tak jak sędzia tempu? Pan Lekua siedział na małym, spokojnym koniku. Strzemiona miał tak skrócone, że na wąskiej i stromej ścieżynie kolana podeszły mu w niebezpieczne pobliże brody. W tym położeniu nie mógł sobie pozwolić ani na zwykłą uprzejmość, ani na gesty, tym bardziej, że dróżka była i stroma, i śliska. Wprawdzie po obu stronach głowy miał oczy niezwykłej wielkości, ale nawet one nie mogły go uchronić od zetknięcia się z krzakami, gałęziami i wykrotami, obficie zalegającymi drogę. Jedną ręką odgarniał gałązki, drugą kurczowo ściągał cugle, by pohamować niewczesny pośpiech konia, a jednocześnie mówił. Cukier, na martynice robią cukier, me mesene pa z drzew. Haha, <grywka> Jak się to nazywa? – Je voudrais que ce chemin fousez au diable. – Jak się nazywa taka laseczka na spacer? – Trzcina! – podpowiedziała Elżbieta, śmiejąc się z ostrożności Francuza, który klnąc po francusku myślał, że nikt nie rozumie. – Oui, mamzel, trzcina. – Tak, tak, trzcina to pospolite określenie, ale prawdziwa nazwa brzmi sacharum officinarum. A to, co my nazywamy cukrem, czyli rdzeniem klonowym, to acer sacharinum. To są nazwy naukowe, mój drogi, i pan niezawodnie je zna. Czy to po grecku, czy po łacinie? Szeptem zapytała Elżbieta Edwardsa, który torował obu paniom drogę przez zarośla. A może określenia w jakimś jeszcze bardziej uczonym języku, które pan zechce nam przetłumaczyć? Młodzieniec gniewnie spojrzał na nią czarnymi oczami, lecz po chwili się rozchmurzył. Przy najbliższej wizycie u mego starego przyjaciela Moegana przypomnę sobie pani pytanie Może on albo skórzana pończocha dzięki swej wiedzy pomogą mi rozwiązać zagadkę A ich język pan rozumie? Niezupełnie Łatwiej rozumiem głęboko uczonego pana Jonesa albo nawet ugrzecznionego pana Lequa. Pan mówi po francusku? Żywo zapytała zdziwiona Elżbieta to język powszechnie używany wśród Irokezów i w całej Kanadzie, uśmiechnął się młodzieniec. Ach, ale to przecież pańscy wrogowie, mingowie. Cieszyłbym się, gdybym nie miał gorszych wrogów, powiedział młodzieniec, wspiął konia, skoczył naprzód i przerwał drażliwą rozmowę. Ryszard natomiast plutł bez przerwy, dopóki wszyscy nie dotarli do rzadkiego lasu na szczycie góry. Tu sosny i jodły już znikły i rósł tylko gaj cukrowych klonów, prostych i strzelistych, dumnie rozkładających szerokie gałęzie. Poszycie doszczętnie wytrzebiono, zapewne na opał. Na przestrzeni wielu akrów pozostał tylko rzadki las, który można by porównać do olbrzymiej świątyni, gdzie klony były kolumnami, ich szczyty kapitelami, a niebo stropem. Każde drzewo nacięto. Nad korzeniami głęboko i bezlitośnie. W nacięcia wetknięto małe rurki z kory olchowej lub sumakowej, a pod nimi ustawiono grubo ciosane lipowe koryta, w których zbierał się sok płynący z tych prymitywnych, nieekonomicznych drenów. Gdy jeźdźcy znaleźli się na szczycie, przystanęliby dać wytchnąć koniom i przyjrzeć się metodzie ściągania soku, którą nie wszyscy jeszcze znali. Ciszę przerwał nagle czyjś silny głos. Skądś, spod drzew, rozbrzmiewały nieporównane, niezdarne strofy, które rozciągane do woli mogłyby sięgnąć od wód Connecticut po brzegi jeziora Ontario. Melodia była dobrze znana, podobno miała służyć do ośmieszania Amerykanów, lecz tak się złożyło, że stała się sławna i dziś każdy Amerykanin nie bez wzruszenia słucha jej dźwięcznych kadencji. Niech ludzi pełny będzie wschód, a zachód gęstych borów. Niech w górach bydła będzie w brud, na drogach zaś taborów. Więc płyń oskoło słodka z pnia, ja sam cię będę prażył. A leśnik do białego dnia stać będzie w noc na straży. O, jakiż cenny jest nasz klon, zeń strawa, opał, drewno, a jeśli nogi ci się gną, uzdrowi cię na pewno. Cóż wart, bez szklanki, chłop jak ryc. Cóż bez herbaty żona, lecz szklanka też nie warta nic, jeśli nie osłodzona. Słuchając tych melodyjnych wierszydeł, Ryszard wybijał takt pejczem na grzywie konia i rytmicznie kiwał się całym ciałem. Przy pierwszej strowce zamruczał nawet refren, kładąc nacisk na słowach oskoło słodka. A drugą huknął już pełnym głosem i niestety fałszywie. Brawo, brawo! Wołał na całe gardło w tej samej tonacji. Wspaniała pieśń Billy, i doskonale wykonana. Skąd masz słowa, chłopie? Czy są jeszcze jakieś zwrotki, czy możesz dać mi tekst? Cukrowar, który pracował na swym polu niedaleko od jeźdźców, obojętnie odwrócił głowę i przyglądał im się z podziwu godnym spokojem. W miarę jak go mijali, skłaniał się każdemu dobrodusznie i uprzejmie, witał ich jak równy. Bez uniżoności i nawet przed damami dotknął tylko smętnych resztek kapelusza. Co słychać, szeryfie? pytał. Co się dzieje w osadzie? Nic nowego, Billy, powiedział Ryszard. Jakże to? Gdzie są twoje cztery kotły, koryta i żelazne chłodnice? Już tak teraz partaczysz? Myślałem, że jesteś najlepszym cukrowarem w całym okręgu. I jestem, panie Jones odparł Kerby. Nie przerywając pracy. W górach odsego nikomu nie ustąpię w rąbaniu i karczowaniu, w cukrowarstwie, ciesielce, wypalaniu cegieł, wyrobie potarzu, a nawet w pracy na roli. Przyznaję jednak, że najchętniej biorę się do siekiery, bo mi leży w ręce, jak ulał, choć pojętny jestem do wszystkiego. O, to się pan nie da tak łatwo kupić i sprzedać, wtrącił się pan Lekua. — Jak pan mówi? Zapytał Kerby i spojrzał na francuza. Z dobrodusznością, zabawną przy jego olbrzymiej postaci i męskich rysach. Jeżeli przyjechał Pan coś kupić, zawsze znajdzie Pan u mnie najlepszy cukier. Jest oczyszczony z brudu jak niemiecka dolina spniaków, a smak ma prawdziwie klonowy. W Jorku uchodziłby za najlepszy lodowaty cukier. Francuz podjechał do daszka skory, pod którym Kerby składał cegiełki cukru. I oglądał je okiem znawcy. Marmaduk zeskoczył z konia, uważnie padał drzewa i nie tajił niezadowolenia na widok beztroskiego sposobu produkcji. Pan ma duże doświadczenie, Kerbi, powiedział w końcu, ale jakże pan waży swój cukier tylko w dwóch kotłach? Dwa są równie dobre jak dwa tysiące. Nie ważę cukru dla arystokracji, jak ten lub ów elegancki cukrowar. Ale jeżeli pan chce naprawdę dobrego cukru, to powiem panu, jak go robić. Po pierwsze, wynajduję i nacinam drzewa powiedzmy w końcu lutego, a w tych górach najwcześniej w połowie marca. W każdym razie, kiedy sok właśnie zaczyna raźno no dobrze, dobrze przerwał mu marmaduk ale jakimi znakami kieruje się pan przy wyborze drzewa? Trzeba się na wszystkim znać, panie sędzio odrzekł Kerby, ostro mieszając płyn w kotłach. Musi się też wiedzieć, kiedy i jak zamieszać w garnku. Tego się trzeba nauczyć. Żymu nie zbudowano w jeden dzień ani nawet osady Templeton, choć szybko rośnie. Nigdy nie tnę siekierą skarłowaciałego drzewa albo takiego, co nie ma świeżej, pięknej kory. Bo drzewa chorują jak stworzenia. Naciąć więc chore drzewo to tak jak wprząc do pocztowego wózka podbitego konia albo ochwaconym wołem ciągać bale. To racja, ale jakie są oznaki choroby? Jak pan rozróżni zdrowe drzewo od chorego? A jak lekarz poznaje, kto jest poważnie chory, a kto ma tylko katar? Przerwał tym razem Ryszard. Oczywiście badając skórę i puls. No tak, ciągnął Billy Kirby. Pan Jones jest bliski prawdy. Oczywiście najważniejszy jest wygląd. Gdy sok już dobrze cieknie, zawieszam kociołki i zabieram się do roboty. Pierwszy wywar robię prędko, by dojść do czystego soku. Ale kiedy sok zacznie gęstnieć, jak ten, zmniejszam ogień, bo łatwo przypalić syrop, a przypalony traci smak i nie jest słodki. Potem przelewam go z jednego kotła w drugi, dopóki na mieszadle nie zaczną się ciągnąć nitki. Wtedy trzeba uważać, gdy syrop już zaczął krystalizować, można wrzucić glinę do kotłów, by go całkiem odciągnąć. Ale to nie jest konieczne. Niektórzy tak robią, inni inaczej. Tu zwrócił się do pana Lekła: No jak, panie, będzie handel? Dam panu di su za funt. Nie, sprzedaję tylko za gotówkę, nie za towar odparł Kerby, nie rozumiejąc o co chodzi, lecz po chwili dorzucił z przypochlebnym uśmiechem. Jednakże od pana zgodzę się wziąć galon rumu i materiał na dwie koszule. Syrop jest naprawdę doskonały. Nie oszukam ani pana ani nikogo. Sam go używam, bo jest najlepszy z klonowych. Pan Lekua daje po dziesięć pensów za funt, wyjaśnił Edwards. Cukrowarnie krępując się wybałuszył na niego oczy, ale nic nie powiedział. Oui, potwierdził Francuz, dziesięć pensów. Je vous remercie, monsieur. Ah, mon anglais, je l'oubliais toujours. Darwal z wyraźną niechęcią spoglądał to na jednego, to na drugiego i najwidoczniej nabierał przekonania, że bawią się jego kosztem. Porwał olbrzymi czerpak leżący na jednym z kotłów i ostro zamieszał gotujący się płyn. Chwilę stracił na napełnianie łychy, potem uniósł ją w górę, przelewając płyn przez brzegi. Gwałtownie okręcił czerpak, jakby chciał studzić pozostałą w nim resztkę, i podał ją panu lekła mówiąc. Jak pan spróbuje, to pan podniesie cenę. Sam syrop wart jest więcej. Uprzejmy Francuz parę razy posłusznie spróbował przyłożyć usta do łychy czerpaka. Wreszcie łyknął potężną porcję, niemal wrzącego płynu. Ledwie przełknął począł się walić w pierś, żałośnie spoglądając na panie. Później drwal opowiadał. Przez chwilę nogi mu latały szybciej niż pałeczki do Bosza. Pluł i klął po francusku, jak żeście tego jeszcze nigdy nie słyszeli. Ale bezkarnie zadrwić z drwala mógłby tylko jakiś naprawdę tęgi chwat ze starego kraju. Kerby przez cały czas z miną niewiniątka spokojnie mieszał w kotle, i gdyby nie śmiech, który wydał mu policzki oraz przesadnie głupkowate spojrzenie, nikt by się nie domyślił, że zrobił bolesny kawał Francuzowi. Pan Lekua szybko ochłonął z wrażenia i odzyskał godną minę. W kilku słowach przeprosił panie za parę przekleństw, które wyrwały mu się w podnieceniu i dosiadł swego konika. Odtąd przez cały czas trzymał się z tyłu. Żart Drwala położył też kres dalszym targom o cukier. Tymczasem Marmaduk chodził po gaju, oglądał swe ukochane drzewa i przypatrywał się rabunkowej gospodarce Drwala. Boli mnie marnotrawstwo panujące w tym kraju, powiedział wreszcie. Ludzie jak rozrzutni awanturnicy, którzy wpadli na złotą żyłę, zupełnie lekceważą sobie bogactwa natury. A pan, Kirby, wcale nie jest wyjątkiem. Okropnie rani pan drzewa, gdy wystarczyłoby małe nacięcie. Musi pan pamiętać, że trzeba było całych wieków, by te drzewa urosły, i że gdy się je raz zniszczy, nikt z nas nie doczeka nowych. Ja tam nie wiem, panie sędzio, odparł Drwal, ale mnie się zdaje, że w tych górach mamy drzew pod dostatkiem. Miałbym ładny rachunek do wyrównania, gdyby ich wycinanie było grzechem. Tymi rękami wyrąbałem ponad 500 akrów w obu Stanach, w Vermont i w New Yorku, a zanim odłożę siekierę, wyrąbię chyba resztę. Lubię ten robotę i nie chcę inaczej, ale Ranson powiedział. Że w tym roku może zabraknąć cukru, tyle tu ludzi zwaliło. Wziąłem więc do spółki ten gaj na jedną wiosnę. A jak tam, panie sędzio, z potarzem, czy da radę z niego wyżyć? Chyba tak, jeśli za wodą dalej będą się bili. Dobrze rozumujesz, odparł marmaduk, — Dopóki wojny wstrząsają Starym Światem, dopóty Ameryka będzie zbierać dobre żniwo. Zły to wiatr, panie sędzio co nic dobrego nie przywieje. Myślę, że kraj się pięknie rozwija, a choć pan się troszczy o drzewa, niby orodzone dzieci, mnie złości, gdy nie mogę z nimi robić, co chcę. Bo tak byłyby mi całkiem miłe. Słyszałem od osadników ze Starego Kraju, że tam bogacze dla przyjemności patrzenia trzymają po majątkach i koło domów dęby i wiązy tak wielkie, że z każdego wyszłaby dobra beczka potażu. Dla mnie kraj, gdzie sterczą drzewa, wcale nie jest dobrze urządzony. Pnie to inna sprawa. Nie zacieniają ziemi, a po wykarczowaniu można z nich zbudować mocne ogrodzenie dla bydła. W różnych krajach różnie na to patrzą, odparł Marmaduk, ale ja cenię nasze piękne drzewa nie dla ozdoby, lecz dla korzyści. Niszczymy lasy tak, jakby w rok mogły odrosnąć. Niebawem jednak prawo weźmie w ochronę nie tylko drzewa, lecz i zwierzynę. Z tymi pocieszającymi słowami na ustach marmaduk dosiadł konia i wszyscy odjechali, by obejrzeć wychwalany przez Ryszarda krajobraz. Drwal pozostał w lesie przy swym zajęciu. Gdy zaczęli zjeżdżać z góry, Elżbieta się obejrzała. Zdawało jej się, że widzi obraz życia ludzkiego w początkach cywilizacji na tle potężnych drzew. Z korytami stojącymi obok, nieopodal szałasu nakrytego jodłową korą, jakaś postać Wielkoluda spokojnie, umiejętnie i z powagą krząta się około wielkich kotłów przy wolno płonącym ogniu. Romantyczności tej sceny wcale nie mącił płynący przez las mocny, dźwięczny głos Brwala, który z zapałem zabrał się do śpiewania innej, równie niewyszukanej piosenki. Z jej słów Elżbieta zrozumiała tylko tyle. Gdy padł bur dumny pod toporem, niech wczesnym rankiem i wieczorem mój głos jak trąb zachuczy sto, hej moje woły wiśta wio. Skończony trud, skończona praca, z wołami człek do domu wraca, gdzie nocą orzechowy liść, moskitom w łoże nie da przyjść. Niech kupiec, co o grunt się pyta, wybiera dęby na gór szczytach albo w dolinie sosny pień, ja na to gwizdę noc i dzień